Nad Niemnem Tom trzeci Jeden Wielką panią, jak nazywał ją Anselm Bohatyrowicz, Andrzejowa Korczyńska nie była, ale gdy młodziutka, piękna i posażna przed trzydziestu kilku laty jednego z trzech braci Korczyńskich zaślubiała, powszechnie utrzymywano, że do małżeństwa tego tylko miłość skłaniać ją mogła. Starających się o jej serce, rękę i majątek było wielu. Wybrała z nich najmniej bogatego i noszącego nazwisko najskromniejsze. Kochała, z ukochanem łączyła się w uczuciach i dążeniach, które młodość jego napełniły, a wkrótce przedwcześnie życie przecięły. Milionów mu w posagu nie wniosła, ale majątek znacznie wartością przewyższający ten, który on posiadał. A stanowiące dziedzictwo piękne, do niej jako do jednaczki wyłącznie należące. Osowce, podług ówczesnego rachunku, posiadały około stu chat, ziemi wiele, lasy piękne, dwór z pretensjonalną nieco wspaniałością zbudowany. Od razu poznać było można, że wzniósł go był przed kilkudziesięciu laty zamożny szlachcic, z panami w gonitwę wstępujący. Dom, na wiele mil dokoła pałacem nazywany, był po prostu dwupiętrową kamienicą z dwoma rzędami wielkich okien, czerwonym blaszanym dachem i szerokim krytym podjazdem, którego arkady oplatała niezmierna gęstwina dzikiego bluszczu. Budowa ta, dość zimno i nago wyglądająca, miała przed sobą ogromny dziedziniec zdobny w klomby i trawniki, a tło jej stanowiły stare aleje i za nimi na znacznej przestrzeni rozciągnięty tzw. ogród angielski, w którego głębokich gęstwinach błyskała sieć wąskich dróżek, bielały w różnych kierunkach rozstawione ławki i wdzięcznymi łukami wyginały się mostki nad wąską, bystrą, wiecznie szumiącą rzeczką zawieszone. Niemna tu nie było, ale rzeczka przebiegając ogród o wiorstę stąd do niego wpadała, i tam w wielkim trójkącie utworzonym przez jedno szerokie, a drugie wąskie koryto, na rozległej łące wznosiły się łańcuchy niewysokich, widocznie sztucznych wzgórz, którym miejscowa ludność dawała nazwę okopów szwedzkich. Podanie niosło, że niegdyś, przed dwoma wiekami, obozowały tu wielkie wojska i staczały się krwawe bitwy. Gdy aleje i zarośla ogrodu w jesieni liście swe traciły, Łąkę, okopy i dwie łączące się rzeki, wielką i małą, w dalekiej perspektywie widać było z okien górnego piętra osowieckiego domu czy pałacu. W tym domu czy w tym pałacu pani Andrzejowa urodziła się, wzrosła i spędziła całe życie, z wyjątkiem ośmiu lat, które jej u boku męża i w jego domu upłynęły. U początku tych lat wyjechała stąd oblubienicą młodą i szczęściem promieniejącą. U końca ich wróciła wdową, w czarnych szatach, których już nigdy zdjąć nie miała. Nigdy nie była płocha, zalotna ani do zbytku wesoła. W pierwszej nawet młodości i najszczęśliwszych chwilach wyniosła jej postać, zachowywała coś z ciszy i powagi, znamionujących głębokość i powściągliwość uczuć. A w samym rozpromienieniu, z jakim od ślubnego ołtarza odchodziła, czuć było skupienie się, rozmyślanie. Wewnętrzną modlitwę, zdradzające naturę do surowości względem siebie i może do mistycyzmu usposobioną. Ktokolwiek jednak znał ją w owej porze życia, pamiętał, że cera jej twarzy przypominała kwitnące róże, a układ i mowa jakkolwiek poważniejsze i powściągliwsze niż powszechnie u kobiet jej wieku i położenia bywało, posiadały wiele uprzejmości i wdzięku zdradzając zarazem zdolność do szlachetnych uniesień i zapałów. Wiedziano powszechnie, że dzieliła wszystkie przekonania i dążenia swego męża. Żona demokraty i patrioty była mu ona powiernicą, pomocnicą, wspólniczką, a jeżeli w pracy jego zbliżania się do ludu i zawiązywania z nim poufałych węzłów dopomagać mu nie mogła, nie wynikało to z pychy, wzgardliwości albo z kastowych przesądów, ale z zupełnej niezdolności do chwilowego choćby rozstania się z wykwintnymi formami, do cierpliwego znoszenia zjawisk życia grubych i trywialnych. Nikt lepiej i łatwiej od Andrzeja nie umiał zbliżać się do serc prostych, nieoświeconych umysłów, nieokrzesanych postaci ludzkich, i nikt do tej czynności od jego żony mniej zdolnym nie był. On, zakochany w niej i wybornie ją rozumiejący, z łatwością i wesoło jej to pobłażał. Ona zgryziona i upokorzona się czuła tym jednym rozdźwiękiem, który w zupełnej skądinąd zgodzie ich panował. Chciała, usiłowała, pracowała nad sobą, walczyła z przyzwyczajeniami i najgłębszymi instynktami swymi. Nie mogła. Wiele, wiele razy wchodziła była do niskich chat z sercem pełnym życzliwych uczuć, z ustami drżącymi odcisnących się na nie słów i zawsze stawała tam ze swą wspaniałą postawą i podniesioną głową, jak bogini, która w progi śmiertelnych wstąpić raczyła. Z pozoru dumna i pogardliwa, w głębi rozpaczliwie zmieszana co czynić i jak mówić, niewiedząca. Można, a wobec nieznanej sobie siły niedołężna, oświecona, a stającej przed nią zagadki, nierozumiejąca, pełna najprzyjaźniejszych uczuć, a drżąca od wstrętu obudzanego w niej przez prozaiczność, prostaczość i chropowatość gruntu, na który wstąpiła. Ilekroć przemówiła, nie rozumiano jej, gdy do niej mówiono, nie rozumiała. Ogół ją pociągał, szczegóły raziły i odstręczały. Z nieprzezwyciężoną odrazą spoglądała na brudne ciała, niezgrabną odzież, odymione ściany, zgrubiałe i wykrzywione kształty i rysy. W duszę tego wielkiego zbiorowego zjawiska wierzyła i zrozumieć ją pragnęła, ale aby do jej powłoki końcem palca dotknąć ciężko z sobą walczyć musiała. Machinalnie cofała się przed trochą rozsypanego na ziemi śmiecia, do choroby prawie dławiły ją zapachy obór i stajen. Zdolna do zrozumienia najwznioślejszych abstrakcji I do namiętnego przeniknięcia się nimi Jak dziecię zdziwione i przelęknione stawała Wobec wszelkiej choć trochę suchej i twardej realności życia Wiedziała o tym, że z tych realności Z faktów, z cyfr, z poziomych prac Splata się drabina wiodąca ku ideałom Ideały kochała i rozumiała ale żadnego szczebla prowadzącej ku nim drabiny własnymi rękami upleść nie mogła. Przeszkadzała jej w tym niezmierna estetyczność i wykwintność przyzwyczajeń, i smaku tudzież duma prawie bezwiedna, ale całą jej istotą rządząca. Duma nie tyle wysoko urodzonej i bogatej kobiety, ile istoty czującej, że sercem, myślą, smakiem wzniosła się nad wszelką pospolitość. Płochość i prozę, że zdolna była do wielkiej czystości i podniosłości życia. Zadumę tę, nie rodową, nie majątkową, lecz raczej z idealistycznego pojmowania życia pochodzącą, do której jednak mimo jej woli i wiedzy mieszało się coś z arystokratyzmu, rodu i majątku, karciła siebie nieraz. Wyrzucała ją sobie i ze względu na jedyny rozdział, który ona stawiła pomiędzy nią a ukochanym przez nią człowiekiem i przez głęboką religijność, która wszystkich na ziemi ludzi miłością i pobłażaniem ogarniać nakazywała. Jednak zniszczyć jej w sobie nie mogła. Nie dlatego, aby była słaba i dla siebie pobłażliwa, ale może dlatego, że ta jej właściwość ściekła w nią razem z krwią wielu pokoleń. A utrwaliła się w atmosferze komfortu, poezji, wyniesienia się nad wszystkie powszednie sprawy i roboty życia, która napełniała jej dom rodzinny, otaczała ją ze wszech stron, gdy z dziecka wzrastała i dojrzewała. Potem, kiedy Andrzeja nie było już na ziemi, a krąg jej widzenia, stosunków, dążeń ogromnie zwęził się i zmalał, przyszła pod tym względem do zupełnej samą sobą zgody. Powiedziała sobie, że jak ogień i woda, tak organizmy wyższe i niższe istnienia poziome i wzniosłe pogodzić się z sobą nie mogą, że arystokracja ducha, polegająca na zamiłowaniu tego, co czyste i piękne, jest i być ma prawo, i że ona to może stanowić całą rację bytu ludzkości. Że dlatego, co poniżej mozoli się grzeszy, i choćby z piękną duszą, ale w brzydkim ciele po świecie chodzi lub pełza litość i pobłażliwość mieć, w potrzebie pomoc nieść trzeba, ale spokoju swego samotnych wzlotów ducha, uszlachetnionych przywyknień i smaków w ofierze składać nie należy. Powiedziała to sobie i ze spokojnym już sumieniem, jak łabędź niepokalany, płynęła życiem wysoko, wysoko nad nizinami, po których zwijały się mrówki. Skakały wróble i skrzeczały żaby, jednostajnie od pracowitych owadów jak od płochych ptasząt i obłoconych płazów oddalona. Nie była wcale słaba ani dla siebie pobłażliwa. Już z samej jej powierzchowności wyczytać było można energię, nie wylewającą się na zewnątrz ruchliwością i czynami, lecz ku wewnętrznemu życiu zwróconą i w ścisłych karbach je trzymającą. Energia ta rozniecała w niej ogniska gorących uczuć, może nawet namiętności, ale zarazem zamykała je w formę spokojną, niby płomień w marmurowym naczyniu płonący. Kiedy w dwudziestym szóstym roku swego życia rozstawała się z ukochanym mężem i jedynego jej dziecka ojcem, niepewna czy kiedykolwiek jeszcze go zobaczy, złośliwi utrzymywali, że usiłowała naśladować Spartanki. I inne tym podobne postacie i historie. W rzeczywistości nie naśladowała nikogo. Zbyt silnie kochała, aby w chwili owej o jakichkolwiek dawnych historiach myśleć mogła. Może te dawne historie rządziły jej krwią i nerwami, ale wcale nie pamiętała o nich i sama sobą tylko była, gdy na owym piaszczystym wzgórzu przez Jana Bohaterowicza Justynie ukazywanym wyprostowana, silna z rozbłysłymi od zapału oczami ramiona zarzuciła na szyję męża, mocno go pocałowała, a wnet z uścisku uwalniając, z uśmiechem wymówiła: Jedź, jedź! I kilka innych wyrazów dodała, których już nikt nie dosłyszał. Gdy odjechał, z pomiędzy skupionej na wzgórzu gromadki nieco wyosobniona, dała jej przecież hasło do wspólnej modlitwy. Uklękła i głośno zaczęła. W imię Ojca i Syna. Odmawiała modlitwę za podróżujących i w niebezpieczeństwie będących głośno, powoli, wyraźnie, czasem tylko na parę sekund milknąc, jak gdyby słuchając oddalającego się w głębie boru tententu konia lub z nadboru ku niebu wzlatujących trelów słowika. Łzy wielkie i rzadkie jedna za drugą płynęły po jej policzkach ale w jej głosie nie czuć było płaczu. Wyprostowana kibić nie zachwiała się i nie zgięła ani na chwilę, nie wykrzywił się i nie zadrżał żaden rys twarzy. Potem raz przy dźwięku dziecinnego głosu zwiastującego straszną nowinę bezprzytomna padła na ziemię. Ale dźwignąwszy się z parodniowej słabości, w której zdawało się, że rozum utraci, nigdy już więcej nie mdlała, nie wybuchała, Świadomości i powściągliwości poruszeń i słów nie traciła. Taką też wróciła do rodzinnego domu swego. Na fizyczne cierpienia żadne nie uskarżała się nigdy, jednak świeże jej przedtem rumieńce zniknęły bez śladu i na zawsze. Rozpaczy, płaczu jej nikt też nie widywał, ale i wesołego jej śmiechu nie słyszano też nigdy. Ceremonialnie uśmiechała się czasem do obcych, przyjaźnie do krewnych i domowników, czule i nieraz z głębokim uszczęśliwieniem do syna, ale nie śmiała się nigdy. Rażące to w niej nie było, bo w zupełnej harmonii zostawało z powagą i wyniosłością całej jej postaci. Znający ją od dzieciństwa wiedzieli zresztą, że wybuchliwej żywości i wesołości nie posiadała nigdy. Ludzi przecież to usposobienie jej. Skupione w sobie, trochę zimne i dumne, o nie śmielało i odstręczało, a ona nie czyniła nic, aby ku sobie ich pociągnąć. Owszem, osamotnienie w jakim żyła, zupełny wkoło niej brak wszelkiego gwaru i żywego ruchu, wydawały się jej jakąś wysokością, na której stała nad pospolitymi duszami i istnieniami górując. Łatwiej też w ten sposób ukryć mogła cierpienia moralne, a może i fizyczne które na jej twarzy od razu zgasiły rumieńce młodości i zdrowia, łatwiej uniknąć zawsze dla niej przykrych zetknięć ze wszelką pospolitością lub brzdotą, łatwiej pogrążyć się bez podziału i przerwy w ulubionych zajęciach i tym trybie życia, który od razu i jak się pokazało, na zawsze sobie wybrała. Jakie były te zajęcia i ten tryb życia przez 23 lata pustelniczego prawie jej przebywania, w wielkim dwupiętrowym murowanym domu osowieckim? Można to było odgadnąć z najbliższego jej otoczenia, gdy w południowych godzinach dnia sierpniowego siedziała ona u wielkiego okna w głębokim fotelu i ręce z robotą na kolana opuściwszy, wzrokiem zamyślonym po zielonych głębiach ogrodu i parku wodziła. Był to pokój na górnym piętrze, znajdujący się, rogowy. Z dwoma oknami na istotne morze ogrodowej zieloności wychodzącymi. Wysokość sufitu i prawie okrągły kształt pokoju nadawał mu pozór kaplicy, a wrażenie to wzmagało okrywające ściany stare obicie, w wielu miejscach spłowiałe, ale jeszcze błękitne i złoconymi gwiazdami usiane. Zarówno jak znaczna ilość wiszących na ścianach malowideł i w przyćmionym rogu pokoju wznoszący się przed klęcznikiem wielki czarny krucyfiks. Klęcznik był z cennego drzewa, pięknymi rzeźbami okryty, od ciężkiego czarnego krzyża odbiała białością kunsztownie ze słoniowej kości wykonana postać ukrzyżowanego Chrystusa. Zresztą oprócz tego krucyfiksu i leżącej na klęczniku bogato oprawnej książki do nabożeństwa świętości żadnych tu nie było. Na ścianach z wyjątkiem kilku starych portretów i jednego daleko świeższego, który nad ozdobnym kominkiem umieszczony przedstawiał Andrzeja porze najpełniejszego rozkwitu jego męskiej piękności, powtarzała się wciąż w ramach małych i dużych, rzeźbionych, złoconych, Aksamitem oklejonych twarz jedna, dziecinna, pacholęca, młodzieńcza, męska, w różnych porach życia i usposobienia fotografowana, rysowana, szkicowana, malowana twarz Zygmunta. Wizerunek męża pani Andrzejowa posiadała jeden tylko. Na żądanie jej w parę lat po ich pobraniu się gdzieś daleko stąd przez jakiegoś biegłego malarza mistrzowsko wykonany. Portretów syna różnych rozmiarów i różnego rodzaju miała ze dwadzieścia. Daleko jeszcze więcej znajdowało się tu robót jego, od pierwszych dziecinnych prób ołówka do szkiców, studiów, kopii, które w różnych porach życia rzucał na papier i płótno. Było to małe muzeum z niezmierną troskliwością zgromadzone i które by każdemu bystremu oku istotę i historię jej syna opowiedzieć mogło. Takież samo zamiłowanie w zgromadzaniu pamiątek objawiało całe umeblowanie pokoju, które składało się ze sprzętów cennych i wytwornych, ale nie nowych i niemodnych. Inne części tego domu starannie i wymyślnie odnowiono i przybrano przed ożenieniem się Zygmunta. Sąsiedzi nawet złośliwie szeptali, że na te różne odnawiania, ozdabiania, przerabiania użyta została znaczna część posagowej sumy jego żony. Nikt się temu zresztą bardzo nie dziwił, bo powszechnie wiedziano o wysokim estetycznym wykształceniu i nader wymyślnych gustach młodego Korczyńskiego, zarówno jak o szerokich koligacjach i świetnej edukacji kobiety, którą zaślubiał. Ale w pokojach pani Andrzejowej nie zmieniono nic. W domu należącym niegdyś do jej męża od dawna mieszkali ludzie obcy, ale część sprzętów, które ją tam otaczały, Znacznym trudem i kosztem przez nią nabyta i teraz znajdowała się w koło niej. Były to przed trzydziestu laty używane lśniące włosiennicą lub spłowiałym dziś adamaszkiem obite kanapy i fotele, męskie biurko z cennego drzewa, piękna szafa napełniona książkami w zniszczonych oprawach. Jednak pomimo tej czci i pamiątek znać tu było także żywe zajmowanie się i teraźniejszością. Mnóstwo dzienników i nowych książek napełniało stoły i nosiło na sobie ślady pilnego ich czytania. Długie godziny, całe dnie czasem schodziły pani Andrzejowej na przypatrywaniu się za pośrednictwem druku różnym społecznym drogom i przemianom, na ściganiu okiem nowych strumieni myśli i prac tego ogółu, o który troszczyć się przywykła była niegdyś wraz z ukochanym człowiekiem. Tu i ówdzie na ścianach i stołach Rozrzucone wizerunki współczesnych pracowników, niejakiej sławy myślicieli, artystów i pisarzy krajowych, więcej jeszcze przekonywały, że znała i wielbiła tych wszystkich, którzy temu samemu bóstwu, na którego ołtarzu zgorzał Andrzej, choć innymi niż on sposoby, ofiarę z życia swego składali. Przed głębokim fotelem u okna wielki, głęboki kosz pełen był płcien i wełnianych materii których część i teraz z igłą i innymi przyrządami do szycia na kolanach pani Andrzejowej spoczywała. W godzinach pozostających od czytania szyła odzież dla rodzin ubogich, na których widywanie zdobywała się bardzo rzadko, ale o których przez domowników swych zgromadzała liczne i dokładne wiadomości. Pajęczych robótek i ładnych drobiażdżków nie wykonywała nigdy. Ale zręcznie i przemyślnie, własnymi rękami, sporządzała znaczne ilości różnorodnej, niewykwintnej odzieży, która wiele istot ludzkich osłaniała przed udręczeniem chłodu i wstydem łachmanów. Takiej zeszło lat dwadzieścia trzy, na których tle jednostajnym uwypuklało się kilka momentów stanowczych, do pewnego stopnia rozstrzygających o całej przyszłości jej i jej syna. Przed osiemnastu mniej więcej laty. W tym samym pokoju stoczyła była z bratem zmarłego męża rozmowę długą i burzliwą, która o mało nie nadwyrężyła na zawsze panującej w ich stosunkach zgody i przyjacielskiej poufałości. Prawny i przyrodzony opiekun małoletniego bratanka, benedykt Korczyński, często podówczas bywał w osowcach. Młody jeszcze w porze owej i niedawno ożeniony, dotkliwie już jednak uczuwać się zaczynał ciernie ogólnego i swego życia. W kłopoty różne popadał, grubiał, posępniał. Niemniej w rządach majątku bratowej czynny przyjmował udział, tym czynniejszy, że ona po szczerze i gorliwie przedsiębranych w tym kierunku próbach zadaniu temu podołać nie mogąc. W imię sieroty po bracie pomocy jego zażądała. Z gospodarstwem i interesami dziedziczka osowiec doświadczała tych samych do zwalczenia niepodobnych trudności, którym uległa w wprzódy wobec jednego spełnionych przez jej męża zadań społecznych. Jak tam, tak i tu zetknięcie się z ludzką ciemnotą i nieokrzesanością okazało się konieczne, a tak dla niej przykre, że do zniesienia prawie niepodobne. Rachunki, procesy, gospodarskie prace i plany w żelazne jakby kajdany ujmowały myśli jej i uczucia. Bezwiednie, pomimo nawet najsilniejszego panowania nad sobą, słuchając sprawozdań rządcy przypatrywać się zaczynała malowniczym grom świateł w zielonych gęstwinach parku, uchem ścigać melodię wiecznie wyśpiewywaną przez przebiegającą gorzeczkę, rozmyślać nad świeżo przeczytaną książką. Wspominać jakąś rozmowę, swawolę, słowo, uśmiech małego Zygmunta. Gdyby szło o nią tylko o nią jedną, wolałaby o wiele poprzestać na najskromniejszej mierności niż troszczyć się o materialne zyski lub straty. Do pewnego stopnia troski takie wydawały się jej nawet obniżającymi godność i wartość człowieka. Do ascetyzmu skłonna, zbytków żadnych nie pragnęła i nie używała. Żałobne jej suknie kosztowały niewiele, stare sprzęty były jej najmilsze, próbując samą siebie. Przekonała się nieraz, że przez czas długi poprzestawać mogła na pożywieniu najgrubszym i najszczuplej wymierzonym. Nieraz chęć życia w dobrowolnym, surowym ubóstwie przybierała w niej rozmiary gorącej żądzy. Wobec skarbu serca, który utraciła i o którym nigdy zapomnieć nie mogła, Bogactwa materialne wydawały się jej marnością, po którą schylać się nie było warto, wobec zapałów i poświęceń, których była świadkiem i w których udział wzięła, dbanie o wygody, zbytki poczytywała za poniżenie moralne, co najmniej za płytkość i pospolitość, wobec publicznych nieszczęść i nędz, którym ze swej pustelni przypatrywała się chciwie i z bólem. Dogadzanie zachciankom własnym i zgromadzanie środków, które je czynią możliwym, stawało przed nią w postaci wstydu i grzechu. Ale nie była sama. Rozumiała dobrze, że dla dobra syna, dla tej przyszłości jego, o której w ciche, szare godziny dziwne dziwy roić lubiła, powinna była przechować w całości to jedno przynajmniej dziedzictwo, skoro drugie, ojcowskie. Na zawsze i nieodwołalnie stracone dlań zostało. Znowu więc pracowała nad sobą, walczyła, przezwyciężyć, usiłowała przyzwyczajenia swe i najgłębsze instynkty. I znowu nie mogła. Na szczęście brat męża przychodził jej z pomocą, którą z wdzięcznością przyjmowała, w inną jednak sprawę, stokroć w jej oczach ważniejszą i sercu jej bliższą. Mieszania się jego dopuścić nie chcąc, Benedykt podobny był w tym wypadku do ostrożnego i lękliwego strategika, który po wiele razy i z wielu stron ku obozowi nieprzyjacielskiemu z wojskiem swym podjeżdża, nim bitwę stanowczą wydać postanowi. Dla bratowej miał on szacunek rzetelny, i śmierał go do niej układ jej, pomimo przyjaznych z nim stosunków, zawsze nieco dumny i chłodny. Więc po wiele razy o małym Zygmuncie mówić z nią zaczynał, to i owo do zrozumienia jej dawał, na myśl nasunąć usiłował, ale ona zdawała się nie słyszeć go lub nie rozumieć. Na koniec dnia pewnego do tego samego pokoju wszedł, więcej niż kiedy zasępiony i pociągając wąsa, który już wtedy długi i w dół opadający twarzy jego nadawał wyraz wiecznego zmartwienia. Oświadczył, że zamierza otwarcie i bez ogródek o małym synowcu z bratową pomówić. Zapytała go, co by jej dziecku miał do zarzucenia? Odpowiedział, że wyrasta ono na francuskiego markiza, nie na polskiego obywatela, na panienkę, nie na mężczyznę. Przed panią Andrzejową stał właśnie na stole pięknie wykonany i oprawiony portret dwunastoletniego chłopca w stroju francuskim, zeszłego stulecia, z aksamitu i koronek złożonym, z opadającymi na plecy strugami ufryzowanych włosów. Dziecko było istotnie bardzo ładne, delikatne i w malowniczym ubraniu swym wyglądało na książątko. Oczy matki i stryja zbiegły się na tym portrecie. Pierwsze wyrażały miłość i uszczęśliwienie, drugie lekceważenie i zgryzotę. Z lekceważeniem i zgryzotą Benedykt mówił dalej, że panicza tego na przechadzkach guwerner za rękę prowadzi, pilnie go strzegąc od widoku i poznania wszelkiej rzeczy do świata tego należącej, że jest on fizycznie za mało na wiek swój rozwinięty, w gustach wybredny, z otaczającymi często despotyczny i wzgardliwy że na koniec, jako jedyny środek nadania mu hartu ciała, trzeźwiejszego kierunku umysłowego i przyzwyczajeń lepszych, Pan Benedykt doradza oddanie go do szkół publicznych. Wtedy Pani Andrzejowa w całej wysokości swej powstała i nie tylko stanowczo, ale z oburzeniem oświadczyła, że nie uczyni tego nigdy. Ona, ona miałaby jedyne dziecko swoje zmieszać z tłumem pełnym najpoziomszych a może i najbrudniejszych instynktów, zwyczajów, pojęć, wystawić je na niebezpieczeństwo zarażenia się pospolitością, prostactwem, może nawet panującą na świecie gonitwą za zyskiem, karierą, grubym materialnym użyciem? Nie gardzi ona tłumem, owszem, namiętnie pragnie doskonalenia się jego i szczęścia, ale dążeniem jej i celem życia jest to, aby syn jej był nad tłum wyższy czystszy doskonalszy tam rosną i na los szczęścia kształcą się prości szeregowcy on wzorem ojca stać się powinien wodzem w tym znaczeniu wodzem iż kiedyś w przyszłości zaświeci tamtym wzorem wzniosłych uczuć i myśli a może także i natchnionych przez nieczynów on przy jej boku pod jej czuwającym okiem Wzruść musi czysty od wszelkiej moralnej skazy Z duszą tak wybredną, aby wszelki cień brzydoty I pospolitości wstrętem ją napełniał Umysłowego wychowania jego przecież nie zaniedbuje Drogo opłacani nauczyciele uczą go mnóstwa rzeczy A z czasem, gdy dorośnie, wyjedzie w świat Po wyższą jeszcze naukę Ale tymczasem w dziecinnych i pacholęcych latach Atmosfera czystości moralnej i estetycznego piękna otaczać go nie przestanie. Ten zbytek w otoczeniu i stroju, który tak bardzo razi jego stryja, jest tylko środkiem do nadawania mu tych wytwornych przywyknień ciała i ducha, które przez całe już następne życie chronić go będą od wszelkich nawet pokuszeń ku złemu, będącemu zawsze fizyczną albo moralną szpetotą. Od tego wychowawczego planu, od tych względem syna postanowień nie odwiodą jej żadne rady lub upomnienia, dlatego też życzy sobie ona i prosi, aby ją nimi więcej nie niepokojono. Benedykt zrozumiał, że wszelkie dalsze próby w tym kierunku pozostałyby nadaremne. To, co usłyszał, nie było kaprysem lekkomyślnej wietrznicy ani deklamacją rozromansowanej gęsi ale przekonaniem i wolą kobiety myślącej i energicznej. Był to plan obmyślany, wyrozumowany, podstawy swe mające w najgłębszych właściwościach umysłu i charakteru tej kobiety, w samej niejako treści własnego jej życia. Ile do rozumowań mieszało się w tym planie dumy spoglądającej wiecznie ku szczytom dla tłumów niedosięgłym i pomiędzy nich wyosobnionym nie zdawała ona z tego przed sobą dokładnej sprawy, jakkolwiek wiedziała o tym, że jest dumna, wzniosłymi pobudkami cechę tę swoją nie tylko usprawiedliwiając, lecz ją w sobie wysoko ceniąc. Kiedy benedykt upierając się jeszcze mówić, zaczął o tej właśnie dumie, którą tak przedwcześnie objawiać zaczynał mały Zygmunt, odpowiedziała, że pielęgnować jej w nim nie przestanie, bo z czasem stać się mu ona może puklerzem przeciw wszelkiemu poniżeniu się i bodźcem ku coraz wyższemu życiu. Benedykt w ziemię patrzał, wąsa w dół pociągał i chmurny, niezadowolony lecz bezsilny, opuścił ten pokój do kaplicy podobny, w którym niedługo potem odegrać się miała jedna ze stanowczych scen życia jego właścicielki. Bardzo samotne i jednostajne życie prowadząc, pustelnicą zupełną pani Andrzejowa zostać nie mogła. Kiedy niekiedy odwiedzano ją, tu i ówdzie ukazywała się w domach krewnych i sąsiadów. Rzeczą więc było nie tylko naturalną, ale nieuniknioną, że raz ktoś zapragnął posiąść serce jej i rękę. I dlatego tylko wydarzyło się to raz jeden, że sposób jej życia i obejścia się zrażały do niej usposobienia płoche i odbierały nadzieję najśmielszym. Tym razem człowiek świeżo w okolice te przybyły, więc nieuprzedzony, poważny, nieskazitelny, równe jej położenie w świecie zajmujący, coraz częściej samotne osowce nawiedzać zaczął, gorącą cześć i sympatię właścicielce ich okazując. Zamiary, które względem niej żywił, najbliższym jej krewnym powierzył, o wstawienie się ich i pomoc jak o łaskę największą prosząc. Wtedy cichy ten zawsze pokój stał się miejscem częstych rodzinnych zebrań, narad, namów, perswazji. Nikt prawie zrozumieć tego nie mógł, aby kobieta podówczas trzydziestoletnia, piękna, majętna, zagrzebać się miała żywcem w żałobnym prochu wspomnień, wyrzec się na zawsze realnych i każdemu zda się niezbędnych uczuć i uciech życia. Nawet rodzina zmarłego Andrzeja nie tylko tego całopalenia od niej nie wymagała, lecz ją od niego wszelkimi siłami odciągała. Ruchliwa i we wszystko mieszająca się darzecka, za swatowstwami przepadała zawsze. Benedykt miał nadzieję, że wykształcony i sprawości swej znany ojczym zgodniej z własnymi jego wyobrażeniami wychowaniem Zygmunta pokieruje. Przyjeżdżano więc do osowiec, namawiano, rozpowiadano o cnotach i zaletach konkurenta, o jego szczerych i gorących dla młodej wdowy uczuciach, ale najwymowniejszym ze swatów było jej własne serce, które za rozkochanym w niej człowiekiem przemawiało goręcej niżby ona spodziewać się albo nawet przedtem przypuszczać mogła. Pomimo woli przy zbliżeniu się jego uczuwała, że nie jest abstrakcyjną formułą niewieści cnoty, ale człowiekiem zmuszonym do doświadczania ludzkich pociągów i pokus. Pomimo woli odzywała się w niej żądza jakby z martwych powstania, jakby otrząśnięcia z siebie mogilnych prochów i wyjścia na świat słoneczny pomiędzy kwiaty. Nęcić ją zaczęła myśl posiadania obok siebie rozumnego i kochającego towarzysza wszystkich chwil życia. Tęsknota za ciepłem rodzinnego ogniska, jak smutna lilia o krople rosy błagająca, wyrastała z grobu dotąd samotnie i niewzruszenie wznoszącego się na dnie jej serca. Przyszła na koniec chwila, w której przyjaciele i doradcy, ujrzawszy ją słabą i wzruszoną, wymogli na niej wahające się jeszcze i warunkowe słowo przyzwolenia. Odjechali, aby co prędzej radosną wieścią obdarzyć tego kto na nią niecierpliwie i niespokojnie oczekiwał. Ale zaraz po ich odjeździe w młodej kobiecie podniosła się burza gwałtownych i gorzkich uczuć. Dopóki rzecz była niepostanowiona i w dalekich zaledwie przypuszczeniach ukazująca się, dopóty wywierała na nią urok odpychany, ale często nieprzezwyciężony. Teraz, gdy wnet życie jej rozłamać się miało na dwie połowy, pierwsza ta, która przeminęła. Uderzyła ją w serce i oczy całym blaskiem drogich i świętych wspomnień, nigdy, nigdy tak jasno i dokładnie nie roztoczyły się przed nią dzień po dniu, godzina po godzinie lata jej pierwszej młodości i miłości, nigdy tak wyraźnie wyobraźnia jej nie odtwarzała postaci jej pierwszego i jedynego kochanka i męża. Jakieś smutne szmery powstawały wkoło niej i napełniały samotny jej pokój, Zdając się przynosić długie, wieczne pożegnania, nie wiedzieć skąd, może z tej mogiły wznoszącej się w głębi boru, na którą teraz spadała mgła jesiennego deszczu i na której obraz w wyobraźni jej powstający spłynęły jej rzęsiste, gorące łzy. Nie, ona zapomnieć nie mogła ani wyrzucić z siebie tego, co tak głęboko zapadło w jej istotę i samo jedno dotąd ją wypełniało. Kiedy pomyślała, że wkrótce, prawie zaraz kibić jej obejmą ramiona, a na ustach jej spoczną usta innego mężczyzny, że nowe obowiązki, a może i uroki życia do reszty rozerwą związek jej z tamtym i miłość dla niego, wspominanie o nim uczynią prawie grzechem i zdradą. Uczuła naprzód ból taki, jakby po raz drugi na wieki rozstawała się z Andrzejem. A potem zdjął ją niezmierny wstyd nad małością i słabością własną. Jak to? Dla pospolitych i przemijających rozkoszy, choćby dla trwalszych i wyższych, lecz zawsze samolubnych uciech, miałaby ona własnymi rękoma zdruzgotać ideał jedynej i wiecznie wiernej miłości. Porwać nici pamięci wiążące ją z człowiekiem, który dla celów wysokich poświęcił życie, zdjąć z siebie nawet jego nazwisko. Strzec się nawet jak zdrady westchnienia po nim. Jak to? Miałaby ona, jak najpospolitsza z niewiast, przerzucić się z jednych objęć w drugie? W jednym istnieniu do dwóch należeć? Szczęście sobie zdobywać, gdy tamten życie nawet utracił. Tamtemu więc śmierć wczesna i przez wszystkich, nawet przez nią zapomniana mogiła, a jej wszystkie wdzięki i pomyślności życia Któż pamięć o nim na ziemi przedłuży, jeżeli ona wyrzuci ją z siebie? Kto przyjmie udział w jego ofierze, jeżeli ona go się zrzeknie? Kto, myślą przynajmniej, żalem, uwielbieniem, towarzyszyć mu będzie w stronach ponurych, jeżeli ona w słoneczne, kwieciste odleci? Za samo przypuszczenie, że tak stać się mogło, za minutę słabości zmysłów i serca wstydziła się tak srodze, że gdyby była mogła, Deptałaby siebie własnymi stopami, że z gwałtowniejszym niż kiedykolwiek wybuchem miłości dla Andrzeja upadła na twarz przed krucyfiksem, nie do Boga przecież, ale do kochanka o przebaczenie wołając. Bogato rozwinięte piękne jej ciało wiło się u stóp Czarnego Krzyża w objęciach upokorzenia i skruchy, a dusza niby sztyletem niewysłowioną tęsknotą przebita z takim natężeniem wszystkich sił wzbiła się ku temu, za kim tęskniła, że wywołała jedną z tych wizji, którym organizmy ludzkie w wyjątkowych tylko stanach ciała i ducha ulegają. Była to halucynacja posiadająca dla niej wszystkie cechy dotykalnej rzeczywistości. Ujrzała Andrzeja, Spłynął ku niej z góry z krwawiącą się plamą na bladym czole i łagodnym ruchem przebaczenia czy tkliwej opieki nad głową jej dłoń wyciągnął. Widziała go wyraźnie, z doskonałą wypukłością kształtów i dokładnością linii. Milczał, ale ona do niego mówiła. Co i jak mówiła, nigdy tego przypomnieć sobie nie mogła. Wiedziała tylko, że była to dla niej chwila nieziemskiego zachwycenia, z której obudziła się smutniejsza, ale zarazem silniejsza niż kiedy i której powtórzenia się nigdy pragnąć nie przestała. Ale nie powtórzyła się ona nigdy, tak jak nie powtórzył się wypadek, który ją poprzedził. Umysł miała zbyt oświecony, aby nie rozumieć, że wizja, której doświadczyła, była złudzeniem zmysłów. Przez wyjątkowy w chwili owej stan jej ciała i ducha sprowadzonym. Niemniej pozostawiła w niej ona ślad niestarty i z upływem czasu pogłębiać się mający. Na swój sposób i niezupełnie prawowiernie matka Zygmunta religijna jednak była głęboko i żarliwie. Zewnętrzne praktyki dopełniała rzadko drobiaszczki noszące imię świętości, obrazki, posążki, poświęcane paciorki i tym podobne. Wydawały się jej oznakami czci błahymi, nieestetycznymi, niegodnymi idei bóstwa. W zamian idea ta była jej nieskończenie droga i święta. Wiara w ideał doskonały i niedościgniony, w potęgę i dobroć najwyższą i opiekuńczą, stanowiła niezbędną potrzebę jej duszy i nie tylko nie zachwiała się w niej nigdy, lecz w życiu pełnym samotnych rozmyślań i cierpień, dościgła niezwykłej mocy. Wierzyła także w istnienie zagrobowe, bo niepodobnym jej się wydawało, aby duchy ludzkie, jak zdmuchnięte świece gasnąć mogły, i na zawsze, bo myślała, że Twórca nie mógł daremnie dać stworzeniu swemu przeczucia i pragnienia nieskończoności, z którego powstały wszystkie jego wielkie dążenia i dzieła. Wierzyła więc niezłomnie w zaświatowe istnienie Andrzeja i zrazu nieśmiało, Potem z coraz żywszą nadzieją myślała, że kto wie, czy miłość jej trwałością i siłą swoją nie okupiła sobie prawa wniknięcia w krainę nieznaną i dosięgnięcia tego, ku któremu od tak dawna wzbijała się bezustannym płomieniem ofiary. Jak martwy przedmiot poruszać się zdaje przed oczami tego, kto się weń długo wpatruje, tak cel niedościgły, ale długo i wyłącznie myśli i uczucia człowieka na sobie skupiający, zdaje się ku niemu zstępować i przybliżać. Przez długie godziny, klęcząc przed krzyżem, symbolem męczeństwa za ideę poniesionego, które w jej osobistym życiu tak stanowczą odegrało rolę, kobieta, która przez lat dwadzieścia kilka ani razu nie zdjęła z siebie żałobnego stroju, Pomimo woli i wiedzy przemawiać, nieraz zaczynała do tego, po kim strój ten nosiła. Przemawiała czasem z zupełną i dziwnie uszczęśliwiającą wiarą, a czasem tylko z nieśmiałą nadzieją, że jest przez niego słyszana. Nikt z ludzi nie słyszał tego, co ona mówiła i opowiadała jemu, nie tylko o sobie, ale i o tym, co on na ziemi najbardziej kochał i za co śmierć poniósł. Był to jedyny powiernik jej cierpień, tęsknot, pragnień, obaw i tego błysku szczęścia, który raz oświecił jej samotne, ciche, prawie klasztorne życie. Niewiele potem, gdy przekonała siebie i innych, że ani przeszłości zapomnieć, ani w objęcia nowej, chociażby najpromienniejszej przyszłości rzucić się nie może, jeden z nauczycieli małego jej syna odkrył w nim talent malarski. Ile w tym odkryciu z triumfem matce oznajmionym było prawdy, a ile złudzenia lub może chęci przypodobania się pani domu, pani Andrzejowa o tym nie myślała. Od dzieciństwa w kierunku estetycznym starannie kształcona, grać i rysować umiejąca, nie posiadała przecież znajomości sztuk pięknych dość gruntownej, aby przez nią odkrycie to zgłębić i sprawdzić. Może zresztą sprawdzenie takie w stosunku do dwunastoletniego dziecka nie było możebne. Od razu i niezłomnie uwierzyła w miłą sobie wiadomość, przyjęła ją nawet bez zdziwienia jak coś, czego spodziewała się zawsze i co koniecznie stać się musiało. Zawsze i silnie przekonana była, że w synu jej i Andrzeja prędzej lub później objawić się musi jakaś zdolność nad pospolity poziom go wynosząca jakaś niby iskra z krwi rodziców, przez naturę wzięta i na jego czole w gwiazdę pierwszej wielkości rozniecona. W mniemaniu jej inaczej być nie mogło, syn jej i Andrzeja człowiekiem pospolitym, takim jacy składają szare i bezimienne tłumy być nie mógł. Bez zdziwienia więc i uniesień, ale z wewnętrzną głęboką radością, wieść o rodzącym się talencie Zygmunta przyjęła. I odtąd całe otoczenie jego, wszystkie na niego wywierane wpływy, przedtem już pierwiastkami wykwintu i piękna przesycone, skierowane zostały ku rozwijaniu w nim estetycznych zdolności i gustów. Pełne delikatnego wdzięku i wybujałych wymagań dziecko, w cieplarnianej atmosferze osowieckiego domu czy pałacu wzrastające, i tak od otaczającego je świata oddalone, jakby mieszkańcem jego nigdy być nie miało, rwało się istotnie do ołówka, potem do pędzla, z niecierpliwością przypisywaną ognistemu temperamentowi, z fantastycznością za nieomylną oznakę geniuszu poczytywaną. Biegli i coraz kosztowniejsi nauczyciele wróżyli mu przyszłość wielkiego artysty, o której on słuchał z rozkoszą. Każdy szczegół własnej osoby i codziennego życia tak wyjątkowy uczynić, usiłując, jak wyjątkową być miała przypadająca mu w świecie rola wybrańca. Jak promienie słońca skupiają się w soczewce, tak wszystko, co go najbliżej otaczało, starania swe i uwielbienia skupiało na nim, i tak z kolei on własne swoje myśli i rojenia na samym sobie skupiał. Wszystko, co istniało poniżej tej wysokości. Na której niedorostkiem jeszcze będąc, w mniemaniu swoim stanął, wydawało mu się brzydkie, niegodne uwagi, nawet brudne i wstrętne. Nad sobą widział tylko przyszłego siebie. Był środkowym punktem świata dla wszystkich, których widywał, i dla samego siebie w oczekiwaniu, aż stanie się nim dla ludzkości to jest dla tej specjalnej ludzkości, która ma gładką skórę na twarzy i rękach, estetyczne ubranie. I zna się na sztukach pięknych. O innej słyszał wprawdzie i czytywał nieraz, ale nie żywił dla niej uczuć żadnych, ani ujemnych, ani dodatnich. Po prostu nie myślał o niej, nie dbał o nią, nie istniała ona dla niego. W zamian rósł i dojrzewał w absolutnej pewności, że jest jednym z najdostojniejszych członków owej znanej mu i pokrewnej ludzkości. I że w przyszłości stanie się jednym z jej ulubieńców i bożyszcz. Przyszłość ta błysnęła mu nieprędko, raz jednak błysnęła. Po wielu latach daleko od rodzinnego miejsca spędzonych, po długich studiach, długo niepomyślnymi tylko próbami wieńczonych, obraz przez niego wykonany wyróżnił się spośród wielu innych i ściągnął na siebie przychylną uwagę znawców. Właściwie nie był to obraz, ale obrazek, rozmiarami drobny i z pomysłem dość pospolitym, ale w którego wykonaniu, pomimo niejakich usterek technicznych, czuć było pracowicie wybijającą się na wierzch zdolność. Pospolitość pomysłu i techniczne usterki krytykowano, lecz młodą zdolność przychylnie zachęcano do dalszej pracy. Powodzenie obrazka zwiększyło o wiele wiadomość, że malował go człowiek majętny, zbytem niezależnym i dość wysokim towarzyskim stanowiskiem. Spodem płynęły szepty mniej lub więcej wiernie historie jego ojca opowiadające. To i drugie sztucznie wydało rozgłos imienia młodego malarza i pierwszej roboty, z którą popisywał się on publicznie. Ale ani on sam, ani jego matka o sztuczności tej nie wiedzieli nic. A pochwały i zachęty raz jeszcze w ich umysłach sztucznemu wydęciu i powiększeniu uległy. Dla pani Andrzejowej była to chwila prawie upajającego szczęścia. Ziściły się jej najgorętsze pragnienia. Z ekstazą prawie myślała, że na tym samym ołtarzu, na którym zgorzał Andrzej, syn jego składać będzie ofiary geniuszu i pracy. Będzie on wspólnie z garstką wybranych. Światłem roznieconym w ciemnościach, chlubą poniżonych, świadectwem życia pozornie umarłym. Jego natchnienia utworzą jedną z desek ratunkowego mostu nad przepaściami, unicestwienia i zguby, wytworzą jedną z cegieł do budowania arki, która płomień życia przenosi na drugą stronę gaszącej go powodzi. Ta myśl panowała w niej nad wszystkimi innymi w okazywaniu uczuć swoich jak zwykle powściągliwa, w głębi szalała prawie z radości i dumy. Na powierzchowność jej wybiło się to promiennością cichą, ale stałą. Częściej niż w przódy ukazywała się pośród ludzi, żądna może usłyszenia tego, co o jej synu mówiono, a może w radości swej większy do nich pociąg czująca. Ale w długie zimowe wieczory przy świetle lampy Obszerny i wysoki pokój oświecającej, albo w letnie gwiaździste noce, od których przez otwarte okna płynęły do tego pokoju potoki szmerów i woni, dłuższe niż kiedy godziny spędzała przed czarnym krzyżem na klęczkach. Bogato oprawnej książki na klęczniku spoczywającej nie otwierała prawie nigdy, ale z ust jej płynęły natchnione słowa dziękczynienia i błagania. Tyle lat w tym miejscu z zamkniętego przed światem swego serca wylewała tyle łez i skarg. Teraz o szczęściu i nadziejach swoich opowiadała duchowi Andrzeja, w którego związek z własnym duchem w miarę upływającego czasu wierzyła coraz mocniej. Działo się to przed czterema laty. Dziś, prawie pięćdziesięcioletnia, pani Andrzejowa wyglądała na daleko młodszą niż była i bić jej zawsze okazała, w ostatnich latach wypełniła się jeszcze i zmężniała, biła z niej niepospolita siła i powaga. W wielkiej czystości i regularności prawie zakonnego życia, niby w krynicznej wodzie, blada jej cera zachowała delikatność i gładkość, drobnymi zmarszczkami gdzie niegdzie tylko mąconą. W pięknym pokoju, któremu kształt okrągły i ściany obrazami okryte Nadawały pozór kaplicy, na tle wielkiego okna, za którym rozlewało się morze zieleni, opłynięta ciężkimi fałdami żałobnej sukni, przedstawiała postać malowniczą i szanowną. Regularny jej profil ocieniały koronki czarnego czepka i dwa gładkie pasma złotawych włosów z rzadka jeszcze srebrnymi nićmi przetkanych. Piękne białe ręce na zwoje grubego płótna opuściła. W samotności, nawet gdy była bezczynna, zachowywała najcharakterystyczniejszą cechę swojej powierzchowności. Głowę miała podniesioną i spuszczone powieki. Jednak w wyrazie tej niemłodej, lecz pięknej i szlachetnej twarzy niewieściej nie widać teraz było ani szczęścia, ani spokoju. Cicha promienność, która ją przed czterema laty okrywała, bez śladu znikła. Zamyślenie jej nie było pogodną kontemplacją rzeczy miłych i pomyślnych, lecz niespokojną zadumą nad czymś niezrozumiałym i groźnym. Parę razy dłonią po czole powiodła, westchnęła, z piersi wydała dźwięk do cichego okrzyku zdziwienia podobny, palce jej szybkim, nerwowym ruchem kłuły igłą grubą tkaninę kolana jej okrywającą. Nie wyglądała na kogoś, w kogo by już uderzył cios bolesny i wszystkie jego nadzieje rujnujący, ale na kogoś, kto możliwość takiego ciosu jeszcze z daleka spostrzega i przyczyny jego odgadnąć usiłuje. Od dwóch lat zresztą, prawie od czasu, gdy Zygmunt ożeniony do osowiec wrócił i stale w nich zamieszkał, Obcy nawet ludzie ten niepokój i gryzącą, choć żadnym słowem nigdy nie wyjawioną troskę w niej spostrzegali. Przed kwadransem zobaczyła była przez okna młodą parę ludzi ścieżkami parku dążącą ku owej łące ujętej w trójkąt dwóch rzek i wzdymającej się łańcuchem małych sztucznych pagórków. Miejsce to stanowiło przed paru miesiącami ulubiony cel przechadzek jej syna. Rozpoczął on był w nim archeologiczne poszukiwania, które przez tygodni kilka gorączkowo niemal go zajmowały. Teraz szedł tam znowu w wykwintnym letnim ubraniu, które czyniło go podobnym do obrazka z żurnalu Mód Wyciętego, z giętką laską w ręku, z twarzą ocienioną szerokimi brzegami fantastycznego nieco kapelusza. Pod jednym ramieniem trzymał sporą tekę rysunkową, u drugiego zwieszała się mała, przedziwnie zgrabna, w lekką, jasną tkaninę ustrojona kobieta. Twarzy tych dwojga ludzi pani Andrzejowa nie dostrzegała. Ile razy przecież wychyliwszy się z zieleni drzew przebywali widną część ścieżki lub trawnika, widziała dokładnie, że młodziutka kobieta tuliła się do boku męża, strojną głowę ku niemu podnosiła, szczebiocząc, przymilając się. Wszystkimi zda się siłami serca i wdzięków, usiłując niby iskrę z krzemienia wykrzesać z niego jedno słowo serdeczne lub jedno wesołe spojrzenie. On zaś szedł obok niej mierzonym krokiem salonowca, może znudzony, może roztargniony, co pewna to, że milczący i obojętny. Tak przeszli część parku, przepychem starannie uprawianej roślinności otoczeni. Blaskiem letniego słońca oblani, lecz dla troskliwie śledzącego ich oka ani szczęśliwi, ani nawet spokojni aż na jednym z białych mostków, wdzięcznie nad szemrzącą rzeczułką zawieszonych, Klotylda gwałtownym ruchem wysunęła rękę spod ramienia męża i na chwilę gestem gniewu czy żalu, obie ręce do oczu podniósłszy, szybkim biegiem puściła się ku domowi. On nie oglądając się i kroku nie zmieniając poszedł dalej, w przeciwną stronę ku wiodącej na łąkę ogrodowej furtce. Jedyną oznaką wzruszenia, którego doznał było parokrotne ćwiknięcie giętką laseczką rosnących przy ścieżce krzewów. Wkrótce zniknął za gęstym klombem akacji. Klotylda zaś biegła wciąż po trawnikach i ścieżkach parku do bladoróżowej chmurki podobna. Parę razy stanęła i obejrzała się, jakby miała nadzieję, że ten, z którym rozstała się przed chwilą, obejrzy się także za nią, lub ją ku sobie przywoła. Za każdym jednak razem czyniła ręką gest zniechęcenia czy oburzenia, aż przystanąwszy u wspaniale pośród trawnika wyrastającego modrzewia, czoło o gruby pień jego oparła, i po ruchach jej pleców poznać można było, że gwałtownie zapłakała. Potem jak rozżalone dziecko wstrzymując nerwowe drgania rozognionej twarzy skręciła w ciemną aleję wprost już ku jednym z wchodowych drzwi domu prowadzącą Potem pani Andrzejowa usłyszała lekkie kroki synowej przebiegające szybko w schody i parę salonów potem jeszcze drzwi jakie się zamknęły się ze stukiem zdradzającym rękę rozgniewaną albo zrozpaczoną. I wszystko ucichło tak było od dawna, więcej niż od roku. Tak było ciągle. Dlaczego? Nieskończoną już ilość razy pani Andrzejowa zadawała sobie to pytanie, ale głośno nie wymówiła go jeszcze ani razu. Powielekroć już chciała iść do niej, do niego, zapytywać, zwierzenia wywołać, może coś poradzić i czemuś zapobiec, ale powstrzymywała się zawsze. Widziała... Czuła ranę życia tych dwojga ludzi, a lękała się jej dotknąć przez obawę sroższego jej zaognienia, przez delikatność uczuć, szanującą uczucia i tajemnice choćby własnego dziecka. I teraz także powstała. Zwróciła się ku drzwiom prowadzącym do salonów rozdzielających jej pokój z pokojem młodej synowej, ale wnet przy stole książkami i dziennikami spiętrzonym stanęła. Był to okrągły stół pośrodku pokoju umieszczony i fotelami staroświeckiego kształtu otoczony. Pośród książek i dzienników stała tam pięknie oprawiona, dość duża fotografia Zygmunta, przedstawiająca go w tej jeszcze porze życia, gdy dwudziestopięcioletnim młodzieńcem przebywał on w stolicy sztuki malarskiej, w Monachium. Wizerunek ten był jednym z ustępów jego życia które rysowane, malowane, fotografowane, napełniały pokój jego matki. W postawie trochę niedbałej, a trochę wyszukanej, wsparty o zrąb kolumny, ukazywał on twarz młodzieńczą, z rysami dość pięknymi, bez uśmiechu, bez ognia w spojrzeniu, z kapryśnym zagięciem warg cienkich i elegancko zaostrzonym wąsem ozdobionych. Z samego układu stóp jego u dołu kolumny skrzyżowanych można było wyczytać, że z uczuciem własnej wyższości nad wszystkim, co było na ziemi, opierał je o ziemię. Pani Andrzejowa splecione ręce na stół opuściła i długo wpatrywała się w ten portret syna, który przed sześciu laty wzbudzał w niej doskonałe zachwycenie i wzniecał cudowne nadzieje. Dziś nagle w tych ściągłych ładnych rysach dostrzegła chłód i uderzył ją wyraz kaprysu te wargi otaczający. Uczyniła ręką ruch taki, jakby natrętną marę nie wiedzieć skąd zjawiającą się przed nią odegnać chciała. Ale ta mara wysuwała się nie z próżni urojenia, lecz z długich spostrzeżeń i uwag, które od czasu stałego osiedlenia się w osowcach Zygmunta na kształt roju ostrych żądeł kąsały jej dusze. Osłupiałymi oczami wpatrywała się wciąż w portret. Nie kocha jej. Po dwóch latach małżeństwa już jej nie kocha. Czy on naprawdę kogokolwiek i cokolwiek kocha? Pytanie to dla tej kobiety, która sama tak niezmiernie i wiernie kochać umiała, posiadało wagę ogromną. Mieszcząca się w nim wątpliwość, była dla niej taką wątpliwością, którą ludzie odczuwają u śmiertelnego łoża swoich najdroższych. Nie z większą boleścią, nad złożonym ciężką chorobą synem zapytywałaby siebie, wyżyje czy nie wyżyje. Ona widziała ludzi umierających z wielkich miłości i czciła ich jak świętych. Człowiek bez miłości, choćby małych, powszednich, wydawał się jej trupem. Wzrok podniosła na jedną ze ścian w połowie prawie okrytych rysunkami i malowidłami syna, w różnych porach życia jego wykonanymi. Widokiem tym chciała może upewnić siebie, że posiada on nie tylko to, co poczytywała ona za życie człowieka, ale i to, co jest życia płomieniem i skrzydłami. Artystą był przecież, kochał sztukę, ale to, na co patrzała, było tylko pacholęcymi próbami. Tu, przy tym stole pod jej okiem dokonywanymi. Gdzie niegdzie zaledwie wśród tych dziecinnych prawie zabawek ukazywały się roboty dojrzalszego wieku z dalekich krajów przesłane lub przywiezione. Jakaś główka kobieca, jakieś studium martwej natury, jakiś drobny pejzażyk z niewolniczą wiernością z kawałka obcej ziemi zdjęty. Drobnostki zdradzające bladość wyobraźni i wielkie wysilenia nierozgrzanej ręki. Nicość pomysłów, mozolność, a przecież i niedokładność wykonania żadnego śmiałego rzutu myśli ani oryginalnego uderzenia pędzla. Nic osobliwego. I było to już wszystko, oprócz tego jednego obrazka, który przed czterema laty skrzesał nad jego głową pierwszy promyk sławy. Drugi po nim nie przybył, i nawet nie zaświtał. Dlaczego nie był, żeby on naprawdę artystą? Spokojną zwykle tę twarz kobiecą wykrzywił strach i ból. Blade jej czoło zarumieniło się pod uderzającą w nie falą krwi. Białe ręce kurczowo ścisnęły kartę rozwartego na stole dziennika. Widać było, że twierdzące odpowiedzi na pytania. Które jak przeraźliwe błyskawice umysł jej przeżnęły, byłyby dla niej gromem. W pełni słonecznego blasku, który tego dnia sierpniowego świetny, ale łagodny spływał z nieba bez skazy, suchą i niedawno skoszoną łąką szedł Zygmunt Korczyński. Równinę jak okiem sięgnąć szeroką, a jak szmaragd zieloną, przepasywały dwie wstęgi rzek, zbiegających się ze sobą na dalekim punkcie firmamentu, a usiewały grupy drzew i krzewiastych zarośli, które tę łąkę czyniły podobną do parku rozległego, zasadzonego ręką przez bujną fantazję kierowaną. Pełno tu było blasków i zmroków, rozłożonych na trawach misternych rysunków cieni, złotych deszczów pomiędzy liśćmi, światał w różnym stopniu natężenia, Szczebiotu ptactwa, metalicznego brzęczenia owadów, aromatycznych woni bijących w powietrze nabierające już kryształowej przejrzystości zbliżającego się początku jesieni. Pośród tego wszystkiego Zygmunt postępował mierzonym krokiem doskonale przyzwoitego człowieka, który z przyzwyczajenia i z umysłu w zupełnej nawet w samotności nie rozstaje się z umiarkowaniem i gracją poruszeń. Szedł coraz powolniej, a gdy w żurnalowym ubraniu obcisłym i kosztownym, w płytkim obuwiu, które połyskiwało na słońcu, i ukazujących się z za niego cielistych kamaszach, spod mrużącej się trochę wzgardliwie powieki dokoła spoglądał, każdy wziąć by go musiał za turystę zwiedzającego ziemię obcą i ukazującą się mu w postaci bardzo ubogiej, albo za wielkiego miasta. Wypadkiem pośród natury dzikiej i nieznanej, zabłąkanego. Teka, którą niósł pod ramieniem, zdradzała intencje rysowania. Istotnie, przed kilku dniami spostrzegł tu był o tej samej godzinie w pewnej grupie olch pewne rysunki gałęzi i efekty światła stworzone jakby ku rozkoszy i natchnieniu pejzażysty. Zbyt długo uczył się sztuki malarskiej zbyt wyłącznie skierowywał ku niej marzenia i ambicje swoje, by mógł nie być zdolny do spostrzeżenia pięknego zjawiska natury i poświęcenia mu choćby chwil kilku uwagi. Dziś właśnie przed wyobraźnią mignął mu pejzażyk, przed kilku dniami spostrzeżony. Uczuł w sobie dawno niezaznane ciepło i co prędzej udał się na łąkę. Może, może na koniec przyszła chwila rozpoczęcia po czteroletniej przerwie nowego dzieła, drobnego wprawdzie, drobnego, ale które stanie się przerwą w nudzie i chłodzie jego życia, a zapewne i szczeblem ku dziełom większym. Po półgodzinnym przebywaniu łąki, w czasie którego krok jego stawał się coraz powolniejszy, a wzrok coraz więcej wzgardliwy i znużony, znalazł się tam, dokąd dążył. Stanął i patrzał. Było to zupełnie to samo, co widział przed kilkoma dniami, te same misterne rysunki liści, te same ciekawe oświetlenia podnóży i szczytów drzew, ta sama żółta wilga kołysząca się na gałęzi w głębokim cieniu. Z rana przez parę minut marzył o tym obrazku, teraz stał przed nim obojętny. Samego siebie zapytując, co w nim dojrzeć mógł szczególnego. Drobna iskierka, którą przed paru godzinami uczuł w sobie zgasła i nie czuł już nic prócz chłodu i zniechęcenia, które gniotły go od dawna. Oglądał się dokoła i myślał, że wszystko tu takie proste, pospolite, ubogie, blade. Światłocienie w tych olchach są wprawdzie dość piękne i mogą posłużyć za materiał do studium z natury, ale spróbuję przenieść je na płótno potem, kiedykolwiek dziś nie. Znudziła go swoją wieczną czułością i niemilknącym szczebiotem Klotylda, ostudził widnokrąg płaski, ubogi choć niby dość bogatą roślinnością ozdobiony. Przewiduje na koniec jedną z najprzykrzejszych dla niego rzeczy wieczorną rozmowę z rządcą o gospodarstwie przewidywanie to truje go po prostu odbiera mu chęć nie tylko do malowania ale prawie do życia opuścił grupę olch i zmierzał ku okopom które łańcuchem niskich wzgórz część łąki przeżynały jedno z tych wzgórz szeroko rozkopane zdala świeciło żółtością piasku czy gliny stanął przed tym otworem i myślał jak powolną i nudną jest robota wygrzebywania z ziemi przedmiotów, spoczywających w niej przez stulecia. Do tej roboty zapłonął był przed paroma miesiącami, ale wcale czego innego spodziewał się od niej niż to, co otrzymał. W Szkole Sztuk Pięknych od niechcenia przebywanej, od niechcenia przerzucał starożytne księgi, rysowane na ich kartach wykopaliska, Niejednokrotnie wzbudzały w nim ciekawość i przyjemne rozkołysanie fantazji. Wiedział wprawdzie, że tu nie po gruncie starożytnej hellady lub Romy stąpa, jednak wyobrażał sobie, że znajdzie, jeżeli nie czary, ornamenty i posągi, to przecież zawsze coś szczególnego, co fantazji jego poda złotą kądziel. Do poszukiwań tych zachęcał go także mąż ciotki, Darzecki z urzędu wysoce cywilizowanego człowieka, za jakiego się poczytywał, we wszelkich osobliwościach rozlubowany, a w geniusz żoninego synowca, chociażby dla honoru familii świętą wiarą wyznający. Przez pewien tedy szereg dni obaj wytrwale stawali nad wzgórzem, które kilkunastu najemników rozkopywało, potnieli od upału, prawie ślepli od rozpatrywania każdej wyrzuconej przez rydel grudki ziemi, Cieszyli się i nużyli, spodziewali się i zniechęcali, aż zniechęcenie i znużenie przemogło. Roboty około starych okopów zaniechane zostały. Bo i cóż z nich wynikło? Po kilku tygodniach Zygmunt pomiędzy rupieciami napełniającymi jego pracownię umieścił kilkadziesiąt zczerniałych monetek, współzatartym herbem Szwecji opatrzonych, a Darzecki uwiózł do domu rdzą przegryziony i podziurawiony pałasz. Rzeczy podobnych w okopach mnóstwo zapewne znajdować się musiało i badacz historii mógłby z nich zrobić niejaki użytek. Dla Zygmunta jednak nie przedstawiały one nic ciekawego ani ważnego. Gdyby to były urny do chronienia popiołów ludzkich, łzawnice dziwnych kształtów naszej niki, przedhistoryczne czaszki może by językiem tajemniczości lub malowniczości do wyobraźni jego przemówiły? Stojąc teraz przed żółtym otworem rozkopanego wzgórza, niechętny gest ręką uczynił. Wszystko tu, na tej ziemi, było takie biedne, marne, prozaiczne. Nic wcale znaleźć na niej nie mógł takiego, co by dogadzało jego estetycznym i towarzyskim potrzebom. Marniał tu, po prostu marniał. Jedyną usługą, jaką oddało mu kilkotygodniowe zajmowanie się tymi okopami, było to, że więcej mając fizycznego ruchu, schudł był trochę. Myśląc o tym, spojrzał po własnej postaci. Utył znowu, rzecz dziwna. Od czego on tyć może? Nudzi się, martwi się, tęskni, a jednak tyje. Cerę twarzy ma wprawdzie bladą i znużoną. Ale postać jego szczególniej w środkowym punkcie zaokrągla się i pełnieje. Na lat trzydzieści jeden jest stanowczo zbyt ciężki. Kto w tym wieku tak wygląda, za lat dziesięć najpewniej będzie otyły. Myśl ta wprawiała go w rozpacz. Otyłość jest szpetnością, a wszelka szpetność budziła w nim obrzydzenie. Czyliż męczarnie duchowe nie przeszkadzają ciału nabywać kształtów prozaicznych? Wprawdzie wyborny osowiecki kucharz mistrzowsko umie łączyć kuchnię francuską z polską? Nagle odskoczył od rozkopanego wzgórza i daleko żywszym krokiem niż w przód, z powrotem ku domowi dążyć i zaczął. Przyczyną tego szybkiego odwrotu była gromadka ludzi, Którzy od strony wsi na krańcu łąki szarzejącej, ścieżką pomiędzy zaroślami udeptaną, kierowali się w stronę okopów. Na ich widok znużone przedtem oczy Zygmunta, piękne, piwne oczy w podłużnej oprawie, napełniły się wyrazem prawie przestrachu. Może ci ludzie nie ku niemu szli, ale może i ku niemu, a on wolał o wiele zejść im z drogi i skryć się przed nimi w ścianach swego domu które bez pozwolenia jego wejść nie mogli. Gotowi byli jeszcze zapytywać go o co, albo prosić, jak się to już niejednokrotnie ku utrapieniu jego zdarzało. Takie spotkania i rozmowy utrapieniem były mu nie dlatego, aby miał on względem ludzi tego rodzaju nienawiść, niechęć, urazę, ale właściwie dlatego, że byli mu oni tak doskonale obojętnymi, jak na przykład płynące pod niebem stada obłoków. I więcej jeszcze, bo obłoki bywają piękne i on czasem grze ich świateł i barw przypatrywać się lubił. Ci zaś ludzie z grubymi kształtami i rysami są zawsze szpetni, a siermięgi ich czy kożuchy śmierdzą. Rozmawiać z obojętnymi rzecz to zwykle fatygująca. Po prostu lenił się fatygę tę ponosić i nie widział najmniejszej przyczyny do zadawania jej sobie. Wprawdzie byli to ludzie, ale najpewniej też wcale innego niż on gatunku. Że ród ludzki rozłamał się na dwie zasadniczo różne z sobą ludzkości. Te, którą składali tacy ludzie i te, do której on i jemu podobni należeli, nie przedstawiało to dla niego wątpliwości żadnej. Zresztą myślał o tym rzadko, przypadkowo, przelotnie i niewiele go to wszystko obchodziło. Wchodząc na wschody swego domu, spotkanemu lokajowi rzucił krótki rozkaz: śniadanie podawać? Czuł się bardzo nieszczęśliwy i bardzo głodny. Pracownia młodego pana domu w Osowcach była pięknym pokojem z oknami dającymi tyle i takiego światła, ile i jakiego wymaga praca malarska. Mnóstwo w nim znajdowało się rzeczy różnych, sztalugi z rozpiętym i białą firanką osłoniętym płótnem. Stosy tek, rysunków, szkiców, marmurowe i gipsowe posążki, popiersia grupy, kawałki spłowiałych makat i staroświeckich materii, kilka oryginalnych kanapek do siedzenia lub do leżenia urządzonych, kilkanaście pięknych roślin w kosztownych wazonach. Wszystko to z pozorną niedbałością rozstawione i rozrzucone. Na koniec, w jednym z rogów pokoju śliczna szafka świecąca z szkła różnobarwną oprawą paruset książek. Były to raczej książeczki niż książki małe, ozdobne, lekkie. Panowały w nich poezja i powieść, jedna i druga w specjalnym i prawie wyłącznym gatunku. Trochę tylko poetów polskich, zresztą zmysłowy Musée, tu i ówdzie Wiktor Hugo, wiele rozpaczliwego Byrona, sercowy Shelley, uperfumowany Fuyet, pesymista Leopardi, najniespodziewaniej spotykające się z tym poetą-myślicielem bajki starego Dumasa, awantury bezmyślnej Bradon, jeszcze coś z dzisiejszych ulubieńców francuskiej arystokracji, Claretiego, Craven, etc., etc. Przed tą szafką, śliczną jak cacko, książkami do cacek podobnymi napełnioną, Zygmunt Korczyński stanął po krótkiej przechadzce wzdłuż i wszerz pracowni odbytej. Tylko co zjadł śniadanie w towarzystwie zapłakanej żony i matki, która wprawdzie z zupełnym spokojem jaką taką rozmowę przy stole utrzymywała, ale dziwnie bacznie wpatrywała się w niego. Zapłakane oczy żony i przenikliwe spojrzenia matki do reszty humor mu zepsuły. Czuł gwałtowną potrzebę czegoś, co by go rozerwało, pocieszyło, silnym jakimś wrażeniem omdlewającą istotę jego wstrząsnęło. Chciał malować, malować chciał zawsze, bo w sztuce, o której rojenia pochłonęły mu całą młodość, widział jedyne swoje przeznaczenie i jedyny piedestał, który mógł go umieścić wysoko. Dziś przecież tak jak od czterech lat zawsze i co dzień nie mógł wydobyć z siebie nic, żadnego pomysłu, żadnego ciepła, żadnej energii. Po krótkim okresie najpierwszej młodości, w którym zdawało mu się, że tworzy i raz nawet coś drobnego, lecz niejaką wartość mającego utworzył, nastąpiła impotencja ciągła i zupełna. Wiedział o tym, że po widnokręgach sztuki przelatują często meteory natchnień słabych i niedokrwistych, które raz błysnąwszy nie wracają już nigdy, że w ambitnych, szczególniej głowach Bywają miraże natchnień, a wytężona ku jednemu celowi praca sprowadza czasem jeden jakiś wysilony i odradzać się nie mogący owoc. Ale nigdy ani na mgnienie oka nie pomyślał, że te meteory, miraże, łudy jego tyczyć się mogą. O niemotę swego geniuszu oskarżał świat zewnętrzny. Od zewnętrznego świata oczekiwał wszystkiego i na niego zwalał wszystkie winy. Nie przychodził mu na myśl ani Taso wielką pieśni swoją snujący w celi więziennej, ani Milton śpiewający o raju w wiekuistych ciemnościach ślepoty. Nie przychodziło mu na myśl, że w każdej fali powietrza, światła, woni, w każdym kamyku przydrożnym i każdej trawie polnej, w liniach każdego ludzkiego oblicza i westchnieniu każdej piersi ludzkiej, Kwi cząstka duszy świata, niewidzialnymi nićmi połączona z duszą artysty, i w ruch ją wprawiać mogąca, jeżeli tylko naprawdę jest to dusza artysty. On był pewny, tak pewny, jak tego, iż żył i oddychał, że trzeba mu było gór, skał, mórz, puszcz, gorących szafirów niebieskich, nagich modeli, fantastycznych draperii, gwaru, gorączki, gonitwy, aby czuć myśleć i tworzyć. Gdyby świat zewnętrzny oblał go jakim wielkim bogactwem i ugodził weń jakimi piorunami wrażeń, tu niestety, niestety nic nie czyniło na nim wrażenia żadnego. Chodząc po swej pracowni, obu rękami, jak nieraz już bywało, pochwycił się za włosy. Był to gest gniewu czy rozpaczy, czy obu tych uczuć razem. Przy tym zjedzone przed chwilą śniadanie uczyniło go nieco ciężkim. Ten kucharz, przed samym ożenieniem się jego do osowiec przybyły, doskonale gotował. Matka jego poprzestawała dawniej na starych i trochę już niedołężnych sługach, ale dla młodych państwa wszystko w domu odnowione i ulepszone zostało. Z takiej kuchni, jaka tu była teraz, Niewidzialnie sączył się w żyły ludzkie, ociężający olejek sybarytyzmu. Po półgodzinnym łechtaniu podniebienia wybornymi sosami i słodyczami uczuwało się potrzebę wyciągnięcia ciała na elastycznej kuszetce, ponętnie ustawionej wśród palm i dracen. Zbliżając się do szafki z książkami, Zygmunt spojrzał po swojej postaci. Tyje, stanowczo tyje! Co chwilę porywała go złość lub rozpacz jednak tyje. Wina to braku wrażeń czymże jeżeli nie opasłym wołem stać się może człowiek wszelkich wrażeń pozbawiony? Wpół leżąc na elastycznej kuszetce przerzucał tomik poezji Leopardiego, którego niezgłębiony smutek zgadzał się z dzisiejszym od dość dawna zresztą trwającym jego usposobieniem. Wszystkie westchnienia, łzy, zwątpienia wielkiego pesymisty stosował do siebie. Czytając o nicości i rozpaczy powszechnego życia, myślał o swoim życiu. Nie spostrzegł, że drzwi pracowni otwierały się parę razy, a za nich wyglądała i wnet znowu cofała się piękna kobieca główka, w misterne puchy złocistych włosów i różowe astry ubrana. Parę razy główka ta zajrzała i cofnęła się, aż na koniec, równie cicho jak przedtem drzwi otwierając, do pracowni weszła Klotylda. Trochę jeszcze zapłakane jej oczy nieśmiało i prawie pokornie utkwiły w twarzy męża, który od kart książeczki wzroku nie odrywał. Na młodziutkiej jej twarzy malowało się pytanie: podejść do niego czy nie podejść przemówić czy nie przemówić wahała się z tym nie dlatego, aby jeszcze czuła gniew lub urazy. Wprawdzie nie obdarzył on ją dzisiaj ani jednym serdecznym słowem lub choćby spojrzeniem i zdawał się nawet nie słyszeć tego, co ona do niego mówiła. Wprawdzie obojętność ta, którą zresztą okazywał on jej teraz prawie zawsze, Rozgniewała ją i rozżaliła tak bardzo, że przez całe dwie godziny snuła w ciężko zmartwionej swej głowie mnóstwo dziecinnych zamiarów wyjazdu, rozstania się, nawet samobójstwa. Ale żyć w nieporozumieniu z nim dłużej nad dwie godziny przechodziło jej siły. Z natury była łagodna i łatwo przebaczająca. Pragnęła teraz pogodzenia się i choć jednej godziny pogodnego przestawania z nim sam na sam. Gdyby tylko wzrok podniósł na nią, z okrzykiem radości rzuciłaby się mu na szyję. Ale on, nie spostrzegając czy udając, że nie spostrzega jej obecności, patrzał ciągle w książkę. Szafirowe jej oczy, blaskiem głębią, zdradzające temperament żywy i namiętny, były teraz bardzo stworzone, zmącone. Delikatne ramiona wzdłuż zgrabnej kibici opuściła i stała chwilę pośród pracowni, Wahająca się, nieśmiała, rozkochana aż na usta jej wybiegł figlarny uśmiech. Na palcach cichutko zbliżyła się do sztaluk i odchylając zawieszone na nich płótno odsłoniła własny na wpół wymalowany portret. Posiadać swój portret ręką męża wykonany było od dnia zaręczyn z Zygmuntem ciągłym jej marzeniem. Po roku bezczynnego życia w osowcach, Zygmunt malować go zaczął, lecz dotąd nie skończył, robotę około rozpoczętego dzieła z dnia na dzień odkładając. Przed tym niedokończonym, lecz już dość wyraźnym wizerunkiem swoim, Klotylda złożyła naprzód dyg głęboki, a potem przemawiać do niego zaczęła. Dzień dobry pani, dlaczego pani dziś taka smutna? Czy dlatego, że ktoś malować pani już nie chce? Ktoś jest bardzo niedobry? Wie on dobrze, że pani go kocha kocha kocha, a nie chce zapomnieć małego pani uniesienia i nadyma się, milczy w książkę, patrzy, kiedy pani przyszła i z całego serca pogodzić się już pragniesz? Biedna pani. Czy pani już nie kochają? Och nie, niech pani tak nie myśli, bo byłoby to zbyt bolesne. Ktoś jest tylko trochę kapryśny, trochę znudzony, ale niestały nie jest. I za cóż miałby przestać panią kochać? Przecież nie zmieniłaś się wcale na gorsze, owszem, trochę wyładniałaś jeszcze, a co do serca, tego nie odebrałaś mu dotąd ani cząsteczki, ani kropelki, ani iskierki. Łzy kręciły się w jej oczach, a w głosie drżał śmiech. W dziecinnym jej figlowaniu czuć było zaczynające rozdzierać się od zwątpienia serce kobiece, z ruchów jej gestów, mimiki bił niewymowny wdzięk. Przed dwoma laty ten jej wdzięk wesoły i pełen gracji wprawiał Zygmunta w zachwyt pod jego to wpływem. Zarówno jak pod wyrażeniem pięknej gry na fortepianie, i śpiewu Klotyldy. Rozpoczął on był małżeństwem uwieńczone staranie się o wypieszczoną i dość posażną jedynaczkę. Ale od tego czasu minęły dwa lata. Teraz uśmiechnął się, wprawdzie, ale ze znudzenia i lekceważenia więcej niż z przyjemności. Przeszkadzasz mi, Klociu? przemówił. Na dźwięk jego głosu frunęła ku niemu i z gracją przed nim przyklękła. Przemówiłeś na koniec: Widzisz, ja pierwsza, ja kobieta przyszłam, aby pogodzić się z tobą. Powinno być przeciwnie, ale mniejsza o to. Kiedy się kocha, nie zważa się na miłość własną. Popatrz na mnie długo, dobrze, serdecznie, jak teraz rzadko patrzysz i podaj mi rękę. Nie tylko wziął jej rękę, ale dość czule ją pocałował. Więc nie jesteśmy już pogniewani? Z wybuchem radości zawołała. Ach, nie, tylko przeszkadzasz mi trochę. Znowu onieśmielona zaczęła. Zdawało mi się, że nic nie robisz, bo przecież przerzucanie tej książki, którą znasz dobrze, nie jest robotą. Wiele razy już ci mówiłem, że choć żadną pozytywną robotą zajęty nie jestem, nie idzie za tym, abym nic nie robił. Myślę, marzę, wszak to materiał do przyszłej pracy. To prawda, z powagą odpowiedziała. Wiem o tym dobrze, ale jestem tak żywa. Czy chcesz zostać zupełnie samotny? W takim razie odejdę. Może uległością jej ujęty uprzejmie przemówił. Owszem, miło mi zawsze, gdy blisko mnie jesteś. Twarz i nawet ręce jego pocałunkami osypała ale wnet zerwała się z miejsca. — Dobrze, mój Boże, jak to dobrze! Wezmę sobie książkę i cichutko tam w kątku sobie posiedzę. Kiedy już będziesz miał czas, razem może poczytamy, a po obiedzie na przechadzkę pójdziemy. Znowu razem! La, 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 la! Piękny jej głos napełnił pracownię radosną, krótką gamą. Z mozaikowatej płyty stolika wzięła małą książkę i na palcach szła z nią ku kanapce, w przeciwległym rogu pokoju stojącej, gdy nagle usłyszała głos Zygmunta. — Tien, tię Clotilde, pokaż mi tę książkę, którą trzymasz. Co to? — Trzeci to myseta — z trochą zdziwienia odpowiedziała. — Skąd on się wziął tutaj? — książkę z rąk żony biorąc badał dalej. Jakim sposobem mogłem nie spostrzec go na stole? Młoda kobieta chmurnie na męża popatrzała. Twarz mu ożywiła się dziwnie nagle, a oczy przygasłe w przódy błyskały. — Książkę tę... — zaczęła zwolna. — Odwieziono tu przed kilku dniami skorczyna. Wzięłam ją sama od posłańca i tu położyłam. — Musiałeś ją pożyczać stryjence pannie Teresie czy. Po ozdobny Tomik rękę wyciągnął. Daj mi to, a sama do czytania weź co innego, wszak ci to wszystko jedno. Zupełnie wszystko jedno, odpowiedziała i podjąwszy tomik Leopardiego, który Zygmunt na posadzkę upuścił, usiadła z nim w przeciwległym rogu pokoju. Wesołość jej, szczęście jednym serdecznym słowem męża obudzone znikły bez śladu. Domyśliła się, komu w korczynie pożyczona była ta książka. Karty tej książki Zygmunt przerzucał teraz niecierpliwie, prawie gorączkowo, na nich i pomiędzy nimi czegoś szukając. Ta, której poezję te przesłał pragnąc przez nie wspomnienia jej obudzić i uczucia wskrzesić, odesłała mu je przy pierwszej zapewne sposobności bez słowa odpowiedzi na list, który towarzyszył książce. Może jednak pomiędzy jej stronicami znajdzie jaką kartkę, albo na stronicach jaki wiersz, wyraz przez podkreślenie w znak porozumienia zamieniony, szukał, nie znajdował nic ale w zamian Justyna jak żywa stanęła mu przed wyobraźnią i dreszcz uczutego wrażenia przebiegł po ciele. Wtem, w przeciwległym rogu pokoju głos kobiecy, trochę ostry i szyderski przemówił. — Czy słyszałaś o tym, Zygmuncie, że panna Orzelska wkrótce zapewne za mąż wyjdzie? Prędkim ruchem twarz ku mówiącej zwrócił. — Za kogo? — rzucił krótko. — Za pana Różyca. Odpowiedziała. Zygmunt w pół leżącą postawę na siedzącą zmienił. Quelle idée? – zawołał. Różyc nie ożeni się z nią nigdy. Owszem, sucho i ostro twierdziła młoda kobieta. Podobała mu się od razu i coraz więcej się podoba. Ela de la chance. Set set, set, Rien de tu. Pani Kirłowa, która ma wielki wpływ na kuzyna. Nad skojarzeniem tego małżeństwa pracuje, i od pana Kirły słyszałam, że zdecydowanie się na nie pana Różyca jest tylko kwestią czasu. Z krzywym trochę uśmiechem Zygmunt powtórzył: Impossible! Co? Ona, ten model na silną dianę? Miałaby wyjść za tego młodego starca? Niedbale śmiejąc się chodzić zaczął po pracowni. Ale oczy miał chmurne i błyskające pod ściągającymi się brwiami. Klotylda wodziła za nim wzrokiem i tym samym, co w przódy suchym, ostrym, ironicznym głosem mówiła, w nieskończoność mówiła o nadzwyczajnym, cudownym szczęściu, jakim takie zamążpójście byłoby dla takiej panny Ożelskiej, Bo czymże ona była? Córką opasłego, idiotycznego ojca. Rezydentką siedzącą na łasce krewnych, prostą, zupełnie prostą dziewczyną bez układu, wdzięku, dowcipu i jakiegokolwiek talentu. Gra nieźle, ale jak po francusku mówić zacznie, to aż uszy bolą. In są sans naissance et sans distinction, in rien Nie wiadomo nawet, co Różyc zrobi, gdy się z nią ożeni i jak ją w świecie będzie mógł pokazać. Chyba przede wszystkim na pensję, jaką ją odda. Model na dianę. Zapewne zdrowa jest i silna, jakby była przebraną chłopką, ale ręce ma wiecznie opalone, jakby nigdy w życiu rękawiczek nie nosiła. Czy malarze wyobrażają Dianę w postaci rezydentki z opalonymi rękami? Pierś młodej kobiety szybko podnosiła się i opadała, gdy z drobnych jej ust sypały się te wszystkie złośliwe i obelżywe słowa. Roziskrzonymi oczami nie przestawała ani na chwilę wodzić za mężem, który przechadzając się ciągle, zdawał się nie widzieć jej ani słyszeć. Pociągnął taśmą dzwonka i lokajowi, który zjawił się natychmiast, rzucił w zwykły sobie sposób krótki rozkaz: konie zaprzęgać! Lokaj zniknął za drzwiami, Klotylda porwała się z kanapki. Jedziesz! z żalem zawołała. Ironia i złośliwość, które wrzały w niej przed chwilą, znikły bez śladu. Czuła już tylko, że mąż jej odjedzie i cały jej plan dnia szczęśliwie z nim spędzonego piechnie. Muszę! obojętnie odpowiedział Zygmunt. Dokąd? zapytała znowu i ramionami objąć go próbowała. Ale on twarzą zwracając się ku oknu, po paru sekundach milczenia odpowiedział. — Do Korczyna! — zbladła i znieruchomiała. — Zygmusiu! — głos jej był teraz cichy i zdławiony. — tu ręfon”. Ty tam nie pojedziesz, Zygmusiu! Szybko zwrócił się ku niej i z głębokim zdziwieniem zapytał. — Dlaczego? <laughs> — Dlatego! Zaczęła. Dlatego! I nie dokończyła. Strwożyła się, czy też ogarnął ją wstyd. Dawno nie odwiedzałem stryja i mam do niego interes. Czy chciałabyś, abym zerwał stosunki z moim stryjem? O nie, nie! Z wybuchem zawołała. Niech Bóg broni, abym wnosiła niezgodę do rodziny, w którą weszłam. Czegóż więc sobie życzysz? Bladła i rumieniła się na przemian. Nie mogła, nie chciała być zupełnie szczera. Duma i skromność usta jej zamykały. Wreszcie z płaczem prawie wybuchnęła: Więc przynajmniej weź mnie z sobą. I to jest niepodobne, perswadował. Wiesz dobrze o słabym zdrowiu i dziwactwach stryjenki. Częstych wizyt składać jej nie wypada. To prawda, szepnęła, mnąc i rozdzierając w palcach cieniutką chusteczkę. Najmniej baczne oko spostrzec by musiało, że bardzo cierpiała. Jaki ty masz do stryja interes, zegmusiu? Zapytała jeszcze, a niespokojne jej oczy tonęły w twarzy męża z takim natężeniem, jakby za cenę życia wyczytać z niej chciała prawdę. Uśmiechnął się. Zmuszasz mnie do mówienia ci o rzeczach niezajmujących. Poradzić się chce stryja co do zmian, Jakie zaprowadzić należy przy zamienianiu gospodarstwa ekstensywnego na intensywne znowu zamknął jej usta, że nic odpowiedzieć nie umiała. Po krótkim więc wahaniu zarzuciła mu tylko ręce na szyję i lgnąc do niego całym swym lekkim, zgrabnym ciałem, z błaganiem szeptała: Dziś tam nie jedź, o mój jedyny, tylko dziś. Proszę, proszę. Zygmunt łagodnie uwolnił się z jej objęcia. Pocałował ją w czoło, dłonią parę razy po włosach jej powiódł i z tabureta biorąc kapelusz wymówił. Do widzenia. Ne, de rezonepa, ma maminion. Za kilka godzin przecież powrócę. Wyszedł z pracowni. U podjazdu turkotały już koła powozu. Klotylda stała chwilę po środku pracowni z obwisłymi na suknie rękami. Z przygryzioną wargą, bez kropli zda się krwi w twarzy, i po kilku dopiero minutach za głowę się pochwyciła, do niej pojechał! zawołała. Z szybkością strzały przebiegła parę salonów i do pokoju matki męża, wbiegając, wybuchnęła płaczem. Pani Andrzejowa siedziała na tym samym, co przed kilku godzinami, fotelu, ale nie nad robotą pochylona. Na kolanach jej leżała rozłożona książka, a u kolan na niskim stołeczku siedziało kilkoletnie dziecko. Dziewczynka w grubej spódniczce i perkalowej chustce na głowie. Jednym z zajęć, którym wdowa po Andrzeju Korczyńskim oddawała się od lat dwudziestu kilku, było uczenie wiejskich dzieci. W obszernym dworze i wsiach najbliższych pełno było dorosłych już teraz ludzi, którzy w dzieciństwie swoim codziennie przez czas jakiś wchodzili do jej pięknego pokoju i dłużej lub krócej u kolan jej przesiadywali. Stępować ku nim, Mieszać życie swoje z ich życiem ani mogła, ani chciała. Przechodziło to jej siły i od dawna już przekonała siebie, że obowiązkiem nie było. Ale te dzieci czysto, na te przynajmniej chwilę ubrane, czasem ładne, często dobre, nie raziły wcale jej smaku i przyzwyczajeń. Pracując zaś nad nimi myślała, że spełnia zakon miłości bliźniego. Nade wszystko zaś, że łączy się z Andrzejem w tym. Co było jego najukochańszą ideą. Myśl o tej niewidzialnej łączni, którą przez pracę wytwarzała pomiędzy nim a sobą, sprawiała jej przejmującą, mistyczną rozkosz. Od dawna nieobecny i niepowrotny nie przestawał on być dla niej natchnieniem i celem. Kiedy drzwi otworzyły się ze stukiem i śliczna kobieta w różowej sukni z nadaremnie tłumionym płaczem do pani Andrzejowej przypadła, dziewczynka cichutko wysunęła się z pokoju. Po raz pierwszy Klotylda powierzała matce męża swoje obawy i żale, ratunku i rady od niej wzywając, a po części za los swój odpowiedzialną czyniąc. Tę odpowiedzialność pani Andrzejowa czuła i uznawała sama. Ona to na wezwanie Zygmunta pośpieszyła w strony zamieszkiwane przez rodziców Klotyldy. I wahających się nieco skłoniła do powierzenia jej synowi siedemnastoletniego, pięknego, utalentowanego dziecka. Urodzenie, stosunki rodzinne, posak, same nawet muzykalne zdolności starannie rozwijane i które w przyszłości wzrastać jeszcze mogły, zapowiadały klotyldzie przyszłość świetną. Miałażby ona teraz z winy jej syna być nieszczęśliwa? Wina jego ciężko spadała i na serce jej, i na sumienie. Wiedziała aż nadto, że skargi młodej kobiety były słuszne, rozumiała wybornie, że cierpienie jej było dotkliwe i niezasłużone. Drżała na myśl, czym stać się mogło to dziecko zbytku i pieszczot, gdyby miłość jego dla męża, jedyna na jaką zdobyć się mogło, nieodwzajemniona, zdeptana, zagasła na swoim i więcej niż na swoim, bo na syna swojego sumieniu czuła odpowiedzialność nie tylko już za szczęście, ale i za duszę tej niewinnej dotąd i kochającej istoty ludzkiej. W samej sobie nosząc wierność niezłomną, syna po prostu zrozumieć nie mogła. Przed dwoma laty przecież widziała go zakochanym w Klotyldzie. Jednak o wystygnięciu tego uczucia wiedziała z większą jeszcze pewnością niż sama Klotylda. Przed dwoma miesiącami odprawiła jedną ze swych służących, którą Zygmunt nazywał modelem do Fryny, i w której towarzystwie parę razy spostrzegła go była w parku. A teraz te wycieczki do Korczyna? Kochał, żeby on naprawdę Justynę. A miłość dla Clotilde była, byłażby w nim tylko omyłką zmysłów czy wyobraźni? Ależ gdyby ją kochał prawdziwie i silnie, byłby ją pojął za żonę. Ona małżeństwa tego nie chciała sprzeciwiała się mu to prawda, przymusu jednak na jego wolę gdyby ją był stanowczo objawił, nie wywierałaby nigdy. Sam wahał się, namyślał, chciał i nie chciał, na koniec odjechał i zdawało się, że o wszystkim. Co go z Justyną wiązało zapomniał. Teraz jednak znowu, co to wszystko znaczyło? Czule, macierzyńsko obejmowała synową, głowę jej do piersi tuliła i z łagodnym spokojem pocieszała ją wszystkim, czym mogła. O jej obawach i cierpieniach poważnie z Zygmuntem pomówić przyrzekała, a na dnie duszy snuła rozpaczliwe myśli i pytania. Kiedy młoda kobieta, której uczynione zwierzenia, a także pieszczoty i obietnice matki ulgę przyniosły, blada i spłakana, ale już znowu uśmiechająca się do życia, wyszła do ogrodu, aby ulubione kwiaty swe obejrzeć, pani Andrzejowa powstała i poruszyła stojący na stole dzwonek. Dokąd pan Zygmunt pojechał? Zapytała zjawiającego się we drzwiach lokaja. Miała jeszcze trochę nadziei, że pojechał nie do Korczyna. A usłyszawszy odpowiedź, która jej te nadzieje odbierała, po chwilowym milczeniu rzekła jeszcze: Kiedy powróci, powiedz, że proszę, aby zaraz przyszedł do mnie. Po odejściu służącego długo sama jedna stała po środku pokoju z rękami splecionymi i opartymi o stół, pełen dzienników i książek. Na blade jej policzki wystąpiły plamy ognistych rumieńców. Wrzała w niej burza zgrozy i niezmiernego żalu. Zbyt wiele w samotności rozważała i myślała, aby miłość i nawet namiętność wzrok jej utrzymać mogły w wiecznej ślepocie. To zaś, co niezupełnie jeszcze dokładnie ale już spostrzegała, było grubą ciemnością zachodzącą na najdroższe ideały i wszystkie pociechy i chluby. 2. W ostatnich dniach lipca. Kiedy część zboża jeszcze nie zdjęta stała na korczyńskich polach, Witold i Justyna postępowali drogą z Buchatyrowicz do Korczyna Wiodącą. Szli prędko i rozmawiali żywo, tak żywo i z takim zajęciem, że aż na policzki młodej panny wybiły się gorące rumieńce, a oczy jej zazwyczaj trochę chmurne, jaśniały radością. Nie zatrzymując się i nawet kroku nie zwalniając do młodego krewnego rękę wyciągnęła. Dziękuję ci, widziu z całego serca, dziękuję. Z niezwykłym sobie wylaniem mówiła. Wszystko, co mi powiedziałeś, przejęło mnie głęboko. Od jakiegoś czasu te same myśli przechodziły mi przez głowę, tylko ich tak wyraźnie układać nie umiałam. Nie jestem widzisz ani uczona, ani pod żadnym względem wyjątkowa. Sama jednak nie wiem dlaczego dostrzegłam już w życiu wiele rzeczy marnych i trochę ważnych. Z wesołym uśmiechem dodała. Nudziłam się okropnie i może z nudy wymyślałam sobie to wszystko, o czym ty daleko lepiej i więcej wiesz ode mnie. Spojrzał na nią z boku i filuternie. A teraz nie nudzisz się? zapytał. Przecząco wstrząsnęła głową. Nie, od jakiegoś czasu nie. Chociaż przyznam ci się, że jeszcze dobrze nie rozumiem. Urwała. Czego jeszcze nie rozumiesz dobrze? Po chwilowym wahaniu się odpowiedziała z cicha. Tego, co czuję i tego, co myślę. Brak przygotowania, zauważył. Ale, dodał wesoło, wyjaśni się to zapewne, bo i do prawdy. Dlaczegoż byś nie miała pójść nową drogą? Zarumieniła się jeszcze ogniściej i z żywością szepnęła. Nie wiem, nie wiem. Może to tylko złudzenie. Lękam się. Czego? Ciekawie zapytał Witold. Ale ona spłonioną twarz ku polu zwróciła i, może pod wpływem zakłopotania, jakie jej ta rozmowa sprawiała, silnie ściskała w dłoni sporą wiązankę tylko co znacie zerwanych floksów, pośród których tkwiła ogromna czerwona Georginia. Wcale nie wytworny bukiet, patrząc na kwiaty uśmiechnął się Witold. Rzecz jest jednak godna uwagi, jak ci ludzie kochają się w kwiatach. Nawet ta prozaiczna Elżusia, która na dwa tygodnie przed ślubem liczy sztuki bydła narzeczonego i myśli o wekslach, które wyda jej ojciec, mnóstwo ich w ojcowskiej zagrodzie hoduje. Nagle, zwracając się ku towarzyszce, zapytał: Czy doprawdy będziesz na tym weselu? Naturalnie! Z żywością zawołała. Dróżką Elżusi? Naturalnie. A tworzącym dla ciebie parę dróżbantem będzie pan Kazimierz Jaśmont, którego cyfry na cieniutkiej chusteczce wyhaftujesz i tę chusteczkę ofiarujesz mu w zamian podanych ci przez niego bukietów mirtowych. Tak? Umiesz to zapewne na pamięć, jak i wiele innych rzeczy, których ponauczałaś się w czasach ostatnich. Czy wiesz o tym, że wczoraj, kiedy panna Teresa, łzawiąc się z czułości, opowiadała ci radość swoją i mamy z przypuszczalnego Twojego małżeństwa z Panem Różycem, śmiejąc się, odpowiedziałaś, bo to wy wiecie jedno, a ja drugie? Gdybym wtedy na ciebie nie patrzał, myślałbym, że to stara starzyńska mówi: Prościejesz, Justysiu, widocznie prościejesz! Śmiał się głośno, wesoło i patrzał na Justynę bardzo przyjaźnie. Nagle zagadnął, czy to prawda, co pani fabianowa-bohatyrowiczowa Ennugierzaut mówiła, że już nauczyłaś się rządzić wcale dobrze? Justyna uśmiechając się pokazała mu obie ręce ze stwardniałymi trochę dłońmi i kilku szramami od ostrza sierpa pochodzącymi. Przez cały prawie tydzień po kilka godzin dziennie żyłam. Praca to ciężka, mniej przecież ciężka niż. niż co? Z błyskiem oczu dokończyła. Niż wieczne gryzienie siebie popielcową myślą, prochem jesteś z dodatkiem, zanim jeszcze w proch się rozsypałaś. Brawo, masz słuszność! Są na świecie ludzie, którzy od takich myśli naprawdę z rozpaczy w proch rozsypać się mogą, i ty widać do nich należysz. Po chwili z powagą zapytał. Czy nie przechodzi to sił twoich? Kształtną i silną kibić swą prostując odpowiedziała. Czy wyglądam na istotę, co ma taką postać, jakby do nieba miała się wnet dostać? Oboje parsknęli głośnym śmiechem, który przez kilka sekund wturował ogromnemu, ogłuszającemu ćwierkaniu świerszczy w przydrożnych trawach. Znajdowali się w tej chwili tuż za stodołą korczyńską. Która ze starymi już ścianami, lecz murowanymi słupami i starannie utrzymywanym dachem zdrowo i silnie wyglądała. Trzeba wiedzieć, zaczął Witold, że ojciec utrzymuje korczyn w dziwnej całości i porządku. Pracuje też prawdziwie jak wół, tylko że wół takich kłopotów i niepokojów nigdy nie ma. Dobrze, że mu dziś trochę dopomóc mogłem, bo kiedyśmy się w okolicy spotkali, wracałem właśnie z pola. Gdzie mię do robotników był posłał, biedny, kochany ojciec! W tej samej prawie chwili stanął jak wryty i z nagle ściągniętymi brwiami słuchać zaczął. Z drugiej strony stodoły, na folwarcznym dziedzińcu rozlegał się głośny, gruby, rozgniewany krzyk Benedykta. Słów tego krzyku nie można tu było rozróżnić, ale czuć w nim było groźby i obelgi. Witold rękę podniósł do czoła. Jak mnie to boli, Boże, jak mnie to zawsze boli. Krokiem przyspieszonym zaczął iść dalej o towarzyszce swej zupełnie zapominając. Słońce zaszło już przed kwadransem i tylko nad zaniemeńskim borem pozostawiło szeroki pas jaskrawy, który dachy i szczyty drzew korczyńskiego dworu oblewał do pożogi podobnym czerwonym światłem. Tam, gdzie dziedziniec folwarczny szeroko otwierał się na niemen, pomiędzy jednym z czworaków a stajnią na tle czerwonych zarzecznych obłoków, postać pana Benedykta rysowała się na kształt czarnej sylwetki wysokiej, ciężkiej, wąsatej, której rysy znikały w oddaleniu, ale ramiona dokonywały gwałtownych gestów i długie wąsy szamotały się u piersi. Naprzeciw tej sylwetki stała druga. Również na tle czerwonych obłoków czarna, ale znacznie niższa z krępymi kształtami i głową, która jeżąc się rozczochraną czupryną lękliwie wtulała się w ramiona. Pośrodku znajdowało się jakieś narzędzie rolnicze zaprzężone we dwa konie, melancholijnie ku trawie dziedzińca łby pochylające. U drzwi czworaka i wrót stajni stały gromadki ludzi w milczeniu i nieruchomości krzyków pana domu, słuchając. Witold szybko przebywając dziedziniec, kierował się ku dwom czarnym sylwetkom, przez narzędzie rolnicze i parę nieruchomych koni rozdzielonym. Stając od pośpiechu, z jakim szedł trochę zdyszany, zapytał: Co to ojcze? Nie było już na nim ani śladu wesołości i szczęśliwego młodzieńczego uniesienia, z jakim przed chwilą z Justyną rozmawiał. Ale pan benedykt na wyraz twarzy syna wcale nie zwrócił uwagi. Rozpaczliwym gestem wskazując mu stojącego o dwa kroki parobka, głośniej jeszcze niż przedtem wybuchnął: — Skaranie Boże, nieszczęście! Zguba prawdziwa z osłami i łajdakami tymi! Żniwiarkę mi zepsuł! Kilka dni z nią po polu pojeździł i już zepsuł! A czy ty wiesz, gałganie, że ta żniwiarka więcej kosztuje niż ty cały wart jesteś? Czy ty wiesz, że ja dobrze musiałem sobie głowy nałamać, nim zdobyłem się na jej kupienie? Ale co to was obchodzi, że komuś szkodę zrobicie? Czy wy macie serce albo sumienie, osły, łajdaki, gałgany? Mój ojcze spróbował przerwać Witold. Ale Benedykt, jakby właśnie próbę tę chciał udaremnić, więcej jeszcze głos podniósł. — Czy ty myślisz — wciąż do parobka się zwracał — że ja ci to daruję? Żniwiarkę do naprawy pośle, ale co za nią w mieście zapłacę, to ci z pensji wytrącę. Na te słowa chłop krępy, w siermiędze ubrany, po raz pierwszy kudłatą głowę z ramion wysunął i mrukliwie przemówił. Nie wytrącajcie, panoczku, bo z czegoż ja z dziećmi żyć będę? Z głodu nie zdechniesz, krzyknął Benedykt. Ordynarię masz, dach nad głową masz, krowę nawet trzymać wam pozwalam. A gdybyś zresztą i ziemię miał gryźć, wytrącę. Jak Boga kocham, wytrącę, żebyś nauczył się łajdaku własność cudą szanować. Mój ojcze... Głośniej niż przedtem przemówił znowu Witold i wyprostował się z nadrzniwiarki, której zepsucie bacznie i prędko obejrzał. Mój ojcze, ja się na tym znam trochę. W przeszłym roku tam, gdzie lato spędziłem, żniwiarki psuły się często, a ja przypatrywałem się, jak je naprawiano. Te można będzie naprawić w domu z małym kosztem i prędko. Ja sam się tym zajmę. Maksymowi nie trzeba będzie nic z pensji wytrącać. Zwrócił się do parobka, który czapkę mnąc w rękach z nogi na nogę przestępował. Wzdychał i coś niewyraźnie mruczał. Słuchaj, Maksymie, czy ty rozumiesz, jak ta żniwiarka jest zrobiona i jakim sposobem rządzić może? Pewno nie rozumiesz i dlatego ją zepsułeś, że nie rozumiesz. Oto popatrz i posłuchaj, ja ci to zaraz pokażę i wytłumaczę. Łagodnie, powoli, wyrażeń chłopu zrozumiałych dobierając, z łatwością zdradzającą wielkie oznajomienie się z ludem, witold mówił przez dobry kwadrans, składowe części narzędzia i połączenia ich żywymi gestami pokazywał. Parobek w postawie pokornej i ociężałej słuchał zrazu leniwie i tylko z przymusu, ale po paru minutach pochylił się i na żniwiarkę. To znowu namówiącego, spoglądać, zaczął z ożywieniem i ciekawością. Kiwał przy tym głową w znak zdziwienia lub zrozumienia, z cicha pomrukiwał, wskazywanych mu części żniwiarki grubymi i węzłowatymi palcami dotykał. No, widzisz. Prostując się, kończył student. Nic tu takiego mądrego nie ma i tylko w obchodzeniu się z tą maszyną trochę trzeba ostrożności i uwagi. Jutro obydwa wstaniemy o świcie, maszynę do Kowala zawieziemy, a w jaką godzinę po wschodzie słońca będziesz już mógł w pole z nią wyjechać. Straty nie będzie żadnej ani nam, ani tobie. Ostatnie słowa widocznym zadowoleniem okryły ciemną, gęsto obrosłą twarz chłopa. Schylił się i z głośnym cmoknięciem, całując ręka w surduta Witolda, z uśmiechem i głośno przemówił. Dziękuję, paniczu. Daj Boże zdrowie po czym lejce z ziemi podniósł i cmoknął na konie, które żniwiarkę kustajni pociągnęły. Benedykt od chwili wmieszania się syna w scenę pomiędzy nim a parobkiem zachodzącą stał nachmurzony i silniej wąsa w dół pociągał. Po oddaleniu się chłopa wzrok podniósł na syna. Dałeś mi lekcję obchodzenia się z ludźmi. Teraz widać takie czasy przyszły, że jaja kury uczą. Dziwię się tylko, że od tylu lat nad książką ślęcząc umiesz tak biegle i w sposób odpowiedni z chłopami rozmawiać. Jeżeli ci się to nie podoba, mój ojcze, żywo odrzucił Witold, samemu sobie chciej winę przypisać. Kiedy dzieckiem pod twoim okiem rosłem i kiedy następnie ze szkół do domu przyjeżdżałem, nie wzbraniałeś mi przestawania z wiejską ludnością. Zwracając się ku domowi, benedykt sarknął. Na siebie samego bicz kręciłem. Według Idyli, która w twojej dziecinnej głowie powstała, sądzisz teraz ojca. Idyla! popędliwie zawołał Witold. Upewniam cię, mój ojcze, że patrzę na rzeczy bardzo trzeźwo i że na razie szczytem moich marzeń jest to, aby ludzie nie obchodzili się z ludźmi jak z bezmyślnymi bydlętami. Gorzej, jak z kamieniami chyba. Bo przecież są na świecie takie dziwaczne usposobienia, które i dla bydląt wyrozumiałość i litość mają. Benedykt zaśmiał się z lekceważeniem. Kiedy już sam poturbujesz się dobrze nad gospodarstwem i interesami, będziesz wiedział, jakie różnice zachodzą pomiędzy teorią a praktyką, rzeczywistością a sielanką. Witold wpadł mu w mowę. Jeżeli kiedy, mój ojcze, przekonany zostanę, że teorie moje z praktyką w żaden sposób pogodzone być nie mogą, w łeb sobie strzelę, ale od teorii nie odstąpię za nic. Benedykt stanął jak wryty i popatrzył na syna takim wzrokiem, jakby go ujrzał nad brzegiem przepaści. Po chwili przecież uśmiechnął się. Dziecko jesteś. Każdemu zdaje się za młodu, że jeżeli gwiazdy z nieba nie zdejmie w łeb sobie palnie, a potem i przy świetle śmierdzącej łojówki żyje. Albo, zaprzeczył Witold, za swoją gwiazdę i aby smrodu łojówek nie czuć, łeb sobie roztrzaskać daje. Ty, mój ojcze, znasz z bliska takie przykłady. Nie znam, nie wiem i nic wiedzieć nie chcę, sarknął Benedykt. Stryj Andrzej, drżącymi trochę usty zaczął Witold. Ale Benedykt znowu jak wryty stanął. Cicho, stłumionym szeptem zawołał. Szybko i z trwogą rozejrzał się dokoła, lecz w pobliżu nie było nikogo. Na usta Witolda wybiegł uśmiech bolesnej ironii. Nie lękaj się, ojcze, zwolna wymówił. Nikt nie usłyszał, że ze czcią imię twojego brata wspomniałem. Ciemny rumieniec od siwiejących gęstych włosów aż po kołnierz koszuli okrył twarz Benedykta. Zmieszał się więcej jeszcze niż wtedy, kiedy Witold pokorną jego względem wierzyciela uniżoność zauważył. Złagodniał też i w bramie ogrodzenia, które dziedziniec folwarczny z dworskim rozdzielało, mówić zaczął. Każdy za młodu ma swoje marzenia i teorie, którym później praktyka kurty kroi. Ubem muru nie przebijesz a tych ludzi, gdybyś im miodem smarował, będą oni zawsze leniwi, niedbali i nieżyczliwi. Cóż, dopiero kiedy się ich pieprzem karmi, uśmiechnął się Witold. A kto ich tam do diabła chce pieprzem karmić? Z odradzającym się rozjątrzeniem rzucił Benedykt. Naprzód, zaczął Witold. Aż nadto nasypało się im do garnków z przeszłości, a potem stanął. I twarzą, zwracając się ku folwarcznemu dziedzińcowi, na czworaki wskazał: Wszak nie myślisz pewnie, ojcze, że ludzkie energie i uczucia rozwijać się mogą w tych okopconych i przeludnionych izbach. Mówiłeś przed chwilą, mój ojcze, że dach nad głową mają i ordynarie biorą, w dodatku trzydzieści rubli na rok, które zmniejszają się przy każdej szkodzie uczynionej przez nieoświeconą i niezgrabną rękę. Istotnie jest to byt mogący wzniecać i rozwijać gorliwość, dbałość, życzliwość. A więc, wybuchając przerwał Benedykt, wynajdź sposoby na budowanie dla nich pałaców i żywienie ich pasztetami, bo ja i sam ani pałacu sobie nie wystawiłem, ani pasztetów nie jadam. Tak krawiec kraje jak materii staje, kiedy sam z kredką w ręku zaczniesz kroić, przymierzać, łatać i koniec do końca tak ciągnąć, aby je związać, że ci czasem aż ciężkie poty na skórę wystąpią wtedy przekonasz się co to jest praktyka i w ogólności co to jest w naszych warunkach życie oj życie roziskrzonymi oczami spojrzał na syna chciałbym trochę ciszej dokończył chciałbym bardzo abyś po ukończeniu nauk do domu wracając mnie już tu nie znalazł abym już wtedy był tam gdzie to tamto gdzie sobie dawno poszedł, to tamto Andrzej. I mnie byłoby lepiej i tobie. Mój ojcze! Przerażonym głosem przerwać chciał Witold, ale benedykt przerwać sobie nie dał. Tak, kończył. Najpewniej byłoby lepiej, bo gdybyś miał do mnie przywiązanie. Wątpisz o nim, ojcze? Wątpię, ale ponieważ tego nie ma, nie ma, no to gdyby stary grad ustąpił. Mógłbyś samowładnie w korczynie rządzić i chłopów za pasterzy przebrawszy, razem z nimi położyć się nad strumykiem i w dudkę gwizdać. Słowa te wymówiwszy, koniec wąsa do ust włożył i z pochylonym karkiem ciężko, prędko, szerokimi krokami ku domowi poszedł. Witold w bramie ogrodzenia stał jak skamieniały. Tak był wzruszony, że ramię mu drżało, gdy rękę do czoła podnosił. Po kilku dopiero minutach z cierpiącą i bledszą niż zwykle twarzą młody człowiek wszedł do sali jadalnej oświetlonej lampą palącą się nad stołem do wieczerzy nakrytym i dokoła którego dość liczne grono osób już zasiadało. Z wyjątkiem Kirły, który od kilku godzin bawił w korczynie i po wieczerzy miał odjechać, było to tylko towarzystwo domowe. Ale, co się zdarzało nieczęsto. Pani Emilia, dość zdrowa, w ładnym letnim szlafroczku, przyszła dziś do stołu. Obok niej umieściła się Teresa z lewą ręką, w której czuła reumatyczne bóle, na białej chusteczce u szyi związanej, zawieszoną. U końca stołu Orzelski, błogo uśmiechnięty, dla lepszego przyjrzenia się ustawionym na stole półmiską, srebrne swe włosy pod światło lampy wysuwał. Przy nim Wyprostowana z ładną żółtawą twarzyczką siedziała Leonia. Kirło zaś ze śnieżystym i wykrochmalonym przodem koszuli, z przymilonym uśmiechem na kościstej twarzy, z rąk pana domu przyjąwszy kieliszek wódki, umieścił się naprzeciw Justyny z takim pośpiechem, jakby się lękał, aby go ktokolwiek w zajęciu tego punktu przy stole nie uprzedził. Od jakiegoś czasu okazywał on Justynie uprzejmość z nadskakiwaniem graniczącą, ani ku niej żartobliwej i lekceważącej galanterii, ani ku jej ojcu wesołych drwiny nie zwracając. Teraz naprzeciw niej siedząc nie tylko poruszenia, ale i spojrzenia jej śledzić się zdawał. Przy tym z serwetą na szyi zawiązaną i całą pierś mu okrywającą, zajadając ze smakiem kotlety, Nieustanną, prawie rozmową, zajmować usiłował niezbyt ożywione towarzystwo. Mówił o różycu. W ogólności, mówił o tym krewnym swojej żony tak często i z takim zadowoleniem, że można by go było posądzić o szczycenie się tym pokrewieństwem. Zresztą sam nie taił tego, że się nim szczycił. Tym razem przecież mówił o nim nie tylko dla chwalenia się, ale i w innym jeszcze celu. Zaręczam Państwu. Mówił, że gdyby mu żyłę przeciąć, popłynęłaby z niej tak krew błękitna, jak na przykład, jak na przykład niemeńska woda w pogodę. Teresa zachichotała. Ej, doprawdy, pan zawsze żartuje. Kto kiedy widział błękitną krew? Tak się mówi, moja tereniu, o dobrych, starych rodach. Łagodnie wytłumaczyła pani Emilia. Benedykt zamruczał. Doskonałe porównanie bo czy tam ta krew błękitna, czy nie błękitna? Ale że wody w niej wiele, to pewno. Witold ze spuszczonymi powiekami dotąd siedzący i nie dotykający wcale jedzenia, wzrok na ojca podniósł i w twarz jego nad talerzem pochyloną, surową, pomarszczoną, długo popatrzał. Zawsze to jednak, panie dobrodzieju, ciągnął Kirło, rzecz przyjemna, przyjemna. Z takiego jak Teofil rodu pochodzić. Wprawdzie tytułu żadnego nie ma, ani książę, ani hrabia, ale takie szlachectwo jak jego równa się hrabiostwu, a może i jakiemu kiepskiemu księstwu, a jaka parantela, fiu-fiu, z najpiękniejszymi familiami. Panie dobrodzieju mój, rodzona ciotka za księciem. Ku Justynie błyszczącymi oczkami spojrzał. A spostrzegłszy, że potrzebowała soli, z pośpiechem i przymileniem ku niej ją posunął. Potem omletu z konfiturami z półmiska nabierając, mówił znowu: Poczciwy ten Teofilek. Dwadzieścia dwa lata miał, kiedy mu ojciec umarł. Matka żyje jeszcze i w Rzymie na dewocji siedzi. Bardzo zacna matrona. A on dwadzieścia dwa lata miał, kiedy stracił ojca i w sukcesji wziął fortunę malutką, maluteńką. Ni mniej, ni więcej, tylko panie dobrodzieju, coś tak około miliona rubli, około jednego, jednego sobie milionka rubli. O Jezu, jęknęła Teresa. Orzelski językiem mlasnął. Caca fortunka, caca, żeby to te mieć, choć dziesiątą część tego. Aha, pewno, podchwycił Kirła żeby to te ha, dziesiątą część, tak ze sto tysiączków, ale pan omleciku jeszcze nie brał, służę panu. Ze słabym zaledwie odcieniem dawnej żartobliwości ojcu Justyny półmisek podał. Teraz zaś, ciągnął, w trzydziestym pierwszym roku życia swego Teoś posiada już tylko trzysta tysięcy, bo Wołowszczyzna... Lekko licząc i na najniższą cenę ziemi warta jeszcze pewnie trzysta tysięcy. Przez osiem czy dziewięć lat stracił więc chłopak sześćset tysięcy. Malutkie sobie sześćset tysiączków przez osiem czy dziewięć lat stracił, ha? Jak się to państwu podoba? Zuch chłopak, co? I zaśmiał się dobrodusznie, serdecznie, a triumfującym i uszczęśliwionym wzrokiem po obecnych wodził. Kolosalność cyfr wymienianych zachwycała i niejako w dumę wbijała posiadacza malutkiej olszynki. Śmiech uspokoiwszy i z miną smakosza sącząc z kieliszka tanie francuskie wino, które na korczyńskim stole zjawiało się tylko przy gościach, opowiadał o sposobach, w jakich owe sześćset tysięcy przez Teofilka straconymi zostały. Powtarzał pogłoski i opowiadania, które krążyły po okolicy od przybycia do niej Różyca, które mieszkańców tych stron ciężkim życiem, mniej lub więcej steranych, wzdumienie wprawiały, Sodome, Babilon i inne tym podobne miejsca nieprawości im przypominając. Łatwiej byłoby wyliczyć to, czego o Różycu nie mówiono, niż to, co mówiono, a co teraz Kirło z werwą okraszoną do wcipami i dwuznacznikami, ze szczególnym i widocznym lubowaniem się powtarzał. Wille w okolicach Wiednia i Florencji, apartamenty przy paryskich bulwarach, gry w ruletę i sztosa, głośne przygody z najgłośniejszymi przedstawicielkami półświadka, w dziennikach aż opisywane zakłady i pojedynki. Ile w tym wszystkim mieściło się prawdy, a ile przesady trudno zgadnąć, najpewniej przesady było niemało, ale i prawdy wiele. Siedzące przy stole korczyńskim osoby niektóre z opowiadanych szczegółów już znały, Innych słuchały z rozmaitymi wyrazami twarzy. Z wyjątkiem przecież Benedykta, który schylał się jeszcze nad talerzem, i Witolda, który wciąż blady i smutny powiek prawie nie podnosił, wszystkie spojrzenia nieustannie zwracały się na Justynę. Kirło spostrzegłszy, że ku karawce rękę ona wyciąga z pośpieszną lecz i pełną uszanowania galanterią do szklanki jej wody nalał o czym o wartości i piękności Wołowszczyzny mówić zaczął. Pałacyk szyk, zaniedbany teraz co prawda, ale gdyby go odrestaurować, urządzić, byłaby rezydencja pańska, rozkoszna. Końce palców swoich pocałował, a Orzelski, który niegdyś przez Wołowszczyznę przejeżdżał i Pałacyk widział, ustami pełnymi omletu cmoknął. — Ca, ca, Pałacyk, ca, ca. Palcem w powietrzu wykręcać zaczął. Wieżeczki, balkony, wykrętasy. Tylko że z drogi patrząc, zdaje się, że zaraz to runie. Nie runie. Pałacyk nie runie. Wyrestauruje się od świeży, urządzi, gdy tylko właściciel tego zechce, a zechce wtedy, gdy zrobi projekt ożenienia się. Ale co grunt to, że wołowszczyzna posiada osiem folwarków ze śliczną glebą. A w tych folwarkach jak u pana boga w spiżarni, wszystkiego pełno. Lasy, stawy, ogrody, pachty, młyny, dwie gorzelnie. Dawniej fabryka czegoś tam była i przynosiła dużo, a choć upadła, znowu powstać może i dużo przynosić. Wszystko tam, co prawda, podupadło i zrujnowało się, ale podniesione i wyrestaurowane być może, gdy tylko Teofilek zechce a zechce najpewniej wtedy, kiedy się ożeni. Żoneczka rozumna i energiczna do gospodarstwa go zachęci i pieszczotami, rozumkiem, taktem swawolnego ptaszka w gniazdku zatrzyma. Tak mówił Kirło i w pół żartobliwie, w pół z rzetelną admiracją na Justynę patrzał. Filuternie i uniżenie przymilone jego rysy zdawały się do niej przemawiać. Uwielbienia godną jesteś już przez to, Żeś wzrok jego zwrócić na siebie potrafiła, a gdy to wielkie, cudowne szczęście, które ci prorokuje, posiędziesz, bądź na uniżonego sługę swojego łaskawą. I wszyscy zresztą, oprócz Benedykta i Witolda, na Justynę spoglądali. A w spojrzeniach i uśmiechach pani Emilii, Teresy, nawet niedorosłej Leoni, którą opowiadania Kirły zaciekawiły i ożywiły, wyraźnie malowały się wykrzykniki. Dziwne, nadspodziewane szczęście, cud prawdziwy nad biedną dziewczyną przez opatrzność okazany. Pani Emilia myśli te nawet słowami wyraziła. Prawdziwy zaszczyt sprawi pan Różyc kobiecie, którą za żonę wziąć zechce. Taki ród, majątek. Ach, i takie serce! Przebiła jej mowę Teresa. A pałacyk, ach mamciu pałacyk, to najmilsze ze wszystkiego. Na krześle podskakując, wykrzyknęła Leonia, która przed niewielu dniami tak gorąco a nadaremnie błagała ojca o posągi i nowe meble do Korczyńskiego salonu. Justyna przez cały ciąg wieczerzy milczała. Nie mogła jawnie odpierać ani przyjmować spadających na nią spojrzeń, uśmiechów, półsłówek, bo nie były jawnie ku niej zwracane. Rzadko podnosiła oczy. Ale ile razy je podniosła, przebiegał w nich błysk obrazy. Wargi jej, jak dojrzała wiśnia pełne i purpurowe, przybierały chwilami wyraz dumny i wzgardliwy. Nie wiedzieć, dlaczego to, co innym wydawało się pochlebne i zaszczytne, ją drażniło i obrażało. Wszyscy wprawdzie wiedzieli o tym, że najwybitniejszą cechą jej charakteru była duma, ale właśnie dumna kobieta. Powinna była być świetnym zwycięstwem na wpół już odniesionym i otwierającą się przed nią perspektywą czuć się pochlebiona i uszczęśliwiona. Benedykt, który swoim zwyczajem jadł wiele i długo, a raz w rozmowę słowo rzuciwszy więcej się już nie odzywał, rozumiał dobrze, iż wszystko, o czym przy stole mówiono, odnosiło się do Justyny. Kiedy po raz pierwszy usłyszał, był od żony pełne zdumienia i zachwycenia opowiadanie, o prawdopodobnych względem Justyny zamiarach Różyca i o staraniach w celu urzeczywistnienia się ich przez kirłową czynionych zdziwił się także i trochę ucieszył daj boże wymówił daj boże dla biednej dziewczyny świetna to partia i niespodziewana istotnie niespodziewana ale później niewiele myślał o tym krewnej i wychowanicy swej dobrego pójścia życząc czynnie doń dopomagać czasu ani ochoty nie miał. W przód jeszcze nieraz przychodziło mu na myśl, że gdyby Justyna za mąż wychodziła, musiałby jej oddać zlokowane na Korczynie a do niej należące pięć tysięcy, co by mu nowych kłopotów przysporzyło. Teraz, przy tej wieczerzy, przyszło mu na myśl, że jeśli wyjdzie ona za różyca, kłopot ten oszczędzony mu zostanie. Bo dziedzic Wołowszczyzny natychmiastowego wchodzenia w posiadanie tej sumki potrzebować nie będzie. Więcej o tym nie myślał wcale, tylko widać opowiadania Kirły, a szczególniej brzmiący w nich ton bałwochwalczej dla bogactwa i użycia chwalby, zirytował go nieco. Kirło zresztą irytował go zawsze. Podniósłszy więc twarz z nad talerza i wąsy serwetą otarłszy, jakby do wstawania od stołu obie ręce o stół opierając, przemówił. Wszystko to bardzo piękne i ja panu Różycowi ubliżać nie chcę. Młody jest i poprawić się może, bo jak słyszałem i sam spostrzegłem, rozsądek i dobre serce ma. Ale abym przeszłość jego pochwalał, to nie. Taką fortunę stracić na karty i metresy rzecz niegodna. Tak tylko łajdaki robią. Benedykcie, z cicha jęknęła pani Emilia. A tak, nie zwracając oczu na żonę, energicznie potwierdził. Przy tym tak już nic a nic nie robić, jak ci panowie, to także, powiem prawdę, świństwo. Człowiek, który na świecie jedząc chleb nie pracuje, czy tam w nim błękitna krew płynie, czy popielata, czy czerwona, jest darmo zjadem i niczym więcej. Jeżeli zaś jeszcze i na marcypanach pasie się, a nawzajem dla świata, który mu marcypany daje, palcem nawet pokiwać nie chce, no to już go mam za. Wtem przypomniał coś sobie, pomiarkował się i trochę miększym głosem dokończył. Ale ja tego nie mówię do pana Różyca, nikomu ubliżać nie chcę. Może on jest i najlepszym człowiekiem, tylko te wielkie bogactwa, które takie frukta rodzą, te. Te to tamto? Chciał widocznie połknąć wyrazy, które wydzierały mu się z gardła, ale nie dokonał tego. Ręką machnął i dokończył. Te wielkie fortuny niech by wszyscy diabli wzięli. Krzesło ze stukiem odsunął i od stołu wstał. Obok niego, ciche jak westchnienia, rozległy się jęki. Benedykcie, ja nie mogę, o mój Boże, ja nie mogę wyrazów takich słuchać. Ja. Takich zdań! O takim człowieku nie mogę! Ja! Pani Emilia usiłowała podnieść się z krzesła, ale nie mogła. W gardle ją dławić zaczęło, nogi chwiały się pod nią. A toż co? Ze zdziwieniem zapytał Benedykt. Co ci się stało? Ale już Kirło z troskliwością i współczuciem przeskakiwał do pani domu, ramię jej podając, a z drugiej podtrzymywała ją Teresa. Tak we troje przeszli całą długość jadalnej sali. Benedykt zaś jak wryty wzrokiem za nimi prowadził. W imię ojca i syna, a cóż ja jej złego zrobiłem? Znowu zachoruje, czy co? Ale w tej chwili giętkie dłonie obie ręce jego ujęły i przylgnęły do nich gorące usta. Mój ojcze, z cicha wymówił Witold, pocałuj mnie proszę. Coś dziwnie pocieszonego i roztkliwionego mignęło w ponurych źrenicach pana Benedykta. Jednak surowo brwi zmarszczył. Cóż, może za to żem w twoją dudkę zagrał o tym panku, mówiąc, raczysz mi winy moje przebaczać? Witold w dłoniach swoich ręce jego trzymając, powtórzył: Pocałuj mnie, mój ojcze. Na bladawym, smutnie przed nim pochylonym czole syna złożył pocałunek szorstki ale długi. Uśmiech niewesoły jednak gorzki raczej pod długim wąsem mu przebiegł. Gorącą masz głowę, zauważył. Ale tej krótkiej, dwuznacznej uwagi Witold może i nie dosłyszał. Ze słowami, które ojciec jego u końca wieczerzy wymówił i z pocałunkiem ojcowskim wróciła mu cała żywość i wesołość. Pochwycił w pół która do kredensowej szafy kompot i resztę wina chowała, i kilka razy obrócił ją w kółko, potem przy wtórze śmiechu, łajania i kaszlania starej panny przyskoczył do stojącej u okna Justyny. Wiesz, Justynko? Pięścią jednej ręki o dłoń drugiej uderzając, prędko i z błyskającymi oczami mówił: Ten kirło to pasożyt, pieczeniarz, błazen, czciciel złotego cielca, hipopotaurus, mastodont, przedpotopowe zwierzę. Gdybym mógł, to bym takich ludzi jedną ręką brał tak za włosy, a drugą za gardło i traf. Karki bym im skręcał. Justyna parsknęła śmiechem. Ha, <śmiech> zrób to naprzód z kurczęciem, zawołała, a wtedy uwierzę, że mógłbyś zrobić z Kirłą. Jak ojca kocham, srożył się jeszcze student. Bo to widzi, że za kała świata, gdyby nie tacy jak on. Świat by już był daleko, daleko, a nam o to przecież idzie. Ty nie masz może pojęcia, jak nam o to idzie. O ideę, o ludzką wolność, godność. W ogień bym za to wskoczył, rodzonego ojca mógłbym się wy... Wstrzymał się, nie domówił, trochę ochłudł. Nagle w twarz kuzynki przenikliwie spojrzał. Czy ty, Justynko, za to dziurawe sito pójdziesz? Zaśmiała się znowu. Masz taki sposób pytania, widziu. Wiesz dobrze, o kim mówię, no za tego weli nowego człowieka, jeżeli oświadczy się o ciebie pójdziesz? Wzruszyła ramionami. Mój drogi, zwolna odpowiedziała. Czyżbym mogła odrzucać od siebie tak wielkie, niespodziewane cudowne szczęście, taki zaszczyt i łaskę? Sam pomyśl, czyżbym mogła? Zdawało mu się, że w jej głosie dosłyszał tłumiony śmiech, ale twarz miała poważną, surową i niezwyczajnie błyszczące oczy. Rękom rzucił. At, rzekł, niczego z kobietami pewnym być nie można. Zdaje się, że rozsądna, a może i pstroma w głowie, czy ja wiem? Na buszmanki was wychowują, to i wszystko na świecie gotowe jesteście zrobić, byleby was ładnie ufarbowano. Ale tymczasem, nim wielką panią zostaniesz na wesele Elżusi pójdziesz, wiesz? Marynia tam także będzie, już ja to u pani Kirłowej uproszę, byleby tylko pod opieką cioci Marty, którą także podejmuje się namówić. W tej chwili drobne jakieś ręce ramię jego objęły i prawie dziecinny głos tuż przy nim zawołał: Widziu, i mnie weźcie na te wesele. Już mnie o nim Zofia tyle nagadała. Ona krewna pana młodego i zaproszona. Tańczyć będą i ja chcę potańczyć. Z największą ochotą zawołał Witold. Choć raz zobaczysz w Korczynie coś więcej nad dom i ogród. Nie żartuj, widziu krzywiąc ładne, blade usta, skarżyła się dziewczynka. Mnie tak nudno, nudno ciągle umamy w pokoju siedzieć albo po tych alejach w ogrodzie chodzić. Patrzcie, sarknął młody człowiek. Od ziemi ledwie odrosła, a już nudzi się. Czy nie zaczynasz już i na nerwy chorować, moja ty przyszła buszmanko? Dziewczynka skarżyła się dalej. A pewno, głowa mnie boli często, wiesz, Widziu, Wolę już być na pensji, bo tam chodź rozmaitości więcej. Całe moje szczęście, że dla cioci Marty pantofle wyszyłam. Tu niedokrwistość zdradzająca żółtawa jej twarzyczka rozjaśniła się uśmiechem prawdziwie dziecinnej radości. Śliczne pantofle, zawołała. Jutro je cioci oddam. To dopiero będzie rada, rada. Klasnęła w dłonie, podskoczyła. Brata wpół objęła i znowu żałosnym głosem prosić zaczęła. Weź mnie, widziu, na te wesele. Potańczyć chce się. Zofia mówi, że tam wesoło będzie. Taką ładną suknię już sobie przygotowuje. Witold zamyślił się. Mamy o pozwolenie, poprosić trzeba. Poproś błagał podlotek. Czemu sama nie chcesz? Dziewczynka ruchem przestrachu ręce splotła. Lękam się, nie mogę. Jeszcze się zmartwi i zachoruje. Mama zawsze choruje jak tylko co się jej nie podoba. Tobie łatwiej, ty rozumniejszy. W godzinę potem Marta z strzaskiem otwierając drzwi do pokoju swego wpadła i zobaczywszy znajdującą się tam Justynę, wołać zaczęła. Awantury, słowo honoru arabskie awantury, na wesele iść z nimi. Przymila się, obejmuje, całuje, prosi Idź, ciotko, z nami do bohaterowiczów na wesele. Idź, idź. I śmiech, i złość. Co ten chłopiec wymyślił sobie? Stare kości po weselach ciągać. Wieczny śmiech. A co ja na tym weselu robić będę? Na co ja tam potrzebna? Fuj, zgiń, maro, przepadnij. A to przyczepski z tego widzia. Ugh, nie mogę. Jak huragan od łóżka do szafy, to znów od szafy do łóżka biegała. I trudno było zgadnąć, czy rozgniewana była lub rozśmieszona, bo śmiała się łajała, rękami machała. Justyna przy świetle lampy u otwartego okna stojącej, szyciem zajęta, przyjazny wzrok na starszą towarzyszkę swoją podniosła. Bo też ciocia pójdzie z nami na to wesele? Z filuterną przekorą rzekła. Wieczny śmiech, krzyknęła stara panna. Po co ja tam mam iść? Na co? Dlaczego? Naprzód dlatego, że ciocia Witoldowi niczego by odmówić nie potrafiła, a potem dlatego, że są to przecież dawni znajomi cioci. Jak słup po środku pokoju stanęła, czarne jej oczy zapłonęły zrazu jak żużle, a potem zmąciły się wielkim zmieszaniem. Ciszej daleko niż w przód zamruczała. Dawni znajomi to prawda i dobrzy niegdyś znajomi, ale kiedy to było? I krótko to było. A teraz po co? Czy po to, ażeby ludzi straszyć? Jak upiór z tamtego świata przed oczami ich stanąć? Dawni znajomi, ale czy poznaliby mnie teraz? Czy ja bym ich poznała? Wieczny smutek. Nagle uciszona, przygarbiona trochę naprzeciw Justyny po drugiej stronie stołu usiadła i w twarz towarzyszki wlepiając spojrzenie rozgorzałe i razem dziwnie jakby wstydliwe zagadnęła. Jakże to było? Skąd się to wzięło? Czego dziś córka Fabiana tu przylatywała i gdzie biegałyście razem, jak podsmalone? Czy i Witold tam był? Wieczne dziwy. Czy myślicie przerobić się na chłopów? Było to tak. Dziś Dużo jeszcze przed zachodem słońca, gdy Justyna po parogodzinnym wturowaniu na fortepianie ojcu do pokoju tego przyszła i w nadchodzący wieczór jak w pustą jamę patrzała, czym go zapełnić nie wiedząc, w otwierających się drzwiach, zasapana trochę od szybkiego biegu, w swojej odświętnej, bordowej sukni stanęła Elżusia. Stanęła, krępą figurkę wyprostowała, zadarty nosek podniosła i zagadała – czy tu przyjmują, czy nie przyjmują. Jeżeli przyjmują, to dobry wieczór, a jeżeli nie przyjmują, to bywajcie zdrowi. Bardzo słusznie. Przyszłam panienkę na świeży miód zaprosić. Na krześle podanym jej przez Justynę siadając, trzepała dalej. Ten gamuła julek sprzeczał się ze mną, że nie będę miała śmiałości iść do dworu i z radą wystąpił, żebym koło oficyny szła i w kuchni spytała się, czy do panienki można. Ale ja nie taka. Czy ja pies, żeby koło kuchni chodzić? Bardzo słusznie poszłam sobie prostą drogą przez ganek do sieni, aż tu nie wiem, gdzie iść, na prawo czy na lewo. Na szczęście do sieni weszła panna Marta taka sroga, ale ona nie zlękła się jej wcale, bo i czegóż lękać by się miała? Nie przyszła przecież kraść i nie jest psem, aby ją można było wypędzać. Bardzo słusznie. A gdyby i samego pana Korczyńskiego spotkała, nie zlękłaby się również, choć on jest arystokrat. Ale on sobie, a ona sobie. U ojca rodzonego mieszka, cudzego chleba nie je i nikt nad nią żadnego postrachu ani pośmiewiska wywierać nie ma prawa. Jednego tylko Boga lęka się, po Bogu ojca. A więcej to już chyba takiego człowieka na świecie nie ma, którego by ona lękać się mogła. Ciekawie rozejrzała się po ścianach i sprzętach pokoju. A nic osobliwego, zauważyła. W naszej świetlicy może jeszcze i piękniej. Na dole to prawda, że pokoje piękne, ale nie nadmier. Chyba o, że podłogi błyszczą jak szkło i to jest bardzo ładnie. Ale dziw wielki, że u króla żonka piękna. Bardzo słusznie. Prawdę powiedziawszy i pod sekretem, ojciec kazał jej iść do dworu i spróbować, czy też panna Justyna do chaty ich przyjść zechce. Idź i niby to na miód zaproś. Bardzo słusznie. Kto wspólnie z nami pracował, niech z nami zabawi się. Do naszej gorzkości spróbował, niech i słodkości pokosztuje. Ale ona wie bardzo dobrze, o co jej ojcu idzie. Zachichotała. Ojciec ambicjant taki, że już i przenieść nie może, aby w sąsiedztwie państwo bywali, a u niego nie. Powiedzieć się za nic tego przed nikim nie powie, ale już ja wiem, że jemu to smętliwie. A teraz i z tym procesem, co go z panem Korczyńskim zaprowadził, wielką alterację ma. Słyszę, w miasteczku mu powiedzieli, że adwokat apelację czy coś tam takiego nie w czas podał i że wszystko przepadnie. Może ojciec myśli, że przyjdzie z panem Korczyńskim pojednać się i orędowników u niego chce mieć. Bardzo słusznie. Ale i na tym wszystkim nie koniec. Elżusia zachichotała znowu, zarumieniła się, oczy na chwilę spuściła i wnet potem śmiało wypowiedziała. Najwięcej, że ojciec żąda oświadczyć. Że wielkim dla nas wszystkich szczęściem to będzie, jeżeli panna Justyna i pan Witold na moim weselu będą. Gdy już obie w drodze były, pomiędzy dworem i okolicą Justynie powiedziała, że narzeczony ze swatem dziś do nich przyjechali. Swatem jest pan Starzyński, Janka ojczem. Justyna tedy narzeczonego jej pozna. Młodzieńki i mileńki bardzo, a taki pokorny, że zdaje się jak baranek sposób, w jaki to mówiła, zdradzał wyraźnie, że była narzeczonym zachwycona. Jednak i o praktycznej stronie małżeństwa nie zapomniała. Podobało się jej bardzo, że Franuś Jaśmont miał dobre konie, krów aż sześć i spory kawał łąki. Gdyby to jeszcze ojciec mógł jej gotówką cały posag wypłacić, ale gdzie tam? Połowę tylko wypłaci, a na połowę weksle wyda. Na ten proces z panem korczyńskim wielkie koszta położył i teraz dla rodzonego dziecka kurczyć się musi, żeby te procesy licho wzięło. Kiedy wchodziły do zagrody Fabiana, słońce rozścielało po jej trawach złoty kobierzec, a mnóstwem tajemniczych i ruchliwych świateł napełniało gaj śliwowy, w którym sterczało kilkanaście starych ulów, brzęczały pszczoły i na zabój śpiewały szczegły. Za śliwowym gajem Łankiem dojrzałego owsa i zagonami warzywa, u których kresu i iskrzyły się krzaczyste floksy i czerwone georginie, dom ku ogrodowi bokiem, a ku małemu podwórku gankiem zwrócony, stał pod srebrnymi topolami, które na jego strzechę i jedyny komin lać się zdawały nieustanny deszcz srebrnych kropel. Wszystko to było tak prawie jak u Anzelma i Jana, jednak daleko ciaśniej i biedniej. Ule były starej konstrukcji i niepomalowane. Stodoła mniejszą i lasem chwastów dokoła obrosłą, ściany domu od starości trochę wykrzywione, strzecha miejscami od porastającego ją mchu zielona, miejscami żółtą słomą połatana. Z drzew owocowych oprócz śliwowego gaju tu i ówdzie pośród zagrody stało tylko kilka prawie zdziczałych grusz i jabłoni. Ale z ławy stojącej pod wykrzywionymi ścianami domu, z spod dwu otwartych okien o małych i mętnych szybach, na widok wchodzącego do zagrody gościa bardzo poważnie podniosła się para ludzi i bardzo ceremonialnym krokiem naprzód dążyła. Mężczyzna, dorydza ze sterczącymi wąsami i błyszczącymi oczami podobny, jedną rękę opierał na kłębie, drugą, w której wytartą czapkę trzymał, spuszczał u boku. Kobieta cienka, mizerna w krótkiej spódnicy, przedwiecznej rozwiewającej się mantyli i kornecie, Czyli białym czepcu z obfitym i sztywnym wygarnirowaniem, szła cała w takich uśmiechach i krygach, jak gdyby zaraz do ceremonialnego i dygającego menueta stanąć miała. Na ścieżce pomiędzy owsem i zagonami buraków wydeptanej, Fabian głośny pocałunek złożył na ręce Justyny, a wnet potem obie już ręce na kłębach opierając zaczął. Bardzo jestem kontenty i najuniżeniej dziękuję, że otrzymać mogłem te promocje której tak często sąsiedzi moje doświadczają, bo choć oni troszkę i bogatsi ode mnie, ale ja również sam sobie pan jestem i znacznym nie będąc, mogę być zacnym. Proszę panią dobrodziejkę naprzód postąpić. Z ukontentowaniem proszę. Fabianowa zaś usta sznurując dygała, i w wyciągającą się ku niej dłoni Justyny wsunęła rękę kościstą, do pomarańczowej prawie barwy ogorzałą, od spracowania twardą. Trochę była zakłopotana i bardzo zajęta tym, aby okazać się nie tylko przystojną, ale i dworną. Nad to, co ją otaczało nieco wyższą, za mężem powtarzała: Proszę z ukontentowaniem, proszę. I po zagonach buraków idąc stopą w gruby trzewik obutą, suche gałązki zrzucała ze ścieżki, którą szła Justyna. Śmiecie u nas, tłumaczyła się, zwyczajnie jak na małym gospodarstwie. Pani do tego nie przywykła i ja kiedyś insze życie i uzwyczajenia miałam. Giecołdówna z domu jestem, ojciec mój na takiej zagrodzie nie siedział, ale po dzierżawach chodził. Później już, kiedy Pan Bóg nie pobłogosławił, pożary i mory na bydło nawiedziły, na ekonomię zszedł. Westchnęła i chudy policzek na dłoni oparła. Jeszcze i teraz rodzonego mego brata syn Józef Giecołd dzierżawę trzyma. Może pani słyszała od korczyna niedaleko, a drugi giecołt w biurze, ale przerwał jej mąż. A ujmości wiecznie tylko giecołdy w pamięci zasadzone. W czas już by było znacznemu gościowi zarekomendować przyszłego naszego zięcia. Franuś, panie Franciszku, proszę tu do nas. Pod ścianą domu z ławy powstali znowu dwaj ludzie, z których jeden co najmniej dziwnie wyglądał. Dość wysoki, od karku do stóp jednostajną grubość mający. W zielonym jak trawa surducie, a z czerwoną, dobroduszną, śmiejącą się twarzą podobnym był do równookrzesanego krzaku z zasadzoną u wierzchu piwonią. Drugim był młodziutki, dwudziestoparoletni chłopak. Niski, szczupły. W czarnym surducie z twarzą nieładną, ogorzałą, trochę głupkowatą i bardzo łagodną. Pan Starzyński ze Starzyn, mąż dawniejszej pani Jeżowej, a to Alżusi kawaler, Franciszek Jaśmąd, zarekomendował Fabian. Elżusia, która dotąd w cichości szła za towarzystwem, za ojca wyskoczyła i zagadała. – Jezu, a toż to pan Starzyński, bardzo słusznie! a ja myślałam, że to taki wielki krzak piwoni pod naszymi oknami zakwitnął. Starzyński po surducie swoim wzrokiem powiódł i zaśmiał się najgłębszym basem, a tak serdecznie, że aż mu tłuste policzki trzęsły się i łzy do małych oczu nabiegły. A to mnie tak moja imość wystrychnęła. Śmiać się nie przestając mówił. Utkała sukno i kazała je na zielono pofarbować. Ja do niej, czy ty, babo, rozum na drodze straciła? A ona, niech jego mość mnie podziękuje, bo zielony kolor najmilszy nadzieje oznacza. Co robić, kiedy choć stara, a romansowa, wszystko równo, co człowiek wdzieje na siebie, to wdzieje, byle było co do gęby włożyć. Elżusia do ucha Justynie szepnęła. Staje się, że dobry, a taki skąpiec, że niech Pan Bóg broni. Od gęby sobie i dzieciom odejmuje, a pełną szufladę w komodzie ma asygnatek. Jednak tusza i barwa twarzy Starzyńskiego nie zdawała się świadczyć, aby miał on sobie bardzo od gęby odejmować. Przed ławą, pod ścianą domu stojącą, na niedużym zydlu stała spora misa z pięknym złotawym, tylko co z plastrów wyciekłym miodem, a przy niej leżał wielki bochen razowego chleba i szeroki nóż w kościanej oprawie. Pierwszą po przyjściu do domu czynnością Elżusi było zdjąć trzewiki. Boso teraz po trawie biegała narzeczonemu rozkazy wydając: Panie Franciszku, proszę przynieść krzesło dla panny Justyny. Chłopak w mig kuchacie się rzucił. Fabian kroił chleb, którego spód, tak jak u Anzelma, okrywały wyraźne rysunki klonowych czy lipowych liści. Przez parę minut panowało trochę kłopotliwe milczenie, przerywane tylko wykrzyknikami Elżusi, która narzeczonego posyłała to po osobną miseczkę dla Justyny, to po łyżkę. Tomu rozkazywała przepędzać psa na widok chleba zbliżającego się do zydla, musztrując go przy tym i niby wyśmiewając to, że powoli chodzi, to, że niezgrabnie przyniesione przedmioty umieszcza, a wszystko to głośno, rezolutnie, białymi zębami w uśmiechach błyskając, a imponująco zadarty nosek podnosząc. On zaś, milczący, pokorny, ze zmieszania niezgrabny, spełniał wszystkie jej rozkazy i komenderówki. A ilekroć na nią spojrzał z podziwu czy zakochania, usta otwierał i na podobieństwo słupa nie ruchomiał. Miodu jeszcze ani skosztował, tak go Elżusia ustawicznie pędzała i musztrowała. Za to wszyscy inni, po kolei, nóż w kościanej oprawie brali, miód nim na chleb kładli i kęs jego odgryzłszy, porcję na zydlu składali, powoli ze skrzyżowanymi na piersi lub opuszczonymi na kolana rękami przeżuwając. Fabianowa przewlekłym swym głosem opowiadała o pasiece, którą miał ojciec jej Giecołt, kiedy jeszcze po dzierżawach chodził. — Dzień po nocy, a noc po dniu następuje — śpiewała. — Tak ja, z dostatków takich na te małe gospodarstwo przyszłam, jak robotna pszczoła całe życie przechorowałam i od czego dobiłam się. Mruczydło z imości. Sierdzisto przerwał Fabian. Ze wszelakiej rzeczy materię do lamentu wyprowadzisz. Wiadomo, im gorsze koła, tym więcej skrzypią. Starzyński śmiał się znowu tak, aż mu łzy do oczu nabiegały. Fabian zaś nagle wzrok utkwił w ścieżce od bramy ogrodzenia przez ogród wiodącej, prostować się zaczął, z ławy wstał i rękę na kłębie oparł. Od wielkiego zadowolenia, jakie uczuł, rumiane policzki mu zadrgały i poruszyła się kępka twardych wąsów. Wesoły nam dziś dzień nastał, gromko zawołał. Drugiego już znacznego gościa Bóg nam prowadzi. Drugim tym gościem był Witold, który od kilku już minut niepostrzeżony przez nikogo, za niskim ogrodzeniem stał, gronu osób siedzących pod ścianą domu przypatrując się z daleka. Aż nieprzezwyciężoną widocznie ochotą zdjęty, ku niemu dążyć zaczął. Czarny Mars biegł za nim. Rękę gospodarzowi zagrody podając, młody Korczyński przepraszał, że psa za sobą wiedzie. Ale Fabian z uprzejmością niezmierną i z szerokimi zarówno jak i niskimi ukłonami wykrzykiwał: Nic to, nic to, z ukontentowaniem witamy! Z ukontentowaniem wspólnie z pieskiem witamy! A co to szkodzi? Kto pana kocha i jego psa głaszcze? Pies dobry lepszy niżeli zły człowiek. Łagodnego wyżła gładził istotnie. A fabianowa z ławy powstawszy, w rozwiewającej się mantyli najpiękniejsze ze swych krygów przed nowym gościem wykonywała. Ale nic ją więcej uszczęśliwić nie mogło nadto, jak gdy Witold o zdrowie jej zapytał. Upatrywała w tym naprzód okazane jej uszanowanie, a potem była to na jej młyn wyborna woda. Uśmiechając się więc od radości, żałośliwym jednak tonem mówić, zaczęła. Skrzypie! ciągle skrzypie, ale to nic skrzypiącego drzewa dłużej. My z panem dobrodziejem nie od dzisiaj znajomi. Takim malutkim jeszcze przybiegał do nas, a i potem z klas do mamy i papy przyjeżdżając czasem nawiedzał. Pan dobrodziej wie, od czego moje zdrowie na suche lasy poszło. Chorowałam, wodę na górę ciągałam. Ta krwawa woda najwięcej mnie zgubiła. Przy tym nie do tego urodziłam się. Uzwyczajenia z początku nie miałam. Bo pan dobrodziej przypomina pewno sobie, że giecołdówna jestem, tego giecołda, co po dzierżawach chodził. Brata mego syn jeszcze i teraz dzierżawy trzyma, a drugi w biurze. Taż baba, te szkoła, mruknął Fabian i mowę żonie przebijając, począł gościa o żniwa Korczyńskie rozpytywać. Starzyński, który także młodego Korczyńskiego znał od dzieciństwa, wmieszał się do rozmowy o gospodarstwie, o urodzajach i różnych glebach tej okolicy prawiąc i często rozmowę basowym, dobrodusznym, nieskończonym, zda się śmiechem przerywając. Elżusia tymczasem nieco z daleka u węgła domu narzeczonemu do ust po odrobinie miodu łyżką wkładała, a on za każdym razem czerwoną jej rękę z głośnym cmokaniem ust całował. — Niech pan Franciszek tego cmokania zaprzestanie, a po ludzku ze mną pogada — zakomenderowała. Jak maszyna posłuszne całowania zaprzestał, a w zamian szeptać ze sobą poczeli. A raczej ona szeptała. On zaś z pokornym wzrokiem wszystkiemu, co mówiła, głową potakiwał. Wtem u ogrodzenia z desek rozdzielającego zagrody Anzelma i Fabiana coś zaszaleściło. Była to Antolka, która ze szczytu ogrodzenia zsunęła się na ziemię, wywdzięczając się tym sposobem sąsiadce, Tą samą drogą nieraz do niej w odwiedziny przybywającej, tylko że gdy tamta spadała jak pulchna kluska, ta wysmukła i lekka zlatywała jak piórko. W codziennym stroju była, bo i dzień był powszedni, a tylko u Fabianostwa z powodu odwiedzin narzeczonego stał się świąteczny. Spostrzegłszy Justynę do głowy obie ręce podniosła. Oj, Bożeż mój Boże! zawołała Toż Jankowi zgryzota będzie, że dziś go w domu nie ma. Posiano na łąkę pojechał aż o dwie mile. Naiwny ten wykrzyk dziewczęcia purpurą okrył twarz Justyny, której właśnie Fabianowa opowiadała o najlepszych sposobach moczenia i suszenia lnu i o lnie mówiąc zupełnie o giecołdach zapomniała. Witold nachylił się do ucha kuzynki. Czegoś się tak zarumieniła? Z filuterną przekorą szepnął. Antolka, widokiem wielu naraz osób onieśmielona, zbliżała się powoli. O, ta nie potrafiłaby pewno rozkazywać narzeczonemu i do musztry go układać. Lękliwa była, łagodna i dziwnie delikatna w kształtach i ruchach. Ale też i ten młody mężczyzna, którego dymkowy surdut najpiękniejszą kanarkową barwą w tej chwili błysnął w bramie zagrody, pewno nikomu nad sobą przewodzić by nie pozwolił. On także jeździł posiano na łąkę którą o dwie mile stąd wspólnie z kilku sąsiadami dzierżawił, ale przed godziną już powróciwszy kanarkowy surdut przywdział i tam, gdzie go serce ciągnęło, pośpieszył. Może z drogi zobaczył ukochaną przez płot do sąsiadów skakującą, z podniesionym do góry wąsem i spiczastą brudką, w wysokich butach i zgrabnej czapeczce, szedł śmiało i szerokimi krokami. A gdy już doszedł do śliwowego gaju, za drzewo się ukrył i po całej zagrodzie rozległ się głośny, do złudzenia wiernie z natury naśladowany śpiew Słowika. Jezu, krzyknęła Antolka. Po raz to pierwszy pewno na świecie Słowicze trele młodą dziewczynę tak przestraszyły. Nie spostrzegła nadchodzącego Michała i zlękła się teraz bardzo, bo wyglądało to tak, jakby zmówili się tu przyjść jednocześnie. Ciach-ciach-ciach, la-la-la. W śliwowym gaju wyśpiewywał słowik. Starzyński brał się za boki od śmiechu, Fabianowa chichotała, Elżusia śmiała się na całe gardło, a narzeczony wiernie jej wturował. Na koniec elegant okolicy wynurzył się z gaju, a zmieszana antolka rezonem nadrabiając zawołała. – Pan Michał nie wiadomo, co dokazuje, a lepiej powiedziałby, czy Janek prędko przyjedzie? Odpowiedział, że Janek dziś na łące nocować będzie, bo wszystkiego siana jeszcze nie zebrał. Witold znowu figlarnie na ucho kuzynce szepnął. Czegoś tak posmutniała Justynko? Wesoło przed chwilą rozmawiała z dziewczętami, ale odpowiedź Michała mowę jej przecięła. Spłonęła znowu i parę minut na sapieżankę, z drugiej strony ogrodzenia szeroko gałęzie rozkładającą, z zamyśleniem popatrzała. Fabian sąsiada o Adasia zapytywał, który także z odległej, wydzierżawionej łąki siano zbierał, a według wieści Michała, tak jak i Jan, wrócić miał ledwie na zajutrz. On, Michał, najprędzej swoje skosił. Zmachał się tak, że mu i teraz jeszcze krzyż trzeszczy. Ale cóż robić? Komu pilno, temu pilno. Przy ostatnich słowach na Antolkę z ukosa spojrzał i z fantazją poprawił u szyi błękitną chustkę, którą pomimo trzeszczenia krzyża ustroić się nie zapomniał. Dokoła zydla z misą, która zamiast miodu napełniła się teraz muchami, siedzące i stojące osoby toczyły rozmowę gwarną, z której najgłośniej wybijały się narzekania na brak łąk i pastwisk. Mała to rzecz o dwie mile posiano i to, gdybyś na swoją, ale na wynajętą łąkę jeździć? Już i koniczynę sieją, i pola z zielsk wszelkich ogałacają, a zawsze srogi niedostatek cierpią, zresztą nie ta jedna bieda ich gniecie. Fabiana twarz zmarkotniała i okryła się mnóstwem zmarszczek. Powoli butę swoją tracił i ze zgryźliwością markotnie wynurzać się zaczynał. Języka, mówił, w czarce nie moczyłem i much po drodze nie ścigałem. A co z tego? Tyle tylko, żem duszę w ciele utrzymać zdołał, a chaty nawet nowej za co zbudować nie mam. Ręką ku zagrodzianzel marzucił. Tym dobrze. Więcej niż dwadzieścia morgów gruntu mają i we troje żyją, a u mnie i dwunastu morgów może nie ma, a dzieci pięcioro. Co ja z synami zrobię, jak wszyscy wyrosną, a żenić się zechcą? Dawniej w obowiązki szli i podczas dorabiali się czego. Teraz o to trudno. Dzierżawkę żeby i miał, który za co wziąć, także trudno, bo na wielkie nie wystarczy, a małych na okolutko tak jak prawie nie ma. Jednym słowem, ani tędy, ani siędy, ani ty, człowiecze, na prawo nie pójdziesz, ani na lewo. Nijakiej drogi i nijakiego przyrobku nie ma. Choć zgiń, człowiecze, choć na śmierć zapracuj się, a poprawy losu swojego nie otrzymasz. I ziemi przykupić. – odezwał się Starzyński. – Żeby kto nawet siły do kupy wziąwszy na pieniądze i wzmógł się, dla inszej przyczyny nie można. – A nie można – przytwierdził Fabian. – Ni w czym rozszerzenia i ni w czym postępowania dla nas nie ma. Zewsząd otoczyła nas rola bogaczów, a my ledwie ścieżeczką wąską przecisnąć się możemy. W elegijny ton popadł i na wzór żony, która już od dawna z twarzą na rękę opuszczoną kołysała się to w tył, to naprzód policzek na dłoń opuścił. Gorzki uśmiech przebiegł mu pod szorstkimi wąsami. O jednego syna to już i nie mam po co głowy suszyć. W soldaty za trzy miesiące pójdzie, a choć za pięć lat i powróci, to ja tymczasem bez niego chyba potem do mogiły ścieknę najstarszy i pracowity, posłuszny, choć do mnie przyrodziwszy się, gniewliwy. Drugiego mnie Pan Bóg bałwana dał, co tylko po poniemnie orać i kosić umie, a tamte dwa to jeszcze nie dostałe trawy, ledwie do pasienia koni lub bronowania zdatne. Tak wyskarżywszy się, uczuł wracającą mu dumę i zuchowatość. Głowę podniósł, chwilowego rozczulenia się zawstydził. — At! — Wykrzyknął. Szczęśliwe powodzenie robi szkodliwe ubezpieczenie. Może Pan Bóg dlatego nas, grzesznych ludzi, doświadcza i w gardło nieprzyjacielskie oddaje, abyśmy się na tym świecie nie fundowali, ale ojczyzny wiecznej szukali. Cierpliwość w niebo wwodzi, wtrącił Starzyński. Bóg mnie ubij na ciele i duszy, jeżeli nie to samo zawsze myślę, wykrzyknął Fabian. Tylko jak podczas nieścierpliwe już bóle zdejmą, to człowiekowi trzy po trzy na plecie się w gębie. Kogo Pan Bóg stworzył, tego nie umorzył i koniec i kwita. Wąsa w górę podnosząc, zakończył Michał, który bardzo poważny udział brał w rozmowie toczącej się do Zydla, a do Antolki wobec tylu osób nie zbliżył się ani razu. To zapewne na względzie mając, aby dziewczyna na ludzkie języki nie padła. Starzyński z basowym śmiechem zauważył, że Fabian Panu Bogu za starszych synów dziękować powinien. Z młodszych to nie wiadomo jeszcze co będzie, ale starsi obydwaj poczciwi i dobrze prowadzący się kawalerowie. Choć on w tej okolicy nie mieszka, ale wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi. Widocznym było, że Fabian pochwałami synom jego oddawanymi czuł się uradowany i pochlebiony, ale obojętność i nawet niezadowolenie udawał głową lekceważąco trząsł, ręką machnął i niedbale rzucił. A to osobliwa pociecha jeden kiep, drugi dureń, a obydwa błazny. Wkrótce potem, odchodzących gości z ukłonami i długimi przemówieniami na wesele córki zapraszał. Kiedy kłaniał się powielekroć i nisko, a wnet potem prostował się i dłonie na kłębach opierał, mówił o swojej ubogiej chacie i wnet dodawał, że mu o jej ubóstwo bynajmniej bo sam sobie jest panem i znacznym nie będąc, może być zacnym, kiedy z przymileniem i prawie uniżonością patrzył w twarz młodego Korczyńskiego. A przy wzmiance o procesie z jego ojcem, którą nieuważnie uczynił Michał, wąs najeżył i czoło groźnie zmarszczył, widać w nim było naturę pełną cech z sobą sprzecznych, którymi były głębokie dla wyższego w świecie stanowiska poważanie. I butna z własnej niezależności duma popędliwa gniewliwość i przebiegła filuterność, skołatanie troskami i trudami ubogiego życia, a w facecjach, przysłowiach, słowiach, przy powieściach wytryskająca jowialność. Łazarz mizerny prawił o bogaczowych pokojach wyśpiewywał stoł w stołków obficie i na ścianach obicie. W mojej chacie takoż pięknych pokojów nie ma, ani złotnych materii na ścianach. Ale mnie o to by najmniej. I przed takimi znacznymi gośćmi nie powstydzę się swego ubóstwa, jeżeli przyjdą dziewczynie mojej w dniu jej ślubu szczęścia życzyć, a za wielką promocję i osobliwą łaskę będę to sobie miał. Bo to każdy ptak podług swego nosa śpiewa, a w małym garnku barszcz tak samo w górę kipi, jak i w wielkim. Fabianowa zaś menueta tańczyła na trawach ogrodu, krygując się i dygając, przy czym o Giecołdach nie zapominała. Juzika Giecołda żonka z fachą na elżusinym weselu będzie, pan Starzyński z fatem, a panna Justyna pierwszą dróżką do pary z panem Kazimierzem Jaśmontem, którego Franuś na pierwszego dróżbanta zaprosił. W chude ręce klasnęła i z ukontentowania jakieś niby menuetowe entresza wykonała. Widać już, pan Bóg mojej Alżusi takie szczęście dał, że taką chwalebną asystę będzie miała. A Elżusia, floksy dla Justyny zrywając, narzeczonemu rozkazywała, aby najpiękniejszą Georginię zerwał. — Nie ta! — wołała. — Tamta, wielka, taka czerwona! Czy pan Franciszek ślepy, kiedy nie widzi, na co ja palcem pokazuję? Ej, pan Franciszek widać do zrywania kwiatów zdatny, jak wół do karety! Ale może za to w kochaniu zgrabniejszym się okaże, jak grzmot potoczył się śmiech Starzyńskiego. Kiedy Justyna i Witold pod blednącym wieczornym niebem przy wielkim krzyku koników polnych, przeżynanym ostrymi głosami chruścieli i melodyjnym wołaniem przepiórek do domu wracali, młodzieniec ze zwykłą sobie zapalnością zajęty losami, charakterami, obyczajami ludzi, których przed chwilą opuścił. Po raz pierwszy mówił do młodej swojej krewnej o myślach i celach, którym własną przyszłość poświęcić przyrzekał. Przed kilku miesiącami Justyna nie zrozumiałaby go może, albo obojętnie słuchałaby o tych rzeczach jak o zbyt dla niej odległych i niedostępnych, aby po nie sercem czy współudziałem sięgnąć mogła. Teraz idee z szerokiego świata, z dobrych serc i umysłowych trudów ludzkich... Z powszechnego oddechu ludzkości, ku niej przylatujące, o piersi jej biły rozpalonymi skrzydłami, a świetlistymi pasami przeżynały umysł. Wydało się jej, że to, co w drodze pomiędzy Zagrodą Fabiana a Korczyńskim Dworem mówił jej Witold, niewidzialną nicią łączy się z godziną, którą spędziła na mogile. Oderwane dotąd jej spostrzeżenia i wrażenia wiązać się zaczynały w całokształt myśli i uczuć. Nad którymi zastanawiała się długo, gdy opowiedziawszy już Marcie wszystko, o czym ta wiedzieć chciała i lampę zgasiwszy, samotna i cicha, stała w otwartym oknie na wieczór gwiaździsty, patrząc, a uchem ciekawym, może tęsknym, łowiąc ostatnie szmery otaczającego korczyn ludzkiego życia. Nazajutrz przed południem, przez wpółuchylone drzwi pokoju Marty i Justyny, zajrzała utrefiona główka Leoni. Czy ciocia tu jest? zadźwięczał głosik śmiechem nabrzmiały. Jestem, kotko, jestem, odpowiedział z pokoju głos gruby, lecz także uradowany. A co chcesz, robaczku? Może kotlecika albo pierożków z czernicami? Gotowe już, doskonałe! Dziewczynka weszła w draperiach i falbankach sukni, wyprostowana, uroczysta, z tysiącem uśmieszków na twarzyczce ładnej, roztropnej, niedokrwistej. W ręku niosła dwa kawałki kanwy włóczkowymi różami i floresami okryte. Pantofle własnej roboty kochanej cioci ofiarowuje i proszę je przyjąć tak, tak, jak ja. Miała widać coś bardzo długiego i pięknego wypowiedzieć, ale widząc twarz Marty tak drgającą, jakby ją w mnóstwo miejsc naraz komary kąsały, nie dokończyła. Tylko z podskokiem na szyję starej panny szczupłe ramiona zarzuciła i małą, ciemną, pomarszczoną, drgającą twarz pocałunkami okrywała. Rzecz była drobna, a jednak marta śmiała się i razem płakała. Dziewczynkę nad ziemią unosząc, do piersi ją przyciskając, i w nieskończoność szepcząc, wykrzykując i wykaszlując: „Kotko ty, moja robaczku, słowiczku, rybko! Przyglądała się potem pantoflom, wychwalała je do wielkiej nogi swej przymierzała z uszczęśliwieniem, które dziwne w niej sprowadzało zmiany, młodszą jakby, lżejszą, cichszą ją czyniąc. Na koniec znowu Leoni pierożki z czernicami ofiarowywała. Ale dziewczynka z lekkością metalowej turkawki na jednej nodze okręcała się dookoła pokoju, przy czym klaskała w dłonie, wołała i wyśpiewywała. Mama już wstała i kakao pije. Widzio poszedł już prosić, aby mnie pozwoliła na wesele pójść z nim, z ciocią i Justynką. Poszedł, poszedł, poszedł prosić. Wtem ze stukiem otworzyły się drzwi i ukazała się w nich młoda, wystrojona panna służąca, wołając. Pani zachorowała i panny Marty do siebie prosi. Marta piorunem ze schodów zbiegła, za nią przelękniona, zasmucona, znowu sztywna. Schodziła na dół Leonia. Przez sień szerokimi krokami przechodził Benedykt, wąsa rozpaczliwie w dół ciągnąc i spotykane osoby spiesznie zapytując, co się stało znowu zachorowała? Czy po doktora posyłać trzeba? W rogu salonu rozminął się z synem, który po środku sieni Leonie za rękę pochwycił. Buszmankę z ciebie zrobią, jak ojca kocham buszmankę. Ze wzburzeniem zawołał i w głąb domu pobiegł. W sypialni pani Emilii działy się straszne rzeczy, których przyczyną najważniejszą, ale nie jedyną, była dzisiejsza rozmowa matki z synem. Wczoraj już po wystąpieniu przy wieczerzy Benedykta położyła się do łóżka z biciem serca i duszeniem w gardle. W nocy nagabywały ją z lekka żołądkowe kurcze, które uspokajała lekarstwami i słuchaniem prawie do wschodu słońca głośnego czytania Teresy. Kiedy wszyscy w domu i dokoła domu pogrążali się już w ruch i zachody pracowitego dnia letniego, ona usnęła. Niewiele przed południem, zdrowsza nieco, chociaż od smutnych na rozpoczynający się dzień przewidywań niezupełnie wolna, w śnieżnych puchach peniuaru ułożyła się na pąsowym przezlągu, po jednej stronie mając filiżankę wzmacniającego kakao, po drugiej książkę, którą wczoraj czytać rozpoczęła i niedawno też rozpoczętą włóczkową robotę. Tuż przy niej, z ręką na chustce zawieszoną, Teresa piła kakawelo, bo kakao jej nie służyło i z opowiadaniem o śnie dzisiejszym łączyła przewidywanie bólu zębów, dla zapobieżenia któremu już użyła lekarstwa jednego, a drugie właśnie przygotowywała, gdy przez półotwarte drzwi buduaru zajrzał Witold i o pozwolenie wejścia zapytał. Pani Emilia nie tylko synowi wejść pozwoliła, ale gdy w rękę ją całował, kilka razy w czoło go pocałowała i łagodnym ruchem pociągnąwszy go ku obok stojącemu krzesłu, o złej dzisiejszej nocy i w ogóle o swoim sfatygowaniu i zdenerwowaniu powoli, z uśmiechem cierpliwym i smutnym opowiadać mu, zaczęła. Trwało to dobry kwadrans, po którym Witold prośbę z którą tu przyszedł wypowiedział. Pani Emilia najzupełniej zrazu nie zrozumiała, o co synowi jej chodziło, i była pewna, że słowa jego źle usłyszała. Gdzie? Czy je wesele? Dokąd Leonie ma jechać? Zcicha i łagodnie zapytywała. Przepraszam cię, widziu, ale tak jestem osłabiona. Z osłabienia mam szum w uszach. Kiedy na koniec dokładnie słowa syna wyrozumiała, Osłupiała zrazu od zdziwienia, a potem żądaniu jego oparła się stanowczo. Stanowczość ta była cicha, łagodna, ale niezłomna. Rzecz cała zresztą wydawała się jej tak niesłychana, że nie uważała nawet za potrzebne przyczyn oporu swego wypowiadać. Ja! Cicho i łagodnie mówiła. Na takie dziwactwa zgodzić się nie mogę. Bardzo mi smutno widził, że odmówić ci muszę. Ale matką jestem i prowadzenie Leoni jest moim świętym obowiązkiem. Kiedy złożycie mnie do mogiły, będziecie z nią postępować, jak się wam będzie podobało, ale dopóki ja żyję, moja córka nie będzie bywać w niewłaściwych dla siebie towarzystwach, psuć sobie układu i patrzeć na rzeczy, których nigdy widzieć nie powinna. Owszem, moja mamo powinna ona wszystko wiedzieć i słyszeć, aby znać ten świat, ten kraj których przecie mieszkanką i obywatelką będzie. Przerwał Witold, jak tylko mógł najcierpliwiej, po czym parę minut jeszcze, jak tylko mógł najcichszym głosem, przekonywał matkę o konieczności dania Leoni więcej fizycznego ruchu, a umysłowej wiedzy o naturze i ludziach, pośród których upływać miało przyszłe jej życie. Pomimo jednak powściągliwości, z jaką mówił, kilka jego wyrażeń boleśnie panią Emilię dotknęło. Wzięła je za aluzję do jej własnej chorowitości i bezużyteczności Zamiast więc współczucia znajdowała u syna krytykę i przyganę Jednak tego syna kochała W dzieciństwie pieściła go więcej jak córkę Hałasować tylko w bliskości swojej nie pozwalając A gdy dorósł, z lubością nieraz przypatrywała się jego wysmukłym kształtom I delikatnym rysom, które jej w rozrzewniający sposób przypominały takiego benedykta Jakim on był w młodości i jakim niestety tak prędko i bezpowrotnie być przestał. Wielki żal do tego syna, który ani kochać nawzajem, ani rozumieć jej nie mógł, wzbierał w jej piersi i łzami napełniał ciemne, piękne, cierpiące oczy. Żadne przecież słowo gniewu lub urazy z ust jej nie wyszło, z wyrazem męczennicy na los swój zrezygnowanej wszystkiego, co mówił, Witold wysłuchała. I wtedy dopiero, kiedy o niezłomności oporu matki przekonany w rękę ją na pożegnanie całował, uczuła odnawiające się i tym razem gwałtowne kurcze żołądka. W kilka minut potem wiła się po szezlongów istotnych i dojmujących męczarniach. Straszna gadzina histerii tę formę dziś przybrała, aby ją przeszyć swoim żądłem. Na nieszczęście Teresa z ręką, obezwładnioną i zębami, które od alteracji srodze się już rozbolały, pomocna jej tym razem być nie mogła. Do jednej chustki, na której wspierała ręka, dodała drugą, którą sobie twarz obwiązała i skurczywszy się w kątku pokoju, płakała nad cierpieniami przyjaciółki i swoją niemożnością przychodzenia im z pomocą. Płacz od czasu do czasu połykaniem saliceli i morfiny przerywając. Zawołano panny służącej. Okazała się jeszcze potrzeba przywołania Marty. W zachód około chorej wtrąciła się i Leonia, ale pani Emilia długo żadnej ulgi uczuć nie mogła. Przeważnie dlatego, że ciężkie stąpania i głośny oddech Marty drażniły ją i irytowały. Irytacji tej niczym nie objawiała, ale cierpienia jej uspokajały się daleko powolniej niż to bywało przy lekkim fruwaniu. I ptaszęcym szczebiocie Teresy. Daremnie Marta na palcach nóg stąpać, usiłując najciszej jak tylko mogła. Kołysała w powietrzu swoją wysoką i ciężką postać, daremnie tłumiła oddech i dławiła się powstrzymywanym kaszlem. Sam jej szept nawet gruby i świszczący drażnił nerwy chorej. Spostrzegała to wybornie, i zgryzota, którą nad tym uczuwała, oblekała jej twarz. Wyrazem dotkliwego zmartwienia. Nigdy jej dogodzić nie mogłam i nie mogę. Cichutko, jak się jej zdawało, do Teresy szepnęła i z głębokim wyrzutem samej sobie czynionym dodała. Nie wiem, słowo honoru po co żyje i chleb na tym świecie jem wieczna niedola. Jednak po lekarza posyłać potrzeba nie zaszła. Benedykt po kilku minutach w pokoju żony spędzonych do swego gabinetu wszedł i już brał za czapkę, aby udać się w pole, gdy przez drzwi otwarte w drugim pokoju zobaczył syna. Witold, zawołał, pięknieś postąpił. Zirytowałeś matkę, która teraz przez ciebie choruje. Czy do waszych teorii i idei należy także sprzeczanie się z babami i sprowadzanie im nerwowych ataków? Szło mi o siostrę. Cichszym niż zwykle głosem wymówił młody człowiek, z krzesła powoli wstając i książkę, którą przerzucał, kładąc na stole. Benedykt próg rozdzielający dwa pokoje przestąpił. Matka miała zupełną rację, zaczął. Leoni po zebraniach i weselach chłopskich ciągać nie trzeba. Nie rozumiem nawet skąd ci do głowy przyszło sielankowymi swoimi pomysłami matkę męczyć. Witold milczał, ręce w tył założył. Powieki miał spuszczone i usta szczelnie zamknięte. Czemuż nie odpowiadasz? Rzucił Benedykt, którego milczenie syna drażniło. Nie zaraz i z widoczną niechęcią syn odpowiedział. Myślałem o tym, ojcze, dlaczego mnie nigdy ani w dzieciństwie, ani kiedym dorósł, sielanek tych nie wzbraniałeś. Owszem, owszem, nieraz mnie sam zachęcałeś do nich. Facecja. Czy masz mnie za ostatniego głupca, abym miał chłopca w puchach chować i na obłokach kołysać? Ale Leonia jest dziewczyną, a co chłopcu idzie na zdrowie, dziewczynie może zaszkodzić. Ty pewno i z tym się nie zgadzasz, co? Witold milczał. W twarzy jego po raz pierwszy Benedykt spostrzegł coś na kształt zaciętości, silne postanowienie wytrwania w milczeniu zdradzającej: Cóż? Wymówił. Czy nie uważasz mnie nawet godnym rozmowy z sobą? Nie podnosząc powiek, młody człowiek odpowiedział. Pozwól mi, ojcze, milczeć i tym sposobem nie ranić ciebie i siebie. Nie ranić, powtórzył Benedykt. Masz słuszność. Nie nowych ran spodziewałem się od ciebie, ale może zagojenia tych, które. Ręką machnął. Ale, dodał, to już na świecie tak. Przeciw komu pan Bóg? Przeciw temu i wszyscy święci. Niech jeszcze i to. Porywczym ruchem czapkę na głowę włożył i wyszedł. Witold zaś stał długo na miejscu, w ziemię wpatrzony, do krwi prawie wargę sobie przygryzając, ale gdy pod gankiem tętent ten konia usłyszał, szybko do okna podszedł i nie opuścił go dopóty, dopóki odjeżdżający ojciec na drodze długim szlakiem ciągnącej się za bramą z oczu mu nie zniknął. Niespokojny, nad czymś namyślający się, z czymś wewnętrznie walczący, chodził czas jakiś po pustej sali jadalnej, aż przeszedł sień i salon, u drzwi matczynego buduaru stanął i na klamce rękę położył. Stał tak chwilę w nieśmiałej, wahającej się postawie, potem cichutko drzwi otworzył, ale zaledwie głowa jego ukazała się w przyciemnionym pokoju. Gdy nagle wszystkie, prócz pani Emilii, znajdujące się w nim osoby, obydwoma rękami ku niemu machać zaczęły. Przed chwilą właśnie chora uspokoiła się nieco i zdawać się mogło, że zadrzemała. Ujrzawszy zaglądającego do pokoju Witolda, Marta Teresa, Leonia i panna służąca, w najgłębszym milczeniu i z najwyższym przerażeniem ramionami ku niemu zamachały. Miało to znaczyć, aby co prędzej odszedł i spoczynku chorej nie przerywał. Odszedł, a w kilka minut potem widać go było z fuzją na ramieniu, z czarnym marsem i książką wyglądającą z kieszeni surduta idącego w kierunku olszynki. Nigdy jeszcze nie widywano Benedykta tak ponurym i rozjątrzonym jak tego lata, w którym na głowę spadł mu nowy majątkowy kłopot, a na serce tajemny i niespodziewany smutek. Ten smutek niemal z każdym dniem wzmagać się zdawał. Stosunki jego z synem były na pozór dobre, ale tylko na pozór. Chodzili razem po korczyńskich polach, rozmawiali o agronomicznych studiach, w których Benedykt niegdyś, a Witold teraz, żywe miał zamiłowanie. Lecz obaj czuli, że to ich zetknięcie było zupełnie zewnętrzne, że dusze ich coraz więcej oddalały się od siebie. Od tego wieczora, kiedy Benedykt w bramie folwarcznego dziedzińca rzucił synowi bolesne wyrazy, pragnienie rychłej śmierci objawiające, Witold zamknął się w niezłomnym milczeniu o wszystkim, co z najpowszedniejszymi sprawami związku nie miało. Chętnie o przedmiotach codziennych i obojętnych z ojcem rozmawiał, spiesznie pochwytywał każdą sposobność do pomożenia mu w pracy lub oddania jakiejkolwiek przysługi ale o przekonaniach swoich, o tym, co mu się podobało lub nie podobało, o własnej także przyszłości, nie mówił z nim nigdy. Ilekroć przewidywał, że wydarzyć się to może, na twarzy jego zjawiał się ten sam wyraz zaciętego postanowienia, który już raz dotkliwie rozjątrzył Benedykta. Jątrzył go zawsze i coraz bardziej. Wolałby już był otwarty, nawet zawzięte sprzeczki, niż to zamykanie się przed nim duszy której wybuchliwą otwartość znał, więc sztuczną skrytość coraz więcej raniącym go przyczynom przypisywał. Bywały dni, w których nawzajem zdawali się siebie unikać i prawie wcale nie widywali się z sobą. I inne, w których nie szukając się z pozoru spotykali się jednak na każdym kroku, na wspólne przechadzki wychodzili i długie prowadzili rozmowy. Ale w tych rozmowach każda minuta serdeczna każdy początek zwierzenia czy wylania urywały się prędko, ustępując przed tajonym ze strony jednej, a w gorzkich i porywczych słowach wybuchającym z drugiej rozdrażnieniem. Jednego z dni takich całą może godzinę rozpatrywali razem naukowe książki Witolda, z których młody człowiek czerpał tematy do opowiadania ojcu o różnych nowych pracach, na szerokim świecie, w dziedzinie agronomii dokonywanych. Do diabła. – zawołał Benedykt. – Kiedy teraz pomyślę, że i ja kiedyś tyle książek czytałem i mądrości zjadałem, oddziwić się temu nie mogę. Teraz, panie, tak odwykłem, że jak tylko co drukowanego do ręki wezmę, zaraz zadrzemię. I na przywieziony ze szkoły synowski księgozbiór, wcale nieduży, tak wystraszonymi, prawie przerażonymi oczami patrzał, że Witold zrazu parsknął wesołym śmiechem – a potem zaraz coś jakby litość czy rozrzewnienie wzrok mu napełniło. Wziął rękę ojca i do ust ją przycisnął. Benedykt namyślał się nad czymś przez chwilę. Widziu, niepewnym trochę głosem wymówił, mam do ciebie prośbę. Ty, ojcze, do mnie? Prośbę? Rozkazuj tylko. Istotnie widać było po nim, że gotów był w tej chwili rzucić się w ogień lub na skraj świata skoczyć. Długi wąs na palec motając i wzrokiem mijając twarz syna, benedykt mówić i zaczął: Za trzy tygodnie wyjedziesz z Korczyna. Trzeba przecież, abyś wizytę pożegnalną ciotce oddał. Otóż wiesz dobrze, jaki mam kłopot z tym długiem darzeckich. Gdybyś do nich pojechał o przedłużenie mi terminu lub rozłożenie wypłaty na lat, kilka ciotki poprosił, przemilił się do niej, zjednał ją sobie. Same córki tylko mając ona za synami braci przepada. A Zygmuś, kiedy siedział za granicą, ciągnął z niej ile sam chciał. Może by więc i dla ciebie teraz tę łaskę zrobiła. Wprawdzie Darzecki sam interesami rządzi, ale ona ma nad nim wpływ wielki i przy tym to człowiek próżny, który za jeden niski ukłon, za jedno pocałowanie ręki wiele uczynić może. Cóż, zrobisz to dla mnie, widziu? Ciężka chmura okryła rozjaśnioną przed chwilą twarz młodego człowieka. Milczał. Benedykt trochę podejrzliwie, a trochę wstydliwie na niego spojrzał. Cóż zrobisz to, o co cię proszę? Grubie już nieco zagadnął. Nie, mój ojcze. Boli mnie to bardzo, ale nie. Stłumionym głosem odpowiedział Witold. Dlaczego? Radzę mi przynajmniej wytłumaczyć. Pozwól mi, ojcze, milczeć. Znowu krzyknął benedykt i twarz jego od włosów do szyi zalała się szkarłatem. Chciał coś mówić, długo jednak nie mógł, aż ze stukiem krzesło, na którym siedział, odsuwając, zawołał: Dobrze, milczmy obaj. Chcesz mi być obcy? Zamykasz się przede mną, jak przed wrogiem? Dobrze, bądźże łaskaw uważać mnie od tego czasu za swego znajomego, który tym tylko różni się od wszystkich innych, że weźmiesz po nim sukcesję. Tym razem Witold bardzo blady drżał cały a z oczu sypały się mu iskry. Uczynił zrazu ruch taki, jakby miał za odchodzącym ojcem poskoczyć i z ust rzucić w zamian otrzymanej obelgi grad gorzkich wyrzutów. Ale nie uczynił tego. Było w nim coś, co nakazywało mu powściągać się i raczej wszystko znosić, niż stargać do reszty łączący go z ojcem węzeł. Upadł tylko na krzesło, w obie dłonie wziął czoło i zawołał. Okropność, okropność, porozumieć się niepodobna, błędne koło. Łatwiej zapewne porozumieć by się mogli, gdyby oba i nie byli krewcy i wybuchliwi, gdyby nade wszystko nieustanne rozjątrzenie, w którym od lat dwudziestu kilku żył ojciec, nie przeszło drogą odziedziczenia i niejako zaszczepienia w krew i nerwy syna. W krwi i nerwach obydwóch, Gorzkim warem płynęły z jednej strony przebyte, a z drugiej widziane i odczute niezmierne cierpienia. Raz jednak wkrótce po skończeniu żniw, benedykt z sąsiedniego miasteczka do domu powracający, siedział na bryczce z tak raźną i wypogodzoną miną, jakiej od dawna już nikt u niego nie widział. Zapominając nawet o gderaniu siedzącego na koźle stajennego chłopca, filuternie uśmiechał się do siebie. I co mu się niezmiernie rzadko zdarzało, zamiast w dół pociągać, w górę czasem podkręcał wąsa. Gdy na dziedziniec wjeżdżał, zobaczył odjeżdżający od ganku i nieco z boku w cieniu jaworów zatrzymujący się zgrabny koczyk, czterema pięknymi końmi założony, ze stangretem w liberii. Na ganku zaś stał tylko co tym koczykiem przybyły Zygmunt. Z parokonnej, trzęsącej, na żółto pomalowanej bryczki wyskakując, Benedykt uprzejmiej niż zazwyczaj synowca powitał. W szczęśliwy dla mnie dzień przyjechałeś, Zygmusiu. Jakbym na stokoni wsiadł, taki rad jestem. Zygmunt milcząc szedł za stryjem w głąb domu, a Benedykt, znalazłszy się już w gabinecie swoim, zdjął płaszcz płócienny, czapkę na krzesło rzucił i z kieszeni surduta list jakiś wyjął. Był to na poczcie w miasteczku otrzymany list od prawnika, któremu prowadzenie procesu z bohatyrowiczami powierzył i który uwiadamiał go, że strona przeciwna w podaniu skargi do instancji wyższej terminu uchybiła, że zatem wygrana pozostaje przy nim wraz z przyznaną mu przez pierwszą instancję sumą, koszta procesu wynagrodzić mu mającą. Listem o dłoń uderzając i szerokimi krokami po pokoju chodząc, benedykt wołał. Na swoim postawiłem i przegrali i będą jeszcze musieli tysiąc rubli mi wypłacić. Dla nich to suma ogromna, a i dla mnie także niemało znaczy, szczególnie i teraz. O podniosą, ale nie daruję, jak Boga kocham, ani grosza nie daruję. Jeżeli dobrowolnie nie oddadzą, licytować będę konie, krowy, graty i choćby poduszki zlicytuję, a swoje odbiorę. Niech nie zaczynają. I mnie przecież ten proces kosztował nie tyle wprawdzie, ale zawsze kosztował. A fatyga i zgryzoty? Czy za nic poczytywać się mają? Dla nich to dobra lekcja, a dla mnie tysiąc rubli. Fiu, fiu, nie piechotą chodzi. Prawnik zapytywał w liście, czy ma czynić starania o wyegzekwowanie z bohaterowickiej okolicy przyznanego mu przez sąd zwrotu kosztów. A jakże, naturalnie. Natychmiast musi odpisać, aby usilne, najusilniejsze starania o to czynił. Egzekwować będzie należną mu sumę, egzekwować bez żadnego na nic względu, na żadną nawet zwłokę nie pozwoli. Ściśle stosując się tylko do litery prawa, a jeżeli nie oddadzą prędko i dobrowolnie, na licytację wystawi wszystko, co mają na licytację, tak. Idź ty, Zygmusiu, na jakie półgodzinki do bab, a ja te odpowiedź zaraz napiszę. Dziś wieczorem poczta z miasteczka odchodzi. Umyślnego zaraz wysłać trzeba, ażeby nie spóźnić się. Od dobrego już dziesiątka lat do napisania każdego listu przybierał się długo i z niechęcią. Dziś przecież już przed biurkiem siedział, papier z szuflady dostawał i ręce zacierał. Widocznie przy zdarzeniach podobnych nic mu już tak jak dawniej. We środku nie płakało. Zygmunt, jak zawsze żurnalowy i trochę sztywny, z kapeluszem w ręku przez pustą salę jadalną przeszedł, ale po chwilowym wahaniu zamiast udać się do pokoju w pani Emilii, po wschodach z sieni na górę prowadzących iść zaczął. Dom ten znany mu był od dzieciństwa, a chwilowe wahanie sprawiła mu tylko myśl, że na górze mieszkała nie tylko Justyna, ale także i Marta. Przez okno przecież zobaczył starą pannę z kluczami i dziewkę folwarczną idącą ku oddalonym budynkom. Drzwi pani Emilii były jak zwykle szczelnie zamknięte, salon zupełnie pusty, z góry dochodziły dźwięki skrzypiec. Wszedł na schody. Na wąskim i w półciemnym korytarzyku oblały go falem muzyki Orzelskiego. Otworzył drzwi prowadzące do pokoju, w którym, gdy był dzieckiem i dorastającym młodzieńcem bywał dość często. Zamieszkiwała go wtedy marta, teraz wiedział dobrze, że znaleźć tam może justynę. Istotnie, na widok wchodzącego młoda panna podniosła się u otwartego okna i robota, którą w ręku trzymała, jakaś biała chustka z wyhaftowaną już jedną literą z rąk jej na stół upadła. Trochę zbladła. Potem zarumieniła się gwałtownie i zaledwie końcami palców dotykając dłoni, którą ze wzrokiem natarczywie w nią utkwionym, wyciągnął ku niej przybyły, stłumionym nieco głosem zapytała. Czemu przypisać mam kuzynie odwiedziny twoje w moim pokoju? Zamiast odpowiedzi wpatrzył się w nią jeszcze uparciej i z żartobliwą pieszczotliwością wymówił. Niegościnna, siadać mnie nawet nie prosi. Owszem, usiądź, kuzynie, proszę. Posunęła ku niemu krzesło i sama na uprzednim miejscu swoim usiadła. Obojętna z pozoru, ale ze ściągniętymi trochę brwiami i migocącym w dalekiej głębi oczu zatrwożeniem. Usiadł tak, że końcem stopy obutej w cielisty kamasz i błyszczący trzewik prawie dotykał jej sukni. W otwarte okno spojrzał. Dość malowniczy widoczek, zaczął. Znasz go od dawna, kuzynie. Obojętnie i z oczami na robotę spuszczonymi zauważyła. Obok znajdującej się już na chustce litery jednej, zaczynała właśnie haftować drugą. Przez co mam rozumieć, podjął Zygmunt, że nie potrzebuje wcale przyglądać się mu przez okno twego pokoju? Uprzejma jesteś, kuzynko. Zresztą masz w części słuszność. Nie posiadam sztuki zachwycania się widokami rodzinnej natury. Może dlatego, że silne wrażenia wywierać na mnie może to tylko, co jest nowe, oryginalne, niespodziane. Jakże można porównać taki choćby jak ten ładny widoczek, ze wspaniałymi, zachwycającymi scenami natury? Tu, z wielkim, istotnie wdziękiem słowa wytwornie i malowniczo mówić, zaczął o Renie, Dunaju, Alpach, szwajcarskich jeziorach, Adriatyckim Morzu. Może po części myślał o podbiciu ucha słuchaczki, bo głosowi swemu nadawał miękkie, muzykalne modulacje, ale widać też było, że wszystko, o czym mówił, budziło w nim kiedyś szczere zachwycenie, a teraz tęsknotę. Mówiąc nieustannie, patrzał na pochyloną nad robotą głowę Justyny. Wzrok jego przesuwał się po jej kruczym, lśniącym warkoczu, po czystych liniach śniadego czoła, po spuszczonych. I frędzlą czarnych rzęs otoczonych powiekach, aż utkwił w pąsowych pełnych zupełnie w tej chwili spokojnych ustach i spłynął z nich na kibic, której świeże i silne kształty rysowały się pod ciemnym stanikiem, a piersią poruszał oddech powolny i głęboki. Mowa jego stawała się też powolniejsza. Kilka razy zająknął się, ręką dotknął czoła, aż nagle, w połowie zdania, opowiadanie przerywając z rumieńcami wytryskującymi mu na blade policzki ciszej przemówił. Spodziewam się, że nie myślisz, kuzynko, abym tu przyszedł w celu opowiadania ci o lądach i o wodach tego świata, nie zmieniając postawy, oczy na niego podniosła. Gdy wchodziłeś, zapytywałam cię właśnie, kuzynie, o przyczynę. Przyczyna taka? Chciałem cię zapytać, czy to prawda, że pan Różyc stara się o ciebie i czy ewentualnie masz zamiar poślubić tego już teraz wszechstronnie chudego milionera? Mówił śpiesznie i głos jego był trochę świszczący. Ona ręce z robotą na kolana opuściła i głowę podniosła. Jeżeli zechcesz powiedzieć mi, kuzynie, jakim prawem zapytujesz mnie o to, wówczas na pytanie twoje odpowiem. Powściągając się, widocznie znowu zapytał. A ty sama tego prawa nie domyślasz się, czy nie uznajesz? Nie domyślam się, odpowiedziała. Pochylił się i chciał ująć jej rękę, ale ona krzesło swe cofnęła i ramiona u piersi skrzyżowała. Jest to najświętsze ze wszystkich praw na ziemi prawo miłości! zawołał. Justyna szybko z krzesła powstała i dalej jeszcze ku otwartemu oknu cofając się zawołała. Proszę cię o proszę cię, kuzynie, i stąd! Ale on tuż przed nią stanął. Nie lękaj się, Justyno, nie lękaj się niczego. Ta miłość, o której słuchać nie chcesz, jest tak czysta, wzniosła, idealna, że obrażać cię nie może. Wiem dobrze, co powiedzieć mi możesz: sam dobrowolnie utraciłem to, czego teraz wszystkimi siłami pragnę, ale przebacz, że mi chwilę słabości. Przypomnij sobie wiersz, który oboje tak lubiliśmy dawniej. Ilzą Pesie, Melessieretendą, Ilzą teme, celusand de pardon. Bądź wspaniałomyślna i zwróć mi swoje serce, swoją ufność, przyjaźń, swoją duszę. Niczego więcej nie chcę, niczego więcej nigdy od ciebie nie zażądam, tylko duszy twojej, Justyno. Przy ostatnich słowach z rozgorzałymi oczami obie już ręce jej pochwycił. Po jej twarzy przebiegły ironiczne drgnienia. Ręce swe z dłoni jego wysuwając, zapytała. Czy to dusza moja z te moje ręce, które w swoich chcesz trzymać, czy to moja dusza? Potem znowu ramiona u piersi krzyżując z podniesioną, trochę pobladłą twarzą mówić, zaczęła. Dobrze, powiem wszystko i niech się to już raz skończy. Kochałam cię, kuzynie, do tego stopnia że po latach niewidzenia i kiedy już poślubiłeś inną, jeszcze nie mogłam obojętnie słuchać twojego głosu. A przy każdym twoim zbliżeniu się do mnie czułam, że wszystko wraca, wszystko, cała przeszłość moja do mnie wraca. Boże, jak ja cierpiałam. Kiedy przyjeżdżałeś do Korczyna, nie chciałam cię widzieć i nieraz jak szalona ku brzegowi rzeki biegłam z myślą, że śmierć jest lepsza niż taka walka i taka trwoga. Justyno, Justyno. Z nowym wybuchem rzucił się ku niej Zygmunt. Ale ona rozkazującym gestem usunęła go od siebie i dalej mówiła. Taka trwoga, bo nie tyle żałowałam tego, co miałam kiedyś za najwyższe dla siebie szczęście, ile lękałam się. Ach, jak lękałam się jakiejś złej chwili, jakiejś okropnej chwili, w której bym sama, która by, która by mnie wtrąciła w ostateczne już poniżenie. Poniżyć się nie chciałam. Tak, kuzynie, chociaż byłam bardzo upokorzona, chociaż i ty, kuzynie, i inni uczyniliście wszystko, coście uczynić mogli, aby mi dać poznać moją małość, moją nicość. Ja jeszcze byłam dumna. Owszem, wtedy dopiero stałam się dumna i lękałam się tego, co mi się wydawało ostatnim, najgłębszym poniżeniem. Duma moja, kuzynie, duma moja kobieca czy ludzka, nie wiem. Odtrącała mnie wtedy od ciebie, broniła mnie od ciebie, wypędzała mnie z domu, kiedy przyjeżdżałeś. Czy wystarczyłaby ona zawsze? Może tak, może nie, ale znalazłam inną pomoc, silniejszą. Kiedy wtedy, pamiętasz, przy wielu gościach do mnie mówiłeś, Twoja żona kuzynie coś w tobie zauważyć musiała. Może jej kto o przeszłości powiedział? Patrzała na mnie, na ciebie. W oczach jej łzy stanęły. Co mi ta kobieta złego uczyniła, aby miała przeze mnie płakać? Ja nie chcę, aby ktokolwiek przeze mnie płakał. Wtedy, kuzynie, zlękłam się nie tylko już poniżenia i wstydu, ale nikczemności. Pomiędzy mną a tobą stanęły łzy, które zobaczyłam w oczach twojej żony. Pomiędzy mną a tobą stanęło moje sumienie. Mówiła to profilem do niego zwrócona i nie na niego, ale w otwarte okno patrząc. Wyznania, które czyniła, zawstydzały ją i mieszały. On z tego jej zmieszania, z samych nawet wspomnień o przebytych z jego przyczyny cierpieniach, czerpał nadzieję i śmiałość. Tuż za nią, stojąc w samo ucho prawie, pieszczotliwie i z rozmarzeniem jej szeptał: Czy podobna. Aby Justyna, moja dawna, marząca, poetyczna Justyna, przywiązywała wagę do światowych praw i przesądów albo do zabobonnych skrupułów? Łzy Klotyldy? Ależ upewniam cię, że komem uszczęśliwić ją potrafię. Sumienie? Rzecz względna. Inna dla natur niewolniczych i poziomych, a inna dla wyższych i niepodległych. Najświętszym prawem na ziemi jest miłość. Najwyższą cnotą brać i dawać szczęście. Chciała mu przerwać, ale on, roznamiętniony i nadziei zwycięstwa nie tracącym mówił, a raczej szeptał dalej. Jestem bardzo nieszczęśliwy. Zdaje mi się, że wszystko we mnie zamarło. Nie mam żadnego bodźca do życia. Nie mogę tworzyć. Ty jedna możesz mnie wskrzesić i przywrócić szczęściu, życiu, sztuce. Opuść ten dom, zamieszkaj w osowcach, ja tam teraz jestem Panem. Moja matka wszystko dla mnie uczyni. Klotylda jest dzieckiem, które uszczęśliwić można cackami, a oślepić drobną monetą czułości. Będziemy żyć razem, nierozłączni, nie lękaj się, nigdy nie obrażaj, nie poniżę cię niczym. Będziesz tylko moją muzą, moim natchnieniem, towarzyszką i siostrą mojej samotnej duszy. Co świat podejrzliwy i brudny mniemać będzie o tym, że u boku mego staniesz, cóż nas to obchodzi? Nas, którzy przebywać będziemy w krainie ideałów, wyżsi i czystsi od świata? Tchu mu zabrakło. Z roziskrzonym wzrokiem i wilgotnym czołem chciał w oczy jej spojrzeć i już kibici jej dotknął ramieniem. Ale ona gibkim i oburzonym ruchem cofnęła się o parę kroków. I z twarzą tak prawie białą, jak leżąca na stole chustka, przez kurczowo zaciśnięte zęby wymówiła: On, ona i trzecia! Zupełnie jak we francuskich romansach, których kiedyś tak wiele czytywaliśmy razem. Nagle z wybuchającym uniesieniem zawołała: Za kogo mnie masz, kuzynie? O czym mówiłeś? Ależ ty chyba sam tego nie rozumiesz! Jak to! Kogoś niewinnego, kogoś, co nam nic złego nie wyrządził, krzywdzić w tym, co jest jego szczęściem, honorem, może życiem. Co dzień, co godzinę, co chwilę kłamać i oszukiwać, wiecznie chodzić w masce, czując pod nią trąd i plamy. Boże. I ty mi takie życie ofiarowywać, śmiałeś? Jakim prawem? Co ja ci złego zrobiłam? Jak śmiałeś? O, jakież to szczęście, że ja Cię już nie kocham. Ale nie! Gdybym cię i kochała jeszcze, gdybym cię jeszcze tak jak dawniej kochała, przestałabym w tej chwili z gniewu, z obrazy, z ochydy. Teraz, gdy drżała i miała w dłoni leżącą na stole chustkę, gdy piersi jej podnosiła się szybko, a oczy, w których jednocześnie przebiegały błyskawice i łzy, wśród bladej twarzy świeciły jak czarne diamenty, Poznać można było, że nieróżaną wodę by najmniej w żyłach swych miała, ale krew gorącą, popędliwą, dumną. Nigdy tak piękną nie wydała się Zygmuntowi. Z zachwyceniem z rządzą, ale zarazem i z urazą na nią patrzał. Myślałem, że miłość wszystko obmywa i uświęca, zaczął. Ale ona mu przerwała. Zmień nazwę, kuzynie, proszę cię, zmień nazwę. To nie jest miłość, ale... Zawahała się chwilę, zawstydzenie czoło jej rumieńcem oblało, prędko jednak dalej mówić zaczęła. To jest romans, pełno go we francuskich książkach, pełno go i w życiu. O znam go, znam go od dawna. Był on przekleństwem mego dzieciństwa, kiedy zabijał mi matkę, a dla ojca szacunek odbierał. Spostrzegałam go i potem między ludźmi, a wszędzie, zawsze zaczynał się od od gwiazd, a kończył się w błocie. Och, muzy, siostrzane dusze, czyste uczucia, krainy ideałów. Boże, ile słów, ile pięknych, poetycznych słów. Czy wy używając ich kłamiecie, czy nimi oszukujecie samych siebie? Może i tak bywa, ale ta poezja jest tylko wstępem do wielkiej, wielkiej prozy. Powiedziałeś, że miłość uniewinnia i uświęca wszystko. Być może, ale nie taka, co kryje się pod ziemią i wstydzi się samej siebie. Powiedziałeś, że prawa miłości są najświętszymi ze wszystkich praw świata. O, tak, ale o jakiej miłości ty, wykształcony mężczyzna i artysta, mówiąc to, myślałeś? Nie o tej, nie, najpewniej nie o tej, której świtanie od niedawna ja uczułam w sobie. Idź na mogiłę ojca, kuzynie, idź na mogiłę ojca! Kochaj to, co kochał twój ojciec! Nagle urwała. Do ostatka widać nie chciała myśli swych wypowiadać. Zygmunt stał przed nią z pochyloną twarzą i zaciśniętymi zębami. Filozofka syknął. Rezonuje, waży, rozważa, rozróżnia. Nie, odpowiedziała. O filozofii dokładnego wyobrażenia nawet nie mam. A za zdolność do rezonowania i rozróżniania pozorów z prawdą, tobie kuzynie obowiązana jestem. Ze zdumieniem i niedowierzaniem patrzał na nią. Ależ to być nie może, abyś ty, Justyno, tak ognista niegdyś, poetyczna, zrobiła się nagle taka zimna, przesądna, pozioma. Nie, ty chcesz przemocą stłumić uczucia swoje. Dumna jesteś i przed samą sobą chcesz odegrać rolę bohaterki. Wzruszyła ramionami. Powiedziałaś, że mamy oboje natury wzniosłe i niepodległe. Proszę cię, kuzynie, abyś zdanie swoje o mnie zmienił. Upewniam cię, że jestem kobietą zupełnie zwykłą i podległą zupełnie zwykłej uczciwości. Oto wszystko. Wszystko i nic mi więcej nie powiesz? Nic. Nic? Owszem, śpiesznie odrzekła. Konieczne jest nawet, abym ci powiedziała stanowczo i raz na zawsze, że z uczuć, które miałam kiedyś dla ciebie, nie pozostało we mnie nic wcale, prócz prostej zresztą życzliwości, którą mam dla wszystkich na świecie ludzi i że przedmiotem moich myśli i marzeń jest coś czy ktoś, może zarazem coś i ktoś z tobą żadnego związku nie mający. Zapewne pan Różyc i leburit jego milionów? wtrącił Zygmunt. Być może, odpowiedziała. Zmieszany, obrażony, rozczarowany, a jednak przez chwilę jeszcze ciekawego wzroku oderwać od niej niemogący, wziął z krzesła kapelusz, oddał jej z dala ceremonialny ukłon i wyszedł z pokoju. Było już po zachodzie słońca, kiedy ładny jego koczyk wtoczył się z turkotem podkryty i brukowany ganek osowieckiego domu. Pani Andrzejowej na odgłos ten zadrżały trochę ręce, w których trzymała książkę. Na jednym z fotelów otaczających wielki stół z książkami i dziennikami, siedząc podniosła głowę, spuściła powieki i ze spokojnymi rysami syna czekała. W sali znajdującej się na dolnym piętrze domu Klotylda grała na fortepianie. Jednocześnie z zaturkotaniem kół u podjazdu muzyka jej umilkła. Potem ozwała się znowu i znowu umilkła, aż brzmieć zaczęła burzliwie, bezładnie, czasem żałośnie, czasem hucznie. Była to gra istoty drżącej, niespokojnej, czasem prawie bezprzytomnej, a umilkła zupełnie w chwili, gdy Zygmunt do pokoju matki wchodził. Czuć było, że to dziecko, które tam na dole wielkiego domu grało z biegłością utalentowanej uczennicy muzycznych mistrzów, rozmowa mająca stoczyć się na górze przejmowała nieznośną boleścią i trwogą. Kiedy wchodził do pokoju matki, od pierwszego spojrzenia poznać można było, że w drodze skorczyna do osowiec zajmowały go buntownicze myśli, i że pod ich wpływem powziął jakieś energiczne postanowienie. Obok znudzenia i niesmaku, jakieś stanowcze zdecydowanie się na coś malowało się w jego twarzy. Pocałował rękę matki i naprzeciw niej siadając, zaczął. Powiedział mi, Wincenty, że mama życzyła sobie widzieć się ze mną, gdy tylko do domu wrócę. A ja także w ten piękny wieczór skoczyna wracając, postanowiłem bardzo poważnie pomówić dziś z mamą o rzeczach mających dla mnie wagę wielką, niezmierną. Spojrzała na niego. W oczach jej zamigotał niepokój. Słucham cię, mów. Może myśli nasze spotkały się i o jednym przedmiocie mówić z sobą pragniemy? Wątpię, odpowiedział. Jestem nawet pewny, że mamie nigdy nie przyszło na myśl to, co ja dziś mamie chcę zaproponować, a raczej o co chcę bardzo usilnie prosić. Uśmiechnął się do matki pieszczotliwie, z przymileniem i schyliwszy się znowu, Piękną, białą rękę na czarnej sukni spoczywającą pocałował. Parion zażartował, że propozycją moją mama będzie zdumiona, nawet oburzona. O, oh, comme je te connais, ma petite chère maman. Ale po namyśle i spokojnej rozwadze może... Słucham cię, powtórzyła, a piękne jej oczy, których blask łzy i tęsknoty zgasiły, z niewysłowionym wyrazem powściąganej czułości, spoczywały na tej pochylonej ku jej kolanom głowie, na którą boże, ileż nadziei, ileż jej cudownych marzeń i namiętnych modlitw spłynęło. Głowę podniósł, ale nie wyprostował się, tylko w poufnej i razem coś pieszczotliwego mającej w sobie postawie, ręki matki z dłoni, nie wypuszczając, mówić zaczął: Nieprawdaż, najlepsza mamo, że u stóp twoich i u twojego serca dziecinne i trochę późniejsze nawet lata spędziłem tak, jak spędzać je musiała la belle Bois de Raymond, słodko drzemiąca w swym kryształowym pałacu, wśród zaklętego lasu, którego nigdy nie dotykała jej stopa i z którego przychodziły do niej tylko wonie kwiatów i śpiewy słowików? Nieprawdaż, Cher Maman, że usuwałaś mnie starannie od wszystkiego, co powszednie i pospolite, a przyzwyczajałaś w zamian do rzeczy pięknych, do uczuć delikatnych, do marzeń wzniosłych, nieprawdaż? Prawda, odpowiedziała. I to także jest prawdą, moja mamo, że przeznaczałaś mnie do zadań i losów zupełnie niepospolitych, wysokich, a tak wszystko skierowywałaś, abym nie mógł i nie chciał mieszać się z szarym tłumem. Czy to jest prawdą, moja mamo? Tak, otrzepnęła z powstrzymywaną ciągle czułością, której głucha obawa zwalczyć nie mogła, słuchała jego mowy płynnej, pełnej wdzięku i czuła na swojej ręce pieszczotę jego ręki miękką, delikatną. Takim jakim przedstawiał się w tej chwili łagodny, żywny, na skrzydłach poezji kołyszący się. Zygmunt czarował ją zawsze i nie tylko ją jedną, bo i te także duszę kobiecą, z którą rozstał się on przed godziną. A która długo jak ptak upojony kąpała się w tym czarze, i tę drugą, prawie dziecinną jeszcze duszyczkę, która teraz na dole tego domu tonęła we łzach i trwodze, i wiele zapewne innych na szerokim świecie. Nieprawdaż, mą adory, mamą, że potem sama wysłałaś mnie w świat szeroki, gdzie wiele lat spędziłem wśród najwyższych wykwintów miast, wśród najwspanialszych widoków natury, na łonie sztuki. Że przez te lata zupełnie odwykłem od tutejszej szarości i pospolitości, do których zresztą i nigdy przyzwyczajony nie byłem, żyjąc w twoim idealnym świecie tak jak zaklęta księżniczka żyła w swym kryształowym pałacu? Nieprawdaż, moja najlepsza, najrozumniejsza mamo? Prawda, ale do czego zmierzasz? Zmierzam naprzód do tego, aby ci, ma chèrement, powiedzieć, że za wszystko, co wyliczyłem, Jestem ci gorąco, niewypowiedzianie wdzięczny. Tu pochylony znowu ustami dotknął jej kolan. Następnie do tego, że przecież rzeczą jest niepodobną, zupełnie niepodobną, abym po takiej jak moja przeszłości, został na zawsze przykuty do tego kawałka ziemi, do tych stajen, stodu, obór. kieserz. Do tego okropnego jaśmonta, który co wieczór przychodzi mi klektać nad głową o gospodarstwie, do tych, tych, tych Za Zamaszystych i razem jak nieszczęście znękanych sąsiadów, czy to podobna? Moja droga mamo, czyż ktokolwiek po takiej jak moja przeszłości, wobec takich jak moja ambicji i potrzeb może wymagać tego ode mnie? Ręce szeroko rozpostarł, oczy mu się trochę szerzej niż zwykle rozwarły. Zmarszczka przeżnęła czoło. Silnie do głębi był przekonany, że wymaganie, o którym mówił, byłoby absolutnie niemożliwe i niesprawiedliwe. Pani Andrzejowa myślała chwilę. Do pewnego stopnia słuszności skargom syna nie odmawiała, pamiętała wybornie o swoich własnych wstrętach i nieudolnościach. Po chwili z namysłem mówić zaczęła. Ciernie twojego położenia rozumiem dobrze. Wszystko to, co wyliczyłeś, czyni je dla ciebie trudniejszym niż bywa ono dla innych. Jednak moje dziecko niczyje życie na tej ziemi nie może być wolne od usiłowań, walk, cierpień i spełniania trudnych. Prędko z krzesła wstając, mowę jej przeciął. Dziękuję. Mam już tych usiłowań, walk i cierpień aż nadto dosyć. Utopiłem w nich dwa lata mego życia, żony Esi. Gdybyś był wyjątkiem, ale wszyscy jesteśmy nieszczęśliwi. Stając przed matką, zapytał. Nie jest przecież życzeniem mamy, abym pomnażał poczet nieszczęśliwych? W głosie jego czuć było trochę drżenia, gdy odpowiedziała... Nie ma na świecie matki, która by dziecko swoje nieszczęśliwem widzieć chciała, ale ja dla ciebie pomiędzy niskim szczęściem a nieszczęściem wzniosłym wybrałabym drugie. Któż tu mówi o szczęściu niskim? zarzucił. Czyż przyjemności wyborowych towarzystw, piękności wspaniałej natury, rozkosze sztuki stanowią niskie szczęście? Najpewniej nie, ponieważ jednak tu się urodziłeś, tu są twoje obowiązki. Tu żyć musisz. Dlaczego muszę? Przerwał. Dlaczego muszę? Ale właśnie przybyliśmy w rozmowie naszej, droga mamo, do punktu, na którym umieszczę moją propozycję. No, moją najgorętszą prośbę. Zawahał się przez chwilę, potem znowu przed matką siadając znowu pochylił się ku jej kolanom i rękę jej wziął w swoje dłonie. Znowu też pieszczotliwie, z wdziękiem, z odcieniem żywności i poetyczności, mówić zaczął. Mówił o tym, aby sprzedała osowce, które były dziedziczną jej własnością, i aby z nim razem za granicę wyjechała. Mieszkać będą w Rzymie, Florencji albo w Monachium, każdego lata wyjeżdżać w góry lub nad morze. Kapitał osiągnięty ze sprzedaży osowiec w połączeniu z tym, co Klotylda posiada. Jeszcze w przyszłości od rodziców otrzyma wystarczy im na życie, niezbytkowne wprawdzie, ale dostatnie i bardzo przyjemne. Zresztą on może jeszcze kiedyś i bardzo bogaty zostanie, gdy w otoczeniu stosownym artystyczne natchnienia i zdolność twórczą odzyska. Żyć i podróżować będą zawsze razem, przyjemności wysokich używać, wszystkie marzenia swoje spełniać tylko trzeba, aby wydostali się stąd koniecznie aby koniecznie i co najprędzej wynurzyli się z tego morza pospolitości, nudy i powszechnych złych humorów. Z lekka żartować się zaczął. Nieprawdaż, moja złota mamo, że tu panuje powszechny zły humor? Wszyscy po kimś albo po czymś płaczą, zbiedzeni, skłopotani, przelęknieni. Stąd płynie melancholia, qui me monde la gauche, i dławi mnie jak globus z tę biedną panią benedyktową. Raz tylko wyjeżdżała się za granicę, droga mamo, i to dawno, jeszcze z ojcem. Nie znasz więc różnicy atmosfer, nie wyobrażasz sobie, ile znalazłabyś tam rzeczy pięknych, ciekawych, wzniosłych, prawdziwie godnych twego wykształcenia, smaku i rozumu. Milczała. Z głową podniesioną i spuszczonymi powiekami siedziała nieruchomo, nie odbierając mu swojej ręki, która tylko stawała się coraz zimniejszą. I sztywniejszą. Na koniec cicho, ale stanowczo przemówiła Nie uczynię tego nigdy. Porwał się z krzesła. Dlaczego? Dlaczego? Podnosząc na niego wzrok głęboki i surowy, odpowiedziała. Dlatego właśnie, co powiedziałeś, dla tej właśnie melancholii. Ależ to jest wściek! Pardon, krańcowy idealizm. Krańcową idealistką jesteś, moja mamo. Skazywać się na wieczny smutek, kiedy uniknąć go można. Przyrastać do zapadłego miejsca na kształt grzyba, dlatego tylko że inne grzyby siedzieć w nim muszą. To idealizm bezwzględny, krańcowy idealizm. Patrząc mu prosto w oczy zapytała: A ty, Zygmuncie, czy nie jesteś idealistą? On: Ależ naturalnie. Uważa się on za idealistę i nie przypuszcza nawet, aby go ktokolwiek o materialistyczne zasady albo dążności mógł podejrzewać. Ale w tym właśnie tkwi niemożność pozostawania jego tutaj. Spragniony jest ideałów i wyższych wrażeń, a otacza go sama pospolitość i monotonia. Idealistą zresztą będąc, do ascetyzmu skłonności nie posiada. Fakirem ani kamedułą zostać nie może. Jest on człowiekiem cywilizowanym i posiada potrzeby zaszczepione w niego wraz z cywilizacją, potrzeby uciech i rozrywek pewnego rzędu, tu do znalezienia niepodobnych. Dla braku wrażeń pracować nie mogąc, nie ma także żadnych przyjemności, a całe dnie przepędzać bez pracy i bez przyjemności jest to życie prawdziwie piekielne, od którego oszaleć można, nie tylko już ze zmartwienia i tęsknoty, ale z samej nudy. Unosił się. Od dawna już pracujące w nim niezadowolenie i zniecierpliwienie teraz wobec oporu matki, grożącego ruiną jedynemu jego ratunkowemu planowi, nadwerężało w nim nawet zwykłą wykwintność form. Wyglądał daleko mniej żurnalowo niż zwykle. Z rękami w kieszeniach surduta pokój przebiegał, kilka razy gniewnie i niespokojnie własną swoją postać obejrzał. Tu każdy! wołał. Największy choćby idealista, najgenialniejszy artysta przemienić się musi w opasłego wołu. Ciało prosperuje, a duch upada. Czuję w sobie okropną degręgoladę ducha. Prawdziwie i głęboko nieszczęśliwy jestem. Marnieję, ginę. Wszystko, co jest we mnie wyższego, idealnego, przemienia się w żółć i tłuszcz. Przy ostatnich światłach kończącego się dnia. Pani Andrzejowa ścigała wzrokiem gwałtowną przechadzkę syna po pokoju i wtedy dopiero, gdy przerwał się na chwilę potok jego w pół zgryźliwej, w pół żałosnej mowy, głosem, który z dziwną trudnością wychodził z jej piersi zauważyła. Czy zachęty do tej pracy, której pragniesz i do tej, której nie lubisz, niejakiego przynajmniej wynagrodzenia braków, na które się skarżysz, nie możesz znaleźć w uciechach serca? Ja kiedyś je posiadałam, znam więc ich moc i wagę. Jesteś, Zygmuncie, bardzo szczęśliwie ożeniony. Pff, nie bardzo, sarknął. Tak cicho, że zaledwie mógł ją dosłyszeć, zapytała. Czy nie kochasz Klotyldy? Zakłopotany trochę przechadzkę swą przerwał, stanął. Owszem, owszem, mam dla niej przywiązanie, dużo przywiązania. Ale nie wystarcza mi ona. Do duchowych moich potrzeb nie dorosła. Ta wieczna jej czułość i nieustanne paplanie. Z żywością mu przerwała. Jest to dziecko piękne, utalentowane i namiętnie cię kochające. Dziecko, które w słońcu twojej miłości i przy świetle twego umysłu dojrzeć i rozwinąć się może. Nie tylko za szczęście, ale i za jej moralną przyszłość odpowiedzialny jesteś. Pardon! przerwał. Na pedagoga nie miałem powołania nigdy i do kształcenia żony mojej nie obowiązywałem się przed nikim. Syny pamonfe, jest się dobraną parą lub się nią nie jest, voila. A jeżeli w tym wypadku są jakieś nierówności, ofiarą ich z pewnością jestem ja. Plecami do pokoju zwrócony stanął przed oknem, za którym słońce już niewidzialne. Zapalało nad drzewami parku szeroki pas różowy. Przez kilka minut panowało milczenie, które przerwał stłumiony głos pani Andrzejowej. Czuć w nim było zdejmującą ją niewysłowioną trwogę. Zgmusiu, chodź do mnie. Chodź tu, bliżej. A gdy o parę kroków od niej stanął, szeptem prawie mówić zaczęła: Na wszystko, co kiedykolwiek nas z sobą łączyło, co kiedykolwiek kochałeś, proszę cię, abyś mi odpowiedział szczerze, zupełnie szczerze. Zlękłam się, widzisz, niezmiernie, myśli, która do głowy mi przyszła. Uczułam niezmierny ciężar na sumieniu, jednak pragnę wiedzieć prawdę, aby móc jasno rozpatrzeć się w położeniu i co jest jeszcze do naprawienia naprawić. Czego uniknąć można? Uniknąć. Czyżbyś prawdziwie i stale kochał Justynę? Czyżby to uczucie było przyczyną tak prędkiego zobojętnienia twego dla Klotyldy? Czy gdybym zamiast zrażać, zachęcała cię była do ożenienia się z Justyną i gdyby ona była teraz twoją żoną, czułbyś się szczęśliwszy, mężniejszy, lepiej do życia i jego obowiązków uzbrojony? Zapytań tych wysłuchał z trochę gorzkim, a trochę lekceważącym uśmiechem. Po czym z rękami w kieszeniach i podniesionymi trochę ramionami przechadzkę po pokoju znowu rozpoczynając, odpowiedział. Bardzo wątpię. Wie mama, że rozczarowałem się do niej zupełnie. Zimna jest, przesądna, ograniczona, przybiera jakieś pozy bohaterki czy filozofki. Przy tym dziś właśnie zauważyłem, że ma takie zgrubiałe ręce i w ogóle wygląda więcej na prostą, chorzą dziewkę niż na pannę z dobrego towarzystwa. Już też Klotylda daleko jest dla mnie stosowniejsza, bo delikatniejsza, starannie wychowana i wcale ładny talent do muzyki posiada. Wcale ładny! Tylko, że ja dziwnie łatwo oswajam się ze wszystkim, a jak tylko oswoje się, zaraz mnie nudzi. Sadepastuti de! Jaki ja mam głód wrażeń! Prawdziwie pod tym względem nienasycony jestem i dlatego właśnie w tej tutejszej monotonii ginę, marnieję. Przepadam. Mówił jeszcze czas jakiś, ale trudno było zgadnąć, czy pani Andrzejowa go słuchała. Odpowiedź jego upewniła ją o dwóch rzeczach: naprzód o tym, że przez Justynę odtrącony został, następnie, że żadnej z tych dwóch kobiet prawdziwie i stale nie kochał. Czy kogokolwiek lub cokolwiek mógł kochać? Powoli, powoli, wyniosła kobieca głowa żałobnym czepkiem okryta. Chyliła się na pierś, w której wzbierała hamowana jeszcze burza uczuć, i podniosła się znowu wtedy dopiero, gdy Zygmunt, kroki swe przed nią zatrzymując, raz jeszcze ze zmieszaniem prośby i wyrzutu, pieszczotliwości i zniecierpliwienia pytać się zaczął. Czy cierpienia jego nie skłonią ją do wykonania planu, który ułożył? Czy po namyśle, zimno na rzeczy spojrzawszy, nie zgodzi się na to, czego on pragnie? I dla podtrzymania swoich twórczych zdolności, dla uniknięcia ostatecznej degręgolady ducha, koniecznie potrzebuje? Wtedy pani Andrzejowa głowę podniosła znowu i głosem, w którym brzmiała zwykła już jej wyniosłość i energia, odpowiedziała. Nigdy. Ja na te rzeczy nigdy zimno patrzeć nie będę. Dopóki żyję, nigdy na tej piędzi mojej rodzinnej ziemi, nigdy w tych ścianach obcy ludzie. Obce bogi. Nagle wybuchnęła. Wielki Boże, ale po mojej śmierci ty to uczynić jesteś gotów, tak! Ty to uczynisz pewno, gdy tylko ja oczy zamknę. Jak tchórz uciekniesz z szeregów zwyciężonych, jak samolub nie zechcesz łamać się chlebem cierpienia. Kawał Chrystusowej szaty rzucisz za srebrnik, ażeby kupić sobie życie przyjemne. Wielki Boże, ależ ty chyba w chwili uniesienia. W dziwnym jakim śnie okazujesz się taki Zegmuncie, o, mój Zegmuncie, powiedz mi, że naprawdę inaczej myślisz i czujesz. Syn spokojny i zimny, nie dając się unieść jej wybuchowi, jakby jej prawie nie słuchając, mówił. Niech się mama nie unosi, ależ moja droga mamo, proszę się tak nie unosić. Któż tu mówi o samych tylko przyjemnościach życia? Mnie idzie o coś wyższego, ważniejszego, o moje zdolności, natchnienia. Czyż dusza artysty, zawołała, musi koniecznie być tylko motylem na swawolnych i niestałych skrzydłach, przelatującym z róży na róże? Czy tu ziemia nic nie rodzi? Czy tu słońce nie świeci? Czy tu królestwo trupów, że żadnego błysku, piękna i życia dokoła siebie znaleźć nie możesz? że nic cię zachwyceniem czy bólem, miłością czy oburzeniem wstrząsnąć i natchnąć nie może? A ja marzyłam, a ja marzyłam. Tu głos jej drżeć zaczął, powściąganymi z całej siły łzami. A ja marzyłam, że tu właśnie w otoczeniu rodzinnej natury, wśród ludzi najbliższych ci na świecie, twórcze zdolności twoje najpotężniej w tobie przemówią. Że raczej tu właśnie najpotężniej przemawiać do nich będzie każda roślina i każda twarz ludzka, każde światło i każdy cień, że właśnie soki tej ziemi, z której i ty powstałeś, jej łzy i wdzięki, jej słodycze i trucizny najłatwiej wzbiją się ku Twojej duszy i najpotężniej ją zapłodnią. Stojąc przed nią w postawie zbiedzonej, prawie skurczonej, Ręce gestem zdumienia rozkładał i prawie jednocześnie z nią mówił: Ależ ja tego wszystkiego nie znam. Ja, maszę mamą, z tymi światłami, cieniami, słodyczami, truciznami, etc., etc., od dziecinnych dni nie przestawałem. Nie zżyłem się, nie przywykłem do nich. Wcale do czego innego przywykłem. Nie można cywilizowanego człowieka przedzierzgnąć się na barbarzyńce z powodu. Z powodu soków ziemi, z którymi się do czynienia nie miało. Powoli, obu dłońmi opierając się o stół, bo może nogi posłuszeństwa jej odmawiały, powstała i zapłakała tak, jak płakała zwykle, bez łkania, bez najlżejszego drgnienia rysów, kilku grubymi łzami, które powoli stoczyły się po jej policzkach. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina powoli wymówiła zbłądziłam. Pomiędzy tobą a tym, co powinno być najwyższą twoją miłością, nie zadzierzgnęłam dość silnych węzłów. Mówiłam ci wprawdzie o tej miłości zawsze, wiele, ale słowa to widać się w nie trwały. Zbłądziłam, ale dziecko moje. Tu białe ręce modlitewnym gestem na staniku żałobnej sukni splotła. Nie każdy mnie za mój błąd mimowolny, o mimowolny! Bo myślałam, że czynię jak najlepiej. Zamykałam cię w kryształowym pałacu i w dalekie światy wysyłałam, bo w myśli mojej miałeś być gwiazdą pierwszej wielkości, nie zaś pospolitą świecą, wodzem nie szeregowcem. Widać, zbłądziłam, ale ty błąd mój popraw. Pomyśl, głęboko pomyśl nad krótką historią swego ojca, którą znasz dobrze. Czy nie możesz z tego samego co on źródła czerpać siłę, męstwo, moralną wielkość? Twój ojciec Zygmuncie, oprócz wielu innych rzeczy wielkich, kochał ten sam lud, którym i ty otoczony jesteś, posiadał sztukę życia z nim, podnoszenia go, pocieszania, oświecania. Nagle umilkła. W zmroku, który zaczynał już pokój ten napełniać, usłyszała głos drwiący i pogardliwy, który. Jeden tylko wymówił wyraz: bydło. O Bóg, niech będzie jej świadkiem, że pomimo wszystkich swoich instynktownych odraz i niedołężności, nigdy tak nie myślała, nigdy na wielkie zbiorowisko ludzi, najbliższych jej w świecie ludzi takiej obelgi, w najgłębszej nawet skrytości myśli swej nie rzuciła, że zbliżyć się do tego zbiorowiska, przestawać z nim, pracować nad nim nie umiejąc. Sprzyjała mu serdecznie i dla najnędzniejszej nawet istoty ludzkiej miała jeszcze życzliwość i choćby bierne współczucie. O Bóg tylko jeden widział burzę przerażenia, którą w niej wzniecił ten jeden wyraz z obojętnie wzgardliwych ust jej syna spadły. Bo on tej burzy, która jej głos odebrała, ani kredowej bladości twarz jej oblewać poczynającej nie spostrzegł. I stając przed nią, jakby z milczenia jej chciał korzystać, mówić zaczął. Bardzo dobrze rozumiem, o co kochanej mami najwięcej idzie. Jakże nie rozumieć. Soki ziemi, chleb, cierpienia, chrystusowe szaty, lód. Słowem, jak mówi stryj Benedykt, to tamto. Nigdy o tym mówić nie chciałem, ażeby kochanej mamy nie gniewać i nie martwić. Szanuję zresztą wszystkie uczucia i przekonania, szczególnie i tak bezinteresowne, o, tak nadzwyczajnie bezinteresowne. Ale teraz spostrzegam, że zachodzi konieczność szczerego rozmówienia się o tym przedmiocie. Otóż przykro mi to bardzo, że Jean Suidesol, ale ja tych uczuć i przekonani nie podzielam. Tylko szaleńcy i krańcowi idealiści bronią do ostatka spraw absolutnie przegranych. Ja także jestem idealistą, ale trzeźwo na rzeczy patrzeć umiem i żadnych pod tym względem iluzji sobie nie robię. A nie mając żadnych iluzji, nie mam też ochoty składać siebie w całopaleniu na ołtarzu widma. Proszę o przebaczenie, jeżeli mamy uczucia czy wyobrażenia obrażam, ale rozumiem, doskonale rozumiem, że osoby starsze mogą zostawać pod wpływem tradycji, osobistych wspomnień, etc. My zaś, którzy za cudze iluzje pokutujemy, swoich już nie mamy. Kiedy bank został do szczętu rozbity, idzie się grać przy innym stole. Tym innym stołem jest dla nas cywilizacja powszechna, europejska cywilizacja. Ja przynajmniej uważam się za syna cywilizacji, jej sokami wykarmiony zostałem, z nią przez tyle lat pobytu mego za granicą zżyłem się. Nic więc dziwnego, że bez niej już żyć nie mogę, i że tutejsze soki tuczą mi wprawdzie ciało w sposób w sposób prawdziwie upokarzający, ale ducha nakarmić nie mogą. Słuchała, słuchała i może miała takie poczucie, jak gdyby ziemia spod stóp się jej usuwała, bo obie jej dłonie mocno ściskały krawędź stołu. Boże, Boże. Kilka razy z cicha wymówiła, a potem jedną rękę od stołu odrywając i ku oknu ją wyciągając, z trudem zdławionym głosem zaczęła: Idź na mogiłę ojca, Zygmuncie, idź na mogiłę ojca, może z niej, może tam. Mogiła, sarknął, znowu mogiła. Już druga dziś osoba wyprawia mnie na mogiłę. Ależ ja za mogiłę bardzo dziękuję. Przede mną życie, sława. Bez sławy, bez grobowca, przez wszystkich zapomniany w kwiecie wieku i szczęścia ze świata strącony, twój ojciec tam! Mój ojciec! wybuchnął Zygmunt. Niech mi mama przebaczy, ale mój ojciec był szaleńcem! Zygmuncie! zawołała, a głos jej dźwięczał zupełnie inaczej niż zwykle, przeraźliwie jakoś i groźnie. Ale i on także miał w sobie trochę popędliwej krwi korczyńskich, którą wzburzył niezłomny opór matki. Szaleńcem powtórzył. Bardzo szanownym zresztą, ale do najwyższego stopnia szkodliwym. Boże, Boże, Boże. Tak, moja mamo, niech mama mnie przebaczy, ale ja mam prawo mówić o tym, ja, który nie mogę zająć przynależnej mi w świecie pozycji który nieraz w szczęśliwszych krajach czułem przybite do mego czoła piętno niższości, który o połowę uboższy jestem przez to, że mój ojciec i jemu podobni Wyjdź, wyjdź stąd. Nagle głos z piersi wydobywając zawołała. Co najprędzej, o, co najprędzej, bo lękam się własnych ust, o! Nie dokończyła. Tylko z wysoko podniesioną głową i twarzą, której kredowa bladość w ramie czarnego czepka odbijała na tle zmierzchu, rozkazującym gestem wskazywała mu drzwi. — Ależ pójdę, pójdę! Z mamą o tych rzeczach rozmawiać niepodobna. Mogiły, złożyczenia, tragedie. Co się tu dzieje? Co się tu dzieje i o co? Za co? Dlaczego? Gdyby o tym, gdzie indziej opowiadać, nikt by nawet nie zrozumiał i nie uwierzył. Wyszedł i po cichu drzwi za sobą zamknął. Są ludzie, którzy płakać umieją tylko nad mogiłami drogich sobie istot, czym zaś jest rozpacz nad śmiercią uczuć i ideałów doznawana nie wiedzą. Lecz ta wspaniała kobieta, która z twarzą jak opłatek białą stała wśród zmroku, Niby w kamienną kolumnę przemieniona, czuła teraz, że na drodze jej życia i na dnie jej serca wznosi się druga mogiła, rozpaczniejsza jeszcze od pierwszej, bo nic już po sobie nie pozostawiająca. W tę drugą mogiłę kładły się na wieki i bezpowrotnie ją żegnały najdroższe jej uczucia i nadzieje. Rozkładała się w niej niby ciało w retorcie śmierci na marną parę przerabiane. Wiara jej w geniusz i w szlachetność syna. Wydało się jej nawet, że czuje zapach trupa, i że ten trup znajduje się w niej samej, zalega dno jej własnej piersi, którą zdjęło śmiertelne zimno. Byłażby to agonia jej wielkiej miłości dla syna? Czyżby go kochać przestawała? Piersi stygła, jakby w niej zagasł jedyny płomień, który utrzymywał jej życie. Ona rozumiała, co tam gaśnie. I obie dłonie mocno przyciskała do serca, chcąc może zatrzymać to, co z niego ulatywało. Czuła, że wraz z zanikaniem jej miłości i wiary, niezgłębiona próżnia otwiera się przed nią. Kruszą się same podstawy jej bytu, jakiś nóż ostry i nielitościwy podcina same korzenie jej życia. Z postawy jej ruchu w rąk i drżenia rysów widać było nieznośną mękę, która bolesne prądy rozsyłała od kończyn do kończyn jej ciała siłą cierpienia zda się wywlekając z niej duszę wtem oczy jej oślepiło jakieś wielkie jaskrawe światło był to ów pas na niebie przed chwilą różowy a teraz krwawo zaczerwieniony który za drzewami ogrodu i nad nimi pozostawiło zaszło już słońce szeroki równy gdzie niegdzie zbałwaniony podobny on był do rzeki krwi po której przepływały kiry fioletów i nad którą niby rozwiewna gloria ulatywały złotawe pary to zjawisko przyrody dla kobiety która patrzała na nie przedstawiło jakiś symbol i uderzyło jej w oczy jakimś przypomnieniem z miejsca na którym stała widziała tylko wąski daleki rąbek błękitu do promienia ideału do wiecznej chociaż dalekiej nadziei podobny, lecz więcej nic. Nic, prócz tej rzeki krwi ciemnymi kroplami, jak ciężkimi łzami usianej, złotawą parą buchającej. Patrzała, patrzała aż dłonie podnosząc do skroni, jak ktoś, kto przed gwałtownym wichrem ostać się nie może, okręciła się na miejscu i z jękiem na ziemię upadła. Kolana jej i ręce splecione, którymi sobie zasłoniła czoło, z głuchym stukiem o posadzkę uderzyły. Po pokoju rozlegać się zaczął szept. To gwałtowny, to znów tak cichy, jak gdyby z konającej piersi wychodził. Widziałeś? Ciebie znieważył, pamięć twoją, grób twój, ideały nasze, wiarę, pragnienia zdeptał. Andrzeju, czy ty mnie słyszysz? Czy ty mi przebaczasz? Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, ale ja tego nie chciałam. Śmierci o śmierci. Ale śmierć nie byłaby okrutna, gdyby przybywała ku tym, którzy już życia nie pragną. Silne jej ciało zwycięsko opierało się targającej nim rozpacznej burzy. Przed oknem zasłoniętym czerwonością nieba, długo z twarzą przy ziemi leżała, aż gdy podniosła ją, i spojrzała w górę, wyraz niemego, osłupiałego zachwycenia napełnił jej oczy. Po raz drugi doświadczyła wizji, której pragnęła i wzywała zawsze. Widziała Andrzeja. Kształty jego zaledwie rozróżniać mogła, bo owijały je złotawe pary, ale wypukłe rysy, w ciemnej gęstwinie włosów, skrwawiącą się plamą na czole, męczeńską bladością odbijały na tle krwawego obłoku. W te rysy wpatrzyła się ze stokroć większą jeszcze miłością, niż w owym dniu dalekim, gdy ukochany zdejmował z jej skroni welon oblubienicy. Cisza głęboka, taka jaka na ziemi bywa tylko przed wejściem jutrzenki, dokoła niej zaległa. Najlżejszy szmer ucha jej nie dolatywał. Nie czuła też twardości ziemi, na której klęczała, ani przestrzeni rozdzielającej ją z zawieszonym pod niebem zjawiskiem. Czy mi przebaczasz? Drżącymi ustami szeptała. Ale on, złotą glorią owinięty, leżał na krwawym obłoku, cichy, smutny, w daleki rąbek błękitu zapatrzony. Zdało się jej tylko, że z mglistych obsłon wydobyte, przejrzyste jego ramię na mgnienie oka wyciągnęło się nad jej głową. Bez ojca wzrósł, szeptała. Bez ojca, bez ciebie. Lecz na krwawym obłoku żeglująca kropla fioletu zbliżała się, rosła, wydłużała i powoli rys po rysie zasłaniała to oblicze blade, ciche, aż do końca zapatrzone niby w promień ideału lub w wieczną, chociaż daleką nadzieją, w wąski daleki rąbek błękitu. Miała postać niżeli w świetne, skwarne, mozolne dni upłynionego już lata miała inną postać, bo było to święto wesołe i rześkie jeszcze, w zebrane plony bogate, lecz już niby u wrót rozpoczynającej się jesieni stojące. Zamiast świeżości, blasku i kipiątku wezbranego życia, unosił się teraz nad tą równiną łagodny smętek natury, omdlewającej z wolna i z wdziękiem. Na spasionych miedzach, gładkich i pustych, zaledwie gdzie niegdzie sterczały nagie łodygi cykorii. Ciemną czerwienią iskrzyły się bujne kity końskiego sztawiu. Drobne puchy kotków i żółknące dzięcieliny trwożnie przypadały ku stwardniałym krawędziom zagonów. Jak okiem zajrzeć zdeptane przez trzody ścierniska zmartwiałą żółtość swoją mieszały z ciemną szarością zoranej gleby, i więdniejącą zielenią kartoflisk, a wszystko to razem wyglądało jak kobierzec o barwach przygasłych i spłowiałych, na którym tu i ówdzie łanki dojrzałej gryki kładły rdzawo-różowe plamy, a majową zielonością odbijał na korczyńskich polach bujający wysoki gaj końskiego zębu. Ścieżki tajemniczo przedtem na dnie zbożowej puszczy utopione, Widocznymi teraz chociaż mdławymi skrętami Przepływały ciemniejszą od nich rolę Której spulchnioną powierzchnię gęsto osiadywały wrony W zadumanych postawach spuszczając ku ziemi żeru Szukające swe dzioby U skraju ściernisk pod laskami Wzbijały się z małych ognisk pastuszych Niskie nikłe sinawe dymy Polne grusze, topole i wierzby Stały jeszcze w zieleni gęstej lecz z czerniałej i bez blasku, a kiedy niekiedy nie wiedzieć skąd się biorąc, żółty liść przelatywał już powietrzem i gdzie niegdzie na polnych krzakach mlecznie bielały płatki pajęczyny. Zamiast upajającej woni kwitnących ziół, skoszonych traw, świeżo zrzętej słomy i z drzew ulatniającej się żywicy, czuć było na oku jeden tylko mocny, wilgotny, razowe pieczywo przypominający zapach ziemi głęboko przez pługi wzruszonej. Zamiast ogłuszających śpiewów ptastwa i niezliczonych w rozmaitości swej brzęczeń owadów, panowała wszędzie cisza. Cisza nie śmierci jeszcze, ale wielkiego uspokojenia się istot i rzeczy, wśród której jednak ozywały się w górze ostre krzyki żurawi i klekot bociani, a w dole na mdlejących skrzydłach przelatywały spóźnione motyle, pszczoły nad łankami gryki brzęczały, i powyżej drzew dzwoniła ciągle niewidzialna struna nadwodnych muszek. W dnie powszednie rozlegały się tu jeszcze przewlekłe i posępne lub ochocze i krótkie wołania oraczy. Widać także było szybko posuwające się pługi, z cichym chrzęstem pozoranej roli wlokące się brony i powoli równo w prostych liniach, z wyprostowanymi postaciami postępujących siewców których ręce rytmicznymi prawie ruchami rzucały na zagony obfitą rosę ziaren. Nad tym zaś wszystkim, nad zaściełającym ziemię kobiercem przygasłym i spłowiałym, a gdzie niegdzie tylko rdzawą różowością lub majową zielenią rozweselonym, nad pociemniałymi drzewami, u których stóp wiły się nikłe dymy, nad zrzadka rozsianymi oraczami i siewcami świeciło śród czystych, lecz bladych błękitów ciche, przygasłe bladozłote słońce zdawać się mogło że przez długie wylewanie na ziemię zapładniających ogni wywabiło ono z szaty ziemi świetnej jej barwy i samo pobladło a teraz na piękną jeszcze lecz uciszoną i smętną spoglądało smętnym uciszonym okiem tak jak ziemia która uśmiechała się jeszcze lecz już nie wybuchała radością ogrzewało ono jeszcze lecz już nie paliło łaskawie zarzucało na wszystko płaszcz z bladego złota, lecz nigdzie nie rozniecało ognisk płomieni i iskier. Od pozbawionego tych ognisk bladego błękitu nieba do spłowiałego kobierca ziemi stało powietrze niepokalanie przejrzyste, nieco chłodną rzeźwością przejęte, przypominające bliskie już pajęczynowe Babielato, do umieszczonego nad światem kryształowego dzwonu podobne. Wraz ze zmienioną postacią natury, bohaterowicka okolica nieco odmienną postać przybrała. Nie był to już jak przedtem gęsto zbity i dla oka prawie nierozwikłany pas roślinności, wśród którego z bliska tylko i ułamkowo rozpoznawać było można granice zagród ich domostwa. Teraz tylko wszystkie płoty i ściany budynków do połowy niemal tonęły w przedziwnie wybujałych, z niesłychanym gwałtem wzdymających się gęstwinach. Były to gęstwiny, a raczej wzdęte rzeki, dzikie puszcze chwastów. Były to niby księgi natury o gęsto zbitych i coraz innych kartach. Z wysokiej, szerokolistnej, puszystej dla oka, a twardej dla ręki pościeli olbrzymich chłopuchów, babek, chszanów, bujały tam wysoko niezliczone osty, u wierzchołków ubrane w bladoróżowe, misterne kolcami zjeżone kwiaty, mieszające się ze śnieżnymi koronami krwawników. Z ciemną czerwienią końskich szczawiów, z zaroślami psich języczków, których podługowate liście wysuwały się zewsząd, jakby chciały swą ostrą powierzchnią lizać odzież przechodniów. Gdzie indziej krzaczysty, grubiański żywokost, mnóstwem białych guziczków osypany, rozpierał się tak szeroko że nic już przy nim wzrastać nie mogło oprócz upartych mięt i piołunów rozlewających naokół mocne i gorzkie zapachy. Gdzie indziej jeszcze zdziczałe spireje, ogołocone z kwiatów malwy, przekwitłe i trującymi makówkami zwieńczone psianki, tworzyły wysoką i nieprzebitą plątaninę, której spodem kładły się krwiste liście więdnącej dzikiej lebiody. Złociły się suche szelestuchy, puszczą rosły chwoszczaje, ruty i pokrzywy. Ale działo się tak tylko u płotów, stodół i stajen, gdzie indziej wszędzie rozwidniło się, rozszerzyło, poprzestronniało. Najlżejszy pył po niedawno spadłych deszczach nie podnosił się z ziemi. W przejrzystym więc powietrzu... Za ogrodami, z których zdjęto owsy konopie i fasole, domy i drzewa stały w wyraźnych, pełnych, odosobnionych zarysach. Pozostałe w ogrodach niskie tylko warzywa nic sobą nie zasłaniały, a na dziedzińcach i uliczkach, od płotu do płotu i od budynku do budynku, słały się już tylko niskie zdeptane trawy. Wiśniowe i śliwowe gaje przerzedziły się i u dołu pustymi przestrzeniami przeświecały. Stare lipy, grusze, topole i jawory, błyskając tu i ówdzie z żółkłymi lub zaróżowionymi liśćmi, nabrały u szczytu koronkowej prawie przezroczystości. Kwiaty, bardzo już rzadkie, pod gankami i oknami domów ukazywały się w postaci nikłych floksów albo drobnych aster. W zamian przez puste przestrzenie gajów i koronkowe gałęzie drzew widać było rozłożone na trawach brunatne lny. Bielały pod blaskiem słońca rozciągnięte płótna i niewidzialne przedtem na kształt skrawków drogiej materii tu i ówdzie przebłyskiwały błękitne smugi niemna. Ranek był jeszcze, bo może trzech godzin do południa brakowało, gdy okolice napełnił niezwykły gwar. Długo i nieustannie turkotały tam koła, parskały konie, rozlegały się powitalne wykrzyki. Ze wszystkich dróg przeżynających równinę, ku Fabianowej zagrodzie zjeżdżały się bryczki, cwałowali jeźdźcy, pieszo dążyli mieszkańcy bohaterowickich zagród. Na koniec kilkanaście niewyprzężonych żółtych i zielonych, jedno- i dwukonnych bryczek napełniło podwórko zagrody i kilka jeszcze najbliższych podwórek. Kilkanaście osiodłanych koni stanęło u różnych płotów. Może sto osób różnej płci i wieku pstrą i ruchliwą falą okryło ogród, zieloną pomiędzy ogrodem i śliwowym gajem ulicę i rozlało się aż na drogę białym pasem u pustego pola sunącą. Na kilka mil wokół powszechnie wiedziano, że byli to weselniki, przez Fabiana na małżeńskie gody jego córki pospraszani. Szeroko w powiecie słynęła ambicja, mowność, tak do ochoczej zabawy, jak do zuchwałych zadzierek skłonność Elżusinego ojca. Więc chętnie ci i owi przez szacunek, ciekawość, a najbardziej nadzieję wesołych tańców i zalotów dążyli do człowieka, który choć był ubogi, pokrewieństw i koneksji posiadał bez liku. A gdyby i z głodu miał mrzeć na zajutrz, przy okazji wystąpić musiał bucznym sobie panem. Naturalną było rzeczą, że na weselu bohatyrowiczów i jaśmonta, bohatyrowiczów i jaśmontów znajdowało się najwięcej. Jednak przy powitalnych okrzykach, przy wzajemnym przywoływaniu się znajomych wiele innych nazwisk rozlegało się w powietrzu, i nad trawami lecąc sięgało spokojnej, przezroczystej wody niemna, za którą je echa powtarzały i niosły aż w głębiny boru. Starzy i młodzi. Przybyli tam licznie zaniewscy ze spokojnych i w dobrej glebie siedzących zaniewicz i z zaniemeńskich obuchowców obuchowicze, złą sławę mający. Bo choć dostatnie i pracowite chłopy, chętniej od innych awantur szukali, do bujek skłonni, a do maczania języków w czarkach niewstrętliwi. Zaniemna także przyjechali osipowicze stołoczek. Po włosach jak krucze pióra czarnych i twarzach jak u posągów kształtnych rozpoznawać się dający. I łozowiccy z Soroczyc, hardo w górę podnoszący wąsa, mali a zwinni, z rodzinnej zgody znani, bo po czterech i pięciu w jednych chatach siedzący. Z wadami nie obrażali Boga i nie gorszyli ludzi. Staniewscy ze Staniewicz jaśnieli w tłumie wysokimi czołami których wczesne łysiny przypominały podgalane głowy przed dziadów, a byli tu także z piaszczystych glindzicz ubodzy maciejewscy i z najbliższych samostrzelnik, stateczni strzałkowscy Ze starzeń swat Starzyński przywiózł trzech swoich synów i dwie tylko córki, lecz wzrostem i pełnią krwi pąsowej za cztery stanąć mogące, a z Siemaszek przybyli jak trzyl wytrzej do Munci, tutejszej jadwigi Stryjeczni, Szerokością barów i obfitością czupryn tak przenoszący wszystkich, jak od wszystkich obecnych niewiast mniejsze i szczuplejsze były przybyłe z dwoma braćmi dwie siemaszczanki. Delikatne, bladawe, nieśmiałe dziewczynki, w zatrwożeniu swym ciągle trzymające się razem i po przezroczystej zieloności gaju przesuwające swe perkalowe sukienki w błękitne i białe paski. Był tam jeszcze z dorosłymi dziećmi stary Koroza. Dawno już z zagrodowca na właściciela osobnego folwarczku wyszły i z wyszukanym imieniem Albin Jaśmont, z osowiec który z rotowym śmiechem o młodym swoim panu dziwne dziwy rozpowiadał. Był także szczupły i siwy jak gołąb Felczer Pobliski o delikatnym profilu i filuternym uśmiechu, tytułem doktora powszechnie zaszczycany. I Józef Giecałt, Mały dzierżawca z zapadłymi policzkami i zbiedzoną miną, którego małżonka w sterczącym kwiatami kapeluszu i z długim ogonem uwełnianej sukni z bryczki wysiadając, wysoko ukazała grubą nicianą pończochę, a wnet potem papierosa zapaliła i tak już z zapalonym papierosem, oczy mrużąc i na nikogo nie patrząc, wyższość swą w pełni uczuwająca przez ogród do domu dążyła. Widoczne zresztą było, że wszyscy tu zgromadzeni dbali wielce o to, aby odzienie ich było weselu przystojne, ale że pod tym względem nie krępowała ich żadna wcale moda, ani żaden despotycznie nakazujący zwyczaj. Na sukniach dziewcząt ukazywały się gdzie gdzieniegdzie szczupłe draperie, niejaką pretensję do elegancji roszczące, ale powszechnie były to bardzo skromne spódniczki i staniki kolorowymi paskami objęte. Jesienne kwiaty w gładkich warkoczach, gdzie niegdzie złoto udający pierścionek na palcu, a u szyi szpilka z błyszczącym szkiełkiem u wędrownego przekupnia nabyta. Mężczyźni prawie różnobarwniejszy przedstawiali widok, niżeli kobiety. Czarne tużurki mieszały się tutaj z surdutami z białego płótna, obok szarych kurt samodziałowych Jaśniały ubrania z kanarkowej dymki wśród ciemnych, długich kapot, które nosili najstarsi, na kształt równo ociosanego krzaku zieleniał trawiasty surdut starzyńskiego. Wszystkimi barwami świata iskrzyły się na szyjach fantazyjnie związane chustki i krawaty, a tylko u piersi śnieżne przody koszul i po kolana wysokie buty z wpuszczonymi w nie spodniami ujednostajniały w części ten lód rosły, Ogorzały, jednostajnie także karki prosto a głowy śmiało trzymający. Był to lud, ale lud, który nigdy nie podpierał strasznego gmachu przymusowej pracy, ani twarzami w pył nie upadał pod piekielną obelgą chłosty. Był to lud, ale lud, za którym w dalekiej przeszłości jaśniało słońce ludzkich praw i dostojeństw, aż dotąd w dusze i na drogi życia kładnące mu zbladłe Lecz jeszcze nie zgasłe promienie. Był to lud namiętnie, niepohamowanie, do waśni zgryźliwych, aż do występku czasem chciwy tej ziemi, którą na kształt Kreta kopał w cichości i nisko, ale lud z tą ziemią, jak z matką, spojony i wszystkie pulsy jej życia i losów we własnych losach i żyłach czujący. Był to lud ogorzały. W obfitym pocie skąpany z grubą skórą na twarzach i rękach, ale z gładkimi i prostymi plecami, wielką siłą ramion i okiem, które acz na ciasne widnokręgi patrzało śmiało i bystro. Gdziekolwiek stanęła ich większa nieco gromada, tam zdawać się mogło, że z ziemi wyrastał las dębów. Gdziekolwiek żywo i tłumnie zagadali, tam zda się przylatywały echa tej mowy która brzmiała wówczas, gdy rej zna głowic nad kuflem piwa i zrazem baranie i pieczeni gościł w czarnolesiu. Gdziekolwiek zaśmieli się, z pomiędzy wark rumianych błyskały rzędy jak śnieg białych zębów. Gdy zdjęli czapki, ukazywali czoła od policzków bielsze i czupryny płowe, złociste, rudawe, czarne, lecz zawsze jak las obfite i z fantazją mającą pozór dumy, odrzucone w górę ale tak wyglądali tylko młodzi. Starsi, niezbyt nawet starzy, chud miewali powolny, mowę rozważną, choć często obfitą. Śmiech rzadki, oblicza zorane. Widać było, że życie, jakie wiedli, bardzo prędko uciszało ich, gasiło. Z twarzy im wywabiało rumieńce, a nogi obciążało niewidzialnymi brzemionami. Grubobrzucha postać folwarcznika Korozy i apoplektyczna cera Starzyńskiego stanowiły tu wyjątki. W zamian chudością ciała przy wysokim wzroście i wyrazem cierpliwego zmęczenia na twarzy, u której wisiały długie czarne wąsy, uderzał walenty Bohatyrowicz, siedmiorga dzieci ojciec, a właściciel dziesięciomorgowego grunciku. Zaś drugi bohaterowicz, dla gorliwej pobożności swej apostołem od dawna przezwany, wielkimi ciemnymi szkłami osłaniał zaognione i wpółślepe oczy. Podstarzałe lub stare kobiety tak samo jak rówieśnicy ich mężczyźni, najczęściej chude, czasem drobne i delikatne, sterane miały twarze i powolną, choć czasem i wpadającą w zapalczywość mowę. A jedną tylko posiadały cechę, której nie posiadali mężczyźni ceremonialność obejścia się i poruszeń. W suto wygarnirowanych kornetach lub nowożytniejszych czepkach, często nawet w prostych chustkach na głowach, w luźnych kaftanach i staroświeckich mantylach, z szerokimi kołnierzami u szyi i rękami pomarańczową prawie barwą odbijającymi od śnieżnych wygarnirowań rękawów, Składały one przed znajomymi układne dygi, wzajem sobie pierwszeństwa na ścieżkach i we drzwiach ustępowały, na górną lub skromną sadziły się mowę. W całym tym zebraniu na parę godzin przed południem uczuć się dało niecierpliwe i trochę niespokojne oczekiwanie. Państwo młodzi i asysta weselna, jako to dwaj swatowie, dwie swanie i sześć par drużbów, nie ukazywali się wcale przybyłym gościom z których bardzo nieliczni tylko wchodzili do domu, a prawie wszyscy przechadzali się po ogrodzie i drodze albo siadali na długich ławach tu i ówdzie ustawionych, na stosie desek pod stodołą, na kamieniach, na niskich płotkach. Wiedziano dobrze, że panna młoda już jest do ślubu ubrana i że pora już była wielka wyruszać w drogę do kościoła, lecz brakowało jeszcze jednej z najważniejszych osób asysty. Mianowicie pierwszego drużbanta. We wszystkich siedzących, stojących i przechadzających się gromadkach o tym tylko opóźniającym się, a tak ważnym gościu była mowa. Nie dziw, że opóźniał się taki człowiek. Bogaty, przystojny i z tęgą głową. Musiał przecież fanaberię jakąś okazać i nie dopuścić, aby go za pierwszego lepszego uważano. Mężczyźni mówili o tym, że Kazimierz Jaśmont najmniejszym urodzajem ze 100 kobrzyta i ze 30 pszenicy na polach swoich użyna, bydła może ze dwadzieścia sztuk posiada i piękne konie hoduje, a potem z zyskiem sprzedaje. To też dom sobie nowy niedawno zbudował i głośno przed wszystkimi oświadcza, że ożenić się zamyśla, bo mu już kawalerstwo nagrzewać się zaczęło. Lat ma ze 32 posażnej sobie upatruje, a jakże? On by może na to weselej nie przyjechał wcale, gdyby nie to, że chce mu się do z bliskości w oczy popatrzeć. Aktorka. Jedno do drugiego piękną fortunę we dwoje ufundują. Tylko, że u tego tańca dwa końce. Podobno do muntówna z kim innym już tak jak prawie jest zaręczona. Pogłosy o tym chodzą, ale może nieprawdziwe. Podstarzałe zaś kobiety opowiadały sobie wzajem, jaki to bogacz ten Kazimierz Jaśmont. Pracować pracuje, bo nikomu ptaki same do garści nie lecą. Z pługiem i kosą sam chodzi, ale dwóch parobków trzyma, złotny zegarek ma, a którejś niedzieli Michał Zaniewski, za interesem do niego z rana przyszedłszy, w szlaf roku go znalazł. W szlaf roku sobie siedział, fajkę palił i herbatę pił, jak najpierwszy arystokrat. Ot jak? Czemu to inszym takie szczęście nigdy nie zaświeci? Ale widać już Pan Bóg tak chce, żeby jednym były gody, a drugim głody. Jednym mąka, a drugim miękina. Dziewczęta w ścisłą gromadkę zbite oczy sobie wyślepiały na drogę patrząc, a zajmującego kawalera wypatrując. Jedna utrzymywała, że pan Kazimierz pewno od jadwiśki dostanie dudka na kościele, bo ona już dawno sobie Jana Bohatyrowicza obrała I żeby tam nie wiadomo co, musi za niego wyjść Druga twierdziła, że pan Jaśmąd Janka od Jadwiśki odsadzi Bo daleko gdzie, może cztery razy bogatszy Inne chwaliły bardzo oczekiwanego kawalera mówiąc, że ślicznie tańczy i wierszami mówi Delikatne, bladawe, zgrabne się maszczanki Trzymając się pod ręce wsunęły się w grono wysokich i barczystych bohaterowiczówien, Jaśmontówien, zaniewszczanek i starzyńskich. A że tu obce były i nikogo prawie nie znały, nieśmiało i cichutko zapytywać zaczęły, czy pierwszy drużbant o rację powie. Bo jeżeli taki bogaty, to może też dumny i oracji powiedzieć nie zechce. Jedna ze starzyńskich i dwie zaniewszczanki od razu mówić zaczęły, że to już od tego zależeć będzie. Czy mu się pierwsza dróżka upodoba, bo jeżeli nie upodoba się, to może zagrymasi i o racji nie powie, a jeżeli już powie, to bardzo piękną, bo jego mówienie zupełnie jak woda biegąca, takie płynne, a do tego i wierszami przyozdabiane. Jak to pola wysmukła, kruczowłosa Osipowiczówna nie wiedziała wcale, kto będzie pierwszą dróżką Alżusi. Ale Bohaterowiczówny wiedziały bardzo dobrze, że będzie nią panna Justyna Orzelska Skorczyna, pana Korczyńskiego krewna, i mówiąc o tym uśmiechały się do siebie w sposób tak znaczący, że to uwagę wszystkich zwracało. Wtem zieloną uliczką od bramy ku domowi wiodącą coś rączego, gromkiego, świetnego zaturkotało, zaparskało, przegalopowało i pod gankiem domu stanęło. Pierwszy drużband przyjechał. Przyjechał bryczką i jednym koniem, ale jaką bryczką i jakim koniem? Pierwsza świeciła nowiutkimi okuciami i najpiękniejszą majową barwą. Drugi czarny ogier. Weselnicy pomiędzy sobą szeptali, że ze trzysta rubli można by było za niego zapłacić i że pochodził z własnego chowu właściciela. Kark miał wygięty i szerść aksamitną. Prawie galopem jadąc, bo sam zapewne czuł, że się spóźnił. Kazimierz Jaśmąt w jednym ręku białą rękawiczką ociągniętym trzymał rzemienne lejce, drugą nieustannie zdejmował z głowy granatową czapeczkę, tym sposobem wszystkich znajomych witając, a gdy to czynił, oprócz okuć bryczki i aksamitnej szerści konia, błyskały jeszcze pod słońcem jego złociste, kędzierzawe, w tył od szerokiego czoła odrzucone włosy. Jednemu z młodszych synów Fabiana wodze oddał, a sam do wnętrza domu wpadł, gdzie kilka minut ledwie zabawił, po czym znowu na ganek wpadając gromko zawołał – muzyka! Na ten okrzyk z tłumu wypadli trzej młodzi, szeroko na oku znani bracia Zaniewscy, którzy sztukę muzyczną gorliwie uprawiając, na weselach sąsiedzkich bezinteresownie i tylko dla własnego ukontentowania – a grzecznego sąsiadom usłużenia do tańca grywali. Od paru już godzin o ścianę domu stały oparte dwoje skrzypiec i basetla. Amatorowie, muzykanci porwali je i z nimi do domu wbiegli. Ku domowi też pocisnęli się weselniki wszystkie, jedni do wnętrza jego wchodząc, inni otwarte drzwi i okna tłumnie obstępując. Świetlica Fabiana równie obszerna była jak u Anzelma i Jana z mniej tylko gładko otynkowanymi ścianami i starszą podłogą. Zwykłego jej umeblowania nie było dziś ani śladu, lecz każdy mógł się domyśleć, że łóżka z wysokimi pościelami, komody i skrzynie wyniesione zostały dla uczynienia z niej sali jadalnej. Pod trzema ścianami stały tam teraz trzy długie stoły z desek na prędce zbite białym płótnem ponakrywane, dobrze już napoczętymi pieczeniami, pierogami i serami zastawione, a zydlami i stołkami otoczone. Pomiędzy stołami w głębi dość ciasnej przestrzeni stali rodzice panny młodej i rodzice pana młodego, dwie swanie i dwaj swatowie. Elżusia w sukni z białego muślinu i z kawałkiem tiulu, który jej od włosów aż do ziemi spadał, u boku swego miała narzeczonego, którego szyję obwiązano białym krawatem, tak szerokim i twardym, że najlżejszego nią poruszenia uczynić mu było niepodobna. Dalej plecami do drzwi stało sześć par drużbów. Kazimierz Jaśmont z Justyną, Witold Korczyński z Antolką Jaśmontówną, Jan Bohatyrowicz z Marylką Zaniewszczanką, Adam Zaniewski ze Stewką Obuchowiczówną, Władysław Osipowicz z Cecylką Staniewską i Michał Bohatyrowicz z Alberta Starzyńską. U drzwi, przy ścianie stanęła muzyka. Przez otwarte okna promienie bladego słońca obficie lejące się do świetlicy padały na rozstawione po stołach i napoczęte pierogi, pieczenie i sery na rydzowatą i uroczysty wyraz mającą twarz Fabiana. Na śnieżny i krochmalnymi garnirunkami sterczący kornet Fabianowej, na trawiasty surdut swata Starzyńskiego, na żółtą twarz i wyfiokowaną głowę Giecałdowej, na zadarty i od płaczu zaczerwieniony nosek panny młodej, na czarne i białe surduty drużbów, i białe, błękitne, różowe suknie dróżek. Mur takich samych surdutów i sukien za otwartymi drzwiami świetlicy zaległ sięń domu. Nieruchomość wszystkich była zupełna, a cisza stała się tak wielka, że śród niej słychać tylko było, niby podmuchę Wielkiego Miecha w jeden odgłos zlewające się ciężkie w ścisku oddechy obecnych. Wtem sfania Giecołdowa ze szczytu swej wysokiej i cienkiej figury z dumą dzierżawczyni na wszystkich patrząca, rzuciła na ziemię niedopalony papieros i zdeptała go wielką stopą w prunelowy bucik ubraną. To nagłe przerwanie ulubionej znać, lecz z uroczystością momentu niezgodnej przyjemności, nastąpiło wskutek ruchu przez pierwszego drużbanta uczynionego. Nikt z obecnych głośno nie przyznałby się do tego, ale wszyscy z niepokojem oczekiwali, czy też wypowie on orację, albo jej nie wypowie, jak to zdarzyło mu się parę razy, gdy zagrymasił i wypowiedzieć jej nie chciał dla tej przyczyny, że mu się pierwsza dróżka nie upodobała. Jednak przed kilku minutami, kiedy Fabian względem nieznającej się dotąd pary, dokonał uroczystego aktu rekomendacji, Wiele osób spostrzegło, że na Justynę bystro popatrzywszy, podaną mu przez nią rękę z niskim ukłonem i w same koniuszki palców pocałował. Nikt nigdy nie widział, aby komukolwiek w ten sposób się kłaniał. Potem zaś do towarzyszy drużbantów odwracając się, palcami pstryknął i jak mógł najciszej zaszeptał. Szyk panna, zdaje się, spojrzawszy, miód do gęby kapie. Jan spłonął cały i, jak zwykle, gdy był wzruszony, w górę spojrzał. Inni w znak potwierdzenia z cicha smoknęli głowami kiwając. Jeden tylko Władysław Osipowicz, któremu czarne włosy, jak krucze skrzydła, unosiły się nad głową, do błękitnookiej cecylki, której był aspirantem, szepnął. Nic ja osobliwego w tej pannie postrzec nie mogę. Więc upodobała się. Teraz Kazimierz Jaśmont uczynił poruszenie, którego ze zbitej wścisk kompanii nieco wyosobniło. Stanął naprzeciw państwa młodych tuż obok umieszczonej na stole wiązkami mirtu piętrzącej się tacy. Rękę w białej rękawiczce po złocistej czuprynie przeciągnął i głosem tak donośnym, że go za oknami i aż w ogrodzie słychać było mówić, zaczął. Oto jest wianek uwity nie z pereł ani z diamentów, ale z zielonej mirty. Znak panieński, oku ludzkiemu przypodobujący się, a tobie panno młoda w dniu dzisiejszym chwalebną ozdobą być mający. Mówiąc to, wskazywał na tacę napełnioną mirtem. Teraz wziął z niej mały mirtowy wianek i delikatnie go w wyciągniętym ku państwu młodym ręku trzymając, ciągnął dalej, a coraz dobitniej i głośniej. Teraz bierz sobie na uwagę, przenajdostojniejsza paro, te kilka moich myśli, które w następującej zawrą się formie. Wszak widzisz panno młoda, że już ostatni przyszedł termin, w którym ten wieniec przed oczy twoje reprezentowany nosić będziesz, bo od dzisiejszego dnia on zniknie i nie powróci więcej na twoją głowę. Tu Elżusia zaczęła z cicha chlipać i z wielką trudnością z kieszeni ślubnej sukni wydobywać chustkę do nosa. Ale drużbant z oczami w nią wlepionymi nieprzerwanie ciągnął. — Ach, piękny to jest laur być panienką i jakże go nie żałować. Trzeba go oblać żewnymi łzami, bo jakież by to było serce tej pięknej panny, gdyby w dniu dzisiejszym nie płakała? Ale ja tak powiadam... Że nic nie ma na świecie przyrodniejszego nad stan małżeński i że Bóg, który utworzył niebo, ziemię i złotne gwiazdy, dla szczęśliwości ludzkiej i ten stan ustanowił. Nie ma tu przyczyny smęcić się i biedować, bo ty, panno młoda, choć pozbywasz się piastowania matki i ojca, ale nabywasz przyjaciela wiernego na wiek wieków aż do końca. A ty, panie młody, to weź na uwagę że Bóg słońcem, a mąż dobrą żoną świat sobie weseli. Gdy tedy już nadszedł ten dzień weselny, od całej zgromadzonej asysty i wszystkich tu znajdujących się państwa krewnych, przyjaciół i znajomych, Tobie, najdostojniejsza paro, jako Wasz pierwszy i najstarszy drużband, najlepsze życzenia wypowiadam. Tu głos nieco zawiesił. A w ścisku już nawet głośnych oddechów słychać nie było, z takim wytężeniem oczekiwali wszyscy dalszych słów drużbanta, które też dobitniejsze jeszcze i uroczystsze niż przedtem wkrótce zabrzmiały. Niechaj wam życia dzionek wije się, jako wianek, w którym jasny kwiat z ciemnym się przemienia. Ale wszystkie rozkoszczują, bo się wzajem obejmują. Troski po szczęściu. I szczęście po troskach znosić będziecie w spokojności, jedno od drugiego czerpiąc pocieszenie w przyjaźni i miłości. Cieszcie się, że dnia dzisiejszego w Kościele Świętym złączy się para, a przez mężczyznę i kobietę wzajemnie sobie będzie dana wiara. Oto już grzmi muzyka. Tu istotnie dwoje skrzypiec i basetla zagrzmiały czymś trochę do hucznego marsza, a trochę do zawiesistego mazura podobnym. Tę huczną muzykę głosem przenosząc i tacę mirtem napełnioną, w obie ręce ujmując pierwszy drużband, kończył. Czas do kościoła po siódmy sakrament święty jechać, a w przód do kolan rodzicielskich po ojcowskie i macierzyńskie błogosławieństwo upaść. Proszę tedy. Panno dróżko, niezmarszczonym czołem, wesołym okiem i łaskawą ręką te mirty przyjąć i dróżbującym na znak dnia weselnego rozdać. Z niskim ukłonem tace z mirtem Justynie podawał, ona w zamian położyła na niej cienką białą chustkę z pięknie wyhaftowanymi jego cyframi. Cała twarz, wielka, różowa, piegowata. Z szerokim czołem i zawiesistym wąsem zapłonęła mu zadowoleniem i dumą. Gdybym złotny i bryliantowy dar otrzymał, tak ukontentowanym bym nie był, jak jestem z tej pamiątki rączkami pani przygotowanej. Wymówił z niskim ukłonem, lecz w tejże chwili uczuł się pochwyconym w czyjeś ramiona. Był to Witold, drugi po nim drużbant, który nagle i ogniście w oba policzki go pocałował. Przepraszam, mówił. Może pan będzie się gniewał, że przy takiej małej znajomości tak poufale, ale ślicznie pan te oracje powiedziałeś. Czy pan ją sam ułożyłeś, czy też? Częściowo, częściowo. Ręce nowego przyjaciela w szerokich dłoniach tak mocno ściskając, że aż biała rękawiczka z chrzęstem pękła. Odpowiadać zaczął, ale muzyka nagle umilkła. I po świetlicy rozchodzić się zaczął do niepoznania zmieniony głos Fabiana. Elżusia jak długa do nóg mu była runęła, a pan młody ze stukiem na kolana upadł, lecz z powodu twardego i szerokiego krawata głowy pochylić nie mogąc, pozór klęczącego kołka zachowywał. Fabian zaś, chociaż go zwyczaj do wypowiadania oracji koniecznie nie zobowiązywał, przez wzruszenie zmienionym czy też umyślnie przybranym bardzo cienkim głosem przemawiał. Dziady i przedziady nasze na tym samym miejscu gody małżeńskie wyprawowali, gdzie i ja twoje, moja córko, dnia dzisiejszego wyprawuję. Masz wiedzieć, że nie powinnaś być swarna, marnotrawna, języczna, ani ręce za pas zakładać, albo, broń Boże, bała bałamutniom i pustotom życie swoje poświęcać ale przyjacielowi swemu dozgodnemu we wszystkim pomocna, zgodna i uległa. W tym miejscu przemowy Elżusia, pomimo że twarz przy samej ziemi prawie trzymała i chustką wycierała oczy, połę surduta narzeczonego mocno pociągnęła i szepnęła. Proszę nachylić się. Czy to pięknie przy błogosławieństwie ojcowskim z nosem do góry sterczać? Jak na komendę franu się zgniótł brodą, obręcz krawata i czoło ku ziemi pochylił. Fabian właśnie ku niemu mowę zwracał. A tobie, mój zięciu, ojcowskim słowem i sercem zapowiadam, abyś towarzyszkę, którą ci daję, szanował i we wszystkim jej był pomocny, zgodny, nieofokliwy, niegrubian, ale. Tu pomimo zauzawionych oczu, szorstka kępa wąsów poruszyła mu się jakby do uśmiechu. Ale tak samo i lejców zbytnio żące nie popuszczaj, a to pamiętaj sobie, że zły gospodarz najpiękniejsze dziedzictwo niedozorem zmarnuje, a dbający i umiejętny zlada czego uczyni co dobrego. To wam, moje dzieci, ostatnim ojcowskim słowem i z gruntu serca powiedziawszy Boga Wszechmogącego o błogosławieństwo i zesłanie na was wszystkich łask i po pomyślności. Teraz już rozpłakał się tak, że końca słów jego nikt dosłyszeć nie mógł. I z kolei błogosławiący młodą parę rodzice pana młodego płakali i sfania starzyńska rozpłakała się, a sfania Giecołdowa gardząc tkliwością tłumu, w powiekami prędko mrugała, aby spod nich łzy nie wypuścić. Panna młoda, a za nią i pan młody prawie już ryczeć zaczęli. Wtem za oknem, w mozaice mnóstwa z zewnątrz napełniających je twarzy, ukazała się zżółkła, chuda twarz z ogromnymi, ciemnymi okularami i bohaterowicz apostoł, ramiona wznosząc żałośliwym głosem zawołał. Przyobiecane jest królestwo niebieskie człowiekowi, który synowi swemu albo córce swojej małżeńskie gody wyprawił. Słowa te były kroplą przepełniającą czarę wzruszenia obecnych, których ogromna już większość wybuchnęła płaczem, a przy tym i całować się pomiędzy sobą zaczęła. Płacząc, obejmowali się i całowali rodzice panny młodej i rodzice pana młodego, swatowie i sfanie, dróżki i drużbantowie, a w świetlicy, za oknami, za drzwiami, przez kilka minut nic więcej słychać nie było jak tylko szlochania, całusy a wśród szlochań i całusów zaczynane, urywane, niedokończone powinszowania, podziękowania, błogosławieństwa i życzenia. Dróżki płacząc i razem śmiejąc się, całując i winszując kręciły się wśród obecnych i wszystkim wiązki mirtu do sukien przypinały. A pierwszy Kazimierz Jaśmąd w tym powszechnym zamieszaniu i wezbraniu uczuć porządek czynić zaczął. Kilka razy po wzburzonym mrowisku okiem wiodąc, szerokimi barami niecierpliwie poruszył, kilka razy palcami pstryknął, usta otworzył i zamknął, aż na koniec czupryną jak grzywą wstrząsnąwszy, wyprostował się jak struna i grzmotowym głosem krzyknął. Jazda! A potem niby wieloryb wody, piersią i bokami tłum prąc, a głosem pszczolne jego brzęczenie przenosząc wołał ciągle. Jazda, państwo, jazda, jazda, jazda. Więcej niżeli połowa obecnych pocisnęła się ku zaprzężonym bryczkom i osiodłanym koniom, ale pierwszy drużbant przed tą ściśliwą falą z rozpostartymi ramionami stanął, piersią własną jej nawał wstrzymując i wołając. Wolniej, państwo, wolniej, po porządku, po porządku. I potem długo w tłumie głów, twarzy, surdutów, sukien, rojącym się dokoła bryczek i koni, przesuwała się nieustannie jego granatowa czapka, wierzch tylko kędzierzawej czupryny przysłaniająca, a głos nakazujący, dyktatorski, wołał i dyrygował, rozlegał się w urywanych i po wielokroć powtarzanych wykrzykach: Proszę siadać, niechajże państwo siadają! Panna młoda ze swoją swanią! Pan młody ze swoim swatem. Druga swania i drugi swat razem. Pierwsza panna dróżka. Gdzie pierwsza panna dróżka? Proszę za mną. Ślicznie proszę. Druga panna dróżka z drugim panem dróżbantem. Trzecia panna dróżka z trzecim panem dróżbantem. Muzyka, hej! Słyszycie tam muzykusy? Za niewscy, hej! Siadać na tę bryczkę tam! Za asystą! I tak dalej, i tak dalej przez dobry kwadrans. Aż na koniec wszystko razem gruchnęło, zagrzmiało, zatętniało, wybuchnęło muzyką, śmiechem, krzykami, parskaniem koni i z gęstego tumanu kurzawy, który wzbił się nad Fabianową zagrodą, wytoczyło się na gładki, spłowiały kobierzec, uścielający szerokie pole, pod bladozłote słońce, w przejrzyste jak kryształ powietrze. W zagrodzie Fabiana przecież nie zapanowała zupełna cisza. Przynajmniej połowa zebranego towarzystwa pozostała tu i raczyła się żywnością rozstawioną na stołach, przy których potem aż do zachodu słońca coraz zmieniali się biesiadnicy. Do rosołów, pieczeni kiełbas, naleśników, makaronów, przeplatanych umiarkowanie popijanym miodem i piwem, zasiadano dla ciasnoty miejsca partiami z pary dziesiątków osób składanymi. Gdy jedni w świetlicy zajadali, Inni, czekając na kolej swoją lub ją odbywszy, w ogrodzie i na drodze przechadzali się, zalecali, gwarzyli. Fabian świetlicy nie opuszczał, ugaszczając i zabawiając gości tak gorliwie, że aż oblewał się potem rzęsistym, który co chwilę chustką z oblicza, z i skarku ocierał. Jednak pomimo gościnności i zwykłej mówności każdy mógł poznać, że potajemnie dręczył go dolegliwy frasunek. Mniej niż zazwyczaj prawił facecji i przysłów, często obfitą mowę w połowie przerywał i zamyślał się czoło marszcząc, a kępkę wąsów naprzód wysuwając. Takiż sam frasunek, pomimo zresztą szczerego oddawania się przyjemnościom odpoczynku i zabawy, pomimo powolnego wychylania niedużych czarek miodu i piwa, znacznym był i na innych bohaterowiczach, starszych zwłaszcza gospodarzach i ojcach rodzin. Ci i owis cicha, albo też głośno i z rozmachem opowiadali znajomym z innych okolic przybyłym o procesie z panem Korczyńskim przegranym i o ciężkim z tej przyczyny strapieniu. Niektórzy ponuro pomrukiwali, że po tym weselu w prędce gorzko się przyjdzie zasmęcić, lub też że to wesele prędko się w płacz zamieni, gdy twardy i nieubłagliwy sąsiad na karkach im z egzekucją siędzie, a kiedy najszumniejsi. I najweselsi z biesiadników Fabianowi winszowali, że takie chwalebne gody małżeńskie córze swej wyprawiał, on rękami zatrząsł i z wybuchającą już alteracją troskę swą wygadał. Jezu ukrzyżowany, ramiona rozstawiając, wołał. Żebym ja był lepiej nagle zginął, niżeli takiego zniszczenia i wstydu, jaki mnie w prędce spotka, doczekał. Wesele, wesele, pewno, że wesele. I to córki od tak samo jednej, jak ta jedna głowa na karku. Ale co z tego? Trzy dni wesela, a do śmierci smutku. Żeby mnie ziemia pochłonęła, nim koniec tego wesela nastąpi, daj Boże! Inni strapionych sąsiadów pocieszać usiłowali. Nie bójcie się więcej, Bóg ma niż rozdał! krzyczał Starzyński. Bohaterowicz apostoł ciemne okulary ku sufitowi zwracając skruszonym głosem prawił. Czasowe to straty, marności tego świata, doczesność, znikomość. A poważny, niemłody Strzałkowski w długim surducie z samodziału do siermięgi podobnym i z myślącymi oczami wśród steranej twarzy perswadował. Cóż robić, trapić się nie należy. Bo żeby i największe trapienie się nic nie pomoże? Pan Korczyński twardy jest i dla biednych ludzi nieubłagliwy a ani słowa. I my jego znamy, ho ho. Dobrze na swoich skórach poznali. Ale słyszę, syna ludzkiego on ma, wilkiem na ludzi niepatrzącego. Może on pośrednikiem między ojcem a sąsiadami zostanie. Pewno, a jakże, to już i ja sam sobie myślałem. Zwolna, potwierdził Walenty Bohatyrowicz. Już nam pewno potrzeba udania się do niego wypadnie, mówili inni. Już inaczej nie będzie, tylko że jego najednacza pomiędzy nami a panem Korczyńskim poprosim. Fabian przeciw temu zamiarowi burzył się i buntował. On nikogo prosić o nic nie będzie. Ostatnią krowę sprzeda, a jak łazarz u bogaczowego progu nie legnie. Ale zakrzyczeli go inni. – Co masz czuprynę jeżyć, kiedy niemocen jesteś? – wołali. – Tanio, tobie przychodzi teraz groźno stawać, a drogo było do procesu tego sąsiadów nie namawiać albo lepszego i poczciwszego adwokata naleźć. Sam wszystkich na rzeź wydał, a teraz od jednego ratunku ubiega. Fabiana wymówki te nade wszystko już mieszały i gryzły. – Ja siebie winnym nie sądzę. Tłumaczył się na wpół z gniewem, na wpół z płaczem. Nikt złego nie chce. Zamyślałem jak najlepiej dla powszechności naszej uczynić i panu Korczyńskiemu wszystko pomścić. A że przez złego człowieka oszukany zostałem, czy dlatego już na wąskie paski mam być pokrajany? Albo to młody pan Korczyński nożem po ciele ci pojedzie? Pokrzykiwali sąsiedzi. Przed nim i upokorzyć się nie wstyd, bo on biedzie w oczy nie pluje. Ludziom życzliwy jest i ludzkiej przyjaźni też szukający. Bóg mnie ubi na ciele i duszy, za głowę chwytając się wyrzekał fabian, jeżeli spodziewałem się, że taki los na mnie padnie i że na starość przemienię się w joba o zmiłowanie proszącego. A apostoł suche ramiona w grubych rękawach kapoty ku sufitowi wznosząc, żałośliwie upominał. Nie będą synowie pokutować im rzeci za ojców, ale każdy w swoim grzechu i w swojej pokucie umrze. Tak niepoweselnemu trochę starsi w świetlicy gwarzyli, ale młodzieży napełniającej ogród i drogę nie do strapień i smętnych rozmyślań dziś było. Wieczór zbliżał się, nadchodziła pora rozpoczynania tańców, a naprawdę już nawet i nadeszła, bo rzeźwy chłodek wieczoru muskać zaczynał twarze rozgorzałe od jedzenia, rozmów i chichotów, ale zwlekało się to jakoś dla przyczyn różnych. Naprzód państwo młodzi z asystą długo za obiadem przesiedzieli, bo u początku jego swat starzyński wdał się był w długą orację, co słów kilka niby grzmotem, śmiechem przerywaną a u końca apostoł wypowiadał bardzo budujące i nabożne modlitwy i upomnienia. Potem muzykantów zawołano do stołu, a teraz kiedy i muzykanci już podjedli, pierwszy drużbant znowu, niezadowolony, widocznie i kwaśny, po drodze przechadzał się lub pośród niej stawał, ciągle jakby kogoś oczekując i wypatrując, a z nikim oprócz domuntów prawie i mówić nie chcąc. Z domuntami widać i dawniej znał się, ale teraz to już przyjaźni z nimi zawierał i przed nowymi przyjaciółmi popisywał się też widocznie, bo i swego czarnego źrebca ze stajni go wyprowadziwszy, ze wszystkich stron im prezentował i złoty zegarek co kilka minut z kieszeni kamizelki wyjmując, niby która godzina patrzał, i na koniec nogę w błyszczącym bucie daleko naprzód wysunąwszy, podjętym z ziemi drewienkiem począł w zębach dłubać, zupełnie tak jak najpierwsze arystokraty po jedzeniu czynić są zwykli. Jakkolwiek wzrost miał dobry i nieskompo mierzone bary, przy ogromnych domuntach prawie mały wyglądał, przenosząc ich w zamian o wiele śmiałością i elegancją. Przyłączyło się ku nim wkrótce kilku bojaźni nieznających obuchowiczów, Podszedł w swym kanarkowym ubraniu i z ręką na kłębie opartą Michał Bohatyrowicz, z wąsami w górę zbliżyli się łozowicy, a z nimi razem stanął Staniewski o wysokim czole i tak może we dwunastu utworzyli pośród drogi wyborową niby gromadę, odgłosami żywej rozmowy w ciche powietrze bijącą. Za nimi, tuż przy drodze, synowie Fabiana, rudawy i chmurny Adam. Rudy pleczysty i wiecznie śmiejący się Julek, wśród tłoku innej młodzieży męskiej i dziewcząt na oścież i szeroko otwierali salę do tańca. Mieściła się ona w stojącym tuż przy drodze u krańca ogrodu gumnie. Stuknęły, skrzypnęły, na oścież rozwarły się wrota gumna, z ciemnej głębi jego wybuchnęła na ogród i drogę mocna woń napełniającego zasieki zboża. Na grube słupy rozdzielające zasieki stokiem do młódzki przeznaczonym, młodsi synowie Fabiana wdrapywali się jak wiewiórki, zawieszając na nich dobrze oszklone i ściśle zamknięte latarnie. W głębi toku zasiedli muzykanci, instrumentów swych z przeciągłymi piskami i huczeniami próbujący. Z boku pomiędzy słupami wąskie ławki obsiadywać zaczęły podstarzałe kobiety. Środkiem przechadzało się pod ręce się trzymając, drobne i nieśmiałe, jeszcze wszystkim tu obce maszczanki, na których pomimo delikatności kształtów i rysów znać było ubóstwo i pracę. Zresztą wszyscy jeszcze na otwartym powietrzu stali, gdy z pola na drogę skręciły i ku zgromadzeniu dość szybko dążyć zaczęły dwie postacie, konia i kobiety. Koń był duży. Utrzymany dobrze, ale mocno na jedną nogę kulejący. Kobieta do szybszego chodu napędzała go wielką gałęzią. Jezu! W gromadce u wrót gumna stojącej ozwały się kobiece głosy. Toż to jadwiśka! Czy ona rozumu pozbyła się, aby w dzień weselny tak pokazywać się ludziom? Wysoka, pleczysta, bosa krótkiej samodziałowej spódnicy i różowym kaftanie jeszcze na żniwa sprawionym z rozczochraną kosą na plecach do muntówna kulawego konia gałęzią popędzała i mijała świątecznie ustrojone gromadki o nic nie dbając. Na kilka pozdrowień i zapytań przesłanych jej z zapłotu i od otwartych wrót gumna basowym swym głosem i drogą iść nie przestając, Odpowiedziała, że parobek wczoraj jej najlepszego konia skaleczył, więc go dziś sama dokonowała, zaprowadziła, a teraz stamtąd wraca. Parobkowi bydlęcia powierzyć nie chciała, bo by je gorzej jeszcze zmarnował. — No, no — wołała gałęzią z lekka po bokach konia uderzając i jednej z gromadek pytanie rzuciła. — Czy moje bracia z Siemaszek przyjechali? Pierwszemu drużbantowi zaś ledwie oczy z głowy nie wyskakiwały, tak patrzał w nią. Widział ją już raz przedtem, ale dziś podobała mu się więcej jeszcze niż wtedy. Obu ramionami uderzył się po bokach, palcami zapstrykał. — Szyk, panna, widać zaraz, że gospodynia zawołana i cenę dobrego zwierzęcia zna. Ot, gdybym tego konia z bliskości mógł obejrzeć, zaraz bym mu co poradził od wszelkiego konowała lepiej. Widać było, że aż trząsł się i do panny i do konia, że bose nogi, rozczochrana kosa i samodziałowa spódnica panny wcale jej w oczach jego ujmy nie czyniły. Szacunek owszem i szczęśliwą ufność w przymioty jej budząc. Z bliskości jednak ani na nią, ani na jej skaleczonego konia popatrzeć nie mógł, bo z drogi na węższą ścieżkę krócej do jej zagrody wiodącą skręciła. Ktoś z dala ku niej zawołał, pytając, czy na tańce przyjdzie? Odkrzyknęła, że może komu tańce w głowie, ale jej bynajmniej, bo chorego konia dopatrzyć trzeba i przy dziaduniu siedzieć. Z podniesioną głową i wytężonym słuchem Jaśmont odpowiedzi jej wysłuchał, po czym jedną rękę kładąc na ramieniu jednego do a drugą na drugiego, coś do nich poszeptał, a oni zaraz biegiem puścili się za stryjeczną. I z dala widać było, jak przyjacielsko z dziewczyną za ręce się ściskali, coś jej prawili, o coś prosili, a ona opierała się, przecząco głową trzęsła. Na koniec znowu ścisnąwszy się z braćmi za ręce, kulawego konia dalej popędziła. Domuntowie zaś z odkrytymi czuprynami biegiem ku jaśmontowi wracali, czapkami machając i z dala wołając. Przyjdzie, a jakże? Ma się rozumieć, że przyjdzie. Nie chciała. Mówiła, że dziadunia pilnować musi, ale braci posłuchać musiała i obiecała, że przyjdzie. Usłyszawszy to Kazimierz Jaśmont wielką różową, piegowatą twarz ukontentowaniem rozpromienił i naprzód na złoty zegarek spojrzał, a potem z kieszeni tużurka skórzaną papierośnicę wydobywszy, stryjecznych jadwigi papierosami częstował. W tej samej prawie chwili z innej już strony, bo od Korczyńskiego Dworu Nadchodziły dwie kobiety. Jedna bardzo wysoka, w czarnej mantyli, z wysokim grzebieniem nad włosami, druga znacznie niższa, w białej sukni z różową opaską. Witold, który sporej i zaciekawionej gromadce młodzieży z ożywieniem prawił o użyźnianiu ziemi pastwisk pozbawionej przez uprawę łubinu, spostrzegłszy nadchodzące kobiety, rzucił się ku nim i obie w ręce ucałował. Po chwili zjawiła się i Fabianowa, którą dziewczęta z wielkim krzykiem z gumna wywołały i menuetowe swedygi, już o giecołdach wspominając, przed panną Martą Korczyńską wykonywała. Działo się to pod samą ścianą gumna, lasem chwastów obrosłą, ku której ze strony przeciwnej od anzelmowej zagrody posuwała się hałaśliwa i pełna śmiechów gromadka. Była tam panna młoda ślubną swoją suknią jaśniejąca i z pomocą męża, jako też kilku dziewcząt i chłopców, gwałtem na wesele swe przywodząca sąsiada Anzelma. Nie miał przyjść wcale, nie mógł dobrowolnie wmieszać się w gwary, w hałasy, w tłumliwe gadania. Zamknął się był nawet w swoim przeciwku, ale go tam szarańcza weselna opadła pod przewodnictwem panny młodej która pierwsza przez otwarte okno do wnętrza przeciwka wskoczyła. Dopóty go hrabią, mrukiem, gardzicielem i tetrykiem przezywali, dopóty prosili i piekielnie nad samymi uszami hałasowali, aż zgodził się pójść z nimi na godzinkę, na jedną godzinkę, byle państwu młodym tej ubligi nie czynić, że bliski krewny i najbliższy sąsiad weselnymi godami ich wzgardził. Tyle tylko uprosił sobie, że pozwolili mu nowe buty wdziać i czarnym krawatem kołnierz codziennej koszuli obwiązać. Teraz już nie opierał się, tylko wielkiej, baraniej czapki co moment przed znajomymi uchylając, ze zmąconym wzrokiem i cierpiącym uśmiechem szedł tam, dokąd go Elżusia z jednej strony, a Franuś z drugiej pod ramiona wiedli. Wtem gwałtownym prawie ruchem ramiona swe uwolnił. I ściśle jeszcze otulając się kapotą, z oczami w jeden punkt wlepionymi, ku ścianie gumna cofać się zaczął, aż plecami się oparł o nią, po kolana prawie w wysokich chwastach stając. Zobaczył Martę, która zobaczyła go także i kilka jeszcze szerokich kroków uczyniwszy, stanęła. W czarnej spódnicy i mantyli, z liliową kokardą u szyi, trochę przygarbiona, jak ciężki słup. Podaną naprzód małą, żółtą, pomarszczoną twarzą przed nim stanęła. Rozwawolona gromadka z panną młodą na czele swego dokazawszy pieszchnęła w strony różne. Oni przez całą minutę na siebie patrzali. Anselm zwolna czapkę nad głową podnosząc przyciszonym i bardzo zająkliwym głosem zaczął. — Kopalat, Ko -ko lat A ona także zaczęła. Góra z górą, góra z górą. I wyciągnęła ku niemu swoją dużą, ciemną rękę, którą on powolnym ruchem ujął i w obu dłoniach zatrzymał. Znowu milcząc na siebie patrzali. Jej broda i dolna warga trząść się zaczęły, on głową z wolna kołysał. Dwadzieścia trzy lata, dwadzieścia trzy lata, mówiła. A on, w skupionej jakby i osłupiałej kontemplacji pogrążony, oczu z niej nie spuszczając zaczął. Poranek widział kwitnącą, rumianą, a wieczór? Urwał. Mocniej głową wstrząsnął, kędyś w bok spojrzał. Ona zarumieniła się tak, jak to w czasie poranku bywać musiało i nagle, jakby otrzeźwiawszy, zaśmiała się. A pan Anselm może myśli, że nie postarzał? Oj, oj, wieczny śmiech! Nie my jedne starzejemy. On także wyrwał się z toni wspomnień, w którą go pogrążył widok tej kobiety, rękę jej ze swoich wypuścił i z uśmiechem zażartował. Słusznie, a jakże? Starość grubianka nikogo nie zdobi. Nie zauważyli, że obstąpiło ich kilku starszych bohaterowickich gospodarzy, którzy Marte kiedyś znali i ku niej szli z powitaniem. Każdy jej przypominał, jak niegdyś w Korczynie ją często widywał. Jeden nad długością upłynionego czasu zastanawiał się, drugi chciał wiedzieć, czy pamięta brata jego, który podówczas kiedyś daleko i na zawsze z okolicy wywędrował. Trzeci, najstarszy z cicha coś prawił o swoim synu, o panu Andrzeju Korczyńskim, i ruchami głowy na zaniemeński bór ukazywał. Ona wszystkim ściskała ręce, wszystko pamiętała i razem ze wszystkimi głową trzęsła, powtarzając: stare czasy, stare czasy! A potem przez Fabianową zapraszana do gumna weszła i tam także pośród siedzących na ławie niewiast. Sporo dawnych i dawno niewidzianych znajomych swoich ujrzała. Rzuciła się ku niej w jasne barwy dnia tego ubrana starzyńska i w pół z płaczem, w pół ze śmiechem swego pierwszego nieboszczyka przypominać jej zaczęła. Podeszła walentowa i oświadczyła swą dobrą o tym pamięć, że panna Marta niegdyś w onych starych i inszych, wcale inszych niż teraźniejsze czasach, troje jej dzieci czytania i pisania nauczyła. Zbliżyła się też i Giecołdowa, rekomendując się jako dzierżawczyni sąsiedniego folwarku i papierosami ją traktując. Inne wypowiadały zdziwienie, że ją tu widzą. Ona wszystkich powitawszy na ławie pomiędzy nimi zasiadła, dziwiącym się odpowiadając. A cóż robić, moje panie, co robić? Nie chciało się kurze na wesele, ale musiała. Koncept ten wywołał ogólną wesołość i poufałość. O ona wiedziała jak z tymi ludźmi mówić i mówić tak lubiła siedziała między nimi o sprawach tyczących się wesela i gospodarstwa rozmawiała odmłodzona jakby choć przygarbiona wesoła jak nigdy choć trochę zmieszana wilgotnym wzrokiem po otaczających ją postaciach i twarzach wodząc naprzeciw niej Witold posiadający tu znajomości bez liku Marynie Kirlankę zaznajamiał z siemaszczankami, które trzymając się pod ręce nową znajomość z widoczną radością zawiązywały. Młodziutka panienka w tym samym stroju, w jakim była na wielkim obiedzie w Korczynie, wyglądała zawsze na przedziwnie świeżą róże polną i uszczęśliwiona spoczywającym na niej wzrokiem przyjaciela, jego obecnością ośmielona, serdecznie obie ręce do nowych towarzyszek wyciągała. Tymczasem na słupach wznoszących się nad tokiem Julek świece w latarniach zapalił. Przy tym świetle ukazały się w cieniu zasieki pełne zboża i wąskie pomiędzy nimi uliczki dokoła zaś gumna wrzało. Słońce za bur już zapadło. W szarej godzinie za rzadkimi ogrodami Niemen tu i ówdzie srebrnie pobłyskiwał. Po ogrodach, trawach, gajach toczyły się męskie i kobiece głosy, Pojedynczo, chórem, wstydliwie to, niecierpliwie wołające. Panie Jaśmąd, Jaśmąd, panie Kazimierzu, Kaziu, panie Jaśmąd, Jaśmąd, Jaśmąd. Nic już innego, prócz tego nazwiska, przez kilka minut słychać nie było. Starzyńska w rozpaczy drogą biegła. Bo to. Wołała, nie wiadomo, czy na pogrzeb, czy na wesele ludzie przyjechali. Owszem, kiedy kto na Jadwiśkę czeka, to niech sobie do niej idzie, ale w przód, jako drużbantowi przynależy, tańce rozpocznie. Panie jaśmąd owszem, gdzież on przepadł? Panie jaśmąd 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 Nie przepadł, tylko aż dotąd przechadzając się po drodze ze stryjecznymi jadwigi rozmawiał i z rozmowy tej widać zadowolonym się uczuł, bo zewsząd wykrzykiwane nazwisko swe usłyszawszy, papieros na ziemię rzucił, nogą go zadeptał i ze starzyńską u rękawa jego uczepioną w wesołych poskokach do gumna wpadł. Tu bystro wśród obecnych rozejrzawszy się, przed pierwszą dróżką, jak to obowiązkiem jego było, stanął i do tańca ją zaprosił, a gdy ona w znak przyzwolenia lekko mu się odkłoniła. Muzykantom rękę wyciągnął i huknął. Zaniewcy żnijcie! Muzyka skoczną polkę zagrała. Tańce od godziny już niecierpliwie oczekiwane rozpoczęte zostały. Na toku wirowało par ze dwadzieścia, to jednocześnie to, gdy ścisk zbyt wielki się stawał po kilka i kilkanaście. Witold, w roli drugiego drużbanta, naprzód pannę młodą do tańca zaprosił. Elżusia zaś z ukontentowaniem z ławki poskoczyła i rękę na ramieniu mu składając, głośno go upominała. — Bardzo słusznie, tylko niech pan długo tańczy i dobrze trzęsie, bo ja inaczej nie lubię. Marynia Kirlanka dostała się jednemu z młodych siemaszków, a małe siemaszczanki porwane zostały przez ogromnych domuntów, co widząc podżyłe niewiasty na ławach, chichotać zaczęły i dzielić się uwagą, że domuntowie z bankami po wodę poszli. Zresztą pary zmieniały się i dobierały coraz inaczej. Niektórzy z kawalerów mieli na rękach glansowane lub bawełniane rękawiczki. Ci zaś, liczniejsi, którzy ich nie mieli, przed rozpoczęciem tańca chustkami do nosa owijali sobie rękę, w której spoczywać miała ręka ich tancerki. Wszyscy po przetańczeniu tancerki swoje ku ławom i stołkom albo przynajmniej ku ścianom przyprowadzali i na podziękowanie składali przed nimi grzeczne ukłony. Nie przesadzały dziewczęta opowiadając, że Kazimierz Jaśmont ładnie tańczy. Istotnie, tancerz był z niego ochotny i zgrabny, dla tancerek nadzwyczaj dworny i wszyscy tam prawie poruszali się gibko, raźnie, z wielką na boki współtancerzy uwagą, tancerkami jak piórkami wywijając, a przytupując tak często i gromko, że pod ich stopami tok odzywał się grzmotem. Gadań też, śmiechów, konceptów na ławach i w tłumie, otwarte wrota stodoły zalegającym było niemało. Raz Adam, który nie tańczył, ale u samych drzwi stojąc spod brwi, jak zawsze schmurzonych, często ku latarniom wzrokiem rzucał i na wszystko, co działo się w gumnie pilną uwagę zwracał, wyprostował się i z gniewu zaczerwieniony donośnie krzyknął. Bardzo przepraszam, ale kto tam jest taki dureń, że w gumnie papirosa pali? Pomiędzy niewiastami zrobił się na te słowa ruch wstydliwy i ironiczny. Żółta iskra, która za rozmiotanych sukien tancerek przed Adamem była błysnęła, zgasła a z przeciwnej strony rozchichotany głos starzyńskiej rzucił odpowiedź. Dobrze, bo to pani Giecołdowa papirosa zapaliła. Na to znowu podniósł się i zagrzmiał chór śmiechów kobiecych i męskich, a niezmieszany bynajmniej Adam wcale nie po cichu zdanie swe o zdarzeniu wypowiadał. Bo niechaj baba w gumnie nie smali, hrabinia! Kiedy zaś Polkę zamienił kontredans tańczony skocznym i przyspieszonym krokiem, Jedni z mężczyzn w balansach szeroko ramiona rozstawiali i na środek toku wybiegając pilnie przyglądali się swoim nogom. Inni zaś, do których pierwszy drużbant należał, zachowywali całą powagę i grację tańcowi temu właściwą, lecz po ukończeniu ostatniej jego figury, jakby kajdany z nóg pozrzucali, w tak siarczystą puścili się galopadę. Nie przerwał jej, lecz tylko nieco ją zmącił przeraźliwy pisk psa, który okrutnie przez kogoś nadeptany wymykał się spośród tłumu i naprzeciw którego tłum rozpychając biegł wielki, zwykle powolny Julek i pośpiesznie na ręce go schwycił. W tańcach Julek udziału nie brał. Gdzie mu tam było, leniwemu i gapiowatemu, puszczać się w ścisk i skoki? Stał tylko u drzwi i to na latarnię, to na tańczących patrząc, białe zęby w nieustającym uśmiechu pokazywał. Do Sargasa, który u nóg mu się tulił, czasem mrugając, jakby pocieszał go i upewniał, że zaraz to wszystko się skończy, a oni znowu we dwóch na Niemen pójdą. Teraz sporego kundla spod nóg tańczącym wychwyciwszy, bez uśmiechu już owszem, gęsto obrosłą twarz do jego czarnej szerści żałośnie przytulając, Wyszedł z gumna i już nie ukazał się tam więcej. Tymczasem Władysław, czy jak go tam nazywano ładyś Osipowicz, ten co miał włosy jak krucze, skrzydła czarne i uskroni rozpostarte, z ramieniem do objęcia błękitnookiej cecylki staniewskiej już przygotowanym, niecierpliwie zawołał: Zaniewscy, do roboty! Polkę grajcie! Polki tej Justyna już nie tańczyła. Wypadkiem sprowadzonym przez ruchliwość tłumu, znalazła się za ławą i rzędem obsiadujących ją kobiet, w znajdującej się pomiędzy zasiekami krótkiej, cienistej uliczce. Na drewnianych słupach wiszące latarnie rzucały tu trochę tylko mętnego światła, z zasieków bił zapach uschłych ziół i kłosów. Justyna głowę ubraną w grona jarzębin o puszystą i wonną ścianę uschłego zboża oparła, i w zamyśleniu przed siebie patrzała. Czy zdawała sobie jasno sprawę z przyczyn głębokiego wzruszenia, którym przejmował ją widok tego mrowiącego się przed nią ludu? Zapewne. Gdyby przed kilku jeszcze miesiącami znalazła się tutaj, uczułaby się nieznana pośród nieznanych, zmieszana, obojętna, może znudzona. Dlaczegoż teraz serce jej uderzało mocno, prędko, przyjaźnie? Dlaczego? Boże, przychodzi z czasem chwila, w której z dna duszy ludzkiej podnosi się to, co natura na nim posiała i co czekało tylko promienia powiewu, aby urość w kwiat, kłos albo strzałę. Promień ten powiew, może nie przybyć i wówczas człowiek kładzie się do mogiły, samym sobą nie stawszy się nigdy. Ku niej one przybyły. Z gorzkiego morza cierpień wynurzyła się wtedy gdy wśród zbóż i bławatków po raz pierwszy ujrzała ochoczego oracza jego błękitne oczy utkwione w nią stajoną nieśmiałą tkliwością. Przypomniały się jej teraz złote łany, pośród których w upalny dzień lipcowy sierp z jego ręki przyjęła i szybkie jak błyskawica wspomnienie zaniosło ją z tego tłumu w głębie zaniemeńskiego boru, na mogiłę, w tej nocnej porze grubym zmrokiem obleczoną. Zdało się jej, że to, co teraz czuła, stamtąd podówczas w sobie przyniosła. Że te uczucia, których doznała, tam i tu doznawała. To jedno. Wszystko, co w dniach ostatnich usłyszała z płomiennych ust Witolda i co w samotnych godzinach przedumała sama, jednym także strumieniem myśli głowę jej przepływało i przypominała sobie jasno, wyraźnie przypominała ów sen swój, czy owo marzenie, w którym. Zapaloną lampą świeciła z góry tym domostwom i tym ludziom, a promienie jej lampy nićmi światła ślizgały się po dachach, ścieżkach, płotkach, szerokich polach, o starożytny grobowiec, o dwór korczyński, o leśną mogiłę zaczepiając i wszystkie te ułamki jednej całości jakoby w łańcuch wiążąc. Jakaś niby elektryczna iskra o serce jej uderzyła, na czoło płomień, a w oczy wilgoć rzucając. Wtem tuż przy sobie usłyszała głos przyciszony i nieśmiały, który przemówił. Dziesięć lat krócej żyć chciałbym, byle wiedzieć, o czym pani tak zamyśliła się w tym momencie. Jan Bohaterowicz nie tańczył dotąd wcale. Do pocztu drużbantów należał, jednak ani wystroił się po weselnemu, ani wesołości najmniejszej nie okazywał. Krótką siermiężkę swoją zielonymi taśmami ozdobioną przywdział, białym krawatem kołnierz cienkiej koszuli przewiązał i wcale nie zdawał się dbać o to, co tam ludzie o jego odzieniu i zasępieniu myśleć lub mówić będą. Wyglądał tak, jakby mu coś potajemnego serce zjadało. Ledwie przywitał się z tym i owym. Od początku tańców w kącie przy muzykantach stał z ramionami u piersi skrzyżowanymi i poprzeczną zmarszczką na czole. Kiedy niekiedy tylko na tańczący tłum spoglądał, kogoś w nim upatrując i wtedy oczy błyskawicami mu połyskiwały. Zresztą, panną, którego kilka razy zaczepiły oburkliwie i nawet trochę ironicznie odpowiadał, od rówieśników usuwał się jak od ognia. Matkę przemocą do tańca go ciągnącą naprzód prosił, aby mu pokój dała, a potem wprost ofuknął. Nikt mu też nie dokuczał ani go nie niepokoił ludzi było wielu i bez jednego łatwo wszyscy obejść się mogli. Jednak tu i ówdzie o nim gadano. Podstarzałe kobiety szczególniej w pochmurności jego węszyły jakąś niezwykłą historię. Jadwiśka do muntówna na wesele nie przychodzi, Janek tak wygląda, jak gdyby wczoraj matkę i ojca pochował. Widać pokłócili się z sobą, a może też wszystko pomiędzy nimi już i rozerwane. Z drugiej strony, co się tam miało rozrywać, kiedy podobno nic jak się należy związanym jeszcze nie było? O zaręczynach nikt nie słyszał, tyle tylko, że tam jego stryjaszek i jej dziadunio jeszcze kiedy przy to mniejszym niż teraz był, pomiędzy sobą to małżeństwo układali. Może on i dla inszej przyczyny pokazuje się takim sępem? Może to u nich melancholia i tetryctwo w rodzie? Nieboszczyk jego ojciec taki był zawsze pogrążony w sobie i mrukowaty. Stryj na ciężką handrę w kwiecie lat swoich zapadł, a obaj górnie zawsze myśleli, przez co Jerzy zginął marnie, a Anselm też niezupełnie po ludzku życie strawił. Może jednak przyrodził się do ojca i stryja? Zawsze wesoły bywał, do tańca i różańca stający, osobliwie też w śpiewaniu prześcigał wszystkich ale do pory dzban wodę nosi i na każdego taki moment przyjść musi, w którym prawdziwe jego przyrodzenie na wierzch wyłazi. Przyrodzenie, gdybyś i widłami odpychał, powraca. Widać, że i on taki sam będzie pogrążony w sobie i górnie myślący, jakimi byli jego ojciec i stryj. Przyszła jednak chwila, w której Jan wzrokiem ku uliczce pomiędzy zasiekami rzuciwszy oczami błysnął, pomiędzy ławą a ścianą przecisnął się, w przyćmionej jej głębi się znalazł i nad głową Justyny nieśmiało z cicha mówił: Pani zapytuje dla jakiej przyczyny ja markotny jestem i nie tańczę? Przed panią jedną to wypowiem, że podczas takie wątpliwości mnie oblegają, że ni to żywy ni to umarły chodzę. I na dnie na prawie wolałbym leżeć, niż z takimi wątpliwościami żyć. Justyna cichych tych słów słuchała z pochyloną głową i jak najprostsza wiejska dziewczyna ze zbożowej ściany, do której się przycisnęła, długie słomy i kruche źdźbła uschłych ziół wywlekała. Czuła, że głowę jej płomieniem ogarnia wzrok uporczywy i namiętny i słyszała szept cichszy jeszcze niż przedtem. Cudnie te jarzębiny czarne włoski pani ubierają i sukienka ta sama, która była pod ten czas, jak wspólnie jeździliśmy na mogiłę. Chwilę milczał, a potem poprosił. Żebym ja mógł jedną gałązkę tej jarzębiny dostać, zdaje się, że już i przez to szczęśliwy byłbym. Szybkim ruchem pąsowe grono od białego stanika odpieła i podając mu je głowę podniosła. Kilka sekund patrzali na siebie oboje spłonieni i prawie drżący, potem on gestem namiętnej radości, włosy z czoła odrzuciwszy, gałązkę jarzębiny u guzika siermiężki umieścił. Wtem u wrót gumna zrobił się ruch niezwykły. Rozstępowano się tam przed kimś, kogoś witano. Muzyka grać przestała. Kazimierz Jaśmont w posuwistych poskokach ku wrotom pobiegł. Zanim skoczyli do muntowie i kilka dziewcząt pośpieszyło. Na salę tańców weszła do muntówna, ale do muntówna w metamorfozie. Kto ją przedtem bosą, rozczochraną i kulawego konia pędzącą widział, z trudnością teraz poznawał. Suknię miała amarantową, obfitymi draperiami obwieszoną, a z tyłu w ogromną turniurę zaopatrzoną. Było to arcydzieło krawca z najbliższego miasteczka, w którym też zapewne kupiła wielkie liście z pozłacanego papieru, przystrajające jej wysoko spiętrzone i od pomady świecące włosy. Na rękach miała białe rękawiczki, w ręku papierowy wachlarz malowany, a od całej jej osoby biły błyski złoto i srebro udających szpilek, kolczyków, bransolet. Szła wyprostowana, bardzo na twarzy czerwona, śmiała, lecz ponura. Dziadunio w śnieżnej kapocie we wrotach, gumna przez Witolda i kilku innych ludzi otoczony i zatrzymany został, a ona zaledwie parę kroków na toku uczyniła, spostrzegła dwie osoby. Pannę i kawalera z cienistej pomiędzy zasiekami uliczki, wychylających się pod światło latarni. Stali bardzo blisko siebie. Panna Jarzębiny na głowie miała, a kawaler w pętlicy ubrania. Widok ten niby pięścią w piersi jej uderzył, Wydeła usta, a pod sobolowymi brwiami szafir jej oczu roziskrzył się i na naokół gniewne błyskawice cisnął. We wrotach rozlegały się wesołe śmiechy. Dziadunio uporczywie Witolda Korczyńskiego za ojca jego benedykta poczytywał, a o dziadku Stanisławie. Mówił jak o obecnie żyjącym dziedzicu Korczyna. Że pradziad Dominik już nie żył, o tym pamiętał. A wywijając w górze zeschłym palcem z łuną radości na wyłysiałym czole, wspominał. Dobry był z pana Dominika kompan. O, dobry. Pamiętam, jakeśmy razem w trzydziestym i pierwszym roku. Witold go u ściany na stołku sadzał i sam przy nim siadając chciwie o stare historie prosił. Z drugiej strony, szczupłą postać staruszka, klęcząc w trawach, obejmowała marynia Kirlanka, a kilku stojących obok młodych ludzi rozważało, co też tak ciekawego być może w gadaniu człowieka, który jeżeli nie cały rozum, to przynajmniej dobrą jego połowę postradał. Żeby tylko ktokolwiek pacenki nie wspomniał, bo zaraz sfiksuje, z cicha mówili. A w gumnie ukazanie się Jadwigi wywołało różne wrażenia. Niektóre z kobiet usta pootwierały, dziwiąc się jej strojowi. Aż w oczach miga tak się bogato wystroiła. Wiadomo, aktorka. Wśród męskiej młodzieży powstały ciche chichoty. żeby julkowego sargasa z tyłu jej na tej poduszce położyć, to by się zmieścił. Złotnych liści we włosy nakładła i myśli, że pięknie. A to czysta trumna galonami przyozdobiona. Ale dziewczęta wcale inaczej o stroju aktorki myślały. Najwięcej je uderzał i zachwycał wachlarz. Małe się maszczanki trzymając się pod ręce, dokoła wspaniałej panny krążyły przeciągłe okrzyki, wydając: Jezu, otóż śliczne róże na tym wachlarzu! A te złotne liście zupełnie takie jak w łunie u matki boskiej na ołtarzu! Jadwigę te oględziny i dziwowania się niecierpliwiły. Wcale nie dla tych sroczek mordowała się nad strojem przez dwie godziny, a ten, dla kogo to czyniła, stał tam ciągle przy tej wiarzem Rozgniewanym wzrokiem na sukienki w błękitne i białe paski rzuciła. Dziwowało ciało, czego nie widziało, sarknęła. Proszę mnie pozwolić przejść, bo z moimi braćmi przywitać się muszę. Razem z braćmi, którzy ją otoczyli, stanął przy niej Kazimierz Jaśmont, a że już raz gdzieś ciś u znajomych widzieli się i rozmawiali z sobą, wtedy śmiele przemawiać do niej zaczął. Od braci już słyszała i z czułych wejrzeń, które rzucał na nią, miarkować mogła, o czym on zamyśla. Więc szybko wzrokiem ku Janowi rzuciwszy rozweseliła się nagle i dla Jaśmonta uprzejma się stała. Kiedy tak, to tak. Niechże widzi, że i ją Bóg i ludzie jeszcze nie opuścili? Bardzo układnie i dobranymi wyrazami mówić, zaczęła, że smętnie jest, iż lato kończy się, a zaczyna się zima, bo choć letnią porą roboty dużo, ale też i przyjemności więcej, a zimową porą nadmiar ją smętek jakiś opada. Na co Jaśmąd poważnie odpowiedział, jako wszystkie czasy mają swój czas. A w dekretach boskich tak zapisano, aby była pora urodzenia i pora umarcia, pora cieszenia się i pora smęcenia. Potem znagła ją zapytał, czy da wiarę, że ona jemu aż trzy razy śniła się w tym tygodniu. Jedwiga o tym wątpiła, bo gdyby z panem Jaśmątem dobrze znajomą, była to co innego, ale trudno kogoś śnić tak mało znając. Jaśmąt wtedy cicho szepnął. Co kto miłuje, to i we śnie czuje, a co się tyczy małej znajomości, to bynajmniej, bo ja panny Jadwigi wszystkie skrytości wiem i w serduszku pani jak w otwartej książce czytam. Zaczął jej znowu coś z cicha mówić, a oczami rzucał w stronę, gdzie stał Janek. Ona zaś zaczerwieniła się jeszcze mocniej, zaśmiała się głośno i głośno też odpowiedziała. Niech pan będzie upewniony, że ja o tę osobę tak dbam jak pies o piątą nogę. Wtedy już i z braćmi, i z niektórymi dziewczętami w głośną rozmowę się wdała, i tylko bacznie na nią patrząc, odkryć było można, że wrzała wewnątrz, i że zanosząc się czasem od śmiechu, końcem wachlarza to jedną, to drugą powiekę przyciskała, oczy zaś jej tak błyszczały, że jaśmąt je porównał do brylantów ognie sypiących. I naprawdę zapatrzył się w nie z upodobaniem szczerym i wielkim. Tańczyć nie chciała i długo opierała się na mową braci i konkurenta. Jednak rozmyśliła się i przyrzekła, że raz zatańczy, ale chyba Krakowiaka, więcej nic, jednego tylko Krakowiaka. W przód jednak zobaczy, co dziadunio robi i czy mu czego nie potrzeba. Wyszła przed wrota, a Jaśmąd Witolda za ramię pochwyciwszy do ucha mu szepnął. Niech pan będzie taki łaskaw i z panną domontówną w drugiej parze do Krakowiaka stanie, bo ja z pierwszą panną dróżką w pierwszej parze muszę. Potem wpadł do gumna i zakręcił się na toku wołając. Niechaj do tańca grają, już się nogi zwijają. Krakowiaka zaniewscy! Zaniewscy po półgodzinnym odpoczynku na całe gumno zachuczali raźnym Krakowiakiem, ale tańczyć go nie zaraz zaczęto bo nie wszyscy taniec ten umieli. Więc pary dobierały się z niejaką trudnością. Na koniec dobrało się ich dwanaście z pierwszym drużbantem na czele, który wolałby z domuntówną, ale przez uszanowanie dla zwyczaju i osoby z pierwszą dróżką przodem wybiegł. A wszyscy za nimi w poskokach biegli, głośne chołupce wybijając i zgrabnie, gipko wyginając się w strony obie. Justyna niczym szczególnym nie wyróżniała się z grona tancerek. Nie była piękniejsza od kruczowłosej osipowiczówny, ani od antolki i siemaszczanek zgrabniejsza, ale miała w tańcu większą od tamtych powagę i grację. Więc lekko na ramieniu tancerza zawieszona, z półuśmiechem na pąsowych ustach, jak łabędź płynęła przodem korowodu, a widzowie dokoła stojący i siedzący, patrząc na nią głowami kiwali i szeptali, że z tak piękną panną miłoby było tańczyć aż do końca świata. Ale najuporczywiej i coraz ogniściej z nadrzędu rzędu kornetów i czepków ścigał ją wzrokiem Janek. Coraz rozkoszniej uśmiechać się zaczynał i niecierpliwą stopą parę razy o tok uderzył. Aż do kieszeni siermiężki sięgnął, bawełniane rękawiczki pośpiesznie na ręce włożył i przez obsiadujące ławę niewiasty przeskoczył. Na ławie powstał krzyk i pisk. Łokciem jego, a uchowaj Boże! I nogą może zaczepiony czepek giecołdowej na ucho jej się zsunął, co dzierżawczy bardzo rozgniewało, a u jej sąsiadek wywołało głośne współubolewania i tajemne szepty. Ale on na zostawiane za sobą miny i gniewy wcale się nie oglądając, parze tańcowi przodującej drogę zabiegł, rozgłośnie w dłonie uderzył i na całe gumno zawołał: klaskanego! Wszyscy wiedzieli, co to oznacza, więc tancerze natychmiast w tył się cofać zaczęli i obejmować panny za nimi się znajdujące, a tancerka z pierwszej pary, jak ptak lekki i szczęśliwy, ze wzniesionymi ku niemu oczami na ramię Jana spłynęła. On po raz pierwszy kibić jej obejmując, ukropem na twarzy się oblał i wzrokiem w górę rzucił, lecz potem, jakby radością i dumą szalony, z głośnym chołupcem nad ziemię się porwał i z ramieniem nieco podniesionym w górę, a twarzą ku twarzy tancerki schyloną, szumnie i dumnie dokoła toku taneczny korowód prowadził. Owszem przecież pięty do tańca poruszył, zawołała w tłumie Starzyńska. On zaś w tym miejscu, gdzie muzykanci siedzieli, stanął, przez co też wszystkie pary zatrzymać się musiały. I swoim pięknym głosem nie tylko na całe gumno, ale na ogród, drogę i szerokie pole zaśpiewał. Świeci, księżyc świeci, około północy. Ciebie przestać kochać nie jest w mojej mocy. Ten przyśpiewek po prostu zachwycił wszystkich, szczególnie kobiety. Aż w dłonie uderzały i chichotały z uwielbienia. Póki doł się, to doł się, ale jak przestał, to już go nikt nie prześcignie, nawet pan Jaśmont, który ślicznie tańczy i jeszcze śliczniej mówi, ale do śpiewania to już bynajmniej niezdatny. Ale pierwszy drużbant, czy to ambicją powodowany, czy dla rozweselenia Jadwigi, która nadęta i jak nieżywa poruszała się przy nim, na tym polu także popisać się spróbował. Po kilku zwrotach tańca z kolei jak wryty stanął i bardzo cienkim dyszkantem niezupełnie na nutę krakowiaka zaśpiewał. Powierzchowność często myli, szczególnie szczególniej kobiety, chociaż oczko łzą umili, lecz serce niestety. I niepotrzebnie z Jankiem w zapasy wchodził, bo pokazało się, że wcale z czym popisywać się nie miał. I przyśpiewek niestosowny wynalazłszy i w słuchaczach obudziwszy nawet zdziwienie, jakim sposobem taki duży mężczyzna mógł taki cienki głos z siebie dobywać. W zamian kruczowłosy Osipowicz z błękitnooką Cecylką Staniewską, jakby umyślnie przed matką jej stanąwszy, Prawie tak pięknie, jak Janek zaśpiewał. Koło domu steczka, chowaj matko pieska. Masz córeczkę ładną, to ci ją ukradną. I ogromny domunt znowu z malutką siemaszczanką, Jak z dzbankiem po wodę idący, Więcej gromko niż melodyjnie huknął. Za rzeką, zaniemnem niemnem kukaweczka kuka. Mam tego zadutka, kto posażnej szuka. Ale Krakowiak już się kończył i inni, choćby chcieli, do śpiewania nie mieli czasu. A tylko Janek jeszcze jak do przyśpiewków hasło dał, tak je i zakończył. Nie w porę nawet, bo przed samym końcem tańca krótko lecz dobitnie wyśpiewując. Najpierwsze kochanie, kiedy serce chwyci, radością i smętkiem dosyć je nasyci. Po czym zaraz tancerkę swoją jak piórko dokoła siebie okręcił, i na jedno kolano przed nią przypadając, rękę jej do ust przycisnął. I w tym jeszcze starszy drużbant chciał go naśladować, ale nie mógł, bo Jadwiga gwałtownie ręce mu swe odebrała i nie czekając, aby ją jak to czynili wszyscy, po siedzeniu jakiemu odprowadził, ze wzdętą piersią i roziskrzonymi oczami ponura i groźna plecami odwróciła się do niego i z gumna wyszła. Wychodząc, niby burza oddychała głośno, łokciami i piersią ludzi roztrącała, a wzrokiem ścigała wychodzącą też na otwarte powietrze parę. Ścigała ją wzrokiem i dobrze widziała, jak w jarzębiny ubrana głowa panny w szczęśliwym niby zapomnieniu pochylała się ku ramieniu kawalera, który z jarzębiną u szarej siermiężki, a twarzą w płomieniach wciąż coś do niej mówił. Muzyka grać przestała. Młodzież zmęczona i zarazem rozchulana rozsypała się pod odkrytym niebem, na którym gwiazdy przygasać zaczynały przed wschodzącym u dalekiego skrętu rzeki, jakby z jej toni wyłaniającym się ogromnym jaskrawym księżycem. Część młodzieży z zapalonymi papierosami wyszła na pole, ale więcej było takich, którzy, wyrzekając się przyjemności palenia, w bliskości gumna pozostali pojedynczymi parami rozpraszając się po ogrodzie, zielonej uliczce i śliwowym gaju. Gwar przycichł, rozmowy stały się cichsze, gdzie niegdzie zupełnie ciche. Pod blednącymi gwiazdami skrzydło erosa, wonią miry i mirtu napojone, łagodnie muskało te głowy tańcem i śpiewem rozgrzane. Pod ścianą gumna, na stosie belek i po kolana w chwastach, siedząca para szeptała. Jak Boga kocham szeptał mężczyzna? Stryj i brat nadaremnie lękają się i młodymi twymi latami mnie od szczęścia odgradzają. Czy ja zwierz jestem albo barbarzyniec, abym pracą nad siły kochanej kobiety zdrowie nadwerężał? Toż i u brata rączek na krzyż nie składasz, a w mężowskim domu więcej pracować ci nie przyjdzie, na to przysięgam. Służącą wezmę. Sam sobie ręce mozołami okryje, a antolka przy mnie zbytecznych męczarni nie dozna. Czy antolka temu wierzy i moją stronę trzyma? Czy też mam nieszczęśliwy długo jeszcze sierotą żyć na tym świecie? Szept kobiecy odpowiedział: Pan Michał wie, że ja od stryja i brata zależę. Oni mnie wyhodowali, nijakiej krzywdy nigdy nie uczynili, a przeciwnie. Zawsze od nich dobroci i przyjaźni doświadczałam, co oni zechcą tego i ja zechcę, jak każą, tak i ja postąpię. Dobrze owszem, jaż Antolki nie namawiam, aby przeciwko stryja i brata sępem stawała, ale już chciałbym raz się dowiedzieć, już raz chciałbym tą pewność mieć, że Antolka sama jest za mną. I jeszcze ciszej pytał: i czy Antolka czuje kiedy, że miłość w serduszku mruczy i spać jak potrzeba nie daje, mój obraz przed oczami stawiąc? Nie wiadomo jaka była odpowiedź, ale zapewne pomyślna, bo szept męski, śmielszy, stał się i nalegający. Gołąbek nawet samiczkę w dziubek bodzie, kochanie jej chcąc pokazać Czyż mnie tyle nawet nie wolno, co gołębiowi? Jak cudzemu mnie przy Antolce siedzieć wonno, ale głodno. Pod świrnem zaświeciła biała suknia, a obok niej wysmukły młodzieniec z cicha przemawiał. Tak moja droga Maryniu, wyjadę stąd pełen szczęścia, że cię znalazłem taką, o jakiej marzyłem. Prostą, skromną, pracującą, zdolną zrozumieć i kochać te zadania, które kobieta oświecona i szlachetna dziś pełnić powinna. Kiedyż ja Widziu, tak mało oświecona jestem, tak mało jeszcze wiem i umiem. Prawda, że wiele jeszcze uczyć się musisz, ale nie tylko z książek, od życia i od ludzi także i najwięcej. Ludzi kochaj, ludzi badaj, z ludźmi żyj. A jak pojedziesz, czy napiszesz kiedy do mnie? Czy kiedy przyślesz mi jaką książkę? Będę pisał, będę ci książki przysyłał i ani przez jeden dzień nie zapomnę o tobie, moja ty najmilsza i najlepsza. A gdy już na zawsze wrócę, i w Korczynie zamieszkam, wtedy już nigdy rozstawać się nie będziemy, ale zawsze razem dla naszych drogich idei walczyć i pracować. Czy dobrze, Maryniu? Czy chcesz tego dobrze? U białej sukni dwie splecione ręce, gestem zachwycenia, wzniosły się w górę. O widziu, widziu, ty mi niebo na ziemi ukazujesz, i czuję sama, wiem, że na nie zapracować, zasłużyć powinnam! U brzegu śliwowego gaju stała Jadwiga do Domuntówna w gronie kilku dziewcząt i chłopców, którzy wkoło niej żartobliwą rozmowę wiedli. Pierwszemu drużbantowi, który na fochy bohdanki swej, nie zważając ani na krok jej nie odstępował, zarzucano tam niestałość bałamuctwa i wyrażano wątpliwość, czy ożeni się kiedykolwiek, skoro dotąd tak wesoło kawalerskiego stanu kosztował. On zaś na Jadwigę spoglądając bardzo poważnie odpowiadał, że i motyl z grzędy na grzędę przelatuje, nim na jednym kwiatku siędzie, że i nędznemu lżej nie samemu, a cóż dopiero kiedy człowiek ma czym podzielić się z przyjacielem dozgonnym. Potem kołysząc się w strony obie niby od niechcenia, cienkim swoim dyszkantem zanucił. Świat mnie cały przy tobie staniał i tanieje. Serce me za tobą pójdzie w puste knieje. Ale ani przymówki, ani przyśpiewki nic nie pomagały. Jadwiga, milcząca i zasępiona, głośno oddychając i z wydętymi ustami, zdawała się być upostaciowaniem chmury pełnej gromów, tuż, tuż z niej wypaść mających. Jak nieprzytomna, jak oczarowana, patrzała ciągle w jedną stronę, te mianowicie kędy opodal. Plecami do niej zwrócona na niskim płotku siedziała para ludzi. Rozmowy ich słyszeć nie mogła, ale w zmroku dostrzegła czerwień jarzębin strojących głowę panny. Ta głowa, w krucze, warkocze i czerwone jarzębiny ubrana, prześladowała dziś ją jak mara, jak ogień parzący, jak urągliwe, senne widowisko. Tymczasem na niskim płotku, obok Justyny siedząc, Jan cicho, ale z zapałem mówił. Pani zapytuje, czy doprawdy najpierwsze? Niech jutro zginę, jeżeli do tego czasu prawdziwe kochanie choć raz do serca mego zajrzało. A czy to może być inaczej? Czy ja, hrabia albo arystokrat, aby z kwiatka na kwiatek przelatywać i tylko sobie różne zabawki wymyślać? W naszym wieśniackim życiu do bałamutwa ani czasu, ani ochoty nie ma. Jak nie przychodziło kochanie, to nie przychodziło, a jak przyszło to już i nie przejdzie. Czasem jednak przechodzi, w zamyśleniu rzekła Justyna. U państwa każdą rzecz łatwiej rozwiewają wiatry, niżeli u nas, a do tego wiele też i od charakteru zależy. Jaśmont na przykład, gdyby jadwiśki i nie dostał, byłoby mu o to najmniej, bo dla posagu głównie chce ją wziąć, a strej anzelm nie dostawszy tej, której żądał, Całe życie w samotności strawił i stary Jakub rozum postradał, zdrady w kochaniu doznawszy. A panna Domuntówna czy teraz takiej zdrady nie doznaje? Jak oparzony tym zapytaniem o mało się z płotka nie porwał. Ja już odgadłem, że pani mnie te pytania zadaje z przyczyny jadwiśki. Spoważniał, głowę podniósł, wprost na siedzącą przy nim kobietę śmiałym wzrokiem patrzał. Zakleństw i przysięgań, Nijakich czynić nie będę, bo gdzie wiary nie ma, tam i przyjaźni prawdziwej być nie może. A tylko to, pani z gruntu serca mojego, żadnym ciężkim grzechem niesplamionego powiem, że pomiędzy mną a jadwiską nigdy nic nie było, że nic jej nigdy nie oświadczałem i nie przyrzekałem, a tylko znamowy stryja i przez uwagę na jej poczciwość, byłbym może ożenił się z nią w czasie, Gdyby insze wcale słońce na moim niebie nie błysnęło To zaś, że ona przylepiła się do mnie jak smoła I ściga mnie swoim nadaremnym kochaniem Wybaczyć jej trzeba, bo od dzieciństwa mnie znając Przyzwyczaić się mogła i odstać jej trudno Jednakowoż spodziewam się, że do upamiętania przyjdzie A ja przed nią bynajmniej winnym się nie sądzę Czy pani mnie wierzy? Jak zbawienia duszy słówka tego czekam Czy pani wierzy? Uczuła, że na jej ręku o płotek opartym spoczęła dłoń gorąca, twardą skórą powleczona, a jednak dziwnie miękka, błagalnym jakby drżeniem zdjęta. Gumno, świron, chata z oświetlonymi oknami zakręciły się jej w oczach, ujrzała naraz wszystkie gwiazdy osypujące wysokie niebo i uczuła wszystką krew zbiegającą jej do serca. Z cicha odpowiedziała: Wierzę. Wtem krzyknęła, i oboje na równe nogi zerwali się z płotka. Pomiędzy głowami ich spory kamień, jaką silną i zręczną ręką rzucony świsnął, przeleciał i tylko szyję Janka z lekka drasnąwszy, o kilka kroków na zagon buraków upadł. Zewsząd rozległy się okrzyki i zapytania: Co to? Kto to? Skąd to? Na co? Za co? ale nie mało osób widziało, że była to domuntówna, która prędko schyliwszy się kamień z ziemi była podjęła i ramieniem zamachnąwszy na rozmawiającą parę go rzuciła. Trzęsła się przy tym tak, jak gdyby ją febra brała. Kogo właściwie ugodzić kamieniem zamyśliła, Jana czy jego pannę, niewiadomym było. Dość, że w mgnieniu oka o jej postępku dowiedzieli się wszyscy, a w zielonej uliczce pomiędzy gajem i ogrodem wielka powstała wrzawa. Już i ci, którzy z papierosami na pole byli wyszli, powrócili i o zaszłym zdarzeniu różne podnosili głosy. Najwięcej było takich, którzy je ganili głośno i wyraźnie, żadnych pod tym względem ceremonii nie czyniąc. Już i w przód wyróżniający się strój nadętość i pochmurność panny. U wielu przychylność dla niej odjęły Niektórzy też z natury do złośliwych ucinków i żartów skłonnymi byli Więc poważnie lub z pośmiewiskiem wypowiadane zdania rozlegały się na Sama siebie postępkiem takim zeszpeciła Śliczna panna, która ze swoim kochaniem jak dziad z torbą niechcącemu w oczy lezie Wypchała się jak harmata i kamieniami strzela Dobry aniołeczek, teraz chyba Dudek ją do ołtarza zaprowadzi? Dziękuję i za dziedzictwo, kiedy od własnej żonki nieprzyrodzoną śmiercią mam umierać. Jak koń cygański okryła się blachami i myśli, że ludzi ubijać jej wolno. Z drugiej przecież strony znaleźli się tacy, którzy się za dziewczyną ujęli. Naprzód Kazimierz Jaśmąt, zrazu zdumiony i oszołomiony, do przytomności przyszedłszy Palcami pstryknął i zawołał. – Szyk, panna, bez złego psa i bez strzelby dom od złodzieja obronić potrafi. Już tak widać wszystko na dobre sobie tłumaczyć umyślił. A domuntowie po stronie swojej dwóch siemaszków mający gromko i groźnie krzyknęli. – Kto o siestrze naszej jedne jeszcze złe słowo wypowie, dowie się, po czemu u nas czupryny targują. Wojny miłującym Obuchowiczom w to tylko było grać. Jakkolwiek sami przedtem z Jadwigi drwinkowali, teraz skoczyli ku tym, którzy pierwsi szukali zaczepki. Zaś kilku bohaterowiczów i jaśmontów w towarzystwie Zaniewskich i Staniewskich kozłami przy swoim stali, drwinkować nie przestając i oświadczając głośno, że nijakich nakazywaczy się nie lękają. Ani napominających apostołów nie potrzebują. Na burze srodze zanosić się zaczynało. Już obuchowicze ku płotom się zbliżali, w zmroku wypatrując, skąd by najlepszego kołka wyrwać. Już w gronie przeciwnym ten i ów pomrukiwał o pogruchotaniu kości i nakarbowaniu pysków, gdy spod gruszy w ogrodzie stojącej rozległ się głos donośny i nalegający. Za pozwoleniem wszystkich panów, mnie także słówko w tym zamieszaniu rzucić wolno, bo nie od kogo, tylko ode mnie wszystko poszło. Ja nie wiem, kto wymyślił, że panna domuntówna przez złość na mnie kamień rzuciła, bo to jest nieprawda. Co do rzucenia, ani słowa. Rzuciła, ale nie przez jaką broń Boże pomstę albo zły zamiar, tylko dla zabawy, żeby mnie nastraszyć, a później z mojego strachu drwinkować. Mnie się zdaje, że takiego żartu, choć i grubowatego, za grzech śmiertelny poczytywać nie można, ani też za niego na złe języki brać, tym więcej, kiedy panna jest zacna i nic jej wcale do zarzucenia nie ma. A jeżeli ja za ten postępek do panny domuntówny żadnej pretensji nie mam, to i nikt z niej naigrawać się albo na gańbę dekretować jej nie powinien. I jeżeli komu jeszcze to do głowy przyjdzie, wtedy ja wspólnie z panami, domuntami postaram się to jemu z głowy wybić. Pod gruszą stojąc, prawie był niewidzialny, ale w głosie jego usłyszeli wszyscy stanowczość i śmiałość. Tedy wielu ramionami wzruszyło i uwierzyło albo udało wiarę w to, że postępek domuntowny był tylko żartem grubowatej panny. Kiedy tak, to tak. Jeżeli temu, kto ubligi doświadczył, podoba się ją za płochą zabawkę uważać, to dla jakiej przyczyny insi za niego ujmować się mają? Z drugiej strony domuntowie z kompanionami także uspokajać się zaczęli, bo postępek Jana podobał się im bardzo i humor poprawił. Ucichli tedy i z pierwszym drużbantem poszli drogą ku zagrodzie jadwigi Wiodącą, u której końca połyskiwała z dala biała kapota jej dziadunia. Zaraz bowiem po dokonaniu postępku z kamieniem, cała trzęsąca się jak w febrze, poszła ona dziadunia swego szukać i znalazła go z drugiej strony gumna na stołku siedzącego i kilku starszymi ludźmi otoczonego. Właśnie tym starszym ludziom, pomiędzy którymi znajdował się ekonom z Osowiec, Jaśmont i dzierżawca Giecałt, historię z dwunastego roku o zmarłym u rodzicielskiego płotu oficerze Franusiu opowiadał. Gdy wnuczka ku niemu przypadła i na rękach prawie ze stołka go podniosła. Chodźmy do chaty, dziaduniu, chodźmy do swojej chaty, mówiła. Dość już my tu pobyli i nabawili się, czas nam we dwoje sobie ostać. Objęła go ramieniem, tuliła do siebie i sama do niego się przytulając, w zeschłą rękę go całowała, a drogą ku swojej zagrodzie wiodła. Chodźmy, dziadunku, chodźmy do własnej chaty. Rozbiorę dziaduńka, do łóżeczka położę. Do spania za mój mileńki, jedynieńki, stareńki dziaduńku. Im więcej od fabianowej zagrody oddalała się, tym więcej nad drepczącym w objęciu jej starcem kwiliła, a łzy jak paciorki z oczu jej na jego kapotę i głowę padały. W zielonej zaś uliczce jedni tylko obuchowicze. Z niezadowoleniem jeszcze pomrukiwali Pięknej sposobności powojowania żałując Jeden z nich nawet przed jednym z siemaszków się zwierzał Że przeszłej nocy śniło mu się, jakoby gruszki z drzewa rwał Z czego też pewność czerpał, że na tym weselu guzy będą Tymczasem widać, że już na niczym wszystko zejdzie W zamian zgodę lubiący jakkolwiek hardo wąsi a także stateczni strzałkowcy sobie i inszem pokojowego zakończenia sprawy bardzo winszowali, utrzymując, że chamy tylko byle o co załby się ciągają. W dobrej zaś kompanii hałasy takie, a broń, boże, bitwy wcale są nieprzystojne. Zresztą zaszła okoliczność, która od świeżego zdarzenia uwagę powszechną zupełnie już odwróciła. Z podwórka na uliczkę wybiegł w wielkim pędzie Julek, ze sobą skaczącego i radośnie skomlącego sargasa mając i na cały głos wołając. Na niemen, na niemen wszystkich państwa proszę na niemen, bo już czajki i czółna przygotowałem, po całej okolicy zebrawszy i u brzegu postawiwszy, na niemen, proszę na niemen. Nigdy prawie nie widywano go takim pędem biegającego i wykrzykującego z takim zapałem, że mu się aż ruda czupryna na wszech strony rozwiewała i oczy iskrzyły się w zmroku jak u kota. Alebo też zapraszał teraz wszystkich do swego właściwego domu i wzywał do zabawy, wśród której, jak inni w tańcach i śpiewaniu celować mógł, przewodzić, dyrygować. Razem z nim na niemen gości zapraszał Sargas. Ku wszystkim radośnie się rzucając, skomląc, wyskakując, a co moment pyskiem zwracając się ku rzece i przylatujące od niej wiaterki nozdrzami w siebie wciągając. Dziewczęta pierwsze przyjaźnie odpowiedziały wezwaniu: Pływać, pływać, ze śpiewaniem pływać! Panie Michale, panie Władysławie, panie Zaniewski, panie Jaśmont, panie bohaterowicz! Na niemen popłyniem! Ze śpiewaniami popłyniem, na niemen, na niemen. Tym kobiecym głosom odpowiadały męskie. Jestem, idę, biegnę, do usług. A kto z kim? Panno Kazimiro, panno Cecylio, panno Antonino, panno Mario. I mnóstwo znowu imion i nazwisk leciało po trawach zroszonych, po ogołoconych ogrodach i przerzedzonych gajach. A nad wszystkimi wykrzykami i odpowiedziami górowało wołanie. Na niemen, na niemen. Ktoś w wielkim zmieszaniu głosów potężnym basem nucić zaczynał. Za niemen tam precz, ach czegóż za niemen? Czy błoń tam kwiecistrza? A kurzece, której imię mnóstwem ech rozlegało się po ciemnym boże i szerokim polu, z wysokiej góry. W bladym, jeszcze świetle księżyca, schodziło i zbiegało par kilkanaście. Jan szerokimi krokami ogród przebywał, widocznie kogoś szukając i we wszystkich stronach upatrując, gdy na rękawie swojej siermiężki uczuł czyjąś rękę, i zaraz mu przed oczami błysnął czarny warkocz, czerwonymi jarzębinami przetykany. Popłyniem, popłyniem, ale sami, we dwoje. Moja droga pani, moja złota, swoim członkiem, własnym, tym samym, które nas do mogiły zawiozło. Dobrze. Czułno to stało u stóp anzelmowej zagrody, w gęstwinie oczaretów ukryte, i Jan tylko wiedział, gdzie je znaleźć można. Więc ku anzelmowej zagrodzie oboje pobiegli, dla pośpiechu płot przeskoczyli w tym samym prawie miejscu, w którym go tak często Elżusia i Antolka przeskakiwały. A po paru minutach byli już pod lipami. Tu, w miejscu jednym, gałęzie zwieszały się tak nisko, że Justyna, aby pod nimi przebiec, pochylić się musiała. Jan pochylił się także i pod tym ciemnym sklepieniem rękę, która nad zroszoną trawą białą suknię unosiła, pochwycił, do ust poniósł i już jej więcej z dłoni nie wypuścił. Dłoń w dłoni z wysokiej góry ku przybrzeżnym oczeretom biegli i ani zauważyli, że za sobą pozostawiali dwoje ludzi pod lipami na trawie siedzących i tak przyciszoną rozmową zajętych, że na przebiegającą w pobliżu parę ze swej strony także uwagi nie zwrócili. Byli to Anselm i Marta. Jakim sposobem i gdzie spotkali się w tłumie po raz drugi? Powiedzieć by to mogły te stare wspomnienia, które ich ku sobie pociągnęły. Ale tłum prędko opuścili i od dawna już oboje znajdowali się w Anzelmowej zagrodzie, której dom, drzewa, ule, Marta ciekawie i długo oglądała, jedne chwaląc, drugie krytykując, a kiedy niekiedy dawnemu przyjacielowi z doświadczenia zaczerpniętych rad udzielając. Odkąd ściemniało, siedzieli pod lipami na trawie. Wspólnie z żółtym mucykiem, który u nóg swego pana rozciągnięty leżał, i zdawało się im, że wszystko już sobie powiedzieli, co do powiedzenia mieć mogli. Więc zamilkli oboje, w postawach jednostajnych, policzki na dłoniach opierając. Po kilku minutach przecież na bladych wargach Anzelma, pod siwiejącym wąsem uśmiech drżeć zaczął. Z tym uśmiechem, powolnym sposobem swoim mówił. Czy panna Marta pamięta, jak pierwszy raz na zaproszenie panów korczyńskich do Korczyna przyszedłszy i na panią spojrzawszy, gawronem z otwartą gębą stanąłem, aż wszyscy śmiać się ze mnie zaczęli? Ona z cicha zachichotała. Czemuż bym pamiętać tego nie miała? Ale dlaczego wtedy pan Anselm tak skołowaciał? Ślicznością figury i ognistością oczów pani zadziwiony i oślepiony, zostałem. Tak, tak to kiedyś było. Głową z wysokim grzebieniem trzęsąc szepnęła stara panna. Tak, tak to było, potwierdził Anzelm. Potem ona przemówiła pierwsza. A pamięta pan Anzelm, ile to gości zbierało się w ten czas w korczynie? Jakie to oni plany układali sobie, jakie sprzeczki zawodzili, jakie nadzieje mieli. Jak nieboszczyk pan Andrzej wszystkim przewodził, a nasz Jerzy nie jeden raz z narażeniem się poradą i pomocą jemu służył? A tak, tak to było wieczny smutek, szepnęła. Wieczne odpoczywanie racz im dać sprawiedliwy Boże. Baranią czapkę nad głowę podnosząc, wturował Anselm. Po paru minutach ona przemówiła znowu. A pan Anselm pamięta, że to ja panu karmazynową czapeczkę uszyłam i otoczyłam ją siwym barankiem? A pani pamięta, czy ja to rączka mnie na pagórku piaszczystym poświęcony medalik na szyi zawieszała? Tak, tak to kiedyś było powtórzyła. Tak, tak to wszystko przeciwne wiatry daleko od nas odniosły. Wtem umilkli, wyprostowali się, zaczęli patrzeć i słuchać. Przed dwojgiem tych steranych, prawie u kresu życia stojących ludzi, którzy jedyną złotą chwilę swojej przeszłości wspominali, świat oblał się morzem liryzmu roztopionego w promienie i w tony. Księżyc znacznie już podniósł się na niebie, zmalał, przygasł i łagodnym światłem oblewając wysoką górę i bór przeciwległy, oszklił powierzchnię rzeki drobnymi falami pomarszczoną. Pod na powietrzną, bladozłotą lampą księżyca w wodzie jakby zanurzona stała kolumna światła. Podstawą zwrócona ku powierzchni rzeki, a ognistą kulą dna jej sięgająca. Pełna wewnętrznych drżeń i migotań. W tych zaś światłach marzących i drżących kilka łodzi i czułem sznurem, a cicho sunęło po szlaku rzeki, wiosłami szkliste tonie roztrącając i krzesząc w nich złote, przemijające blaski. A z nad łodzi i czułen wzbijał się chór głosów, To potężniej, To słabiej, To przeciągłej, To weselej rzucający pod niebo, w głębie boru i na wodę, Nuty dawne, przez świat zapomniane, W odległej przeszłości drzemiące. A tu, zdające się budzić i z martwych powstawać. Zdawać się mogło, że kiedyś na oścież roztworzyła się jakaś skarbnica pieśni i w tę kotlinę wysokimi ścianami od świata odgrodzoną na tę szeroką i poważną rzekę wylewała wszystkie tęsknoty, żale, westchnienia minionych lat i pokoleń, więc naprzód rozległa się tęskna piosenka o biednym żołnierzu, który idzie borem, lasem, przymierając z głodu czasem. Potem zleciał tu duch Chopina. Skąd? Jakimi drogi? Na skrzydłach jakiej miłości i pamięci? Zagadka. Dość, że w mistrza ubrane popłynęły słowa. Lecą liście z drzew, co wyrosły wolne. Na mogile śpiewa jakieś ptasze polne. Nie było, nie było, matko szczęścia tobie. Wszystko się zmieniło, a twa dziatwa w grobie. I dziewczyna z zapłakanym okiem skarżyła się na kurchanie nad krynicą. Jak ja mogę być wesołą, kiedy zdrój w żałobie. Jak tu z ziemi podnieść czoło, kiedy matka w grobie. A po zapłakanej dziewczynie zaśpiewał smutny wygnaniec. Poleć motylku, poleć tam dalej, zaleć motylku w me rodzinne strony. Zanieś westchnienie do ulubionej. Zanieś mój uśmiech do ulubionej. Piękna osipowiczówna, jak smukła topul w świetle księżyca pośrodku łodzi stojąca, zawiodła pierwsza. Szumiała Dąbrowa, wojacy jechali, mojego jasieńka na wojnę wołali. Siadaj, Jasiu, siadaj, konik osiodłany. Przy kim mnie porzucisz, mój Jasiu kochany. A po prześpiewaniu tej pieśni Męski już tylko chór zagrzmiał Zachuczał inną skargą Innym, a ciężkim W ton zaklętym postrachem Jak to pięknie, jak to ładnie Kiedy żołnierz z konia spadnie Koledzy nie pożałują Jeszcze go mi stratują Jeden woła ratuj, ratuj Drugi woła tratuj, tratuj Leci kula armatowa Leci kula, leci kula Nieszczęśliwa moja głowa. I tak dalej, dalej. Pieśni o rozkoszach wojny, niby rotowy ogień huczała i grzmiała, aż zakończyła się strofą bezbrzeżnej żałości. Trąba woła: trata, trata, nie ma ojca ani brata, ni żadnego przyjaciela oprócz Boga zbawiciela. Nic na niebie ani na ziemi nie przeszkadzało szerokiemu rozleganiu się pieśni śpiewanych na łodziach i czułnach, nic ich nie mąciło. Woda je srebrnie od szklistej powierzchni odbijała, echa podwajały i nieść zdawały się w dal coraz dalszą. Lekkie wiatry pogodnej nocy latały po szczytach boru, który czasem szumiał z cicha, jakby w głębinach jego spoczywające duchy wskrzesały. I długimi westchnieniami lub cichymi śmiechy, niegdyś im znanym, kochanym pieśniom wtórzyły. Na wysokiej górze pod starymi lipami, siedząca para ludzi patrzała i słuchała. Oczarował ją oddech przeszłości własnej i niewłasnej. Melodia świateł i tonów we dwie kamienne figury zakleła. To, że byli żywymi ludźmi, poznać można było tylko z ich oczu, ścigających szlaki blasków, które za łodziami to powstawały, to znikały, z ruchu ręki Anzelma machinalnie głaszczącej psa u nóg mu leżącego i z głośnego, coraz głośniejszego oddechu Marty. Łodzie zaś, dosięgły już stojącej pod księżycem kolumny światła. I nad zanurzoną w wodzie ognistą jej kulą w chwilowym milczeniu przepływały jedna za drugą. Ciemne, ciche, lekkie jak widma. Za kolumną i księżycem, tam gdzie rzeka wspaniałym ruchem za ścianę boru skręcała, samotny głos męski śpiewać zaczął. Wyszła dziewczyna, wyszła jedyna, jak różany kwiat. To Janek śpiewa. Rzekł Anselm. Pamięta pan, jakeśmy kiedyś tę piosenkę razem śpiewali? Zapytała kobieta. A ja i nie słyszałem już później takiego ślicznego głosu, jaki był pod ten czas u pani. Zatrząsła głową. Tak, tak to było. Od skrętu rzeki dochodziły słowa: Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną. Anzelm w polonezową nutę, poważną i tęskną zasłuchany, z bladym na ustach uśmiechem sam nucić zaczął. Ty rozkwitniesz różą, ty rozkwitniesz różą, a ja kaliną. I marty usta żółte, zwiędłe otworzyły się także. Oboje dalekiej nucie zawtórzyli. Ty pójdziesz drogą, ty pójdziesz drogą, a ja łozami. Ty się zmyjesz wodą, ty się zmyjesz wodą, ja mymi łzami. Anzelm ciągnął jeszcze. Ty będziesz panną, ty będziesz panną przy wielkim dworze. Ale kobieta obok niego siedząca zakrztusiła się, pochyliła głowę, o podniesione kolana oparła i kaszlała. Tedy i on, nucenie przerwawszy ucha ku niej przychylił. Zdało mu się, że nie tylko kaszel dobywał się z jej piersi za rękę ją wziął. Nie trzeba płakać, z powagą przemówił. Płakaniem śmiechu nie odzyszczesz. Ubiegła woda nie wraca. W kwiecie wieku rozłączyliśmy się z sobą, a znów spotkali dziadem i babą. Nie dziwno też, że opadły nas przypomnienia i romanse. Ale nie w czas już nam do takich rzeczy, a myśleć trzeba o tych młodszych którzy jak latoroście przy zwalonych drzewach przy nas wyrośli jedno zachodzi drugie wschodzi może to słońce które nam smętnie świeciło dla nich pogodniej zaświeci niechże mnie tedy pani z łaski swojej powie czy ta panna Justyna jest doprawdy taką dobrą i zacną panną jaką się pokazuje czy można spodziewać się, aby do naszego wieśniackiego życia i pracy przy ziemi uzwyczaić się mogła? I czy broń Boże mój Janek, przez nią nieszczęśliwym nie zostanie? Może i pan Korczyński dać mu jej nie zechce? Może i ona sama w ostatnim momencie od takiego losu uciecze? Może to obowiązkiem moim jest przystojnie, ale z gruntu serca ją poprosić, aby mojego chłopca zawczasu odtrąciła, bo by on może przez to uleczonym mógł jeszcze zostać. Kiedy Anselm mówił, Marta głowę podniosła i potwierdzająco nią kiwała. Kilka razy jeszcze chrząknęła, a potem odparła. Prawda, słowo honoru, prawda. Przypomniała sobie babka dziewiczy wieczór, wieczna głupota. Mężczyzna zawsze od baby mędrzy, prawda. Co nam już ze śpiewania i płakania przyjdzie? O młodszych pogadajmy. O tej samej porze w domu Fabiana, którego okna za gałęzi topoli pobłyskiwały, wrzało, huczało, gotowało się jak w zamkniętym i na ogniu stojącym kotle. Przed godziną, kiedy młodzież z wysokiej góry ku rzece zbiegała, pośród mnóstwa okrzyków brzmiał jeden, nie najmniej donośny. Panie Witoldzie, panie Korczyński dobrodzieju, Panie Witoldzie dobrodzieju, prosimy, pokornie prosimy. Na koniec z przywoływanym w ogrodzie się spotkawszy, Fabian rękę młodzieńca pochwycił i z niskimi ukłonami do wnętrza domu go zapraszał. Z przyczyny interesu, mówił, z przyczyny interesu w zabawie panu dobrodziejowi odważam się przeszkodzić, ale prośbę do pana zanieść umyśliliśmy, my, starzy. Prośbę do pana. W głosie jego słychać było wzruszenie, a pomimo, że nisko się kłaniał i pokornie prosił, wąsy co moment jeżem mu nad wargami stawały. Witold się maszczankom, które trzymając się pod ręce w towarzystwie ogromnego do nadbiegały, Marynie powierzywszy ochotnie i ciekawie za gospodarzem zagrody poszedł. W świetlicy pomimo pootwieranych okien gorąco było jak w łaźni. Na trzech stołach jeszcze jadłem zastawionych paliło się parę lampek, w których skąpym świetle kipiała mozaika ludzkich kształtów i rysów. Na pierwszy rzut oka rozpoznać tam można było tylko postacie siedzące i stojące, do ściany przyparte, na stołach szeroko łokcie rozkładające, ramionami i wąsami poruszające. Po kilku minutach dopiero z tej zwikłanej mozaiki wyłaniały się i wyosobniały głowy łysiejące, siwiejące, osiwiałe, czoła zarumienione i spotniałe, twarze barwą do rydzów albo do ziemi podobne. Tak jak pośród młodzieży bawiącej się w gumnie i na niemnie, nikt tu pijany nie był, ale panujący w świetlicy upał i przez dzień cały, choć wstrzemięźliwie popijany miód i piwo. Twarze te oblewały ogniem i potem, w którym z dokładnością mistrzowskiej rzeźby występowały nierówności skór grubych i chropowatych, niezliczone, we wszystkich kierunkach pokrzyżowane cienkie jak włosy i grube jak palce zmarszczki, bruzdy, wyżłobienia. Było to pokolenie, po którym już długo życie przeciągało swoje pługi i brony, które też pod jego chłodnym strumieniem przygasło spowolniało, jednak czymś silnie tknięte, jeszcze zapłonąć i wybuchnąć mogło. Zapłonęło też i wybuchnęło przy wejściu Witolda. Mnóstwo rąk wyciągnęło się ku młodzieńcowi, dłoń jego chcąc uścisnąć, i mnóstwo głosów razem mówiło. My tu pana za pośrednika i orędownika naszego zaprosili. Na sędzie, na jednacza. Przez panów do króla, przez świętych do Boga, a przez syna do ojca, zaczął Fabian. Abyś pan nas osądził i na śmierć albo życie zadekretował, przebił go ktoś inny. W jednym gnieździe niejednaki ptak się lęgnie, a choć ojciec pański pokazuje się krzywdzicielem i gardzicielem naszym, pan nam pokazałeś się przyjacielem i bratem. Z dobrym targ dobry. Huknął ktoś spod ściany. To prawda, a jakże? Przed dobrym i upokorzyć się nie wstyd, prawił Walenty Bohatyrowicz. A apostoł żałośliwym głosem inne głosy przenosząc na Boż nie wołał. Jezusa przed Bogiem Ojcem, a Pana przed wsrogim sąsiadem za ubłagalnika mamy. Witold zdziwiony zrazu spoważniał i spochmurniał. Jednak wybiwszy się z tłumu, żwawym ruchem na stole usiadł i z tej wysokości wszystkie ku niemu zwrócone twarze ogarniając, głośno przemówił. — Jestem, słucham was, dziękuję, żeście mnie zawołali. Płomie wystąpiło mu na czoło, mimowoli rękę w górę podniósł. — I niech tak w przyszłości swojej doścignę, co ścigam, jak serdecznie was kocham i wszystko dla was uczynić gotów jestem. Wtedy kilkunastu ich naraz mówić zaczęło, ale Fabian po krótkich usiłowaniach ten chaos głosów uśmierzył i sam sprawę przedstawić podjął się. Była to sprawa dawna, początkiem swoim sięgająca końca młodzieńczych zapałów Benedykta Korczyńskiego, a złożona z mnóstwa drobnych uraz i zajść, jak z mnóstwa atomów składa się gruba chmura. Prawdą było, i Fabian nie zaprzeczał temu, że pan Korczyński nie jeden raz słuszność miał za sobą, i że nie jeden raz od sąsiadów wszelkimi niedostatkami trapionych, stawać mu się mogły krzywdy i ujmy. Ale na różne choroby są różne sposoby, zaś te, których pan Korczyński używał, popas w biedę ich wtrącały i wielką gorzkością karmiły. O komarowe sadło każdego przed sądy ciągał, za kłosek snopem, a za snop kopą wynagradzać sobie każąc. A wiele razy chcieli i próbowali zgodnym słowem, dobrowolną umową te sporki zakańczać, nigdy do tego nie dopuszczał. I nie dla tej przyczyny nie dopuszczał, aby w procesach smak znajdował, bo wiedzieli dobrze, że sam jak na krzyżu rozpięty wyglądał, ale dla tej, że nadmiar już chciwym stał się. A najwięcej dla tej, że uboższymi gardził, prawie ich za ludzi nie mając. Tu fabian, który dotąd więcej żałosnym niż rozgniewanym głosem przemawiał, rękę na kłębie oparł i wąsy najeżył. Niechaj mnie darowanym będzie, zawołał, że przed synem na ojca to wypowiadam, ale w panu dobrodzieju jedyny ratunek obaczywszy, wszystkie skrytości serca otworzyć muszę. Srogi na twarzy jest pan Korczyński i język ma gruby. Inaczej jak mruk do człowieka i nie zagada, przebił ktoś drugi. Głosy zmieszały się znowu, zawrzały. Złymi słowami siecze po duszy gorzej niżby rózgami po ciele siekł. Jakby go język od dobrego słowa bolał. A jednakowoż może być, że przygłaskaniem prędzej by nas zmusił swego dobra strzec, niżeli biciem. Apostał z za tłumu ramion i głów ciemnymi okularami połyskując, wołał. Z mułu i błota ziemskiego, rodzaju myśmy ludzkiego. Fabiana głos znowu przeniósł i przetrwał inne. I mrówka ma swój gniew. Pod z czoła i policzków ocierając, wołał. I myśmy się już dla pana Korczyńskiego wszelakiej życzliwości pozbyli. Jakie, pomagaj Boże, takie Bóg zapłać! Wytoczyliśmy panu Korczyńskiemu wojnę i słuszności, swojej pewność mieliśmy. Witold, w swobodnej zrazu postawie na stole, siedząc i przez to nad otaczającymi go postaciami i głowami górując, teraz uczynił ruch niespokojny czy niecierpliwy. Moi drodzy. Zawołał, Czegóż wy ode mnie chcecie? Co ja na to poradzić mogę? Puśćcie mnie stąd. Ze ściągniętymi brwiami zeskoczyć chciał z wysokiego siedzenia swego, ale otoczono go jeszcze ściślej, a Fabian i za ramię go pochwycił. Bóg mnie ubij na duszy i ciele kiedy jednym słóweczkiem obrazić pana zamyślałem. Z przerażeniem wołał. Inni podnieśli proszące głosy, aby wysłuchał ich i ratował. Pozostał więc, ale ruchliwe rysy jego zmieniły wyraz. Z wesołego i niemal swawolnego młodzieńca, jakim był przed godziną, stał się chmurny, skupiony w sobie niemal ponury. Słuchał jednak, a raczej z natężeniem wsłuchiwał się to w pojedyncze przemawiające głosy, to w wybuchające co chwilę gwary. Pokazywano mu jakąś bardzo starą, zżółkłą i prawie spleśniałą mapę, którą fabian na czyimś strychu w jakiejś spróchniałej skrzyni znalazł, a na której wyraźnie jak dzień jasno stać miało, że wielki kawał wygonu het, tam, takimi a takimi granicami objęty, nie do pana Korczyńskiego, ale do bohatyrowickiej okolicy należeć powinien. Ho, ho! Gdyby oni ten wygon kiedyś im widać zrabowany odebrali, dopiero by im życie słodkie nastało, a przy tym pokazaliby sąsiadowi, że podczas i mały komar wielkiego konia do krwi kąsa. Fabianowi o to ostatnie zdaje się więcej jeszcze chodziło niż o pierwsze. Sąsiadów do procesu werbował, ale nie zwerbował ich więcej jak dziesięciu. Za wszystkich plecy nastawili i pootwierali worki. Inszym łydki ze strachu drżały, ale właśnie najodważniejsi, najubożsi byli. Procesując się, w długi leźli. Adwokat, któż mógł wiedzieć, że był to oszust, skoro tak pięknie i rozumnie gadał. Pomyślny skutek zaprzysięgał przez dwa lata jak krowy ich doił, aż na koniec terminu uchybił. Apelacji w porę nie podał i wszystko przepadło. Ale nie koniec na tym. Trzeba im jeszcze wielką sumę panu Korczyńskiemu wypłacić i to w prędce, bo już nie jeden raz i nie przed jednym człowiekiem oświadczał, że ani godziny zwłoki nie udzieli, ani grosza nie daruje. A egzekucją, gdy tylko czas przyjdzie, bez miłosierdzia cisnąć będzie. Czas zaś jest bliski. Najdalej za dwa tygodnie egzekucja nastąpi, a razem z nią już chyba skończenie świata, bo żeby nie wiadomo, jak starali się, takich wielkich pieniędzy w dziesięciu nie zbiorą i nigdzie nie znajdą. Więc i w nich teraz strach uderzył. Rozpoznali, że zagrzęźli w gąszcz nieprzeniknioną i że nijakiego dla nich ratunku nie ma oprócz upokorzenia się i prośby o zmiłowanie. Teraz ten i ów z płaczem mówił. Fabian także nie tylko już pod z twarzy ocierał. Znowu w ten sam, cienki i żałośliwy ton wpadł, jakim dziś z rana błogosławił do ślubu córkę. Bogiem, ojcem świadczę się, wolał, że gorzko mnie jest na starość łazarzem u bogaczowego progu żebrzącym zostawać. Na swoją biedę możebym oczy zmrużył, ale cudze łzy na sumieniu nosić zbyt ciężko. Cóż mam nieszczęśliwy robić, gryźć rzemień darmo. Przyszła potrzeba w pokorę uderzyć i Syna Rodzonego prosić, aby przed swoim ojcem naszym orędownikiem został. Tu rozpłakał się już rzewnie, ale wstydził się tej słabości więc chustką pot i łzy po twarzy rozmazując, przerywanym głosem uniewinniał się. Płacz utrapionemu nie grzech i pies wyje kiedy smętny. Apostoł zaś wołał: Przyjdzie Chrystus sądzić biednych i bogatych, żywych i umarłych. Z tłumu wyosobnił się nieco wysoki, chudy, z czarnymi obwisłymi wąsami walenty. Na twarzy jego zoranej i bladej, wyraz jakby długiego męczeństwa mieszał się. Z nieograniczoną cichą cierpliwością. Z cicha spokojnie mówił, że siedmioro dzieci wyhodował, córki wyposażył, dla synów guwernera przez lat kilka wspólnie z sąsiadami najmował, aby choć czytać i pisać umieli. Niełatwoż przyszło z dziesięciomorgowego grunciku wszystko to wydmuchać. Piersi sobie pracą nadwerężył, że dla ciężkiego oddechu trudno mu już za pługiem chodzić. Było jednak jak było, Bóg nie opuszczał, a ludzie prawie i nie słyszeli o nim, tak spokojnie w swoim zaciszku siedział chorując i za wszystko Bogu dziękując. I choć od pana Korczyńskiego tak samo jak inni, nie jeden raz złe słowo usłyszał, zniósł to cierpliwie i milcząc, jak ubogiemu przed wielmożnym przystało. Ale oto na starość zgłupiał. Namówiony do procesu wlazł. Co teraz nastąpi, nie wie. Pewno przyjdzie gruncik sprzedać, długi pozapłacać i pod kościół z torbą pójść. Wola boska, niech i tak będzie. Gdyby jednak pan Korczyński zgodził się poczekać, wypłatę na dłuższy czas rozłożyć, może by jeszcze przy pomocy jednego z zięciów, nie bardzo biednego człowieka i wyratował się. A żąda tego bardzo żąda. Bo każdemu miło myśleć, że zamknie oczy tam, gdzie je na ten świat otworzył, gdzie też jego dziady i przeddziady. Nie mógł dokończyć. Łzy toczyły się po spokojnej przecież niezmącenie cierpliwej jego twarzy, a ręce chude jak ziemia ciemne, mozolami i dziwnymi jakimiś garbami okryte, zacierał i ściskał tak, że aż stawy w palcach trzeszczały. Witold pochylił się nagle i te biedne, spracowane, zrozpaczone ręce mocno w swoich ścisnął. Ale wnet inni ich rozdzielili prośby swe przekładając. Niechby pan Korczyński kontentował się tym, że proces wygrał, a tą karą, na którą ich sąd zadekretował, do reszty ich nie zażynał. Jeżeli zaś tak już nadmiar pieniędzy tych pożąda, to niech przynajmniej folgę jaką da. Czasu popuści, żeby i swoje odebrać i ludzi nie pomarnować. Ktoś ze zniechęceniem ręką rzucił. Daremne gadanie, pan Korczyński tego nie uczyni. A co jego nasza pomyślność, czy nasze zmarnowanie się obchodzi? Owszem, barania śmierć wilcza stypa. Z goryczą zaśmiał się ktoś u ściany stojący. Trzy rzeczy są na świecie najgorsze. Z grzmotowym śmiechem wtrącił się Starzyński. Wesz za kołnierzem, wilk w oborze i chciwy sąsiad za miedzą. Królowa Saba przed Salomonem przepowiadała, że szatan zaraziciel dusz ludzkich królestwo łakomstwa na ten świat sprowadzi. Żałośliwie wołał apostoł. Teraz jednak Strzałkowski, ów poważny człowiek w samodziałowej siermiędze i z myślącą twarzą, za stołem siedząc, powoli z zastanowieniem ale dobitnie mówić zaczął. Do mnie ani do mojej okolicy ten interes wcale nie należy, ale tak samo jak Bohatyrowicze, w bliskim sąsiedztwie pana Korczyńskiego mieszkając, nie jeden raz parzyłem się przy tym samym ogniu. I sadzę od niego padającą na sobie niosłem. Jednakże, ja tak mówię, żeby pan Korczyński po ludzku i po bratersku z nami żył i postępował, może by i sam na takiej kalkulacji lepiej wychodził, może by z tego i wspólna korzyść wynikała. Bo ja tak mówię, u pana Korczyńskiego dużo ziemi, a u nas dużo rąk, u pana Korczyńskiego większy rozum, a u nas większa siła. Jednego on z nami rzemiosła człowiek i tyle tylko, że u niego warsztat wielki, a u nas maleńkie. Więc ja tak mówię, Nijak być nie może, aby ręce nie przydały się ziemi, a ziemia rękom, albo żeby rozum nie potrzebował siły, a znów siła rozumu, albo też, aby jednego rzemiosła ludziom nigdy już wcale nie przychodziło wspólnie pogadać i pomyśleć i poratować się w potrzebie. Wtedy ja tak mówię, ale nie pozwolono mu dokończyć słowa poważnego sąsiada jakkolwiek do najmniej zamożnych należącego, co i po ubraniu jego poznać można było, nie tylko podobały się zgromadzonym, ale gdy byli już aż do płaczu rozżaleni i na sercu upadli, obudziły w nich znowu ambicje i wiarę w siebie, a pewno, a jakże a tak jest ze wszech stron wołano. Nie zawsze umierać, kiedy tłuką falą, i my, chwała Bogu, żyjemy, choć nas wszelakie biedy i niedostatki gniotą. Z umarłego tylko nijakiej już korzyści osiągnąć nie można, a u żywego trzeba jej tylko poszukać. Raz pan Korczyński na całe pole i przed gromadą ludzi od próżniaków i hultajów nasłajał, kiedy w gorący czas robotnika znaleźć nie mógł, a my w najem do niego iść nie zechcieli. Pewno, naturalnie, a jakże? Cudzemu, a do tego i gardzicielowi ciał naszych i dzieci naszych ani na jeden dzień w niewolę nie zaprzedamy i na pańskie ubligi albo broń Boże i ekonomskie popychanie dobrowolnie wystawiać się nie będziemy Lepiej już głód cierpieć i w zgniłych chatach mieszkać, niżeli w egipską niewolę za marny pieniądz iść. Ale gdybyśmy w panu Korczyńskim nie cudzego i nie gardziciela, ale przyjaciela i opiekuna naszego obaczyli? Gdyby każdy mógł zaprzysiąc, że na jego polu obchodzenia się ludzkiego dozna, ho, ho! Tu kilkanaście głosów zaśmiało się grubo i triumfująco. Zobaczyłby pod ten czas pan Korczyński, czy my próżniaki i hultaje? I niemnowej wodzie płynąć niełatwiej, jakby łatwo gospodarstwo jego płynęło. Ot, te same kawalery i panny, co teraz w gumnie hulają i na niemnie pieśni wywodzą, nie leniwie by około jego dobra chodzili, a jakby przez to jeden i drugi grosz z jego kieszeni na nas kapnął, to by i wspólny dorobek i wspólna uciecha z tego wyniknęła. Alboż te kawałki ziemi, co u niego tak jak prawie marnują się, bo ani ich ugnoić, ani jak potrzeba zasiać nie silny. Oni by je chciwie w długoletnie dzierżawy brali, synów swoich rozsadzaliby na tych dzierżawkach, dobroczyńce swego błogosławiąc i wiernie jemu według kontraktów uiszczając się. On mrze na pieniądze, bo ma długi i wielkie ekspensy, oni głód wielki na ziemię cierpią, bo małe grunciki, a wiele dzieci mają. Obydwom tedy stronom dogodziłby taki kompromis i Bóg to wie, może też obydwie od ostatniego zginienia wyratował. Bo i Pan Korczyński niejak w raju na tym świecie żyje i nie nadmiar mocno na korczynie jest ufundowany. Ludziom gąb nie pozatykać, gadają. I wiele jeszcze różnych uwag i wniosków czynili do młodego słuchacza swego i. Jak go nazwali sędzi się zwracając, a zawsze kończąc wyrażeniem wątpliwości, aby właściciel korczyna zechciał przychylić się do ich próśb i żądań i inaczej na nich niżeli wilk na barany albo król na niewolniki swoje spoglądać. A ja tak mówię, raz jeszcze z zastanowieniem odezwał się poważny Strzałkowski. Niechaj głowa nie mówi nogom, że jej potrzebne. Jak nędznemu, tak też i bogatemu lepiej nie samemu. A apostoł przemawiał. Anieli chcący nad inszych głowy podnieść, ze wszystkim upadli. Teraz z pierwszego uniesienia ochłonąwszy, do zwykłej powolności mowy i ruchów wracać zaczęli. Przycichły głosy, uspokoiły się rozmachane ramiona. Wielu z tych, którzy środek świetlicy tłumem ruchliwym napełniali, w medytacyjnych postawach na zydlach i stoikach zasiadło. Policzki na dłoniach poopierali, głowami wstrząsali ten i ów rozwodził się jeszcze nad wszelakimi trudnościami ogólnego ich położenia. Jednemu Fabianowi trudno było do równowagi ducha powrócić i językowi milczenie nakazać. Do najbystrzejszych przy tym należąc, niektóre rzeczy dla wielu innych obce lub zapomniane rozumiał. Na brzegu stoła przysiadł, ramiona skrzyżował, głowę na piersi zwiesił i w tej melancholijnej postawie powolniej niż w przódy, lecz długo jeszcze prawił. Żebyż to my onegdaj srokom spod ogonów powylatywali, albo żeby ten, który pokazuje się nieprzyjacielem naszym, Wczoraj z dopustu Bożego od końca świata przybył, nie taką czulibyśmy gorzkość. Cudzy to cudzy, ale my tutaj więcej prawie jak trzysta lat siedzimy. A panowie korczyńscy może półtorasta korczyn w swoim rodzie trzymają. Jeden Bóg naszym ojcem i jedna ziemia matką. Tedy gorsze my niż zwierzęta, bo i między zwierzętami swój swego zna. Wilk wilka nie pożera i kruk krukowi oczów nie wydziobuje. Ktoś z za stołu przerwał: Kto komu teraz swój? Walenty bohatyrowicz powoli zawtórował: A ma się rozumieć, nieboszczyk pan Andrzej to był swój. A jakże? ozwały się westchnienia i głosy: Jak jego nie stało ojca i przewodnika, nam nie stało? Krótko on żył na świecie. Ale wiele dobrego zrobił, a bez niego my jak barany na rzeź odłączone zostali. Ni do kogo przytulić się, ni od kogo rady i światłości zaczerpnąć nie mamy. Zewsząd otoczyły nas granice, których przestąpić nam nie wolno, i znikąd nie spodziewamy się rady, jak w tym ścisku i ograniczeniu ratować się i postępować. Podczas już myśli takie nas nachodzą. Że wnuki, albo może i dzieci nasze, jak jeszcze troszkę rozmnożą się, wszystko porzucą, na koniec świata pójdą chleba szukać, bo tu już go dla nich nie wystarczy. Już tylko o dusze nasze nieśmiertelne przed Panem Bogiem ubijać się nam trzeba, aby na psie nie zeszły. Nie jeden raz i przy każdej okazji my od Pana Korczyńskiego słyszeli, że nadmiar głupi jesteśmy. To znów od szkodników i złodziejów on nas wyzywał. Może to nie ze wszystkim prawda, ale może trochę i prawda. Jednak winnymi się nie sądzim, bo i mądry zrobi się głupi, gdy go bieda złupi. A każdemu już wiadomo, że muchy gęściej na wrzodach siadać lubią, jak na zdrowym ciele. Jak w przódy hałas i wrzawa przemieniły się w szmer głosów rozważnie i zwolna ciekących, tak teraz szmer ten roztapiał się w milczenie. Fala uczuć, oburzeniem i trwogą wzdęta opadała coraz cichszymi i nieśmielszymi skargami, aż na powrót do tych serc zawsze cierpliwych wróciła i umilkła. Twarze ochłodły i oschły z potu, nie pozbywając się przecież ani jednej ze swoich niezliczonych brust i zmarszczek. Ręce na kolana popadały, lub na stołach posplatane, od okrywającego je białego płótna jak grudy ziemi, lub kromki razowego chleba odbijały. Fabian nawet ucichł i tylko ciężko dysząc, ze zjeżoną kępą wąsów od czasu do czasu pomrukiwał. Nie cudzy my tu, nie z końca świata przybłędy, nie sroce spod ogona wczoraj wyskoczyli, więcej niż trzysta lat pomnik naszych fundatorów na tej ziemi stoi. Więcej niż trzysta lat z ojca na syna my te ziemię rękoma naszymi drapiem i potem swoim zlewamy. Włości nijakich my nigdy nie mieli i nikogo nie gnietli i nie sali dla jakiejże przyczyny teraz marnie ginąć i przepadać nam wypadło. Dzieci nasze pod tymi grudkami ziemi, których powiększyć nie jesteśmy silni, jak głodne robaki niewczas poginą, a wnuki, z dopustu Bożego, chyba już na psy zejdą. Ród nasz jak woda z góry do głębokiego rowu z tego miejsca spłynie i pamięć o tym, że my tu kiedy żyli, przepadnie. Przez otwarte okna wlatywał do świetlicy szelest topoli, a z daleka, z zawiszącego nad wodą księżyca i w wodzie stojącej kolumny złotej, przypływała churalna, poważna, polonezowa nuta. A gdy pomrzemy, a gdy pomrzemy, każemy sobie, złotne litery, złotne litery, wyryć na grobie. W obszernym domu korczyńskim paliły się tylko dwa światła, jedno w buduarze pani Emilii, drugie w gabinecie Benedykta. Wielki salon i większa jeszcze sala jadalna pogrążone były w ciemności, którą rozpraszać zaczynało niepewne jeszcze tu i ówdzie, na okna i na posadzkę kładnące się światło księżyca. W tym pół zmroku rozlegały się ciężkie, nieustanne kroki ktoś przechadzał się po salonie tam i na powrót w głębokim znać zamyśleniu. Zamyślenie tu czuć było w miarowym, monotonnym stąpaniu przechadzającego się człowieka, a ile razy mijając jedno z okien wchodził on w słup księżycowego światła, ukazywała się w nim na chwilę i wnet znowu mieszała się z ciemnością postać jego wysoka, ciężka, z pochyloną głową, założonymi w tył rękoma zwisającymi na pierś wąsami, tak samotna, jak gdyby pokój ten był pustynią, a on jedynym jej mieszkańcem. Jednak za zamkniętymi drzwiami nieustannym jego krokom wturował nieustannie też dźwięczący, przyjemny i delikatny głosik niewieści. Tam, w buduarze, oklejonym papierem w polne kwiatki, kobieta biała, cicha, cierpiąca w białym negliżu, Wpół leżąc na pąsowym szezlągu, przy świetle lampy coś bardzo misternego wyrabiała szydełkiem z włóczki i jedwabiu. Druga zaś kobieta, również delikatna, ale mniej piękna i strojna, a więcej zwiędła, z plastrem okrywającym dolną szczękę śnieżną i łabędzich kształtów szyję wyciągała nad książką. Z której głośno czytała francuskie podróże po przylądku amerykańskim zamieszkiwanym przez lud eskimosów. Jedna czytała, druga słuchała o krainie lodów, fok, reniferów, chałp ze śniegu, złóż północnych, podbiegunowych, nieskończonych nocy. Czasem przerywały sobie czytanie zamienianymi pytaniami i uwagami. Ręce z szydełkiem na kolana opuszczając, jedna z nich zapytywała. Jak myślisz, Tereniu, czy wśród eskimosów istnieje prawdziwa, gorąca, poetyczna miłość? Teresa nie odpowiedziała. Zamyśliła się głęboko. Z łabędzią szyją pod światło lampy wyciągniętą, końcami palców dotykała bolącej i leczniczym plastrem oblepionej szczęki. Erotyczne tęsknoty i marzenia dreszczami przebiegały wątłe ciała dwutych kobiet i twarze ich okrywały wyrazem cierpienia. Czytaj dalej, tereniu. Czytała dalej, ale po kwadransie znowu czytanie przerwać musiała. Za oknem kędyś z dołu podniósł się wielki, poważny, churalny śpiew. Pani Emilia, od stóp do głowy zadrżała, przelękła się, z rozszerzonymi nieco od przestrachu źrenicami zapytywała: Co to, co to znaczy, co to być może. Teresa, chociaż także drgnęła nerwowo, wkrótce domyśliła się prawdy i towarzyszka uspokoiła. Były to pewno śpiewy tych ludzi, którzy zjechali się na wesele, na które poszła panna służąca Zofia. Nie znośni czytać nam przeszkadzają. O, co za hałas! Moja tereniu każę zamknąć okiennicę i zapuścić sztorę. Po dwóch minutach okiennica była zamknięta i gruba sztora zapuszczona. Do zamkniętego szczelnie buduaru żaden już prawie odgłos z zewnątrz nie dochodził, a przy głośnym czytaniu Teresy od ściany do ściany i od podłogi do sufitu, wśród zmieszanych woni perfum i lekarstw, napełniły go obrazy niezmierzonych lodowców, nieskończonych nocy, jaskrawych złóż północnych fok, reniferów i chałup ze śniegu. Ale po pustym salonie przechadzający się człowiek przy dolatujących z dołu pierwszych dźwiękach churalnej pieśni stanął jak wryty. Stanął w zupełnie ciemnym punkcie salonu tak, że go wcale widać nie było i stał dość długo. Zapewne słuchał, może nawet słuch natężał i pochwytywał słowa pieśni. Szumiała dąbrowa, wojacy jechali. Znowu chodzić zaczął. O, jak to dawno, dawno było, kiedy te dźwięki i te słowa o jego młode, świeże, gorące serce. Stanął znowu. Nie było, nie było, matko szczęścia tobie. Z ciemnego punktu salonu wydobyło się i nad ścielącymi się po posadzce smugami księżyca popłynęło długie westchnienie. Nie było szczęścia, o tak, nie było szczęścia. Wszystko się zmieniło, a twa w grobie. Wyszedł z ciemności i przez pas światła przechodząc półgłosem powtórzył. W grobie. Ty bysz wszyscy w grobie. Nie mógł słuchać. Nie mógł dłużej słuchać tych dźwięków i słów, które wzbijając się spod stóp wysokiej góry zdawały się spływać z promiennego szczytu jego życia. Z dawno opuszczonego szczytu jego świeżej, górnej gorącej młodości. Ciężkim, ciągle miarowym, choć przyspieszonym nieco krokiem przebył sień zupełnie ciemną salę jadalną, do której zaglądał księżyc i wszedł do gabinetu oświetlonego palącą się na biurku lampą. Pokój ten był nie tylko pracownią, ale zarazem sypialnią i rzecz dziwna. Zarówno jak przeciwek Anzelma, przypominał klasztorną cele. Jak tam, tak i tu czuć było życie twarde, samotne, z miękkich wybredności i wesołych uciech odarte. Oprócz żelaznego łóżka ze szczupłą pościelą i pięknym niegdyś lecz starym dywanem, wielkiego biurka, kilku krzeseł i starej szafy, po brzegi księgami gospodarskimi napełnionej, nic tu więcej nie było. Na ścianach tylko wisiało kilka rodzinnych fotografii i para strzelb pośród niedźwiedziej skóry skrzyżowanych. Przez wpółotwarte okno do pokoju tego naleciało mnóstwo białych nadniemeńskich motylków. Wzbijało się pod sufit, krążyło dokoła lampy i z rozpiętymi, krepowymi skrzydłami padało na okrywające biurko księgi i papiery. Benedykt usiadł przed biurkiem i wpatrzył się w te śnieżne, skrzydlate stworzonka. Coś mu one przypominały, jakiś moment bardzo odległy, lecz niezmiernie ważny, jakiś w życiu jego punkt zwrotny. Niegdyś, dawno temu, był wieczór bardzo do tego podobny, równie ciężki i ponury. Te motylki tak samo jak teraz kręciły się koło lampy i na rachunkowe książki padały. On coś wtedy postanawiał, i postanowienia nie dokonał. Coś miał uczynić i nie uczynił. Co to było? Brat, syn, a brat wyciągnął rękę i z pod przycisku wyjął list już przeczytany, lecz który po raz drugi chciał przeczytać. I w ten czas było tak samo. Wyjmował spod przycisku list brata i czytał go. Zastanawiał się nad zawartymi w nim radami. Potem już zaledwie kilka razy przez lat kilkanaście zamienili się listami. I to tamten zawsze odzywał się pierwszy. On zaś odpowiadał czasem po paru latach krótko, zimno. Bo po cóż? Dziś znowu list od Dominika otrzymał i miał takie uczucie, jak gdyby każdy jego wyraz spadł mu na serce ciężkim kamieniem, a w serce piekącą łzą. Już zdawało mu się nieraz, że tyle tylko o bracie pamięta, ile o każdym, najobojętniejszym i bardzo dawno spotykanym człowieku że wcale on dla niego nie istnieje. Jednak dziś znowu się przekonał, że tak nie było. Swoja krew, swój ból, swoja hańba. Nic nie pomoże. Całą godzinę po salonie chodził, z myślami i wspomnieniami bił się. Oburzał się, żółcią pluł. A teraz znowu ten list przeklęty spod przycisku wyjął i czytać zaczął. Tak zupełnie, jakby rozkosz ostrą i podniecającą w męczeniu samego siebie znajdował. Kochany bracie, zdaje się, że już ze trzy lata od ciebie wiadomości nie miałem. Na ostatnie moje pismo nie zaszczyciłeś mnie odpowiedzią. Ja jednak piszę, aby rozdzielić z tobą moją radość z dwóch przyczyn wynikającą. Pierwsza przyczyna ta, że już chwała Bogu jestem od roku tajnym sowietnikiem. A jeżeli Bóg życia przedłużyć raczy. Może mnie kiedy i z krzesłem w senacie powinszujesz. Jakie by tam nie były twoje przesądy i uprzedzenia, zawsze to miło mieć brata senatora, a tymczasem i tajny sowietnik wstydu tobie nie robi. Przy tym na wypadek jakiego nieszczęścia czy ważnego interesu dobrze wiedzieć, że w swoim rodzonym bracie masz dobre plecy. Ot tak powiodło się mnie na służbie Za co dla naszego ojca wieczną mam wdzięczność. Bo gdybym w uniwersytecie nie był i nauki nie miał, nigdy bym do tego stopnia, na którym teraz stoję, nie doszedł. Benedykt ręce z listem na kolana opuścił. Gorzki uśmiech błądził mu pod długimi wąsami. Oczy szklisto wpatrywały się w przestrzeń. Może przez wyobraźnię wywołana stała przed nim postać ojca, której zapytywał. Czy w tym celu, czy dla takiego rezultatu? Czyś mógł przewidzieć, spodziewać się? Jeżeli z tamtego świata patrzysz, widzisz, czy stwórcy za nieśmiertelność dziękujesz? Drugą przyczyną radości Dominika, którą dzielił się z dawno niewidzianym bratem, było świetne wydanie za mąż najstarszej córki. Za pułkownika wyszła. Dla panny bez posagu była to partia świetna. Jakkolwiek bowiem powodziło mu się na służbie, funduszu nie zebrał i córce posagu żadnego dać nie mógł. Wyprawił jej tylko wesele świetne, którego opis zajmował całą stronicę listu. Jeden książę, dwóch baronów i czterech generałów wesele to zaszczyciło. Zresztą, zięć jego sam za lat kilka pewno generałem zostanie. Co się tyczy dwóch jego synów, to jeden był jeszcze mały. A drugi, starszy, kształci się w szkole wojennej, wielki do wojskowości pociąg czując. Potem kilkanaście wierszy listu zajmował opis zabaw i przyjemności, które przez ostatnią zimę napełniały stolice. Włoska opera była szczytem doskonałości, a kilka balów przewyższyło przepychem wszystkie dotąd widziane. Nie dokończywszy czytania, benedykt rzucił list na biurko. Jak te motylki fruwają, fruwają dokoła lampy i na rachunkowe księgi padają. Rzeźwy wiatr wnika przez wpółotwarte okno. W domu i w sercu cicho, ciemno, ponuro. Kiedy to był taki sam wieczór? A po owej rozmowie z żoną w altanie, pamięta. Wtedy po raz pierwszy dokładnie rozpoznał ten słodki egoizm i te wdzięku pełną niedołężność ciała i ducha. Wtedy też powiedział sobie, że nie ma już żadnego brata. Trzech ich było, on jeden pozostał. Cóż, wszędzie to samo. Z trzech, a gdzie niegdzie i z dziesięciu, niekoniecznie braci, ale rówieśników, przyjaciół, jeden pozostał. Zupełnie tak, jakby z kogoś wyciekł strumień krwi, a tylko tu i ówdzie pozostałe jej krople tłały się po żyłach z osobna, skurczone, skrzepłe. Ale co stało się wtedy, owego wieczora, kiedy do dzisiejszego tak był podobny? Coś go wtedy pocieszyło, podźwignęło. Do tego miejsca przykuło. Syn. I jak obraz ze zmroku na jasny dzień wysunięty stanął przed nim wyraźny, doskonale widzialny moment dalekiej przeszłości. Otworzyły się drzwi pokoju, wbiegła przez nie istota ludzka młodziutka, swa wolna, skacząca i ze szczebiotem z pieszczotą wskoczyła mu na kolana. Drobne ramiona objęły jego szyję. Niewinne oczy zajrzały w posępne źrenice. Świeże dziecięce usta pocałunkami rozgładziły wszystkie zmarszczki i wszystkie chmury pozdejmowały mu z twarzy. Widził, kochasz ty Niemen? Lubisz ty te motylki? Lubisz ten bór za niemnem, w którego głębi w cieniu jodeł, zapomniany i nieuczczony twój stryj usypia snem wiecznym? Dziecko już w ten czas to wszystko kochało, a on pokusy i rady, gdzie indziej go wabiące odepchnąwszy Wziął znowu krzyż swój na barki i jeden z trzech tu pozostał. Co to? Spieszne kroki ozwały się w przyległym pokoju. Otworzyły się drzwi. Te same co wówczas. Do gabinetu wbiegł zgrabny, wysmukły młody człowiek. Znowu on. Tylko dorosły teraz i tak dojrzały, jakby każdy rok przez niego przeżyty w widokach i wrażeniach życia. Na kształt ziarna w sokach ziemi rósł nad miarę i nabrzmiewał. Przez pokój przyległy biegł, ale u drzwi gabinetu zatrzymał się i, prędko oddychając, chustką powiódł po rozognionej i spotniałej twarzy. Przybywał widać z miejsca napełnionego upałem i ściskiem, a gdy twarz odsłonił, zdawać się mogło, że było ono także miejscem męczarni. Niewysłowiona męka biła mu z oczu i z marszczkami występowała na czoło. Benedykt żywy ruch na fotelu uczynił. Naprzód się podał, witold. Wejście syna było dla ojca niespodzianką. A co? Skąd przychodzisz? Czego Czegożeś taki rozgrzany i zmęczony? Młody człowiek, nie odpowiadając, naprzód postąpił i przed ojcowskim biurkiem stanął. Mój ojcze. Zawahał się, oczy spuścił i po kilku sekundach dopiero, zwykłym sobie ruchem determinacji ręce w tył zakładając, z cicha dokończył. Przychodzę, mój ojcze, z ustami i sercem pełnymi skarg. Na kogo? Czy ich? Zapytał Benedykt. Ludzkich. Na ciebie, ojcze. Benedykt oczami błysnął. Na mnie cóż? Czy kogo na drodze zrabowałem, albo czyje dziecko na śniadanie zjadłem? Na wszystko cię błagam, ojcze, zawołał Witold. Porzuć ten ton drwiący i rozjątrzony, z jakim przemawiasz, ilekroć pewnych stron życia dla mnie nad życie droższych dotykamy. Młody jestem, to prawda, lecz cóżem winien temu, że natura zamiast serca. Nie włożyła mi w piersi busoli z igłą zwróconą ku drodze użycia, zysków i świetnej kariery. Wzrok Benedykta przemknął po leżącym na biurku liście Dominika, jakby go ku niemu ostatnie wyrazy syna pociągnęły. No dobrze, zaczął. Czyż ja kiedy tego pragnąłem, czyż wymagam od ciebie, abyś bił pokłony złotym cielcom? Czego chcesz? Dla siebie, ojcze, nic nie chcę. Dla ludzi wiele. Androny! krzyknął Benedykt i żywo podnosząc się z fotela z płomieniem w oczach, z brwią namarszczoną mówił, a raczej wołał dalej. Wiem gdzie byłeś, domyślam się co ci tam nagadali, skarżą się, że dobro ich zagrabiłem, że ich ze skóry obdzieram, prawda? Tak, ojcze. Czekajże więc! Z tymi słowami ku szafie się rzucił, spory zwój papierów z niej wyjął i do biurka wracając, mówił: Popatrz i przeczytaj! Musisz popatrzeć i przeczytać! Musisz przekonać się, że ten kawał ziemi, o którym oni proces wytoczyli, do Korczyna zawsze należał. Musisz zawstydzić się za posądzenie, że twój ojciec kogokolwiek okradać chce. Do tego jeszcze nie doszedłem! Nie, jakimkolwiek jestem, do tego jeszcze nie doszedłem! Musisz zawstydzić się? Gdy plan Korczyna na biurku rozkładał, wielkie ręce jego drżały, ale hamując się długo, po planie palcem wodził ze starych dokumentów wyjątki, czytał, mówił, dowodził. Potem, prostując się i wzrok na syna podnosząc, zapytał. Cóż, wstydzisz się teraz, a? Nie, ojcze, odparł Witold. Jak to nie przekonałem cię? I wprzódy przekonany byłem, że myśl nawet o przywłaszczeniu sobie cudzej własności przejść ci, mój ojcze, przez głowę nie mogła. Więc cóż! Więc o co chodzi? Więc czyjaż w tej sprawie wina? Witold ręce w tył założył i śmiałymi oczami pałający wzrok ojca spotykając, odpowiedział: Twoja ojcze. Facecja! wybuchnął Benedykt. Oni jak tabaka w rogu ciemni wierzą każdemu pokątnemu doradcy, który z nich sobie trzodę dojnych krów chce uczynić. Oni na każdym kroku wyrządzają mi psoty i szkody. Przebacz, Ojcze, przerwał Witold, dlaczego oni ciemni jak wrogu? Dlaczego chciwością pożerani? Dlaczego nieprzyjaźni? Czy niczyjej, niczyjej winy w tym nie ma, tylko ich jednych? Czy treść tych zapytań, czy szczególny dźwięk głosu syna, tak uderzyły Benedykta, że umilkł? Z ciężkim westchnieniem rzucił się na fotel i wahającym się głosem przemówił. Dlaczego? Dlaczego? ha. Gdybyż to można było wszystkie czarne mary i ciężkie plagi życia zapytywać skąd, za co, dlaczego? My je zapytujemy podchwycił Witold. Tak, mój ojcze. Całą siłą umysłów i serc naszych zapytujemy, a one czasem nam odpowiadają. Ta, o której teraz mówimy, odpowiada: Zrodziły mnie omamienia i nienawiści wieków, zagłada moja w świetle i w miłości. Teraz wszystko, co uzbierał z książek i od ludzi, wszystko co włożyła w niego natura, a rozjaśniła i potwierdziła nauka. Wylewać mu się zaczęło z ust wymownych i drżących w szerokich zarysach kreślił demokratyczne idee i teorie, od których urzeczywistnienia zdawało się mu zależy skrzepnienie i odrodzenie narodów, jego narodu nade wszystko. Podporę dla najwyższych myśli i podbojów, na które w ciężkiej, wiekowej pracy zdobyła się ludzkość, a którymi uszczytów miotały podmuchy chciwości i okrucieństwa, Ratunek dla krwawych cierpień, które lasem rąk do nieba o pomstę wyciągniętych wyrastały z gruntu, oranego przez złość i przemoc, widział on w ludzkim zrównaniu się i zbrataniu, w ukuciu spójnego łańcucha z ogniw dotąd przez pychę, zawiść, chciwość, niewiedzę z sobą rozdzielanych. Od abstrakcji mających dla niego urok taki, że mówiąc o nich wyglądał jak człowiek w niebo zbawienia zapatrzony, niespokojnie przebiegł do powszedniej palącej go rzeczywistości opowiadał wszystko, co widział i słyszał tam, skąd przybył, powtarzał prośby, z którymi go tu przysłano, skargi i obwinienia, które szumiały mu jeszcze w uszach i paliły serce. Benedykt nie przerywał już, milczał a biegły chyba znawca dusz mógłby odgadnąć, jakie uczucia zapalczywa mowa młodzieńca budziła w jego przedwcześnie uwiędłej duszy. W fotelu zagłębiony, przygarbionymi trochę plecami do poręczy jego jakby przyrósł. Odbletszej niż zwykle i w tysiąc zmarszczek połamanej twarzy, długie wąsy nieruchomo na pierś mu zwisały. Oczy jego czasem mąciły się aż do dna i powieki na nie opuszczał, to znowu podnosił je i namiętne płomienie na syna z piwnych źrenic ciskał. Jak grób milczał i jak w grobie odbywały się w nim rzeczy posępne i tajemnicze. Czy przejmujące go z kolei uczucia były wstydem, żalem lub gniewem, to pewno, że cierpiał. A cierpiąc, czuł jednak, że z obfitych i gorących słów syna powstawała i o pierś mu uderzała jakaś fala błękitna, śpiewna, niegdyś mu dobrze znana lecz przez życie pochłonięta, a teraz niby z przepaści życia ku niemu powracająca. Z daleka, bardzo z daleka dochodziły tu jeszcze, urywane nuty starych pieśni nad osrebrzoną powierzchnią niemna chórem śpiewanych. U okna białe motylki z lekkim stukiem na biurko padały. Krepowymi skrzydłami o księgi rachunkowe i rozłożony plan korczyna trwożliwie bijąc. Rzucał na nie czasem wzrokiem, i spotykał nim także ku brzegowi biurka odrzucony i szeroko rozwarty list dominika. Ilekroć spojrzenie po tym liście przesunął, tylekroć usta, mające już gwałtownym słowem wybuchnąć, zamknął. Zmącony wzrok ku ziemi spuścił i znowu milcząc, coraz pilniej, z coraz boleśniejszym, prawie wytężeniem, wsłuchiwał się w mowę syna. Witold bardzo blady, z drżącymi rysami przytłumionym głosem mówił. Ty o tym wszystkim nie wiedziałeś, ojcze? Prawda, że nie wiedziałeś? O ich strapieniach, opuszczeniu, niebezpieczeństwach, o tych złorzeczeniach, którymi cię okrywają, o tych dobrych uczuciach, którymi są gotowi każde twe dobrodziejstwo, każdy promyk światła, który by od ciebie padł na nich odpłacić. Nie wiedziałeś? Powiedz mi, mój ojcze, o, powiedz mi, żeś o tym wszystkim nie wiedział i że tylko nieświadomość. Jak oni stryja Andrzeja wspominają, za miłość, z jaką zbliżył się do nich, za trochę światła, za to, że duszę ludzką w nich budził, jak go wspominają. Ale ty o tym nie wiedziałeś, ojcze, nie myślałeś, i tylko dlatego. Nagle umilkł. Coś mu głos zerwało. Może łzy z całej siły powstrzymywane, czy ściśnięcie się serca oddech tamujące. Po zbladłym czole dłonią powiódł. Plecami oparł się o ścianę, na której śród skóry niedźwiedziej połyskiwały skrzyżowane strzelby. Benedykt zdawał się jeszcze słuchać i czekać. W ziemię patrzał. — Cóż? — odezwał się. — Cóż dalej? Mów, sędzio, słucham. Chcę cały swój wyrok usłyszeć. Czy na gardło mnie skażesz, czy tylko na wieże, a? Ile w tych słowach było bezdennego smutku, Witold nie dosłyszał. Zrozumiał tylko ich ironię i szał bólu zaświecił mu w oczach. Wyprostował się, drżał cały. Nie masz prawa, mój ojcze, igrać tak z najświętszymi uczuciami mymi, zawołał. Młody jestem, cóż stąd? Nam dzieciom czarnej nocy, jak żołnierzom w porze wojny, rok za dwa liczyć się powinien. W upale cierpień prędko dojrzewamy. Wpół ze zdumieniem, wpół z ironią benedykt sarknął. Cierpień! Ty, ty cierpiałeś! Więc myślisz, ojcze, że ci, których młodość gotowa istotnie w każdej jaśniejszej chwili wytrysnąć swawolą i śmiechem, nie rozglądają się przecież wkoło siebie, nie rozumieją, nie czują kurczów chłostanej dumy, nie mają litości, która w nich płacze. I trwogi o rzeczy drogie, która w nich krzyczy, ratunku. I o ten ratunek zapytywać im każe wszystkich dróg czynu i wszystkich otchłani myśli? Kto tak mnie niech o to zapyta naszych w poranku przekwitających twarzy, oczu od wpatrywania się w oblicze wiedzy, przedwcześnie znużonych i tego, czego nikt dojrzeć nie może. Tych wulkanów żalu, obrazy nadaremnych porywów i złorzeczeń, które wrom nam w piersiach. Młody jestem, cóż stąd, kiedy już z życia tyle wyssałem piełnowych soków, ile ich trzeba, ażeby w głowie szumiały pytania skąd, za co, dlaczego? W takich pytaniach dusze dojrzewają prędko. Teraz w szerzej niż zwykle rozwartych oczach Benedykta malowało się osłupiałe prawie zdziwienie. Ten chłopak, ten mały, jak go dotąd jeszcze w myśli swej nazywał, już z bliska dotknął kąpieli cierpienia, w której on sam nurzał się od tak dawna. Co więcej z jednego źródła biły na nich obu kipiące i gorzkie jej wody. Przypomniał sobie teraz, że po uderzały go były i niepokoiły jakieś blade cienie po twarzy tego młodzieńca błądzące. Mgły znużenia przyćmiewające czasem ognistość jego wzroku. Pierwsze zarysy zmarszczek na czole które według praw natury jaśnieć powinno było nieskazitelną świeżością poranku i wiosny. Pochylił się, szyję wyciągnął, patrzył się w syna. Tak, było to istotnie dziecie dnia burzliwego i ciemnej nocy. Nigdy w jasną pogodę pąki kwiatów nie rozwierają z tak męczeńskim pośpiechem tak purpurowych kielichów. Łatwo było poznać. Że ta rozmowa z ojcem sprawiała mu nieopisaną mękę, i że ku tej męce popychała go tak jak niezawodnie ku wszelkiej innej popchnąć by musiała siła przekonań i uczuć, pracująca w nim z nieprzezwyciężonością i bezwiednością krwi w żyłach człowieka krążącej, dłonią szczupłą, taką jaką miewają ofiary górnych marzeń. Ale której namiętne ujęcie silne i uporczywe być musiało, wodził po czole strapionym, udręczonym, nad rozgorzałymi źrenicami bladym. Ciężko, straszno, straszno mi tak mówić do ciebie, ojcze. Rozdarty jestem pomiędzy tobą a tym, co mi nad ciebie, siebie, nad wszystko droższe. Nie jam jeden taki. Co sprawiło, że pełni jesteśmy bezbrzeżnej litości nad maluczkimi mrówkami i kretami ziemi? Że w ciemne i ciasne ich podziemia iść pragniemy i idziemy, choćby śród nich oczekiwało nas całopalenie własnego ciała i serca? Co sprawiło, że nie możemy choćby w pokładzie złota tkwić z nieruchomością grzybów, ale pragniemy biec, ratować, pocieszać, uczyć, budzić, wskrzeszać? Co to sprawiło czy pochód wieku, którego jesteśmy dziećmi? Czy wezbrane może myśli ludzkich, którego sami jesteśmy żeglarzami? Czy to inne może cierpień, które zalewając nam serca i gardła, budzi w nas jasną i wczesną świadomość powszechnego bólu świata i bezbrzeżne dla Niego współczucie? Ale to współczucie, te święte dla nas idee, razem z krwią krążą nam w żyłach? Z mózgiem myślą, z sercem tętnią. One są epopeją naszą, z nich powstają nasze tragedie. One też są naszą jedyną nadzieją. Jaką nadzieją? O, jej imienia Ty, Ojcze, wspominać zabraniasz. Tu nie wolno żadnego świętego imienia wspominać, bo ciągnie ono za sobą bladą marę strachu. A ten strach wieczny, ta ostrożność niewolników, których drżeniem przejmuje sam nawet brzęk ich łańcuchów. To zagrzebanie szlachetnej duszy w prochu bojaźni i interesu. Ta obojętność dla wszystkiego, co nie żywi i nie odziewa ciała. Ten brak miłości dla ziemi i ludzi. Witoldzie! W tym wykrzyku, który Benedykt rzucił w mowę syna, był taki gwałt i bólu i gniewu, że młodzieniec umilkł, nagłym zamyśleniem ogarnięty. Pochylił głowę. Wiem, ojcze, że bardzo byłem zuchwały. Dziwnie zmienionym głosem zaczął. Pomiędzy sobą i tobą wzniosłem zapewne ścianę nieprzebitą, i która rozdzieliłaby nas na zawsze, gdybym po tym, co się stało, żył jeszcze. Ale jeżeli martwy u nóg twoich padnę, przebaczysz mi, prawda? Przebaczysz? I znowu tak samo kochać mnie będziesz jak niegdyś? Tylko umarłemu dziecku przebaczyć można taką zuchwałość i taką obrazę. Coś mam w sobie, ojcze, co mnie ku ciemnym otchłaniom popycha. Mówił to cicho i z tym cichym żarem źrenic, którym się objawiają najniebezpieczniejsze skupione w sobie szały. Przy tym ruchem powolnym, a coś stanowczego w sobie mającym, Wyciągnął rękę ku jednej z wiszących na ścianie strzelb. Benedykt porwał się i jak płótno blady w mgnieniu oka za ramiona go pochwycił. Wariacie! Dziecko, co ty robisz? Czemuż nie? Ty i na to gotów jesteś. U was nawet taka zaraza panuje. Tuziny was teraz kule w łeb sobie pakują. Ach ty! Mądryś taki, a zielono ci w głowie. O, te idee, te ideały, te... to... Tamto, które tych błaznów do takich nawet rzeczy doprowadzają, Boże miłosierny. Strzelbę, którą dziś sam w obecności syna nabijał, z rąk mu wyrwał, na ścianie zawiesił, lecz w zamian obie ręce młodzieńca pochwycił i z całej siły w szerokich swych dłoniach je ścisnął. Prawie straszna była w tej chwili jego twarz ciemna, pomarszczona, wąsata, której Groza myśli i przewidywań szeroko rozwierała oczy i podnosiła włosy nad zbladłym, jak chusta, a kroplami potu świecącym czołem. Z wyciągniętą ku synowi szyją oczy w nim zatapiał, szeroko otwarte, przerażone. Wiesz ty, szeptał, wiesz, może nie wiesz, ale ja to wiem, widziałem. Wszak ty zginiesz. Czy słyszysz? Z tą zapalczywością swoją, z tym ogniem, z tym to, tamto, zginiesz. I coraz mocniej ręce syna ściskając, powtórzył jeszcze po powielekroć. Zginiesz, zginiesz, niechybnie zginiesz. Aż z ogromnym westchnieniem, które, jak wicher do samego nieba, zda się dotrzeć chciało, wymówił. Boże, boże! Tak samo niegdyś, z tą samą grozą, w chacie Anzelma przed oknem ciemnością nocy zasłoniętym, imienia boskiego przyzywał. Ale tym razem z ciemności, które mu przed oczami zapadły, wydobył się głos młodzieńczy, łagodny i dziwną jakby melodią przejęty. Ojcze mój, nie lękaj się i nie żałuj, Jeżeli dziecko twoje zginie na mlecznej drodze przyszłości, w blasku jutrzenki, w ogniu ofiary. Nie są także zginionymi ci, którzy chodzą po nizinach samolubstwa, zaprzaństwa, rozkoszy ciała i nędzy ducha? Słowa te niezmożoną siłą przyciągnęły znowu wzrok Benedykta ku szeroko na biurku rozwartemu listowi. Przez chwilę wspominał, myślał, aż serce jego gwałtownym rzutem skoczyło od tego brata, który dumny, zadowolony, dostojeństwami okryty po świecie żywy chodził temu, który od dawna z krwawą plamą na młodym czole pod wilgotną ziemią starego boru spoczywał. Długo jeszcze patrzał na syna, aż ręce jego z żelaznego dotąd uścisku uwalniając, obie dłonie ku czołu podniósł i głucho wyszeptał. Krwi moja, młodości moja, falo, która nas niosłaś, powracająca falo. Z głową schyloną, z dłońmi u czoła, ze zgmatwaną gęstwiną włosów odchodził ku biurku, niby w śnie powtarzając: Powracająca fala, powracająca fala. Były w tym szepcie groza i zachwycenie. Potem odkrył twarz i jedną rękę o biurko wspierając, wyprostował się, głowę podniósł, zmienił się dziwnie. Blask oczu jego wilgotny był i jakby rozmarzony, postawa dumna. Na syna patrzał. — Słuchaj — zaczął. — Jeżeli wam się zdaje, że wy to pierwsi wymyśliliście wszystkie szlachetne uniesienia i wzniosłe idee, że wy pierwsi poczęliście kochać i ziemię, i lud, i sprawiedliwość, popełniacie błąd gruby i grzech przeciw sprawiedliwości. Zatrzymał się na chwilę. Tak już dawno w ten sposób i o takich przedmiotach nie mówił, że może słów mu zabrakło albo myśli splątały się w głowie. Ale powracająca fala odnosiła mu wszystko, co życie zabrało, i przypominała wszystko, co niegdyś umiał, wiedział, czuł. I w naszych ustach, mówił dalej, brzmiało niegdyś hasło poety, młodości, ty nad poziomy ulatuj. I myśmy latali na mleczne drogi i w blaski jutrzenki, i w ognie ofiary. Ten lud, to wasze Bożyszcze, Boże wielki. To żeśmy się ku niemu jak szaleńcy rzucili, jak w słońce w niego wierzyli, jak w zbawienie zapatrzyli. Na rękach prawie podnieść go usiłowaliśmy, dobro nasze i samych siebie słaliśmy przed nim. Krzywdy przez ojców jeszcze zrządzone, własnymi choćby ciałami pragnęliśmy Zmieść ze świata i z jego pamięci. A Ziemia? Boże, dzieckiem, chłopięciem, młodzieńcem, ja każdą roślinkę, każdą kroplę wody, każdy jej kamień kochałem. Mógł żem być wrogiem ludzi, którzy z niej powstali? To ja, ale nie mało, nie mało nas takich było. Śmiech bierze na wspomnienie. Młodzi mędrcy, poeci, rycerze, apostoły, wskrzesiciele, górne marzenia, wielkie nadzieje, ogniste zapały. Wszystko jak w wodę wpadło, śmiech na wspomnienie bierze. Zaśmiał się istotnie, z oczami pełnymi łez, drżącym głosem, lecz z głową podniesioną, zaczął znowu. Słuchaj, Korczyńskim braku ideałów, braku miłości dla. dla. stare przyzwyczajenie język mu splątało. Zająknął się. Dla to, tamto, jąkał. Ale powracająca fala znowu go błękitem i ogniem oblała. Braku miłości dla ideałów Korczyńskim zarzucić nikt nie ma prawa. Jeden ją życiem opłacił. Drugiego zawiodła ona tam, gdzie honor i ludzką cześć stracił. Trzeci. Trzeci przebył życie zazdroszcząc temu, który w mogile leży. Teraz dopiero te łzy, które napełniały mu oczy, spadły z nich dwoma wielkimi kroplami i ze zmarszczki na zmarszczkę toczyły się po policzkach. Ręką machnął, na fotel opadł i szeroką dłonią zasłonił sobie czoło i oczy. O dwa kroki od niego na krześle siedzący Witold osłupiały, niemy, chciwymi oczami wpatrywał się w ojca, domyślając się istoty i natury tej siły, która go tak dziwnie wśród rozmowy z nim przetworzyła. Zresztą w domysłach tonąć nie potrzebował, jak kipiątek długo i szczelnie zamknięty po zerwaniu pokrywy z gwałtem i szumem wylewa się na zewnątrz naczynia. Tak, gorycze, żale, gniewy napełniające to strute i chmurne serce, wybuchały zeń obfitymi i namiętnymi słowami. Natura nie stworzyła go milczącym i skrytym. Był czas, w którym dom ten rozlegał się cały od dźwięku jego głosu, hojnie wśród zbierających się tu tłumów, rozrzucającego hasła, nauki, namowy, rozprawy, sprzeczki. Ale potem strasznie uciszyło go życie. Sto przyczyn na sto zamków zamknęło mu usta. Płynęły dnie za dniami, lata za latami, on milczał. Z czasem i z samym sobą rozmawiać przestał o tym wszystkim, o czym dawniej rozmawiał z mnóstwem ludzi. Tak już przywykł. Dziś dopiero rozmowa z synem zerwała z jego serca kamienną pokrywę i otworzyła mu usta. Byłoż to opowiadanie? Byłaż to odpowiedź? Byłoż to usprawiedliwianie się przed tym dzieckiem tak niezmiernie kochanym, a które mu dziś w oczy rzuciło gradem wyrzutów w prawie obelg? Potrzeby tego ostatniego podszeptywało mu sumienie. Wytłumacz, wytłumacz, dlaczego cię to dziecko znalazło takim, jakim się stałeś i dlaczego straciłeś to wszystko, co je napełnia, a coś i ty w równej mierze niegdyś posiadał. Serce w nim także wołało. Mów, bo inaczej nie pęknie i nie runie nigdy ta ściana, która wzniosła się pomiędzy Tobą a tym dzieckiem, tą krwią krwi Twojej, tym powtórzonym obrazem Twojej młodości, tą powracającą falą wiary, nadziei, czarodziejskich i bohaterskich snów o nowych jutrzenkach i ofiarnych stosach. Mówił, opowiadał, co stało się i działo potem, gdy wszystko wpadło w wodę. Dawne to dzieje. Zdaje mu się, że nie dwa dziesiątki, ale dwie setki lat od tego czasu upłynęły. Tak wszystko dokoła Niego zmieniło się i w nim samym. Zmienił się zaś on nie od razu, nie nagle, ale stopniowo, jak stopniowo rdza gaś blask i wyszczerbia ostrze zakopanego w ziemi żelaza. Jak stopniowo szczupleją, tracą siłę i znikają nieużywane do ruchu członki ciała. Jak stopniowo zmierzch wieczoru pochłania światło dnia, jak stopniowo ciemnieje w sobie, słabnie, gaśnie człowiek, ciężko i nieustannie smutny. Mógł był odejść w wesołe strony, nie uczynił tego. Mógł w lichych przysmakach życia szukać przypadającej nańcząski szczęścia, nie używał ich wcale. Z górnej, lotnej jego młodości pozostało mu tyle, że podłości i zaprzaństwa nie popełnił, a w pracy, choć poziomej i ciasnej, pogrążył się z surowością mnicha i zapalczywością, taką, z jaką rozbitek chwyta i ściska jedyną deskę ze strzaskanego statku pozostałą. Na tę pracę, acz poziomą i ciasną, padał przecież i z góry jakiś promień, jak ktoś, kto dziwi się i usprawiedliwia, benedykt ręce rozkładał i zapytywał. Cóż było robić? Co było robić? Mówiono, wołano, zaklinano. Ziemia, ziemia! Trzymałem ziemię. Trzymał ją i dla siebie, bo w nią wrósł i przez dumną ambicję postawienia na swoim i przez myśl o synu. Ale w jeden punkt zapatrzony inne z oczu tracił. Jak wół ze schyloną pod jarzmem głową jedną bruzdę depcąc, inne dostrzegać przestawał. W jednym namiętnym usiłowaniu skupił wszystkie siły, i na nic innego już mu ich nie stało. Żelazo nie czuje osiadającej na nim rdzy, ale człowiek łzami zrazu oblewa każdą na własnej duszy dostrzeżoną jej plamę. Gdy nie mógł żyć tak, jakby pragnął, gdy potem już i pragnienie innego życia w nim gasło. Gdy nad rozwartą książką oczy mu do snu kleić się zaczynały, gdy spory i kłótnie różnić go z ludźmi poczęły, gdy zrazu ścigać wzrokiem, a potem i rozumieć przestawał różne oddalone drogi i myśli świata, długo we środku mu coś płakało. Jak długo? Nie pamięta. Wie jednak, że z czasem przywykł do wszystkiego, tylko ten płacz wewnętrzny, którego już w sobie nie czuł. Przemienił się w głuchy i gorzki war. Co chwilę wybuchający zeń gniewem, rozjątrzeniem, niby ciężką przeciw życiu i światu obrazą. Czasem jeszcze tylko daleka, nieosobista nadzieja błąkała się mu po sercu. Może on, może dla niego, przez niego, z nim. O synu myślał. Była to już jedyna jego nadzieja. Dwa razy w cichym domu zegar ścienny ogłaszał po północne godziny, a Benedykt jeszcze rozmawiał z synem, lecz już inaczej niż w przód. Jak niegdyś przed wielu laty Witold ramiona na szyję ojca zarzucił i rozpalonymi usty zcałował grube łzy, które po tej twarzy ściemniałej, spalonej ze zmarszczki na zmarszczkę ściekały. Myślał on, że bez zaprzeczenia samemu sobie wolno mu było z miłością przycisnąć się do tej szerokiej piersi, która przyjęła w siebie wiele ostrych grotów i coś wyższego, szerszego nad własny interes osłaniała albo osłaniać mnie mała. Że bez zaprzeczenia samemu sobie wolno mu było ze czcią całować te ręce, których nie wybieliły próżniactwo i zbytki. Przypomniał sobie, że to nawet, co w sobie nosił i nad własne życie cenił, jemu był winien. Ojcze mój, do grobu, do ostatniego tchnienia wdzięczny Ci będę, żeś mnie nigdy od reszty ludzkości nie oddzielał, piedestałów mi nie budował, na królewicza i samoluba mnie nie chował. Gdyby nie Ty, od kolebki pewno owinięto by mnie w watę zbytku i zamknięto w klatkę przesądu. Byłbym dziś może jak ten nieszczęsny Zygmuś, lalką z żurnalu mut wyciętą i niedoszłym jakim artystą, albo jako różyc, kartką welinu w roztworze morfiny umoczoną. Benedykt ręką jeszcze oczy zasłaniając, spoczynającym się na ustach uśmiechem pod wąsami mruczał. No, tak, tak chłopcze. Nie zgłupiałem przecież do tego stopnia, aby myśleć, że syn mój z innej gliny niż inni ludzie ulepiony i nie spodlałem tak, aby poddać się woli bab, które by z mego dziecka zrobiły ładnie ufarbowany gałganek. Z wahającymi się jeszcze uśmiechami na siebie patrzali. Więcej niż kiedy czuli, jak niezmiernie kochali się wzajem, zrozumieli też, jak bardzo byli do siebie podobni. Chwili jednej wielkiego uniesienia i piorunującego wspomnienia trzeba było na to, aby z jednego z nich spłynęła tardza, która mu przez długie lata osiadała duszę, i aby to podobieństwo wystąpiło jawnie i jasno. Nagłym ruchem głowę w tył odrzucając i palcami ocierając wilgotne jeszcze oczy, Benedykt zawołał. Jakby ciężar stupudowy spadł ze mnie, kiedy wszystko przed tobą wygadałem. Nie wiesz i bodaj byś nie dowiedział się nigdy, co to jest długie lata cierpieć z zaciśniętymi zębami i nie mieć na świecie jednej żywej duszy, przed którą człowiek mógłby śmiało, ufnie, wszystko, co ma w sobie pokazać: pociechy, rady, a czasem prawie i ratunku wezwać. Może i to przyczyniło się wiele do mego ściemnienia i zdziczenia, żem takiej duszy przy sobie nie miał. Marzyłem nieraz. Że ty mi tym wszystkim będziesz, a kiedy tego lata zdawało mi się, że i te marzenia, jak wszystkie inne diabli wezmą, nachodziła mnie taka rozpacz, że mnie tylko już Andrzejowi, ale wszystkim pomarłym grobów ich zazdrościł. Ale teraz wiesz już, ojcze, co nas dzieliło, zawołał Witold. I w przywiązanie moje dla ciebie wierzyć musisz. Zawahał się nagle, zmieszał się, posmutniał znowu. Jednak, mój ojcze, zaczął. Jednak powiedz mi, co myślisz, zamierzasz z tymi ludźmi? Więcej niż cokolwiek innego, zapytanie to przekonywać mogło, że istotnie w tym młodzieńcu pewne uczucia i myśli jak krew krążyły, jak puls stętnił, część, a może i samą podstawę życia jego stanowiąc. W najuroczystszej nawet chwili, w najgłębszym dla innego przedmiotu rozrzewnieniu, ich zapomnieć i pozbyć się nie mógł. Benedykt długo na niego popatrzył. Uśmiech zadowolenia pod długim wąsem mu zbłądził. Uparty jesteś, zaczął. Widzę dobrze, że śmiejąc się i płacząc, śpiąc i jedząc, zawsze o swoim myśleć i przy swoim stać będziesz, moja natura. I mnie to stanie przy swoim kościom w gardle nieraz zasiadało. A jednak i niebieskie rozkosze wzruszyć by mnie zeń nie zdołały, nasza korczyńskich natura! Zamyślił się w przeszłość patrzał. Niegdyś postanowiliśmy byli wszyscy karczmy nasze pozamykać, aby chłopów do pijaństwa nie kusić. Wielu to uczyniło, Darzecki nie chciał, Andrzej różnił się z nim o to długo. Ale potem przestał i myśleliśmy, że za wygraną dał, zapomniał. Jednak raz po długim milczeniu znowu zawziętą sprzeczkę o niezamknięte karczmy i rozpijających się w nich chłopów ze szwagrem rozpoczął, i tu, od w tej samej sali jadalnej przy wieczerzy, w uniesieniu tej sprzeczki nadarzyckiego nożem cisnął. Szczęście nóż mimo głowy szwagra przeleciał, taki uparty był. Nie mówi już czasem o czymkolwiek, nie wspomina rok i dwa, a zdaje się, że dał spokój, aż tu nagle znowu zaczyna swoje. I ty taki. Po chwilowym milczeniu zaczął znowu. Korczyńskich krew, dziad nasz, legionista, sześćdziesiąt lat z górą mając, jeszcze na wojnę chodził. A przypominam sobie teraz, towarzyszył mu jakiś Jakub Bohatyrowicz, którego starcem już przed dwudziestu kilku laty widywałem? Trochę obłąkany był pacenki jakiegoś, który mu żonę uwiódł, szukał. Różne stare podania i zdarzenia opowiadał. Ja i Andrzej lubiliśmy go bardzo. Dominika tylko nudziła trochę jego gadanina. On był z nas na te rzeczy zawsze najobojętniejszy. Za wiele i za wesoło bawił się w wielkiej stolicy. Czy żyje jeszcze stary Jakub? Jeszcze raz w sali jadalnej ścienny zegar wybił nocną godzinę, a Witold, odpowiadając na coraz liczniejsze zapytania ojca, mówił, opowiadał. Benedykt zapytywał krótko, paroma słowami, potem słuchał syna. Z czołem na dłoni, ze wzrokiem wpatrzonym w przeszłość, która z serca, z mózgu ze słów jego syna wypływając, ogarniała go, podnosiła, prawie upajała. Kiedy na koniec wstał z fotela i przy dogasającej na biurku lampie przed oknem stanął, błękitny świt ukazał go tak wyprostowanym, rześkim, pogodnym, jakim może od skończenia się złotej godziny jego życia ani razu nie był. — No, no — rzekł. — Prawdziwe dziwy, jakby mnie fala jakaś z dna wód gorzkich i zimnych na ciepłą murawę wyrzuciła. Ale teraz, chłopcze, spać idźmy. Na parę godzin tylko, na parę godzin, byle trochę przespać się i odpocząć. Potem pójdziesz tam do nich i powiesz im, że tej kary sądowej nie żądam już, nie żądam. Istotnie za wielka jest, a w tym, że ich oszuści wyzyskują i do złego prowadzą, moja wina. O jedze z nimi żyję i palcem, aby temu zapobiec nie poruszyłem. Uśmiechnął się smutnie. Andrzej by na mnie za to nożem cisnął, ale nie siedź tam długo, mówił dalej, bo przecież wspólnie ułożyć musimy różne projekty i plany na dalszą przyszłość, a potem pod wieczór może razem popłyniemy na to, tamto, zająknął się, na mogiłę, dokończył. Niewysoko jeszcze słońce podniosło się na niebie, gdy Witold wbiegł do świetlicy Fabiana. W której dokoła śniadania zgromadziła się spora gromadka weselników, którzy jeszcze do domów swoich nie odjechali. Cienka i długa giecołdowa z zapalonym papierosem w wąskich ustach oraz żwawa starzyńska we fruwającym wstążkami czepcu dokoła stołu wchodząc, zapraszały na jadło, które według zwyczaju ich kosztem i staraniem zastawione było. Fabian, pozbywszy się na tę chwilę obowiązków gospodarza, ze spuszczonym na kwintę nosem wśród starszych sąsiadów siedział. Na widok wchodzącego Witolda porwał się i z niepokojem, nadaremnie przez okazywane uradowanie pokrywanym ku niemu podbiegł. Zaledwie jednak przybyły kilkanaście słów, półgłosem przemówił, na twarz mu wybuchnęła radość szczera i prawie gwałtowna. Wiwat! z całej siły krzyknął i ku sąsiadom zwracając się, obu rękami jak młyńskimi skrzydłami, zamachał. Psom dajcie, co na duszy macie, wołał dalej. Już nam godzina nieprzyrodzonej śmierci nie wybije! Zmiękło serce Dawida, gdy o Jonatanie wrzałość przyobleczonym usłyszał. Anioł niebieski z grobu naszego kamień odwalił. Alleluja! O Aniele mówiąc, na Witolda ukazywał, do którego też przystępować zaczęli inni. Z godzinę trwał tam gwar wielki, z zapytań, odpowiedzi, śmiechów, okrzyków złożony. — Wiwat, pan Korczyński! Wiwat, pośrednik nasz i orędownik! Co moment wykrzykiwał Fabian. — Chwała Panu na wysokościach, na ziemi pokój ludziom dobrej woli! — modlił się apostoł. A ja tak mówię, że z tego zasiewku da Pan Bóg pięknego plonu doczekamy. Przebijał się powolny, poważny głos strzałkowskiego. Może tam Witolda ściskano, całowano, może mu różne na przyszłość projekty i rady dawano, może nawet na rękach podnoszono, bo zdyszany ze zmęczenia i ogniście zarumieniony z chaty Fabiana wybiegł. Młodzież po zielonej uliczce. I dokoła gumna przechadzającą się ukłonami lub ściśnieniami rąk powitał, najkrótszymi ścieżkami śpiesznie ku dworowi poszedł i więcej już dnia tego w okolicy się nie ukazywał. Z dala go tylko potem widziano po drogach pole przeżynających z ojcem chodzącego. Przez dzień cały syn i ojciec ani na godzinę nie rozstawali się z sobą. Długo w gabinecie Benedykta nad rozłożonym na biurku planem Korczyna obaj siedzieli, z cicha pomiędzy sobą naradzając się, linie jakieś i cyfry na papierze kreśląc. A przed zachodem słońca, kilku weselników u samej krawędzi zielonej góry stojących, ujrzało na niemnie łódkę wiozącą dwóch ludzi, z których młodszy wiosłem robił. Za niemnem obaj na żółtą ścianę wstąpili i w boże zniknęli. Przed zachodem słońca gody weselne Elżusi miały się ku końcowi. Więcej niż o połowę zmniejszona kompania przechadzała się po zagrodzie i drodze. W gumnie, tak jak wczoraj na oścież otwartym, zaniewscy jeszcze od czasu do czasu na skrzypcach rzępolili i basetlą pochukiwali, a przy tej niedbałej i przerywanej muzyce dwie lub trzy pary od niechcenia czasem pokręciły się na toku. U ścian obrosłych chwastami, u płotków w śliwowym gaju, na wąskim ganku świrna, rozmowy toczyły się ożywione. We włosach dziewcząt iskrzyły się kwiaty, ale kawalerowie nie mieli już na rękach białych rękawiczek, ani tej rzeźkości i zamaszystości w postawach i ruchach, które początek zabawy obudzał. Zbliżając się do końca swego wesele, cichło, leniwiało. Z wielkiego hałasu roztapiało się w szmer wesołymi nutami jeszcze przetykany, lecz który, czuć to było, zaraz, zaraz utonąć miał w szarym, jednostajnym jeziorze codziennej troski i pracy. Na podwórku ożywienie było największe. Zaprzęgano tam dobryczek i wózków konie, a czynność tę spełniali sami ich właściciele z wyjątkiem tylko dzierżawcy giecołda i ekonoma jaśmonta którzy jednak hałasowali najwięcej, parobkom za furmanów im służącym, głośne rozkazy wydając. Pierwszy drużbant komenderował należytym uszeregowaniem orszaku mającego państwu młodym do domu ich, więc do Jaśmontowskiej o trzy mile odległej okolicy towarzyszyć. Naprzód, tedy na drogę dotykającą pola, wyprawił wóz muzykantów wieść mający. Za nim ustawił parokonną bryczkę państwa młodych. Potem te, którymi według zwyczaju jechać mieli rodzice pana młodego, dwie swanie i dwaj swatowie. Teraz następowała kolejna pierwszego drużbanta. Więc Kazimierz Jaśmont sam za uzdę poprowadził swego pięknego czarnego konika, ładną uprzężą połączonego z bryczką, na majowo-zielony kolor pomalowaną. Po czym już ustawianiem ordynku zajmować się przestał, bo co do dalszego jego ciągu żadne przepisy nie istniały. Kto łaskaw, czy też zaproszony, pojedzie sobie jak zechce, na czele czy z tyłu, osobno czy hurtem, wszystko jedno. Kto niełaskaw albo niezaproszony, pozostanie, lub uda się w inną stronę, a grzeczności i obyczajowi nie ubliży. Tylko jeszcze u końca orszaku jechać koniecznie powinien brat panny młodej z kuframi i skrzyniami, wyprawę jej zawierającymi. To już niezbędne. Jeżeli brata nie ma, najbliższy krewny spełnić tę czynność musi. Ale Elżusia miała kilku braci, z których najstarszego obowiązkiem było wieść za orszakiem weselnym wyprawę siostry. Już też na drabiniastym wozie, w zielonej uliczce stojącym, Julek umieścił dwa kufry z bombia z tymi wierzchami na zielono pomalowane, i gapiowatym głosem upominał się o trzeci, którego przecież długo mu nie dawano. Panna młoda z pomocą matki i swań kończyła napełniać go skarbami, które z sobą uwieść miała kraciastymi i pasiastymi spódnicami, fartuchami, kilimkami własnej roboty, motkami uprzędzionych przez siebie nici lnianych i wełnianych, ścianami utkanych też w domu grubszych i cieńszych płócien. Kazimierz Jaśmąd od bryczek wracając, tu i ówdzie po zagrodzie się okręcił aż u zamkniętych drzwi domu stając z całej siły zawołał. A teraz, panny dróżki i panowie dróżbantowie, pożegnanie panny młodej zaśpiewajmy. W mgnieniu oka po obu stronach drzwi utworzyły się dwie gromadki, jedna z młodych mężczyzn, druga z dziewcząt złożone. Nie byli to koniecznie sami dróżbowie i dróżki, ale wszyscy, którzy pożegnanie panny młodej na pamięć umieli i śpiewać chcieli. Chór męski, w którym wyraźnie wyróżniały się cienki dyszkant pierwszego drużbanta, piękny głos Jana i tak basowe, że prawie grobowe buczenie do muntów, na nutę butną, urywaną, prawie rozkazującą, rozpoczął: Siadaj, siadaj, moje kochanie, nic nie pomoże twoje płakanie, nic płakanie nie pomoże. Stoją konie, stoją wronę, już założone. Jak uciął, Umilkli. Po kilku zaś sekundach chór dziewcząt, nad którym rej prowadził donośny, i jak srebro dźwięczny głos pięknej osipowiczówny, a który przeżynały słabe, cieniutkie lecz czyste głosiki małych siemaszczanek, zbił się smętną, przewlekłą nutą. Jeszcze nie będę siadała, jeszcze m Ojcu swemu nie dziękowała. Dziękuję ci, miły Ojcze, żem u ciebie chodziła w złocie, Teraz nie będę. Mężczyźni huknęli znowu tą samą, co pierwej rozkazującą strofą. Dziewczęta zaś odpowiedziały. Jeszcze nie będę siadała. Jeszcze m swej matce nie dziękowała. Dziękuję ci, moja matko, że m żyła przy tobie gładko. Teraz nie będę. Po trzecim rozkazie siadania odpowiedź brzmiała. Jeszcze nie będę siadała. Jeszczem swemu bratu nie dziękowała. Dziękuję ci, drogi bracie, że mieszkałam w jednej chacie. Teraz nie będę. Tu rozwarły się ze stukiem drzwi od sieni i panna młoda wysoki próg przeskakując spod czarnej wełnianej sukni białą pończoszką błysnęła. Zapłakana, zakłopotana, wśród śpiewających na nikogo nie spojrzawszy przebiegła. Między śliwowe drzewa wpadła i płótno kurzelne, wąskimi pasami u brzegu gaju rozesłane strawy ściągać zaczęła. ściągała, zwijała, śpiesząc się bardzo, aż na koniec z jednym zwojem niedobielonego płótna pod ramieniem, a dwoma w ramionach z powrotem ku domowi biec zaczęła. Wszyscy z niejakim zdziwieniem na nią patrzali. Kazimierz Jaśmont palcami pstryknął. Szyk gospodynia i na weselnych godach o kurzelu nie zapomniała. Stojący za nim, Michał Bohatyrowicz wąsa w górę podkręcając, zaśmiał się. A jakże gdyby ją aniołowie do nieba zabierali, to ona by patrzała, czy nie ma jeszcze czego z ziemi uchwycić. To nie tak jak panna Cecylia, która wczoraj taką śliczną stążkę z szyi sobie zdjęła i przyjaciółce nijakiego przystrojenia nie mającej podarowała zawołał kruczowłosy Ładyś Osipowicz, na błękitnooką Cecylkę Staniewską rozkochanym wzrokiem spoglądając. Po czym nagle huknęli znowu. Siadaj, siadaj moje kochanie, nic nie pomoże twoje płakanie, nic płakanie nie pomoże, stoją konie, stoją wronę, już założone. A dziewczęta odpowiedziały. Jeszcze nie będę siadała jeszczem stołom ławom nie dziękowała. Dziękuję wam stoły ławy, żeście były zawsze białe. Teraz nie będziecie. Dziękuję wam rodzone progi, że chodziły po was moje nogi. Teraz nie będą. Julek trzecią skrzynię wielkie kwiaty pomalowaną wspólnie z braćmi z domu wynosił i na wóz windował. Na drodze u wyciągniętych szeregiem bryczek i wozów podniosła się wrzawa pożegnań, pocałunków, zaprosin, przywoływań, nawet sprzeczek. Nie tak to łatwo było wszystkich w porę i w należytym porządku usadowić. Muzykanci kłopotu nie sprawiali. Pierwsi umieścili się na przodującym wozie i smyczki wysoko wznieśli, aby je w czas, a ostro na struny móc spuścić. Ale pan młody gdzieś się w ostatniej chwili zawieruszył, więc siedząca już na bryczce Elżusia w niebo głosy wołała Franuś, Franuś! A gdy nadbiegł, mocno strofować go zaczęła. Potem Giecołdowa, kwaśna i zmarszczona, bo papierosów jej zabrakło, nie chciała siadać na bryczkę starzyńskiej, z którą jechać była powinna i upierając się przy jechaniu swymi końmi i ze swoim mężem, głośno i szydersko dowodziła, że wszystkie te porządki i ordynki są przesądami nigdzie już z wyjątkiem prostych i ciemnych ludzi niezachowywanymi. A gdy na koniec pierwszy drużbant mocą ukłonów i otworzeniem na oścież zasobnej papierośnicy dumną swanie ułagodził i do zajęcia przypadającego jej miejsca nakłonić zdołał, nowe przeciwności zaszły w gronie odprowadzających państwa młodych drużek i drużbantów. Tasty ma tęstą jechać żądał. Tu było za ciasno, tam niewygodnie. Kazimierz Jaśmont na chwilę cierpliwość stracił, ręką machnął, z rozpaczonym wzrokiem po szlaku drogi powiódł i nagle nieopisana błogość na twarz mu spadła. Z głębi okolicy ścieżkami wśród płotków wijącymi się szła, na drogę weszła i ku gromadzie dokoła bryczek stojącej skierowała się do muntówna. Nikt jej nie spostrzegł oprócz Jaśmonta który też asystę, ordynek i wszystko, co żyło opuszczając, na jej spotkanie pośpieszył. Ona szła prędko, więc spotkali się w tym miejscu, gdzie stała jego majowa bryczka, z czarnym, pięknym, zgrabną nóżką o ziemię bijącym konikiem. W bogatej aktorce nowa zmiana zaszła. Miała na sobie czarną suknię, bardzo prostą, której gładka spódnica i obcisły stanik. Szczuplejszą nieco czyniły jej zbyt silną i rozrosłą kibić. Na ogorzałej szyi, zapewne w znak zasmucenia, wiła się i na pierś opadała żałobna wstążeczka. Gładko spleciona kosa niby wiankiem brunatnej pszenicy wznosiła się nad twarzą mniej rumianą jak zwykle, a szafirowe oczy spod sobolowych brwi i zarumienionych trochę powiek rozglądały się dokoła strapione i roztargnione. Tak stanęła przed jaśmontem, który granatową czapeczkę z kędzierzawej czupryny zerwawszy, niskim ukłonem i czułym wejrzeniem ją witał. — Czy mnie próżna nadzieja zwodzi? — zaczął. — Czy też pani w jedną drogę z nami puścić się zamyśla? Czerwone ręce na czarną suknię opuszczając grzecznie dygnęła. — Za zaprosiny dziękuję — odrzekła. — Ale mnie teraz na zabawy nie w czas. Żyto na nasienie jeszcze niewymłcone i dziadunia pilnować muszę, bo nie domaga. I znowu roztargnionym wzrokiem pomiędzy ludźmi wodziła kogoś upatrując. Była dziwnie grzeczna, łagodna, cicha, nawet mówiła półgłosem. Jaśmąt na bryczkę swoją ukazywał: Gdyby pani mojej kałamaszce ten honor zrobiła i wspólnie ze mną nią pojechała, może by spacer na zdrowie posłużył dobrze niesie, jak na sprężynach. Dziękuję, dziadunia pilnować muszę. Widocznie zmartwiony pomyślał chwilę. A jeżeli ja odważę się kiedy tam przyjechać, gdzie od tego czasu wszystkie myśli moje mieszkać będą, czy mogę spodziewać się, że niezbyt niemile ujrzanym zostanę? Dygnęła znowu. Owszem, dziadunio bardzo lubi, kiedy do niego goście przyjeżdżają. Ale pani, czy przez to ambarasu nie uczynię? O ambaras bynajmniej, owszem, ja zarówno w grzecznej kompanii gustuję. Już rozpływać się miał w podziękowaniach za to pozwolenie bywania u niej, gdy w orszaku wzniosło się mnóstwo wzywających go głosów. Wszyscy na koniec na bryczkach i wozach siedzieli, bez pierwszego drużbanta przecież odjeżdżać nie mogli, tyle więc tylko miał czasu, aby jadwigi rękę ucałować, a do jej braci obok których przebiegał szepnąć szyk pan nadali bóg takiej wspaniałej tali i takich oczu cudnych jak żyje nie widziałem na majową bryczkę swoją wskakując wołał od tak nikt ze mną jechać nie chciał sierotą opuszczonym zostałem dobrze sam sobie ze mnie pan i hetman siadł prosto z fantazją czapkę na głowie poprawił. Bicz wcale niepotrzebny przy koziołku umocował, rzemienne lejce silnie ujął i na cały głos zakomenderował. Muzykanci, żnijcie! Jazda panowie! Na przodzie orszaku smyczki dotąd w powietrzu sterczące na struny opadły. Z dźwiękami skrzypiec i basetli, wygrywających marsza zmieszał się turkot kół i tętent koni. Bryczki jedna za drugą skręcały na drogę przeżynającą pole, a od każdej niby rozwiewane skrzydło leciał na jedną stronę złotawy tuman kurzu. Dwóch czy trzech jeźdźców konno brzegami ściernisk cwałowało. Ostatni jechał wóz wyładowany pękatymi kuframi, na których jak na wieży, w wiecznym uśmiechu białymi zębami wśród rudej gęstwiny zarostu błyskając siedział Julek. A obok wozu galopował, co moment kupanu głowę podnosząc i radośnie poszczekując czarny kudłaty Sargas. Zachodzące słońce bladym blaskiem spłowiały kobierzec ziemi ozłociło i wyrastającym zeń drzewom wróciło chwilową świeżość. Niebo roiło się na tle błękitnym mnóstwem białych smug i różnobarwnych obłoków. Kilka minut wystarczyło, aby na drodze tak przedtem gwarnej zaległa zupełna cisza. Jedni rozjechali się, innych widać jeszcze było z wolna rozchodzących się po zagrodach. Jan, który odjeżdżający orszak wzrokiem odprowadzał, odwrócił się i oko w oko spotkał się z domu tuwną. Stała u samej krawędzi zagonów pokrytych ściernią obok ogromnych ostów, które kupą rosły. Wysokością prawie do jej ramienia sięgały, na kształt siwych, brodatych starców całe mlecznymi, połyskliwymi puchami obwieszone. Po twarzy Jana przemknęło przykre wrażenie. Ona to spostrzegła. Niech pan Jan nie lęka się, zaczęła. Ja nie dla tej przyczyny tu przyszłam, aby jakie nieprzyjemności panu robić, ale dla tej. Spuściła oczy, ręce jej pomimo woli szukały fartucha. Ale go przy świątecznej sukni nie znalazłszy, z najbliższego ostu puch oskubywać zaczęły. Dla tej przyczyny ja tu dziś przyszłam, z cicha mówiła dalej, żeby z panem Janem zobaczyć się i powiedzieć, że do grobowej deski wdzięczną panu pozostanę. A za cóż ta wdzięczność? Zdumiał się młody człowiek. A za to, odpowiedziała, że kiedy wszyscy mnie czernili i wyśmiewali, Pan Jan, który miał prawo gniewać się i dekrety na mnie wydawać, ujął się i obronił. Bracia mi wszystko opowiedzieli i takoż pana Jana bardzo pochwalili. Nijakich ja pochwał godzien nie jestem, odpowiedział Jan. I nijakiego prawa gniewać się na pannę Jadwigę nie mam, pewnym będąc, że przez te rzucenie kamienia tylko zażartować ze mnie chciała. Szkarła Szkarłatem oblała się a mnóstwo połyskliwego puchu, który z ostów wyskubała, wymknęło się z jej palców i w powietrze uleciało. Wzrok jej zawstydzony i niedowierzający po twarzy jego przemknął. Niech pan Jan nie udaje i mnie do kłamstwa nie kusi. Co zrobiło się, tego już nie odrobić, a łganiem gorzej jeszcze człowiek plamę swoją uczerni, że już jej prawie i nie wyprać. Co się zrobiło, to zrobiło się. Nie dla tej przyczyny ja przyszłam, żeby łgać. I swojego postępowania wypierać się, ale dla tej, żeby powiedzieć, że ja do pana Jana nijakiego już żalu, ani gniewu i nijakiej pretensji nie mam. Serce nie sługa, nie zna co to pany. Co pan Jan winien temu, że w inszej stronie dla pana słońce wzeszło? Owszem, daj Boże panu szczęście, zdrowie i powodzenie! Znowu trochę połyskliwego puchu z palców jej w powietrze uleciało. Na towarzysza lat dziecinnych podniosła oczy łzami oszklone. Z gruntu serca ja panu Janowi wszystkiego dobrego życzę, szepnęła. Ujęty i wzruszony z zapałem odpowiedział. Ja także dla panny Jadwigi, jeżeli tylko zechcę, na zawsze szczerym przyjacielem pozostanę, a mam nadzieję, że i pannę Jadwiga szczęście na tym świecie nie ominie. Spodziewam się, odszepnęła. Spodziewam się, że i mnie Bóg nie opuści. A w prędce też może i do zgonnego przyjaciela, takiego, który panny jadwigi wart będzie ześle. Łza stoczyła się po rozognionym jej policzku i na wiszące u szyi końce żałobnej wstążeczki spadła. Ale z głową spokojnie i trochę dumnie podniesioną jadwiga powtórzyła. Spodziewam się, spodziewam się, że tego dostąpię. Kiedy już takie przeznaczenie kobiety, żeby jak tyka sama w świecie nie tkwiła, to i mnie go nie ominąć. Tedy i ja z gruntu serca pannie Jad widzę wszystkiego dobrego życzę, a proszę, żeby do mnie nijakiego gniewu nie miała. A ja pana Jana o dobre wspominanie proszę, a jakże całe życie przyjacielem pani ostanę? Rękę do niego wyciągnęła, on z uszanowaniem ją pocałował. Do chaty mi pora, rzekła. Parobek żyto na nasienie młci, jeszcze źle wymuci i dziadunio nie domaga. Zwolna odwróciła się i zwolna w czarnej swej sukni wyprostowana i silna, w grubym warkoczu jak w wieńcu brunatnej pszenicy na głowie, w głąb okolicy ścieżkami odeszła. Jana jakby przypomnienie, jakie w sercu uderzyło, tak wstrząsnął się cały i tak szybko ku zagrodzie swojej prawie biec zaczął. Przed rozmową swą z domuntowną widział Justynę ze stryjem jego w bramie ich zagrody rozmawiającą. Ale gdzież teraz była? Może już odeszła? Może widziała, że on tak długo z domuntowną rozmawia i Bóg wie, co sobie myśli? Zdyszany i niespokojny przebiegł ogród i wpadł na podwórko. Anzelm w skurczonej trochę postawie na jedynej schodce małego ganku siedział, plecy o słupek opierając. Gdzie panna Justyna Stryku, tylko co tu była, a teraz nigdzie nie widać. Gdzie poszła, może do domu? Stary ku brzegowi góry ręką rzucił. Zdaje się, że nad Niemen poszła. Jan rzucił się już we wskazanym kierunku, kiedy go głos Stryja zatrzymał. Janek, poczekaj trochę, posłuchaj. Czego ty latasz jak zwariowany i rozum tracisz? Co z tego będzie? Czy z tego co będzie? Mówił to z surowością, którą wielki niepokój pokrywał. Jan też przystanął zrazu i widać było, że słowa stryja zrozumieć usiłował, ale nie mógł. Tak jego niecierpliwości paliły i tak go coś z miejsca podrywało. Aj, aj, stryjku, niech już później, czasu teraz nie mam. Zawołał i pędem puścił się we wskazaną stronę. Zaledwie na krawędzi zielonej góry stanął, gdy niżej w połowie jej stoku pod rozłożystą topolą srebrną białą suknię i czarne włosy w grona czerwonych jarzębin zdobne zobaczył. W mgnieniu oka obok Justyny stanął. Strasznie zląkłem się, mówił. Myślałem, że pani może już do domu poszła, bez pożegnania. Justyna ruchem ręki ukazała mu roztaczający się przed nimi widok. Był on wspaniały i olśniewająco świetny. Blade słońce jesienne w momencie zachodu swego ustroiło się w takie blaski i barwy, jakich na zenicie nawet królując nie posiadało nigdy. Tarczy słonecznej widać nie było, bo kryła ją płachta złota, purpurą i fioletem zakończona, wyżej zaś. Po całym błękicie nieba rozsiały się puchy obłoków, szkarłatem i złotem nalanych i nierówne, podarte, krepowe niby smugi srebra i fioletu. Wszystko to było ruchome, niby żywe, płynęło, przelewało się, mieniło i jak w zwierciadle odbijało się w szerokich, przejrzystych, prawie nieruchomych wodach rzeki. Więc i ona od dalekiego zakrętu płynęła zrazu samym czystym złotem, a potem na dnie swoim ukazywała rozrzucone w nieładzie rubiny, opale, ametysty i agaty. Wydawała się rozwartą i kryształową szybą przysłoniętą kopalnią klejnotów. W zarzecznym boże, także blaskami przenikniętym, żółte pnie sosen wyraźnie oddzielały się od siebie a pomiędzy nimi zdala nawet dostrzec było można krwistą rdzawość usychających paproci i dno lasu opływającą srebrzystość siwych mchów. Górą po koronach sosen, prawie czarnych, tu i ówdzie ślizgały się i kładły złote i seledynowe rąbki. Wszystko to zaś, niby zaklęty obraz, stało w zupełnej ciszy i pustce powietrza. Rybitwy... Morskie wrony i jaskółki już w dalekie strony odleciały. Inne ptactwo po gniazdach usypiało i tylko w rozłożystej topoli srebrnej czasem jeszcze ćwierkało coś, szeleściło i wnet milkło. Jan patrzał na wodę, bur, niebo. — Cudności! — rzekł. — Cudności! — powtórzyła Justyna. Spojrzeli na siebie. I wnet znowu utopili wzrok w rozwartej u stóp ich kopalni klejnotów. Z nieba i z podwody wody padały na nich i od stóp do głów oblewały ich blaski gorące i świetne. Stali w nich nieruchomi, milczący, z tym wewnętrznym drżeniem, którym napełnia ludzi zbliżanie się wielkiej chwili ich życia. Tak nadlatujący z oddali wicher wstrząsa głębiny lasów. I tak przed wzejściem słońca dreszcz rozkoszy i trwogi przebiega po obudzonej ziemi. Zaczynali rozmawiać, ale rozmowa im nie szła. Głosy cichły, czymś przytłaczane, i słowa urywały się w połowie. Zdawać się mogło, że o czymkolwiek mówić zaczynali, wszystko nie było tym, o czym mówić pragnęli, a nie mogli. Jeszcze nie mogli. Pod ogorzałą skórą twarzy Justyny. Przepływały co chwilę rumieńce zawstydzenia. Oczy Jana co chwilę zwracały się ku niej i nieśmiało lub z chmurną trwogą odwracały się w inną stronę. Było to tak, jakby oczekiwali, aby z nich spłynęły i na świecie przygasły te wielkie blaski, które każdy rys i każde drgnienie ich twarzy ukazywały z wypukłością rzeźby śród jaskrawego tła umieszczonej. Wkrótce też przygasać one zaczęły na niebie, a jednocześnie i wody rzeki powlekały się szarością, po której już tylko tu i ówdzie błądziły fioletowe lub czerwonawe smugi. Drzewa boru zmieszały się i utworzyły czarną, nieprzebitą dla oka ścianę. Zmrok, przezroczysty, łagodnymi falami spływać, zaczął od gwiazd, które stopniowo pozapalały się na pociemniałym sklepieniu. Cisza panowała wielka. Wtem wśród ciszy od dalekiego punktu okolicy doleciał przeciągły, kilka razy powtórzony okrzyk. Ktoś kogoś wołał. Niby w Boże przyczajony duch psotny a smętny, wołanie to porwał i niósł w głębie boru, powtarzając je długo, przeciągle, srebrnie. Echo, szepnęła Justyna. Z tego miejsca, gdzie my teraz stoimy, Najlepiej echa słyszeć się dają, odpowiedział Jan i jakby towarzyszce przyjemność chciał zrobić, donośnie zawołał. Ho ho. Za rzeką po głębinach boru poniosło się długo, raźnie, wesoło. Ho ho ho. ho, ho. Ostatni dźwięk doleciał tu już tylko przeciągłym, rozwiewnym westchnieniem. Niech pani teraz trochę z echem porozmawia, poprosił Jan. Zbliżył się do Justyny tak, że ramieniem rękawa sukni jej dotykał. W przytłumionym głosie jego czuć było, że drżał. La, la, la! zawołała. Śpiewnie, figlarnie, echo aż pod koniec firmamentu poniosło nutę. La, 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 la. la. Znowu jednak nie było to tym, o czym mówić chcieli, panno Justyno. Zaczął Jan. Niech pani echu powie to imię, które dla pani najmilsze jest na świecie. Proszę, proszę na wszystko, proszę zawołać tego, kto dla pani miły. Pod spadającymi na jej czoło listkami topoli stała prosta i tak wzruszona, że na chwilę oddech zatrzymał się jej w piersi. Aż nad coraz więcej ciemniejącą rzeką, w coraz ciemniejszym powietrzu zabrzmiało imię. Janku! Bur przeciągle, głośno, śpiewnie, trzy razy odpowiedział. Janku! 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 Justyna na rozśpiewany bór patrzała, lecz czuła, że kibic jej otacza ramię drżące, niecierpliwe a przecież jeszcze nieśmiałe. Zalękniona także rumieńcem w zmroku płonąca, z uśmiechem zmieszania próbowała jeszcze z Echem rozmawiać. — Janku! — zawołała jeszcze. Ale echo nie odpowiedziało. Tak wołanie było ciche i tak prędko na jej ustach stłumił je pocałunek. Powoli uwalniając się z jego objęcia, twarzą w twarz przed nim stanęła. Obie dłonie położyła mu na ramionach i dobrowolnie, z dreszczem szczęścia, z rozkoszą ufności i bez granic, głowę na jego pierś pochyliła. Królowo, moja najdroższa, jedyna, czy moja ty, czy moja, moja? Na zawsze odpowiedziała. Nad dalekim zakrętem niemna, jakby z wody wypłynął ognisty sierp wschodzącego księżyca. Prędko powiększał się, zaokrąglał, podnosił, aż nad rzeką zawisł ogromną, pałającą tarczą. Gwiazdy gasły, świat tonął w ciszy i rozwidniał się łagodną, marzącą światłością. Pod srebrną topolą szemrały szepty tak ciche, że nie słyszał ich nawet człowiek, który w grubej kapocie i wielkiej kosmatej czapce u szczytu góry. Pod rzędem lip nieruchomych siedział z głową opartą na ręku i twarzą ku księżycowi obróconą. 5 Nazajutrz wiele naraz gości korczyn nawiedziło. Naprzód o dość wczesnej przedpołudniowej godzinie przed gankiem domu stanął zgrabny koczyk z którego w najmodniejszym płaszczu i fantazyjnym kapeluszu wyskoczył Zygmunt Korczyński, kredensowego wyrostka, który na spotkanie jego wyszedł, niecierpliwie ostryja zapytując. Benedykt był w domu i zaprosił synowca do gabinetu, w którym też wnet słyszeć się dała wielce ożywiona rozmowa przez trzy głosy prowadzona. Zygmunt dowodził czegoś rozdrażnionym głosem, nalegał i prosił. Szło mu o to, aby Benedykt przekonać usiłował panią Andrzejową o konieczności wydzierżawienia, jeżeli już nie sprzedania osowiec i wyjechania z nim za granicę. On z żoną za parę miesięcy wyjechać postanowił, ale żal mu matki i ma niejaki skrupuł pozostawiać ją samotną i w stanie ostrego, jak mówił, nerwowego rozdrażnienia. Benedykt o dawaniu podobnych rad bratowej słuchać nie chciał, wręcz odmawiał i synowca z powagą upominał. Witold wybuchał, mówił prędko, zdając się stryjecznego brata o czymś przekonywać i o coś go błagać. W niespełna godzinę po przybyciu Zygmunta, z grabną najtyczanką i pięknymi końmi do Różyca należącymi nadjechał Kirło. Przybywał widocznie od bogatego kuzyna z Wołowszczyzny. Nie wiedzieć dlaczego, dla facecji zapewne i rozśmieszenia stojącej na ganku Leoni, na palcach i chyłkiem prawie do sieni wszedłszy. Płaszcz, naśladujący te, które tego lata nosili Darzecki i Zygmunt, na wieszadłach umieścił, do Leoni się zwrócił i z palcem uroczyście podniesionym cicho zapytał: A panna Justyna śpi? Dziewczynka odpowiedziała, że Justysi dziś jeszcze nie widziała, ale zapewne od dawna już ona nie śpi, szyje może, albo ubiera się do zejścia na dół. — Niechże nic ciężkiego na siebie nie kładzie — szepnął gość, aby jej lekko było pod sufit skakać. Leonia szeroko oczy otworzyła. — Dlaczegoż ta Justysia skakać dziś ma aż pod sufit? — Z radości, panno Leoniu, z radości — uśmiechał się Kirło. Zobaczy panna Leonia, jaka to radość dziś tu panować będzie, a potem. Weselisko nastąpi, weselisko. Zatarł ręce i dziewczynkę do najwyższego stopnia zaciekawioną poprosił, aby go matce swojej oznajmiła. Pani Emilia, zaledwie przed kwadransem obudzona, piła w łóżku kakao, lecz, dowiedziawszy się o przybyciu miłego sąsiada, prosić go do buduaru, kazała a sama pośpiesznie i ze staraniem w biały, długi, bufami i koronkami okryty nedliż przyoblekać się zaczęła. Kirło z kapeluszem w spuszczonym ręku, z wydętym przodem koszuli, z triumfującą postawą i tajemniczym wyrazem twarzy przez salon przechodził. Na koniec podjechała pod ganek bryczka, prosta, trzęsąca bryczka, przez parę fornalskich koni ciągnięta, z parobkiem w siermiędze na kozłach... Znaczną ilością istot różnej płci i wieku napełniona. Napełniali ją kobieta z głową i twarzą białym muślinem owiniętą, podrastająca dziewczynka w słomianym kapeluszu, dwaj chłopcy w szkolnych bluzach i śniade czarnowłose czteroletnie dziecko. Benedykt i Witold przez okno poznawszy Kirłową, na spotkanie jej wybiegli. W sieni woalkę z głowy odwijając i gromadkę swą ukazując, Kirłowa bardzo zmieszana mówiła: Przepraszam, bardzo przepraszam, że z taką gromadą przyjeżdżam, ale u Teofila dwa dni bawiliśmy wszyscy i stamtąd jedziemy. Na pół godzinki tylko zajechałam, aby moją marynię zabrać i o ważnym interesie pomówić. Pomimo zmieszania, widocznie czymś uradowana była. Ku małej broni, która zaraz po wysadzeniu jej z bryczki chwyciła fałdy starej jedwabnej sukni matczynej. Pochyliła się, twarz jej chustką z pyłu otarła, rozczochrane włosy o ile się dało przygładziła i na ziemi przysiadłszy, związywała tasiemki nowych widocznie bucików. Gdy podniosła się z ziemi, Benedekty z uprzejmością wielką do salonu ją zapraszał. Widocznym było, że dla tej kobiety miał wiele szacunku, a może i współczucia. Ale Kirłowa wymawiać się zaczęła. Wiedziała, że panią Benedyktową fatygują wszelkie rozmowy i wizyty, uprzykrzać się więc nie chciała. Przybyła tu zresztą tylko na pół godziny dla zabrania córki i pomówienia o interesie z gospodarzem domu i Justynką. Do nich dwojga tylko interes miała, więc może by gdzie na stronie, w ubocznym jakim pokoju. Benedykt wskazywał jej swój gabinet. Ale w tejże chwili ze schodów zbiegła najstarsza córka Kirłowej, która od dni paru bawiąc w korczynie z Martą i Justyną w pokoju na górze mieszkała. Świeża, wesoła, rzuciła się matce na szyję i rozszczebiotana zaraz opowiadać zaczęła, jak wybornie bawiła się na weselu, o tańcach, w których udział brała, o śpiewach na niemnie i tak dalej. Kirłowa z rozrzewnieniem na nią patrzała, dłonią gładząc jej jasne włosy. Pierwszy raz w życiu rozstaliśmy się na tak długo, do Benedykta się zwróciła, ale to dobrze, że dziecko zabawiło się trochę. U nas w Olszynce życie bardzo jednostajne i pracowite, a młodość rozrywki potrzebuje. Nie skończyła jeszcze mówić, kiedy na schodach ukazała się Justyna i szybko ku Kirłowej podbiegłszy w rękę ją pocałowała. Od dawna już okazywała jej zawsze niezwykłe uszanowanie i sympatię, mówiąc że spostrzega w niej żywe podobieństwo do swej wcześniej utraconej matki. Ale dziś twarz młodej panny była tak rozpromieniona, taki wyraz pogody i szczęśliwego rozmarzenia okrywał jej śniade czoło i napełniał oczy, że Kirłowa z uwagą popatrzała na nią i, szyję jej obejmując, do ucha szepnęła. Domyślasz się, z czym przyjechałam i wszystkie chmurki na suche lasy od ciebie frunęły? Cieszę się, o jak cieszę się! Tak szczerze pragnę twego szczęścia i jeszcze czyjegoś, czyjegoś. Justyna nie odpowiedziała nic, tylko filuterny uśmiech przemknął jej po ustach i w źrenicach. A teraz, dzieci, ku swojej gromadce zwróciła się Kirłowa. Ruszajcie do ogrodu, nim ja z panem Benedyktem i Justynką rozmówię się, popatrzcie sobie na śliczny, korczyński ogród. Tylko cicho, grzecznie nie hałasować bo to by pani Benedyktowej przykrości zrobić mogło. Chłopcy ruszyli się zaraz, Rózia małą bronię za rękę wzięła, chcąc i ją uprowadzić, ale dziecko, przerażone oczy ku siostrze, zwracając, obu już piąstkami spódnicę matczyną pochwyciło. Ja tu, ja z mamą. Z koralowych ustek wydobyła się prośba żałosna. Kirłowa ramionami wzruszyła. Niech już zostaje. Co z tym czarnym rozczochrańcem robić? Zresztą takie to jeszcze małe i głupie, że wszystko przy nim mówić można. Nic nie zrozumie i nic nie powtórzy najpewniej. Gromadka z najstarszą Marynią na czele ku ogrodowi ruszyła. Przez salon przechodzili wszyscy na palcach, bo zamknięte drzwi od pokoju w pani Emilii sprawiały na nich rodzaj groźnego i uroczystego wrażenia. Witold, który dnia tego po raz pierwszy młodziutką przyjaciółkę swoją zobaczył, do ogrodu też za nią pobiegł. Zygmunt, niedbale ręce w tył założywszy, powoli, sztywnie, po pustym salonie przechadzać się zaczął. W gabinecie Benedykta Kirłowa przy stole, na którym leżało kilka książek Witolda, usiadła. U kolan jej przykucnęła bronia, której różowa sukienka i śniade nagie ramiona wypukle odżynały się na tle czarnej, matczynej sukni. Justyna obok, a gospodarz domu naprzeciw gościa miejsce zajęli. Zaledwie przecież Kirłowa ze zmieszania i ze wzruszenia aż po brzegi jasnych włosów zarumieniona, kilka słów wybąknąć zdołała, we drzwiach stanęła pani Emilia, białym, długim, koronkami okrytym peniuarem opłynięta i w szczególny sposób ożywiona. Za nią ukazał się Kirło z kapeluszem w ręku uśmiechnięty, triumfujący, za niego zaś z miodową błogością w błękitnych oczach. Z plastrem na szczęce, a jesiennym kwiatkiem w rudym warkoczu wysunęła się Teresa. Podlotek zaś zgrabny, ufryzowany, wystrojony, z bladawą twarzyczką od kilku już chwil w kątku niepostrzeżenie przykucnąwszy, szeroko z ciekawości oczy otwierał. Gospodyni domu ze zwykłą w sobie słodyczą gościa powitawszy, opuściła się na stojący u biurka fotel mężowski. Mam nadzieję. Z cicha i tonem prośby przemówiła, że Państwo pozwolicie mi wziąć udział w swojej poufnej rozmowie. Wiem, że idzie tu o los Justynki, który mnie także obchodzi. Teresa, nie mówiąc nic, w nieśmiałej postawie za przyjaciółką stanęła. Wszakże tu mowa o miłości być miała. Wszak tu o miłość szło. Wiedziała o tym i postawą, wejrzeniem, splecionymi dłońmi błagać zdawała się, aby jej stąd nie oddalano. Kirłowe dwoje giął się przed Justyną i tak mocno usta do ręki jej przylepił, że aż ją cofnąć musiała. Kirłowa tym powiększeniem się towarzystwa do najwyższego stopnia już zmieszana rumieniła się i niespokojnie poruszała się na krześle. Po chwili jednak, używając całej swojej odwagi i energii, głośno przemówiła: Moi państwo, tego z czym przyjechałam w bawełnę obwijać nie będę. Prosto z mostu najlepiej. Posłem jestem. Kuzyn mój Teofil Różyc prosi przeze mnie o rękę Justynki. Osobiście nie oświadcza się dlatego, że to by go zanadto wzruszyło i zdenerwowało. A przy tym niepewny jest, jaką odpowiedź otrzyma, ale jeżeli tylko będzie ona pomyślna, natychmiast sam przyjedzie. Natychmiast! Nikogo słowa te nie zadziwiły, bo wszyscy już je przewidywali. Pani Emilia jednak splotła śliczne ręce i słabym głosem zawołała. Co za szczęście dla Justynki! Jakże piękne, szlachetne, wzniosłe jest postąpienie pana Różyca. Teresa wydawała się w niebo brana. Kirło na krześle siedząc naprzód nieco podany, postawą oczami, uśmiechem cieszył się i triumfował. Na twarzy Justyny najlżejsze nie odbiło się wzruszenie. Powieki miała spuszczony i zamyślony uśmiech na ustach. Kirłowa, po chwilowym milczeniu, znowu na odwagę się zebrawszy, mówiła dalej. Teofil szczerze upodobał Justynkę, i zdaje mi się, że krok, który czyni, najlepiej tego dowodzi. Jestem pewna, że byłaby z nim ona szczęśliwa, bo to złote serce i głowa też nie byle jaka. Jednak zanim przyrzekłam, że tu posłem od niego zostanę. Otwarcie i stanowczo mu powiedziałam, że wszystko o nim Justynce powiem, całą prawdę. Jeżeli o wszystkim wiedząc zgodzi się tego biedaka wyratować i uszczęśliwić, to dobrze. Jeżeli nie, to cóż robić? Ale ja oszukiwać nikogo za żadne skarby świata nie mogę. Teofil zgodził się, a nawet prosił mnie, abym Justynkę o wszystkim uprzedziła. Cóż, burzliwa przeszłość, zmarnowany majątek? Tonem zapytania rzucił Benedykt. Kirło usta krzywił, ręką znaki niezadowolenia dawał pomrukując. Niepotrzebnie, niepotrzebnie głupie skrupuły. Na twarz Kirłowej wystąpił wyraz wielkiego zmartwienia. Zmąconymi oczami po obecnych wodziła. Widoczne było, że wolałaby przed mniejszą znacznie kompanią mówić. Nie było jednak rady. Wszyscy obecni znajdować się tu mieli prawo. Nie, na zapytanie Benedykta odpowiedziała. Nie to wcale. Majątek jest jeszcze piękny, można powiedzieć wielki, a przeszłość, no, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Jaką ona była, to była. Ale żałuje on jej teraz i wyratował z niej jednak swoje złote serce. Jest rzecz inna. Teofil, Teoś. Zająknęła się. Zarumieniła się ogniściej niż kiedykolwiek i szeptem prawie dokończyła. Te oś jest Mor, Morfi, Boże jak się to nazywa, zawsze zapominam, Mor Morfinistą. Benedykt wielkimi oczami na nią patrzał. A cóż to za diabeł? zapytał. Nigdy nie słyszałem. Cicho, jąkając się z wielkim żalem, Kirłowa wyszeptała to. Co o tym przedmiocie od kuzyna swego wiedziała, usprawiedliwiać go usiłując. Chorował bardzo przed paroma laty. Zagraniczni doktorowie ten przeklęty zwyczaj mu zaszczepili. Benedykt Wąsa w dół pociągnął. Prosto z mostu mówiąc, pijakiem jest. Sarknął. Kirłowa aż wstrzęsła się, tak ją wyraz ten zabolał. Ależ doprawdy on nie winien, że go ten wielki świat do tego doprowadził. I wielka fortuna na takie pokuszenia i awantury naraziła. Pragnie wyleczyć się, próbował już nieraz, bo wstyd mu samego siebie i życia młodego żal, ale dotąd nie mógł. Chyba go kobieta, którą pokochał, uleczy, klin, klinem wybijać najlepiej. Szczęśliwy się czując, nudzić się przestanie. Domowe, porządne, regularne życie powróci mu zdrowie i chęć do zajęcia się majątkiem. Justynka prawdziwe zadanie siostry miłosierdzia spełnić przy nim może, jeżeli ją to, o czym dowiedziała się, nie zraziło. Tu pani Emilia splecione ręce w górę wzniosła. Zrażać, o Boże, zawołała. To, o czym dowiedzieliśmy się, czyni pana różyca więcej jeszcze interesującym. Obudza jeszcze żywszą dla niego sympatię, bo świadczy, o naturze pragnącej wyrwać się z więzów szarej rzeczywistości, upajać się choćby z nami o tym, co piękne, wzniosłe, poetyczne. Z takim człowiekiem dzielić życie, razem z nim kochać, marzyć. Może i upijać się, mruknął pod wąsem Benedykt, którego oświadczyny te najmniej zdawały się zachwycać. To prawdziwe szczęście, dokończyła pani Emilia. Doprawdy, od takiego szczęścia umrzeć można! Za poręczą fotela zadzwonił cienki głosik Teresy. Fortuna pańska, nazwisko piękne, stosunki, co to i mówić? Z błogim uśmiechem szeptał Kirło. Kirłowa zaś ze łzami w oczach zwróciła się do Justyny. Złote ma serce, kobietę poczciwą i przywiązaną ocenić i uszczęśliwić potrafi gdybyś ty, Justynko, wiedziała, jaki on dla nas dobry. Inny na jego miejscu i znać by nie chciał ubogich krewnych, a on przyjacielem jest, prawie bratem i dobroczyńcą nawet, bo wiesz. Czemuż bym do tego przyznać się nie miała? Bieda przecież wstydu nie czyni. Chłopcami naszymi zaopiekować się przyrzekł i w szkołach za nich płacić. Raz już za jedno półrocza zapłacił, ale to nic nie znaczy wobec serca i przychylności. Bronkę naszą bardzo lubi i czasem na rękach ją nosi. Onegdaj przyjechał do Olszynki i jak zaczął nas prosić, przyjedźcie wszyscy do Wołowszczyzny na parę dni przynajmniej. To też całe dwa dni bawiliśmy teraz u niego całą gromadą, a jak on nas przyjmował. O przysmaki i inne pańskie przyjemności mniejsza, ale sam usługiwał nam, z dziećmi bawił się i chwilami tylko w tę swoją nieszczęsną apatię wpadał złote serce i bardzo biedny człowiek, choć bogaty. Wilgotne oczy otarła i do Justyny zwrócona, w pół proszącym, a w pół zniecierpliwionym tonem zapytała. Cóż, Justynko? Co zdarzało się bardzo rzadko, pani Emilia wybuchnęła. Ależ naturalnie, że Justynka przyjmuje to cud prawdziwy, niespodzianka losu. To już chyba święty Antoni sprawił, zadzwoniła Teresa. Ja zawczasu, zawczasu przyszłej pani Różycowej do nóżek się ściele. Z niskim na krześle ukłonem umizgnął się Kirło. Benedykt milczał, wąs na palec zakręcił, aż z kolei zapytał: Cóż, Justynko, mówże. Justyna podniosła powieki, była zupełnie spokojna. I przyjazne wejrzenie na kierłową, zwracając, z lekkim ku niej ukłonem, zaczęła. Bardzo wdzięczna jestem panu Różycowi za jego uczciwe i zobowiązujące względem mnie postąpienie. Wiem jednak, że nie mało namów i wpływów trzeba było na to, aby go do tego kroku nakłonić. Domyślam się też, że nie mało walczyć z sobą musiał, nim się na ten krok zdecydował. Zupełnie to zresztą rozumiem ani położenie moje, ani wychowanie, ani przyzwyczajenia i gusta, nie czynią mnie odpowiednią dla niego towarzyszką życia. Na wielką panią i światową kobietę nie mam kwalifikacji żadnych, ani też żadnej do takiego stanowiska pretensji. Tym więcej, tym więcej ocenić powinnaś to bohaterstwo miłości, wtrąciła pani Emilia tym większy w tym cud opatrzności boskiej, zawtórowała Teresa. Wszystko to, ciągle do Kirłowej zwrócona kończyła Justyna, już by mi przyjęcie tej ofiary, za którą jednak wdzięczną jestem, niemożliwym uczyniło. Ale najważniejszą i stanowczo w tym wypadku rozstrzygającą rzeczą jest to, że od wczoraj jestem zaręczona. Na chwilę o nie mieni, Wszyscy obecni jednogłośnie zawołali. Co? Kiedy? Jak? Z kim? Z kim? Justyna powstała. Coś ją z krzesła podniosło i warem oblało. Z sąsiadem Korczyna, właścicielem kawałka ziemi w bohaterowickiej okolicy, z panem Janem Bohaterowiczem, wypowiedziała zwolna, głosem trochę od wzruszenia drżącym. Teraz dopiero w obecnych uderzył grom zdumienia. Pokój napełnił się wykrzykami. Co to? Jak to? Kto to? Żartujesz? Ona żartuje. Pani żartuje. Widać było jednak po Justynie, że nie żartowała wcale. Brwi jej ściągnęły się z podniesioną głową, błyskającym wzrokiem po obecnych wodziła. Na koniec Benedykt ręką machnął. A poczekajcież państwo! zawołał Niech ja się u niej o wszystko rozpytam Do siostrzenicy się zwrócił Nie żartujesz Justysiu? Serio mówisz? Zaręczyłaś się naprawdę z jakimś bohatyrowiczem? Pokazała mu swoją rękę Widzisz wuju, pierścionka matki mojej na palcu nie mam. Wczoraj mu go oddałam. Serce, ręka i przyszłość moja do niego należą. Benedykt dziwnie jakoś czmychnął, coś zamruczał, na siostrzenicę popatrzał i znowu zapytał. Jakimże wypadkiem poznać się z nim mogłaś? Trochę smutny uśmiech po ustach jej przebiegł. Pilnie przez kilka sekund wujowi w oczy popatrzała. Prawda wuju, że tylko wypadkiem my i oni poznawać się z sobą możemy. No, no, mruknął Benedykt. Te filozofie co innego. A twój los co innego. Czy zakochałaś się w tym człowieku, he? Naprawdę kochasz go? Znowu jakby elektryczna iskra w serce jej uderzyła. Płomień na czoło, a wilgoć w oczy rzucając. Podniosła głowę. Kocham go z całego serca i jak w to, że żyję, wierzę, że jestem kochana, odpowiedziała. Pani Emili zrobiło się niedobrze. Nagle i niespodziewanie Globus do gardła podchodzić jej zaczął. Zdławionym głosem i z oczami już łez pełnymi zawołała jednak. Justynko, jak to? Ty taka dumna. Ty co przez dumę nic ode mnie przyjąć nie chciałaś, kiedy ja ciebie jak wypadało ubierać pragnęłam. Ty co przez dumę najniewinniej zażartować z siebie nie pozwalałaś? Ty odrzucasz teraz los świetny, wysokie stanowisko w świecie, a wyjść chcesz za chłopa, tak za chłopa. O Boże, cóż to za tajemniczość, jakie zagadki serc ludzkich. Justyna uśmiechała się. Zagadki w tym żadnej nie ma, odpowiedziała. Właśnie dlatego, że dumna jestem, nie chcę być wzięta za żonę przez wspaniało myślność i bohaterstwo przez cud opatrzności albo świętego Antoniego z łaski znamowy wolę zawdzięczać byt i szczęście sercu człowieka który mnie kocha i wspólnej z nim pracy Androny zawołał Benedykt te wszystkie cuda tajemniczości zagadki za grosz sensu nie mają podobała się paniczowi poczciwa i przystojna dziewczyna cud szczególniejszy Dziewczyna zakochała się w ładnym i może poczciwym chłopcu. Także mi tajemniczość i zagadka. Wszystko to funta kłaków niewarte. Co w tym jest rzeczywistego, moje dziecko? Do Justyny się zwrócił. To to, że może nie znasz dobrze tego życia, na które się decydujesz. Poznałam je z bliska i dobrze, mój wuju. Poczekaj, a praca? Czy ty wiesz, jaka cię praca tam czeka? Tym razem uniosła się. — Ależ mój wuju! — z mocą odparła. — Brak pracy właśnie był mi od dawna trucizną i wstydem. Och, jakże wdzięczna jestem temu, który mnie pod niski, ale własny dach swój biorąc, daje nie tylko zadowolenie serca, ale zajęcie dla rąk i myśli, zadanie życia, możność do pomagania komuś, pracowania na siebie i dla innych. Oczy Benedykta miękły, rozjaśniały się, coraz cieplejszym wejrzeniem w twarzy krewnej tkwiły. Wahającym się przecież głosem zaczął jeszcze: No, a z tą, z tą niestosownością umysłową jakże będzie? Nie ma jej, mój wuju! Kto by tu niestosowność tę znalazł, sądziłby z pozorów. Uczoną nie jestem ani arystokratką! żadnych niepospolitych zdolności ani talentów nie mam, i tylko tyle rozsądną jestem, by to znać i wiedzieć. Z tego, co umiem, bez wahania i żalu odrzucę to, co ani mnie, ani jak mi się zdaje, nikomu pożytku by żadnego nie przyniosło. A jeżeli światła z łaski twojej, mój wuju otrzymanego, zostanie mi jeszcze trochę więcej niż on, niż oni go posiadają. Wzruszenie głos jej zatamowało. Drżącymi ustami, ale z rozpromienionym czołem dokończyła: Z jakimże szczęściem pomiędzy nich je wniosę? O, z jakim szczęściem trzymać będę nad nimi ubogą moją lampkę, aby tylko im trochę widniej, jaśniej, weselej było. Benedykt wstał, wąsa do góry podkręcał. Wy, młodzi, wszyscy teraz w jedną dudkę gracie, ale Dodał, Macie rację, nie ma co mówić. Macie rację. Pani Emilia uczuła kłócie w łopatkach, w boku, w piersi, wszędzie. I tyle tylko miała siły, aby zawołać. Tereniu, pomóż mi podnieść się, tereniu. Teresa pośpiesznie z fotela wstać jej dopomogła i ku drzwiom ją uprowadzała. Kirło, co w wypadkach podobnych nie zdarzało się nigdy, Ku osłabłej i rozbolałej gospodyni domu żadnego poruszenia nie uczynił. Jak do krzesła przykuty, jak skamieniały siedział, z ustami rozwartymi, z osowiałym wzrokiem. Nie rozumiał tego, co zaszło, co dokoła niego mówiono. Po prostu nie rozumiał. Nie mógł ani dziwić się, ani gniewać, ani oburzać, bo wszystkie myśli z głowy mu pouciekały oprócz jednej, uporczywie po niej krążącej. Te oś różyc harbuza dostał. On, różyc, dziedzic wołowszczyzny, siostrzeniec księżny, harbuza dostał od tej, tej... Ustami poruszył i z cicha wymówił. Te oś harbuza dostał. Na kształt automatu z krzesła wstał i z kapeluszem w spuszczonym ręku, z otwartymi ustami i osowiałym wzrokiem przez salon przechodził. Otwierając drzwi do buduaru pani Emilii, znowu powtórzył. Te oś harbuza dostał. Do salonu zaś z impetem wbiegał z ogrodu Witold. Przed paru minutami niepostrzeżenie leciuchno Leonia z gabinetu ojca wyfrunęła, przez salon przebiegając kilkanaście słów wyszczebiotała do Zygmunta, który tam przy stole stare albumy i ilustracje przeglądał, i z ganku zbiegłszy, w ogrodzie na cały głos wołać zaczęła. Ficiu! Ficiu! Wszystko, co skądka gabinetu wysłuchała, bratu opowiedziała, i tu zadanie swoje już spełniwszy, po schodach na górę do Marty frunęła. Witold zaś siostry wysłuchawszy, pędem do domu wpadł. Zygmunta w osłupiałej postawie pośród salonu stojącego minął, i do gabinetu wbiegłszy, Justynę za obie ręce pochwycił. Jostynko, duszko, siostrzyczko, ja trochę spodziewałem się tego, ale tylko trochę, bo myślałem, że buszmanka górę w tobie weźmie i pięknych tatuażów pożałujesz. Zdecydowałaś się więc tego zacnego chłopca uszczęśliwić, pracownicą drogiej ziemi naszej zostać, światło swoje pomiędzy biednych braci wnieść. Brawo, winszuję, cieszę się, ach, jakże się cieszę. I porwawszy ją w półku, śmiejąc się, w ręce ją całując, dwa razy się z nią dookoła pokoju okręcił, ale potem spoważniał i ręce krewnej silnie w swoich ściskając, serdecznie w oczy jej patrzał. Pamiętaj, rzekł, że masz we mnie brata nie tylko ze krwi, ale i z ducha. Wspólnikami i nawzajem pomocnikami sobie będziemy. Za przyjaciela i brata miej mnie, miejcie mnie oboje. Benedykt z tą pogodą, która od kilku dni pomarszczoną jego twarz łagodziła i wygładzała, na uniesienie syna patrząc uśmiechał się. Facecja, facecja z tymi młodymi! Pod długim wąsem mruczał. Myślą, że świat do góry nogami wywrócą i cudów dokonają, a? Smutek przyćmił mu oczy. Ręką machnął. Cóż, Justynko? Odezwał się. Czy to jest stanowcze postanowienie twoje? Tak stanowcze, odpowiedziała, że nic w świecie nawet twoja wola, mój dobry wuju i opiekunie, odwieść mnie odeń nie zdoła. Pochyliła się w ręce go całując. On głowę jej do piersi przycisnął. Wtedy i Kirłowa z krzesła się podniosła i mówić chciała, ale tym ruchem obudziła małą bronkę. Która wstając zaplątała się o rozwiązane tasiemki bucików i jak długa u stóp matki upadła. Że jednak zdarzało się jej to bardzo często, więc najlżejszego głosu z siebie nie wydając, na czworakach naprzód stanęła, potem całkiem wstała i ciemne, drobne, obnażone ramiona rozkładając, z powagą wymówiła: Mamo, do domu! Ale Kirłowa wcale ani upadniecie jej, ani na objawione przez nią życzenie nie zważając, do Justyny podeszła i za ręce ją wzięła. Twarz miała całą w ogniu i łzach. Żal mi wielki żal biednego i dobrego kuzyna mego, zaczęła. Jednak nie umiem kłamać, może i rozumnie postąpiłaś, dobrze wybrałaś, może i szczęśliwa będziesz. Ucałowała ją serdecznie. Kiedy rozgospodarzysz się już w swojej chacie, cicho szeptała, oddam ci moją Różę, do twojej chaty ją oddam, aby ci pomocnicą i uczennicą była, a własnymi rękami pracować przy ziemi uczyła się i przywykała. Przez łzy uśmiechała się i jeszcze ciszej dodała. A może z czasem znajdziesz tam dla niej, jak dla siebie znalazłaś, jakiego ładnego i poczciwego chłopca. Wiesz co? Dla biednych dziewcząt, które ani hrabinami, ani doktorkami zostać, nie mogą dobry to los. Jedyny może los. Jeszcze coś chciała do ucha Justynie szeptać, ale uczuła się silnie za suknie pociągnięta. Mała bronia u stóp jej śniade ramionka szeroko rozłożyła i ze wzniesionymi ku niej czarnymi jak węgle oczami z powagą powtórzyła. Kiedyż mamo ja chcę do domu. Istotnie, Kirłowej pora było wracać do domu, gdzie ją różne zajęcia i kłopoty oczekiwały. Musiała przy tym dziś jeszcze choć na chwilę do Wołowszczyzny zajechać. Poszła więc z Witoldem do ogrodu gromadki swojej szukać. Benedykt do odchodzącego syna zawołał. — Powiedz tam, komu widził, aby Martę do mnie poprosił. A do Justyny zwrócił się. — Ojcu mówiłaś już o tym? Nie miała jeszcze na to czasu, bo Orzelski późno wstawał i długo w swoim pokoju jadł śniadanie, a kiedy jedzeniem był zajęty, o niczym z nim rozmawiać nie było można. Idźże do niego teraz i powiedz zawsze to ojciec, a ja z Martą pomówić muszę, rozpytać się. Justyna przeszła pustą salę jadalną i kierowała się ku schodom na górę prowadzącym, gdy usłyszała wymówione za sobą swoje imię. Obejrzała się i zobaczyła Zygmunta, który u ściany stojąc zwracał ku niej twarz widocznie pobladłą i przerażoną. Czego sobie życzysz, kuzynie? zapytała. Chwili rozmowy z tobą, na wszystko, co ci jest świętym na ziemi o chwilę rozmowy cię proszę. Owszem, z obojętną grzecznością odpowiedziała i zbliżyła się ku niemu. Kuzynko. Czy to prawda, czy prawda, że odmówiłaś Różycowi, a wychodzisz za jakiegoś, jakiegoś keseż, zagonowca, chłopa? Prawda, spokojnie odrzekła. Wielki Boże, taki mezalians, taki mezalians popełnić to narazić się na wieczną niezgodę myśli i gustów, wiesz? Jest to popełnić niemoralność bystro, z nietajoną ironią w twarz mu popatrzała. Czy mnie słuch myli, czy istotnie ty, kuzynie, ty o zgodę w małżeństwie i o moralność troskę swą wyrażasz? Zmieszał się trochę, ale wzburzenie i przerażenie z twarzy i postawy mu nie ustąpiło. Był jak zwykle żurnalowo ubrany, ale na tę chwilę żurnalową poprawność i sztywność utracił. Justyna odejść chciała. On rękę jej, którą ona wnet usunęła, pochwycił. Cóż więcej? zapytała chłodno. To zawołał że odgaduję cię. Odgaduję wybornie motywy, pod których wpływem szalonego tego kroku dokonać, postanowiłaś. Rozumiem. Chcesz ścianą nieprzebytą rozdzielić się z dawnym wspomnieniem, z dawnym uczuciem ze mną. Gdybyś za różyca wyszła, Należelibyśmy do jednego świata, musielibyśmy spotykać się z sobą, widywać. Więc uciekasz w inną sferę. Mieszasz się z motłochem, dlatego, aby zniknąć dla mnie, abym ja zniknął dla ciebie. Patrzała na niego szeroko otwartymi oczami, znaczenia słów jego zrazu formalnie zrozumieć nie mogąc, a potem własnym, jakby uszom, nie dowierzając. On miotał się i szczerze przerażony, Temperament swój i zwykły układ zmieniać się zdawał. Za głowę się schwycił. Nie czyń tego, zaklinam cię, nie głup siebie i nie obarczaj tak strasznie mego sumienia. Jak widmo zamordowanej przeze mnie istoty zawsze widziałbym Cię przed sobą. Zlituj się nade mną i nad samą sobą. Przyrzekam ci, że oddalę się, że unikać cię będę, że niczym nie narażę cię na walkę która straszna w tobie być musiała, skoro cię aż do tak rozpaczliwego kroku przywiodła. Teraz dopiero zrozumiała, uszom swoim uwierzyła. Tysiąc daremnie wstrzymywanych uśmiechów na twarzy jej zadrgało, aż parsknęła głośnym, do powstrzymania niepodobnym, jak srebro dźwięcznym śmiechem. Był to śmiech młodej piersi i szczęśliwej duszy, tak szczęśliwej, żebyle co wywołać z niej mogło dziecinną prawie wesołość. Z tym śmiechem jak z perlistą, nieposkromioną gamą odwróciła się od niego, sień przebiegła i na schody szybko wstępować zaczęła. Zniknęła już za załomem schodów, a śmiech jej jeszcze w wielkiej sieni słyszeć się dawał. Chociaż zmieszały się z nim figlarne, także to stakato, to znów alegro wygrywane dźwięki skrzypiec. Zygmunt wyprostował się, usta trochę otworzył, według zwyczaju, którego nabierać zaczynał, własną zaokrąglającą się postać wzrokiem obrzucił i przez zęby syknął: Prostaczka. W niewielkim pokoju pomiędzy łóżkiem z rozrzuconą pościelą a stołem okrytym przyborami do golenia się i ubierania, Orzelski w kwiecistym, przybrudzonym szlafroku na skrzypcach grał. Okno było otwarte. Błękitne oczy grającego przesuwały się po widzialnych przez nie szczytach drzew. Uśmiechał się, na palcach nóg czasem stawał, jakby z falami tonów w górę leciał. Wiatr przez okno wlatujący podnosił mu i kołysał nad głową białe jak mleko włosy. Justyna z oczami jeszcze pełnymi śmiechu, który tylko co w piersi jej umilkł, gorąco zarumieniona, do zatopionego w muzyce ojca podeszła. Mój ojcze, rzekła, mam do pomówienia z ojcem o czymś ważnym, bardzo dla mnie i dla ojca ważnym. Grać nie przestając, z roztargnieniem na nią spojrzał. Co tam takiego? Aha, wiem, pan Różyc, ale poczekaj, niech w przód tę serenatkę skończę. Justyna przy oknie usiadła, czekała, a dźwięki serenady długo jeszcze to staccato, to allegro, to znów andantissimo rozlegały się po pokoju. Na koniec skończył, ustami cmoknął i koniec smyczka, całując, uśmiechnął się błogo. A co? Caca ca te, serenatka. Tymczasem wkrótce po odejściu Justyny bocznymi drzwiami do gabinetu Benedykta wsunęła się Marta. Nie weszła jak zwykle ze stukiem i impetem, ale wsunęła się dziwnie cicho, zmieszana, ciemną chustką otulona. Przysłałeś po mnie, Benedykcie? Zaczęła. Ale ja bym i sama przyszła, bo wielką prośbę mam do ciebie, tylko nie wiem słowo honoru, jak to powiedzieć. Cóż, może i ty zaręczyłaś się z jakim ładnym chłopcem? Zażartował Benedykt. Ręką machnęła, naprzeciw krewnego na brzeszku krzesła usiadła. Tak już głupia nie jestem, aby o takich rzeczach myśleć. Z dziwną pokorą i uciszeniem odpowiedziała – ale widzisz, Justynka za mąż wychodzi i jeżeli zgodzisz się, pozwolisz, ja przy niej, w jej, w ich chacie zamieszkam sobie. – Co? Co? – zawołał Benedykt. – Słowo honoru, bardzo chcę przy nich zamieszkać. Ze spuszczonymi oczami i splecionymi na kolanach rękami mówiła dalej – Chleba darmo im jeść nie będę, bo i doświadczenie w gospodarstwie mam, i siły do pracy jeszcze trochę. Im gołąbkom moje ręce przydadzą się, a może i głowa cokolwiek doradzi. A tu ja niepotrzebna, wieczny smutek, niepotrzebna nikomu, nikomu, nikomu. Jak to niepotrzebna, co ty wygadujesz? Niecierpliwić się zaczął Benedykt głową z wysokim grzebieniem silnie wstrząsając twierdziła. A niepotrzebna, cóż. Dzieci podorastały, twojej żonie nigdy dogodzić ani przypodobać się nie mogłam. A co do gospodarstwa, wielkie rzeczy. Och, mistrzynie sobie na moje miejsce weźmiesz. Justynka zaś sprzyja mnie, lubi. Ona zawsze najwięcej ze wszystkich mnie lubiła. Przy tym i tych ludzi, pomiędzy których ona idzie, zająknęła się. Palcem po wilgotnej rzęsie powiodła. I tych ludzi znałam kiedyś, lubiłam. Sam los mnie kiedyś do nich prowadził, ale go nie posłuchałam, nie poszłam. Za to teraz pójdę, popracuję z nimi trochę, a potem pewno już niedługo oni dla mnie sami cztery deski zbiją i na mogiłki sami poniosą. Od czego mi chce się, Justynka i Janek za dwa miesiące pobrać się postanowili. Przez ten czas ty, Benedykcie, ochmistrzynię sobie znajdziesz. Uch, nie mogę. Zakrztusiła się i zakaszlała. Benedykt patrzał, słuchał, aż wybuchnął. Facecja, niedługo cały Korczyn do bohaterowiczów się przeniesie. No, z uśmiechem dodał, już chyba tylko moja żona i panna Teresa tam nie pójdą. Wstał. Do Marty zwrócił się. Co ty wygadujesz? Jakie głupstwo do głowy ci przyszło? Ty tu niepotrzebna? Boże kochany! A toż my z tobą od dwudziestu kilku lat we dwoje pracujem. Tylkoż nas tu dwoje pracujących było. Niepotrzebna! A cóż ja bym począł, gdybym ciebie przy sobie nie miał? Toż ja nie tylko swojej, ale i twojej pracy zawdzięczam, że utrzymałem się przy Korczynie. Kobieta uczciwa, pracowita żądna, życzliwa w domu i w gospodarstwie, bagatela, niepotrzebna. Ależ ty dzieci moje na rękach swych wynosiłaś i wyhodowałaś, ty je jak matka i za matkę kochałaś i pieściłaś, a nie po głupiemu pieściłaś. Witold, wiele ci winien, bo dobre ludzkie rzeczy w głowę mu kładłaś. Moja Marto, za przyjaciółkę cię zawsze miałem i serdecznie cię lubiłem, tylko widzisz, kłopoty i różne biedy takim ponurym i smutnym mię były zrobiły, że i okazywać mi się nie chciało tego, co czułem. Ale ja wdzięczę ci do grobu wdzięczę i nie puszczę cię od siebie jak sobie chcesz, nie puszczę. Facecja, ona niepotrzebna. Przez całe życie jak wół pracowała i niepotrzebna. Jej nikt tu nie lubi, a ja? Wychodowaliśmy się razem, pracowaliśmy razem. Szerokimi krokami po pokoju chodził, wąsy w dół pociągał, ramionami rozmachiwał. Marta podniosła na niego swoje czarne, bystre, ogniste oczy, które z kolei napełniały się wyrazem zadziwienia, rozczulenia, radości. Królu mój, Zawołała, i ty doprawdy tak myślisz jak mówisz? Ty nie z litości nad starą krewną, nie z grzeczności tak mówisz? Ależ jak Boga kocham! krzyknął benedykt. Upamiętaj się, sama pomyśl. Bożeż, mój boże! zawołała i w zwykły już sobie sposób, jak wicher porwała się z krzesła, do krewnego przypadła, ręce jego pochwyciła: Królu, mój braciszku! Oto, żeś mnie uszczęśliwił wieczna pociecha. A ja myślałam, że stary grat ze mnie nikomu tutaj niepotrzebny, a wszystkim obrzydły. Ty bo nie wiesz, braciszku, co to jest życie przebyć bez serca kochającego przy sobie, bez dobrego słowa ludzkiego. Wieczny smutek mnie jadł, tęsknota, ponurość taka, że wolałabym czasem w grobie gnić. I perswadowałam sobie, a ciągle gryzło żądanie, aby dusza, jaka serdecznie mi sprzyjała, aby komu do życia i szczęścia przyczynić się. Chciałam spróbować tam, ale teraz już nie chcę. Słowo honoru nie chcę, nie pójdę. Wieczny śmiech! Po cóż ja mam stąd iść, jeżeli tobie potrzebna jestem i jeżeli ty mnie jak brat siostrę lubisz? Oj, królu mój! Jakże ty mnie pocieszyłeś! Jak uszczęśliwiłeś! Wieczna pociecha! Garnęła się do niego, w ramiona go całowała, płakała, aż zakaszlała się tak, że przez minut parę do słowa przyjść nie mogła. Teraz uspokoiwszy kaszel, zaczęła. Teraz, braciszku, musisz pozwolić, abym parę koni na parę dni ci zabrała. Do miasta pojadę do doktora, leczyć się muszę, aby ci jeszcze móc jak najdłużej służyć. Ze trzy lata już temu przeziębiłam się w piwnicy warzywa na zimę układając, ale nie dbałam o to. Po co mam leczyć się? Na co? Wieczny smutek myślałam. I ambarasu nie chciałam nikomu robić. Czasem i bardzo źle ze mną bywało, taiłam się z tym, jak z grzechem śmiertelnym. Im prędzej, tym lepiej myślałam. Ale teraz, co innego? Jeżeli ja Tobie potrzebna, jeżeli Ty mnie lubisz i szanujesz, leczyć się muszę aby jak najdłużej ci służyć, a może jeszcze. O oh, nie mogę. Śmiała się i kaszlała, a może jeszcze i na weselu twoich dzieci potańcować. Wieczny śmiech, wieczny śmiech. Benedykt serdecznie ją w głowę i czoło ucałował. Uspokój się, rzekł. Siadaj i mów mi wszystko, co wiesz o bohatyrowiczach w ogóle, a o tym narzeczonym Justynki w szczególności. Opiekunem jej jestem, a choć dziewczyna pełnoletnia, energiczna i niegłupia, na wiatr przyzwolenia swego dawać nie mogę. Witoldowi nie bardzo ufam, bo różowe okulary na nosie mu siedzą, ale wiem dobrze, że ty interesowałaś się zawsze tymi ludźmi, teraz na weselu u nich byłaś, słyszałaś, mówże mi wszystko, co o nich wiesz. Marte znowu wezwanie to uszczęśliwiło, bo znowu przekonywało ją że na coś potrzebna była, że krewny ufa jej i w rozsądek wierzy. Cicho też na krześle usiadła i ze skupieniem, z rozwagą długo mówiła, opowiadała i nie skończyła jeszcze mówić i opowiadać, kiedy naprzód w sali jadalnej dały się słyszeć spieszne kroki, a potem w drzwiach gabinetu ukazał się orzelski. Szlafrok na sobie miał, w pasie sznurem przewiązany, smyczek w ręku trzymał. Rumiana, dobroduszna zawsze twarz jego wyrażała teraz gniew i wzburzenie. Panie dobrodzieju, od progu zawołał, to jest te głupstwo, na które pan dobrodziej pewno pozwolenia swego nie dasz. Pan dobrodziej, opiekunem Justynki jesteś, i nie spodziewałem się, nie spodziewałem się, aby w domu pana dobrodzieja córkę moją taka te kompromitacja spotkała. Sapał głośno, okrągłą postać dumnie prostował, smyczek do góry wzniósł. Tu kompromitacji żadnej dla Justynki nie ma. Powstając, zaczął benedykt. Dziewczyna jest pełnoletnia, wolę swoją ma. Za kogo zechce, wyjdzie. Wyjdzie, za te, a panu Różycowi, który jest te, całą gębą panem, odmówiła. A jaż panie dobrodzieju, ja te, te, co zrobię? Czy ja za nią do te, te, te prostej chaty pójdę? Ja, panie dobrodzieju, te, te, te nie przywykłem. Tam pewno nawet fortepianu postawić gdzie nie ma. Mnie tam te, 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 te głodem zamożą. Łzy mu oszkliły oczy. Z gniewu wpadł w żal. Prawie zaszlochał. Benedykt rękę mu na ramieniu położył i z czołem zmarszczonym, z niesmakiem w wyrazie ust spokojnie jednak rzekł. Bądź pan spokojny, jak mieszkałeś w korczynie, tak mieszkać będziesz. Pewno, że tam wyżyć byś nie mógł, ale ja z największą przyjemnością Panu dom swój nadal ofiaruję zresztą macie u mnie swoją sumkę, którą już Justysi częściami tylko będę mógł spłacać. Orzelski chciwie tych słów wysłuchał i uspokoił się znacznie. Ale widzi pan, dobrodziej, zawsze to jakoś nie te, aby panienka taki mezalians robiła. Benedykt zamyślił się na chwilę. Mój kochany panie, odpowiedział. Przypomnij sobie swoją własną młodość. Może też Justyna szczęśliwsza będzie w tym mezaliansie, niż moja cioteczna siostra była w małżeństwie z panem. Zupełnie przecież stosownym. Orzelski usta trochę otworzył. Zmieszał się. Jakieś przypomnienie ugodziło weń i trochę nim wstrząsnęło. Serce, panie dobrodzieju, zaczął. Serce nie te, jeżeli z mojej strony były jakie te, to przez te. No, przerwał benedykt. O przeszłości nie ma co mówić, a o przyszłość swoją bądź pan spokojny. Idź na górę, graj sonatki i serenatki, a Marta ci tam zaraz śniadanie pośle pomyślał chwilę na smyczek swój spojrzał Kiedy tak zaczął To niech sobie Justyna te ale zawsze to nie wypada aby panienka za jakiegoś te te nie wypada nie wypada Głową kołysząc i wyraz ostatni powtarzając zupełnie już jednak uspokojony odszedł Benedykt długo jeszcze rozmawiał z Martą i z Witoldem który Kirłową i jej gromadkę do bryczki wsadziwszy i pożegnawszy, spiesznie do ojca przybiegł. Potem w sali jadalnej nakrywanie do stołu usłyszawszy, Marty poprosił, aby o parę godzin podanie obiadu powstrzymała, a Witoldowi Justynę zawołać kazał. Nadbiegła zarumieniona, niespokojna, sprzeczki i poróżnienia z wujem lękała się. — Chodź, — rzekł do niej Benedykt, Kapelusz słomiany na głowę włożył i ramię jej podał. Odgadła, dokąd ją miał prowadzić, i z okrzykiem radości do rąk mu się rzuciła. Poszli drogą sunącą białym szlakiem u spłowiałego kobierca pól. Niebo było białe od okrywających je obłoków, pod nim leciały stada jaskółek i gdzie gdzieniegdzie kołysały się jastrzębie. W powietrzu panowała chłodna, smętna, Łagodna cisza jesieni Kiedy Benedykt i Justyna weszli do zagrody Anzelma i Jana i prędko przebywali przeżynającą duży ogród drogę, na której teraz usychały trawy i żółkły więdnąc białe dzięcieliny, siedząca na sapieżance biało-czarna sroka zakrakała, kogut za płotem zapiał i żółty mucyk wybiegł z podwórka z wielkim szczekaniem. Ale pogładziła go Justyna i pies lisi swój pyszczek do sukni jej tulić, a kiściastym ogonem wywijać zaczął, z miłością w oczy jej patrząc. Potem spostrzegł ich wysoki, zgrabny, złotowłosy chłopak w głębi ogrodu u wrót podwórka odrosłą trawę koszący. Spostrzegł ich i zrazu trwoga uczyniła go jakby martwym, a wszystką krew z ogorzałych policzków spędziła. Ale w mgnieniu oka domyślił się, co znaczyło to wspólne z wujem przybycie Justyny. Niezmierna radość błyskawicami wytrysnęła mu z oczu, kosa z rąk jego na trawę padając, błysnęła i brzęknęła. Paru skokami przed benedyktem się znalazł, przykląkł i gorące usta do ręki jego przycisnął. Benedykt nie na niego jednak patrzał, ale na Anzelma, który pod okapem ganku w grube floresy rzeźbionym stojąc przygarbiony trochę, w długiej swej kapocie, powolnym ruchem ręki ku wielkiej baraniej czapce podnosił. Oczy tych dwóch ludzi spotkały się z sobą. Przez chwilę milcząc na siebie patrzyli. Na koniec, Benedykt kładąc dłoni na pochylonej przed nim głowie Jana, Tonem zapytania wymówił. Syn Jerzego? Anselm wyprostował się i głowę odkrył. Ze snopa zmarszczek leżącego mu pomiędzy brwiami na wysokie czoło i aż na skronie cienkie nici rozbiegły się niby ukośne promienie. Rękę z wielką czapką wzniósł nieco, na zaniemeński burnią wskazał i trochę jąkając się odpowiedział. Tego sa. Samego, który z bratem pańskim w jednej mogile spoczywa. Koniec.